Gdziekolwiek jest problem i nie masz podcastu? Solid kret już jest! Solid kret! Prawdziwy podcastkowiec. Solid kret już jest! Czyli czekaj, wystarczy, że jestem dwa razy na podcastie, jestem prawdziwym podcastowcem? Nie, żeby być prawdziwym podcasterem, to jeszcze musisz nagrywać bez spodni. Ja jestem grud. Aha. Ja jestem grud. Bardzo ładny. A ja ładny. Wiecie, że już jest po drugiej? Wiem. Wiem, że nagrywamy 6 godzin, a miało być dwie i <laughs> Boga skaradny stworze, I nie godzę się, aby powiatał mną... No... Wielki mi Bóg. Okej, okay, to nie jest śmieszne, to jest żałosne. Phrasing, boom. Arczer wiecznie żywy. Tam, tam, tere, tam, tam, teren, tam, 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 Solid kred! <laughs> żeby było dobrze na początek. Dobra. Koniec śmiechów. Nie, to od i razu tak wyjaśnijmy ten. Żeby słuchacze wiedzieli o co chodzi. Przesłuchajcie blupers, to zrozumiecie skąd ta muzyczka i z czego brechtamy. To Była muzyczka? Okej, okay, dobra. No, coś tam zanuciłeś, brzmiało miało jakieś To sobie dopiszę do CV kompozytor. <laughs> Artysta malarz. Czekaj, a wersja one person. Ej, ale przecież konsolajty, ty już parę razy lądowałeś w intro jako właśnie śpiewający, nucący. Byłem młody, potrzebowałem pieniędzy. To było na poprzednim nagraniu. <ścoughs> to nie zmienia faktu. Nie, nie na poprzednim. E, czekaj, tak patrzę na nasze... Drużyna Ana pewno była. Tak, tak. E, właśnie, kiedy, kiedy się puścili... Też? Drużyna A, to kiedy 30 stycznia opublikowaliśmy, no to jakiś czas temu, było... A, jak Ninja też było, to w grudniu. Jesus fucking Christ. No ty trochę śpiewasz tam u nas i coś jeszcze było wcześniej, ale to już da daleki odcinek. Na sześć było, co gorsza. Nie pod no, no, nie wiemy, gdzie nagrywasz. Nie wiemy. I nigdy się nie dowiecie. Nie, no, się. Widziałem to tył. <laughs> jamę pokój całkiem wielki, zagracony figurkami, giereczkami i wszystko jest obżółkłe od tego, że wszystko jest wypalone tym aromatem papierosowym. Wędzone w, mięso trzyma ochronne. się dłużej. Wędzone ochronne. mięso trzyma się dłużej. Ale nie kartony po grach, one straciły kolor, one już nie są ładne, nie są białe, tylko są żółte od tego tytoniowego oparu. Nie, właśnie zyskują naturalny kolor na przestrzeni lat. Są zakonserwowane. Tak, tak, dodatkowa wartość, zynak. a przynajmniej waga. Dokładnie! Potem jak będę sprzedawał na Allegro, to przesyłka 500 zł, bo koszt kurda większy ciężarowy. Gabaryty. A żeby żeby było jeszcze zabawnie nad tym wszystkim, to w pokoju góruje postać, która jest mocno związana z dzisiejszym odcinkiem. Dokładnie po, tak. Pochwal się, pochwal się, powiedz. Powiedz Kretowi, Solid Kretowi, powiedz też naszym słuchaczom o co chodzi. Mam zbroję Ironmana w skali 1 do 1, dziękuję. Uuuu, ale po co? <laughs> bo tak. Bo chciałem, bo mam. Dziękuję, żegnam. Nie muszę się no... wam tłumaczyć. <laughs> Jeszcze bym zrozumiał po prostu figurkę, ale w skali 1 do 1 to jest tak... Mm. Czemu? Mm. No właśnie fajne. Powiedz mu to prosto w maskę, kurde. Ej, ile osób na świecie może zaprosić do swojego e, pokoju, czy ta mieszkania, dziewczyni pokazać, mam Ironmana 1 do jednego. A raczej zaprosić dziewczynę i powiedzieć, I'm Ironman, bitch. Ale wiesz, że Ironman nie żyje. Ups! Spoiler! Nawet Dobra. 10 minut nie minęło, jest spoiler! To było dokładnie 3.14 chyba. Trzecia, trzecia godzina czter... Nie, a. Trzecia trzecia to to... No prawie jakbyśmy no skrócili film. Film, film, film trwa 302. No tak, to już po napisach ten cały by było. nie. ale eee. nie oszukujmy Dobra, się, dla... mogę się założyć, że już wszyscy widzieli, co mieli zobaczyć. Myślę, że tak, ale dla formalności powiedzmy, yy... co będzie w tym odcinku? Bo to jest ten odcinek troszeczkę inny niż zwykle. Nie będziemy brali ale pod uwagę. Czekaj, czekaj. Figurka Ironmana też mam, hełm Ironmana w Slide 1 też mam i kilka innych rzeczy także mam, więc nigdy więcej nie zaszkodzi mieć. Nie powiem, co jeszcze mam, ale to już nieważne. No dobra, powiem, mam obudowę iPhone'a w kształcie zbroi Ironmana. Dziękuję, żegnam. No to ja, czekaj, jeżeli chodzi o Ironmanowe rzeczy, to mogę się pochwalić tym, że mam bryloczek do kluczy, który dostałem na urodziny w listopadzie. I mam za sobą też ułożone wstawione w... w... Boże, jak to się nazywa? Co się wkłada zdjęcia? Antyrama. Nie antyrama, ramka. O właśnie, ramka. Tego słowa mi brakowało, dziękuję. Mam ramkę i też z Iron Manem i to są puzzle. Z... One chyba się składały z 32 elementów. I sobie mm, właśnie to i ekspert. Ekspert. No, Ej, całą godzinę nad tym siedziałem. No, jak już tak się chwalimy, no to jeszcze mogę powiedzieć, że po Ironmanie 2, kiedy była ta scenka z plakatem Ironmana w stylu propagandy, sobie narysowałem, wydrukowałem i kilku znajomym także zrobiłem taki plakat i wszyscy są zadowoleni. Więc jakby, co to? Kolmi dodatkową opłatą. Nasz podcast umili Państwu czas, przeozbierając Wasze ściany. Dziękuję. Kryptoreklamy, koniec. Dobra. Dobra, to. Tak, mówimy o tym Ironmanie i tak dalej. To może najpierw się przedstawię, bo już parę minut nagrywamy. Nie wiem ile nagrania poszło, ale pewnie już sporo. Pięć minut. No tak, ale tam coś utniemy, coś pójdzie do bloopersów, to trochę inaczej będzie wyglądało. Wszystko pójdzie do bloopersów. Podcast 10 minut, bloopersy 3 godziny. No, czas... Nie, myślę, że. Nie. M... No dobra, dobra, dobra. nieważne, nie ważne, zobaczymy. Będzie, na pewno będzie kompetentnie, bo w końcu dzisiaj jest bardzo dobre towarzystwo, nie znane no. w temacie. No właśnie, nie ma toperza, to po pierwsze, po drugie jest ja z nami po raz drugi kret. Nie było ciebie ile? półtorej roku, jak tam miło, że znowu no. do nas wracasz. No, aloha. aloha. Przespałeś się z tematem i stwierdziłeś, że dajesz nam drugą szansę. A w ogóle źle cię zapowiedziałem, ty miałeś być Sonic kretem. Solid. Solid, Boże, Sonic. Dlaczego no, Sonic kosztem? też może być. <laughs> Sonic jak ma dobre temat... wibracje, to może krecić. Oj. Dobra, to mamy Michała Lipka, znanego też jako Solid kred. Niestety od pięciu minut. <grym> Powsze czasy. No. Mamy wariata, który z nami jest od samego początku, czyli Dariusz Konsolita Pasturczak. Dziękuję, dobranoc, żegnam. I jestem ja również od samego początku czuwający nad tym, żeby ten podcast miał jakieś ręce i nogi. Oczywiście bezskutecznie, jak u pan <grym> Przynajmniej się starasz. I też. A, wiesz, dobrymi. Dobrymi tymi, jak to się nazywa. Chęciami piekło jest wybrukowane. Raczej droga do piekła. Zależności od powiedząka, ale wiemy o co chodzi. No właśnie. Ale przynajmniej się starasz. No fajnie. Wiesz, no. to jest tak w tych memach, że masz te niedźwiedzie polarne albo te husky tak. At least you try. <laughs> Jesteście okropni. Dobra, Jesteśmy to zaczynamy. do bólu. <laughs> Oj, do bólu, tak. Chociaż nam takiego jednego kutasiarza u nas tutaj z Lublina, który przerasta pod względem <laughs> dosadności swoich myśli. Ech, nie pozdrawiamy Cię, jedna. <śmiech> <śmiech> Nutrio! <śmiech> Eee, dobra. Eee, dzisiaj mamy odcinek troszeczkę specjalny, niby 25. Lekkie takie małe święta, okrągła rocznica mała, ale nie będziemy tego świętować, robimy za to odcinek wieku tematyczny. Ćwierć wieku. No, tak robimy będzie. dzisiaj odcinek tematyczny. Eee, do tej pory dwa razy tylko nam się to zdarzyło. Eee, jeden odcinek był poświęcony Marcy Gwiezdnym Wojen z okazji 40. rocznicy Marki, a druga z okazji, no bo tak chcieliśmy, eee, twórczości Hideo ideologi i jego postaci. A teraz mamy okazję taką, że no, była niedawno premiera filmu Avengers Koniec Gry, który tak naprawdę no, nie do końca byśmy zakończył, ale był prawie, że zakończeniem pewnego etapu właśnie w Marvel Cinematic Universe. No i chcemy sobie troszeczkę o nim porozmawiać. Ale żeby nie było, że tylko chcemy o MCU, no to, bo to w miarę jednak świeża rzecz. Nie będziemy już za bardzo rozmawiać o tym. Coś... No jak na standardy p to to w sumie jest świeżynka. Brak pod uwagę, że koniec gry ma dopiero i tam 2-3 tygodnie od premiery minęło? No, zależy co? kiedy to pójdzie. No, 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 na pewno w ciągu miesiąca od premiery. Porozmawiamy troszeczkę w innym kontekście. Nie tyle będziemy recenzować, mówić o, że ten film był fajny, bo coś tam, tylko bardziej spojrzymy pod względem nie historycznym, byli. jakie różnice są na przykład między filmami a komiksami, Jakie jest geneza postaci, jakie są różnice między tym wszystkim. E, wspomnimy też troszeczkę o historii samego Marvela, bo to warto jakby się wprowadzić, jak wyglądały komiksy na prze przełomie Ale dziejów. Ale z byśmy gadali do jutra. Nie, nie, te pierwsze e, historie Marvela tak mam nadzieję, że zmieścimy się w 15-20 minutach. Trochę porozmawiamy też o filmach Marvela, które pojawiły się zanim było MCU trochę się chyba powyżywamy na nich bo chyba zasługują na to ale, ale też nie, ten poświęcimy, ten... nie poświęcimy temu zagadnieniu jakiejś też bardzo dużej ilości czasu no i MCU, omówimy właśnie MCU w taki sposób jaki mówimy na pewno będą spoilery, więc jeżeli ktoś ma ból dupy z powodu tego, że kapitan Ameryka nosi yy, yy, młot Thora, no to sorry możecie kończyć jeżeli ktoś by miał do fat Thora, to wypierdalać tak, nowy ideał meszyzm ej, ej, ile teraz może powiedzieć fanów, że wychodząc z kina pójdą do swojej kobiety i powiedzą no teraz zawsze możesz mówić, że masz ciało Boga w domu <grym> e, technicznie do tej pory mogli mówić, tylko że to Buda wtedy był no tak, ale teraz po prostu jak wychodzą z kina to ze swoim mięśniem piwnym na przodzie jako amortyzator i dotknij ciało Boga <grym> O, oh jezu. Yes. Look at no my beer abs. No Cały tyż, jeden. Ja... Ale jak? Ja nie, mam aż, ja nie mam aż tak boskiego ciała jak Thor, ale w sumie blisko jestem. Tylko że ja nie pi, piję to chyba ja nie Bo jestem tym Torem przed, nie po. Ja jestem, czekaj, ja wiem. W trakcie. Mi, mi bliżej chyba już do Halka, ale to też nie do końca. Jesteś w sensie wielki, zielony, w... radioaktywny? bardziej żeby co je tam na tym Pomorzu ostatnio było Czarnobylu i Jodzie więc wiesz było, było, ale Dawida dzisiaj z nami nie ma on ma jakąś rocznicę nie mógł nagrywać, a chciał no ale wypowiedział się sporo ostatnio, więc no niech ma na razie przerwę dobra, to zaczynamy chyba od nas, w stacie reszki szacunku, że jeszcze jakiekolwiek posiada my szacunek wobec nas nie, Dave do nas no właśnie, że on ma jakiś szacunek do nas Powiedziałem, jeżeli jakikolwiek jeszcze posiada No właśnie tak się zastanawiam, czy ma Może się nie zastanawiać To może być bolesna konkluzja później No myślenie boli, to prawda Mniej wiesz, lepiej śpisz, w nocy się nie zrywasz Kurwa, Dave nie ma szacunku <laughs> Szacunek trzeba mieć, zwłaszcza na dzielni Dokładnie, ale żeby tak nie było, ojcze prowadzący, prowadź nas. Prowadzę was, cofamy się daleko, naprawdę daleko w czasie, bo przed dzień wybuchu II wojny światowej. Już się robi ciekawie, nie? No nawet troszeczkę dalej, bo Pamiętam faktycznie... jak to się biegało po kopach yy, Tak, ty to akurat, no, jeżeli jesteś najstarszy, znasz to, możesz oczywiście to pamiętać. Nie <grym> aż ja tak <grym> bardzo, proszę szady. Pamięć jednak nie ta sama, no spoko. No ten sznapnel w głowie trochę robi swoje. No tak. Nie no, trochę przesadzam z tym, chociaż faktycznie data 31 sierpnia 1939 roku będzie kluczowa e, dla naszej powieści, ale cofnijmy się jeszcze troszeczkę w czas. W e, czasie i porozmawiajmy sobie chwilkę na temat, jak wyglądają właśnie komiksy e, w tym czasie. Bo powiedzmy w latach 30, bo to jest właśnie okres, kiedy ma to medium jakby zaczynało po prostu się pojawiać na dużo szerszą skalę. Eee, wy chcecie może coś w tym temacie dodać, czy ja może opowiadać, ewentualnie Spowiadaj, się potem cię wyśmiejemy. A, no to bardzo <laughs> chętnie. Zresztą poprawimy. <laughs> no to dobrze. Tak jak wiemy, w latach 30. powstało coś takiego właśnie, taka forma przekazu, forma mediów jak komiksy. No to już sobie wcześniej istniało, bo były kilku rysunkowe, hmm. kilkukadrowe rysunki, komiksiki, które tak się pojawiały znam. w gazetach. Tak, tak, tak zwane stripy, które się pojawiały tak, w gazetach. Tak, coś tak, serio, jeżeli ci mogę na sekundę, to... No właśnie to zrobiłeś. Wiesz, <laughs> chciałem być minimalnie kurtularny, cicho. To pierwszym komiksem, który zapoczątkował wiele stereotypów, które po dzień dzisiejszy mają miejsce w komiksach, które znamy i kochamy i tak dalej, to był Phantom, który właśnie zaczynał w gazetkach jako stripy krótkie i on jako pierwszy wprowadził właśnie białka zamiast oczu na maskach i tak dalej, gacie na rajtuzach i tym podobne, i tym podobne, i tym podobne i coś, co było pierwszym origin story. A potem właśnie jest to, co ty mówiłeś, że ze stripów, zaczęły powstawać zeszyty, których były już takie trochę bardziej złożone, w cudzysłowie złożone historyjki. E, dokładnie, tak jak Darek mówił, właśnie pojawiały się, Je jeżeli nie wiecie, czym są te stripy, to są... Gerfit. Słucham? Albo Dilbert. Garfield, albo Dilbert. Właśnie, Garfi albo Dilbert, który tam się pojawia w gazecie wyborczej, gdzieś tam w internetach można przeczytać. To Właśnie takie były trzy, ekranowe historie i z czasem zaczęło się rozwijać pojawiały się tak naprawdę historie o bardzo różnej tematyce, bo bardzo wtedy popularny był westerny, pojawiało się e, pojawiały się komiksy związane z science fiction, to z tego z wy, no horrory też były bardzo popularne. bardzo fikszym, biorąc pełną gębą. Mhm. właśnie chciałem powiedzieć szczerze, że w tym czasie jakby e, dużym jakby popularnością cieszył się znany też z nami e, Flash Gordon. Flash! Wow. <laughs> tak, e, to jest jedna z ważniejszych ikon tamtego okresu. Zresztą Flash Gordon był wydawany w Polsce w latach właśnie 30., 40. Tkon. E, chyba totalnie na nielegalu był wydawany. Nie jestem do tego. Oczywiście, że tak wtedy nic nie było legalne w tym kraju. <laughs> I co ciekawe, nazywał się Błysk Gordon. Dobre tłumaczenie. Nie najgorsze. Zresztą nie najgorsze. E, ale to nie o tym. Lepsze niż Błyskawiczny Gordon. Lepszy niż Bilbo Bagiński zamiast Bilbo Bagins. <grym> Lepszy niż Solid Kret. <grym> Coś czuję, że Solid Kret będzie tytułem dzisiejszego odcinka. <grym> Będziemy dzisiaj o tym często mówić. Dobra, wracamy do <tłuk> tego, co się działo w komiksowie. Tak jak to medium się rozwijało. Niektórzy wydawcy pojawiali się nagle i znikali, bo po prostu ich pomysły nie, 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 nie uznawały uznania wśród <tłuk> Wśród to po prostu ich komiksy po prostu brutalne wtedy. No rynek był brutalny jak wszędzie. Najlepiej sobie oczywiście radziło DC, które wtedy miało e, już Batmana. No Superman dopiero powiedzmy wtedy zaczynał się pojawiać, bo też Captain Marvel, który miał sporą, e, e, sporą popularność i nie mówimy Kapitan o tej Captain Marvel, Marvel był wcześniej. Którą... No właśnie. I nie mówimy o Captain Marvel, którą znamy z e, tego filmu, mówimy e, o prawdziwym Kapitanie Marvel. Tak, tym, tym którego dzisiaj znam jako szazam. Żadnego do dowcipu, serio? Nic się nie nasuwa na myśl, tak szczerze. Szaza, 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 doprowadzasz mnie do ołtarza. Do cmentarza. Jezu, tak. to za muzykę ty słuchasz. Nie słucham, tylko coś no, ta tak słucha. głupiego, co się kojarzy od razu. Tak jak mówiliśmy, DC było wtedy jakby potentatem w tym e, gatunku. E, I sobie naprawdę dobrze radziło. No i w tym momencie w roku 1939, tak jak wiem. 31 sierpnia 1931 roku pojawił się komiks, który się nazywał Marvel e, Comics 01, czy tam samo 1. E, wydawnictwo nazywało się Time Lead Comics, które z czasem przekształciło się w. Marvel. W Marvela. Jeszcze po drodze było. Atlas o, Comics, chyba. O, właśnie, Atlas, tej nazwy, dziękuję. <laughs> tak naprawdę, Marvel, e, tak pod tym logotypem i pod tą nazwą, którą znamy, to dopiero lata 60., a już w 1939 pojawiły się jakby. Początki tego. No i w pierwszym zeszycie pojawiło się kilka, kilka komiksów stworzonych przez inne wydawnictwo. Po prostu osoby odpowiedzialne w Marvelu odkupiły, jakby, prawa do publikacji tych komiksów i w osób z postaci, które tam powiedzmy w miarę się jakoś przyjęły, które nawet co w miarę znane, może nie w Polsce, ale miłośnicy komiksów w Stanach Zjednoczonych jakoś się kojarzą, to jest Manor i Human Torch. Manor to jest postać, która no w Polsce chyba nie była w ogóle jakoś kiedykolwiek do tej pory przedstawiona. Submariner. Mhm. No taki Czyli powiedzmy Marvelowski odpowiednik jest Aquaman. no, znaczy, no właśnie. Aquaman, z którego się nikt nie nawija. <laughs> tak, to Aquaman, który najprawdopodobniej pojawi się w MCU, bo w ostatnim filmie właśnie jest wzmianka odnośnie właśnie trzęsienia Ziemi w, no, tam na Pacyfiku, czy gdzieś tam, czy więc... Yy, chyba już tam kilka lat wstecz zatizowała Czarna Wdowa, że ta postać się pojawi w MCU. Tak przynajmniej spodziewam się, no raczej takie informacje nie zostały przedstawione... przypadkowo. Ja chcę, żeby Aquamarinera zrobili filoramię. Czym? Był kiedyś taki film, Kentucky Fried Movie, który był pierwszą komedią połączoną z sketchów trójki cucker, cucker Abraham. I tam była filorama, gdzie gościu wchodzi do kina w Skaczu. Kiedy coś się dzieje na ekranie, to był taki kamerdyner, czy coś w tym stylu, i jakby interpretował to, co się dzieje, że na przykład ktoś zapala papierosa, ten on zapala papierosa, i mu dmuchał. Przypalał go tym papierosem, i tak dalej. I chce filoramę, właśnie z submarinerem, gdzie będzie czuć tą rybę, i tak dalej. W sensie co, kocie, będzie stał gość z wiaderkiem, z wodą, i będzie cię oblewał co chwilę? No, tak jest teraz 4D, to nieszczęsna jest że taki tam Podmuchy, coś tam też taki zapach śmierdzącej ryby z dna oceanu. <śmule> Ludzie z Marvela, Kansasajty się domaga, ma być zrobione. Jutro o godzinę 17 chcę mieć pierwsze szkice. Nie ma dyskusji. No, bo jak Make nie to. So. Bo jak nie to puścimy solic kreta. <śmule> tam, tam, tara, tam, tam, tam. Będę pod krzesłami Dobra. No i drugą postacią, która wtedy się przyjęła i w sumie jest y, w uniwersum Marvela po dziś dzień, chociaż jest troszeczkę inna, bo przeszła dużo zmiany. Wtem była androidem, ja my ją znam już jako człowieka. Była Torch, czyli ludzka pochodnia, z, którą znamy z Fantastycznej Czwórki. E, A, ale to jest nie inny jest ta Human Torch. Tak, to jest inna. Nie, to postać. nie jest ta sama, to jest inna postać, ale powiedzmy, jak wiem, tamta była androidem, y, ten, którego znamy z Fantastycznej Czwórki, to jest człowiek. Mają swoje inne oddzielne narodziny na o... i tak dalej. Tak. Y, ale Chris Evans jest bardzo dużo Kapitan Ameryką. Tak, e, Kapitan Ameryka to jest troszeczkę później, bo on się nie pojawił w tym pierwszym Tak, komisie. Ale chodzi o to, że w filmowych adaptacjach Chris Evans grał z Storma. Tak, tak, faktycznie. A potem, kiedy miał strasznie dużą niechęć już do filmów superbohaterskich, bo Push mu nie wyszedł i kilka innych filmów, to stwierdził, że nie, 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 ale Robert Downey Jr. przekonał go, że Kaman będziesz idealnym Kapitanem Ameryką. I. To jest chyba jedyny aktor, który praktycznie żyjąc tak pierwszoplanową rolę ma, że jakby był jedną postacią i teraz jest inną postacią. I wszyscy jakoś tak zamiatują pod dywan to, że on był Human. To tak nie, 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 nie było go. Nie, nie, to jest tylko kapitan Ameryka. No, nie dziwię się, no. Tak można o tych wszystkich filmach Fantastic Four powiedzieć, więc... Oj, ta <laughs> no, Alba była spoko. Nie, no, wciąż ustaliliśmy, że Fantastyczna Czwórka, najlepszy film, to był ten, który się nigdy nie ukazał. <laughs> Oj, tak. Paradoksalnie jest najbardziej bliski materiałowi źródłowemu, po prostu. No. <coughs> Nawet te kostiumy i The, The Thing, kurde, i Doktor Doom i tak dalej. Tak, Oj, Doktor, taki bullshit doktor bullshit Doom wygląda Doktor Doom. Ale wiesz, to jest taki bullshitowy cosplay dzisiejszych czasów trochę. Ale jak na tamte standardy, coś, co poszło za psie pieniądze, i tylko po to, żeby licencję zachować, tak nigdzie do kin nie trafiło i tak dalej. I teraz jest kultowym wręcz DVD-kiem, albo Blu-rayem, albo po prostu ripem na jakimś, nie wiem, torencie czy coś takiego. Dalej wygląda lepiej niż ta nowa fantastyczna czwórka z budżetem. Dobra, ale to może o filmach, które powstały, zanim pojawił się MC, to sobie porozmawiam jeszcze w oddzielnym segmencie, bo mamy to zaplanowane. Na razie powiedzmy, właśnie, co się działo w Timely Comics e, w tym okresie. Tak jak wiemy, pojawił się pierwszy komiks. Wiem, zlepek kilku różnych opowieści. Większość postaci, które tam były wykrowane, to tak naprawdę nie przetrwały zbyt długo. Tak jak wspomniałem, tylko ten. E, Czy nie w tej Wiesz co, nawet one tam i niewiele zostało Z tego, co zostało zaprezentowane Po prostu te pomysły zostały zamiecione Bo były po prostu nieodpowiednie I pojawiały się inne postacie Wiem, że na przykład później tam się na przykład pojawił Vision Który zupełnie inaczej wygląda niż to, co znamy dzisiaj Czarna Wdowa też jest zupełnie czym innym No i tam jest wiele postaci, które są zupełnie czymś innym Niż było kiedyś No ale wszystko musi od czegoś zaczynać My też zaczynaliśmy pod inną nazwą Każda historia ma swój początek Tak, i zawsze początki Pamiętamy. bywają takie se. Pamiętamy <laughs> tak, i niecały rok po tym, jak, nawet mniejszy rok po tym, jak zostały odpalone właśnie pierwsze komiksy Timely Studios, e, te, przepraszam, nie Timely Studios, e, Timely Comics, e, został e, dołączony do jakby ekipy właśnie Timely Studios, człowiek, który miał bardzo zna e, duże znaczenie, właśnie jakichś ikonów, w sumie jakby komiksów Marvela, czyli właśnie Stan Lee, wówczas, e, ileżnym mnie pamięci, nie mieli. Chyba kuzyn, żony założyciela Sący właśnie tego. kochanki, instalił. szwagry. Jakieś tam były konekcje rodziny, zresztą e, osoba, która właśnie była twórcą e, e, Marvela, przyszłego Marvela. Goodman. Martin Goodman właśnie za, miał taką e, tendencję do zatrudnienia rodziny, ale tak naprawdę tylko Stan Lee był osobą, która faktycznie miała e, znaczenie dla tej marki, dla rozwoju komiksów. Oczywiście na początku, jako że był nie, niepełnoletni, to no tam jego Kirby znaczenie było, że tak, Jack Kirby, ale on chyba nie był już pokrewniony z tego. No nie, e, ale co miał wiem. dużo większe znaczenie dla tych komiksów niż pozorą Stan Lee tak naprawdę, bo to on to wszystko rysował. Tak, Od no Stan Lee to dopiero się tak, wdrażał w to. Początkowo zaczynał, jako wiesz, najniższy możliwy szczebel, czyli parzył kawę i nic tam za bardzo nie roznosi może korysponcję tego typu rzeczy. On po prostu z, z, jakby kompetencje stanęli. stanęli no tak, kompetencje stanęli wzrastały z czasem. Też e, wpływ miały wydarzenia trochę szczęśliwe dla niego. E, no ale to powiedzmy, historia na, in, 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 na, in, na inną okazję. Ale mieli zrobimy li... inny special. Dokładnie, kiedyś tam special, czy może po prostu zrobimy odcinek, w którym poruszymy temat tej postaci. E, bo jest naprawdę ważna i. Stanley. <laughs> Najlepsza kreacja, którą stworzył Stanley. Najlepszy, superbohater. <laughs> Jestem sporo prawdy. Przysznym Wiadomo, odcinku. takie jest wspomina... No, może nie w przyszłym. No, Stanley zmarł w listopadzie ubiegłego roku, więc naj... pierwsza okazja, kiedy można by o nim porozmawiać, to byłby listopad. Czyli, no, zobaczymy. Nie obiecujemy, że w tym roku nagramy. Może gdzieś za rok, dwa. Zobaczymy, od tego jakie będziemy mieli inne też tematy, i czy będziemy chcieli już tak szybko nagrać ponownie coś związanego z Marvelem. E, tak jak wspomniałeś, jeszcze były pan Simon i pan Kirby. Oni mieli tutaj duże znaczenie, właśnie e, jeżeli chodzi o kreację pierwszych komiksów Marvela. No, zasadniczo rzecz biorąc, Jack Kirby stworzył to, co teoretycznie rzecz biorąc ktoś tam gdzieś wymyślił, czyli tak naprawdę nadał i wyraz, i charakter tym postaciom, które znamy po dzień dzisiejszy i się niespecjalnie jakoś tam zmieniły lub się zmieniły, ale nie aż tak bardzo mocno, bo powiedzmy te podstawowe rysy zostają, tak? I niestety Jack Kirby, będąc artystą, czyli tak jak w większości przypadków w tego typu instytucjach, nie był topowany na pierwsze miejsce i tak dalej, bo po prostu był pracownikiem, był artystą i tego typu ludzi zawsze się pomija na zasadzie ci, co najgłośniej krzyczą, mają najwięcej sławy i tak właśnie ze Stanley. a Jack Kirby a po prostu miał jak miał i sytuacja wyszła jak wyszła. Że po latach, latach, latach to było smutno trochę. Tak zresztą kilku innych twórców komiksowych, którzy też byli tylko rysownikami i po dzień dzisiejszy nie zobaczyli ani jednej złamanej złotówki za przeproszeniem za to, co stworzyli, mimo że firma zbija kupę kasy na tym. Ale ogólnie Stanley był jakby powiedzmy taką osobą na zasadzie orędownika, natomiast cała praktyczna praca i cały efekt końcowy powstawał właśnie w tak zwanym tym po prostu bunkrze. Że byli rysownicy, byli ludzie odpowiedni za litery i tak dalej, za pokrywanie tuszem i tym podobne. Więc ogólnie rzecz biorąc, no okej, okay. tyle, tak? Stanley był na topie, ale na topie po trupach, jak to się ładnie mówi trochę. Więc pamiętajcie, Jack Kirby, prawdziwa istota, która faktycznie stworzyła Marwera dłuższą metę. Znaczy, pamiętajmy też, że w tym momencie Stanley nie miał za dużo do powiedzenia. Po prostu był tam chłopcem na posyłki, i dopiero jego jakby znaczenie w firmie wzrosło z czasem, już kiedy nawet Kirby nie było, kiedy odszedł do DC. Ze względów finansowych i z tego też względu, że no, nie, nie dogadywali się odnośnie. <laughs> Bo nie, nie lubi, Też ktoś ja... czerpie owoce z twojej pracy, a ty nic z tego nie masz nawet na No tak, tam nawet były jakieś przewały, że oni tam byli umówieni na jakiś procent, bodajże chyba mieli obaj dostać Kirby i Simon po chyba 25% z sprzedaży komiksów, a to było był celowo i tak dalej, więc no był on nie było nieprzyjemnie. nie było dużo w tamtym okresie i ogólnie rzecz jak biorąc... Tak wszędzie i jak zawsze. Ukróćmy ten temat w tym momencie, bo jak będziemy gadać o tym, to Tak. Tak, się okaże, że ten segment, liczy. który zaplanowałem na 15 minut, to będzie trwał dwie godziny, a to nie o to. Nie, punktuś. no ogólnie, jeżeli faktycznie chcecie wiedzieć, jak wyglądała może nie do końca prawdziwa historia, ale bardziej bliska prawdzie, to kupcie sobie książkę Marvel, Historia komiksów i tak dalej, która u nas wyszła także w języku polskim, więc można ją kupić i tym podobne. Czy tam prawdziwa historia komiksu, przynajmniej nie dokładnie tytułu, taka czerwona okładka z beznadziejnie narysowanymi, nie wiem, klatami głównych bohaterów typu Kapitan Ameryka i tak dalej. I tam jest mniej więcej opisane pirazy drzwi, jak to wyglądało w rzeczywistości, kto komu, gdzie komu zarządzał, kto komu faktycznie coś robił dobrze, kto robił źle i jak to wyszło na dłuższą metę, bo wszystkie inne książki typu Autobiografia Stanelli albo. Inne książki o komiksach to jest po prostu gloryfikowanie postaci jednej, która wbrew pozorom nie była aż tak święta, jak się wszystkim wydaje. I ogólnie to są takie bardziej laurki niż książki detektywistyczne, łamane, oparte o faktach. I na tym możemy sobie zakończyć, bo konsekwencje tego, co się działo, każde wyciągnie sam, decyzję też podejmie każdy sam, czy to było tak, czy inaczej. Jedni będą dalej wielbić stana, inni będą. Patrzyli na niego trochę źle, mimo że o małych osobach się nie mówi źle i tak dalej, ale tak czy siak. Jeżeli chcecie faktycznie tą historię tych takich początków, początków poprawie dzień dzisiejszy, to która jest z tych książek, ale nie tyle aurki, bo tam po prostu będzie jedno wielkie smarowanie masłem, jakie to było wspaniałe i tak dalej, jaki to był ciężko pracujący człowiek i tak dalej, bez żadnych konkretnych faktów i wywiadami z osobami, które były, jakby to powiedzieć, faktycznie odpowiedzialne za pewne rzeczy. No. Dziękuję. Ja sobie powiedziałem. A, no to już chyba podsumowałeś tą postać. Nie no, kiedyś nagramy oddzielny materiał na temat właśnie tej postaci, na temat Stoneli. Dobra, wróćmy do roku 1940, bo wtedy pojawiła się pierwsza znacząca naprawdę postać w tym uniwersum. Wiadomo, Ameryka miała to szczęście, że nie przystąpiła do II Wojny Światowej. W Europie... Nieoficjalnie. Y, tak, no nieoficjalnie, ale w, w, najważniejsze jakby działania związane z wojną II Wojną Światową to dopiero miały mieć miejsce w 1941 roku. To też miało też. Odbiło się też na treści komiksów, ale to o tym zaraz porozmawiamy. 40 rok, Kapitan Ameryka pojawia się. Pierwszy komiks z, z, z. właśnie z tym bohaterem, którego znamy, ikoną tego jakby wydawnictwa, które znamy po dziś dzień. Nie, no, ikoną no to i to jest. Spider-Man bardziej. No teraz. Okej, okay, to można dyskutować. Na pewno. Znaczy inaczej, ikoną kluczony. dla Amerykanów może być Kapitan Ameryka. No pamiętaj, że głównymi odbiorcami właśnie byli Amerykanie. My to Ale dopiero te komiksy dostaliśmy. Ale trailer, kiedy robili Winter Soldier tak, Hey, he's cool again. Captain America. No to mimo wszystko, sorry, ale Spidermana mimo wszystko większość świata bardziej kojarzy. Na no pewno jest bardziej znany, ale dla Amerykanów, a tu byli głównie odbiorcy, to na pewno było znane. Ważny też był kontekst, kiedy właśnie się pojawił kapitan Ameryka, czyli Ameryka nie przystąpiła do wojny, ale jednocześnie było wiadomo, jakie są nastroje na świecie, wiadomo było, że nazi naziole robią swoje w Europie i no, chcieli jakoś tak przedstawić w komiksach jakby rzeczywistość i wprowadzili bohatera, który by właśnie przeciwiał się terrorowi nazistowskiemu wy... W Europie i właśnie w takich okolicznościach, jak w Ameryka. Tak, zdarzało Na się. Na okładce. <laughs> tak. Ale tak. tylko i wyłącznie. Pięć razy. <laughs> Jeżeli chodzi jakby o mm, narrację w odnośnie tego, była, była wiadomo, że no, Hillary'owie są źli i tak dalej. Ale to i tak nie było byli? nic. Przy... No, nie by... no dobrze, nie byli, ale to i tak jest nic, jak w jaki sposób zostali przedstawiani Niemcy w komiksach właśnie z Kapitanem Ameryko i innych komiksach tamtego okresu, w porównaniu z tym, jak zostali przedstawieni Japończycy po ataku na no, Pearl Harbor. O ile Niemcy to byli właśnie ci źli, którzy robią osywę w Europie, to po Pearl Harbor w komiksach Marvelowskich jest ogółem w mediach amerykańskich, bo taka no, no, wtedy no, była tak naganka medialna. Pamiętamy całą operację Pepper Clip i mieszanie Azjatów które były urodzeni w stanach w obozach koncentracyjnych, które nie były oficjalnie obozami koncentracyjnymi, ale takimi były. Właśnie komiksy Marvelowskie przedstawiały właśnie Japończyków jako takich złych ludzi, takich do szpiku kości, przepełnionych kości nienawiścią. takich podludzi, takich demony właśnie. I właśnie niestety e, Timely Comics e, nie, też jakby poszło tym nurtem, było właśnie dużo takich niezłych rzeczy. No ale co poradzić? No takie były czasy. No. Komiksy to jest przede wszystkim jednak e, jakiś biznes. Hej, się musi zgadzać, więc no, jeżeli jest zapotrzebowanie na tego typu treści, no to będzie, tworzyć. też. Zresztą... Wiesz, no to tak samo jak przecież, kiedy była wojna w Wietnamie, były komiksy z Batmanem, gdzie Batman pomagał żołnierzom w walce z Koreańczykami i tak dalej, czy tam Wietnamczykami, whatever. Żółtymi w każdym razie. Właśnie Wietnamie. Nie wiem, co tam Batman robił, nie miałem styczności, no, ale, ale to były DC. komiksy, Batman w Wietnamie pomagał żołnierzom, no. No fajnie. W czasie wojny w Wietnamie. No to wymyślili, no więc dziwny mnie. jest. Więc wiesz, no, wiel, wie, wielu tamtych czasach Whatever też Goes po front. prostu było. Nie no, wielu bohaterów komiksowych trafiło wtedy na front. No, Superman, Superman miał to szczęście, że nie trafił, wiem, to DC, ale to już taka anegdotka przy okazji, że e, użył, gdy był na tej komisji poborowej, Clark Kent, gdy był na... Komisji poborowej, użył rentgenu i zamiast przeczytać napisy, które były na tablicy u, u, przed nim, to przeczytał te, które były na drugiej, gdzieś tam po drugiej stronie ściany. I w taki sposób stwierdzono, że Clark Kent ma problemy ze wzrokiem, więc nie może walczyć z, na froncie. Więc A dzisiaj, nie zrobili ten komis, byłby na stole, że: Sorry, jesteś illegal alien i nie możesz. To on jest dosłownie illegal alien. Dosłownie tak. Nie też że nielegalne, to dosłownie kosmita. <noise> nie no, też Druga wojna światowa, no, jeżeli chodzi o komiks, Miała też swoje piętowiny w sposób, po prostu bardzo dużo twórców, między też właśnie Stan Lee, zostali po prostu powołani. No. Jeżeli chodzi właśnie o przyszłego Marvela, to, to mieli szczęście, że wszyscy, czy, wszyscy twórcy, którzy byli tak. Nie, nie to, że się wymigali, oni byli na wojnie. Wielu przeżyło naprawdę wiele dra dramatycznych rzeczy. Ale wrócili wszyscy. Wszyscy kluczowi twórcy wrócili. No, Stanley miał tyle dobrze, że za na, na ochotnika zgłosił się do jakiegoś tam oddziału, który zajmował się filmami propagandowymi coś takiego, więc on bezpiecznie został w Stanach. W mhm. No, ale pozostali chociażby nawet Kirby. Jako, że byli, mala, byli artystami, mieli tego... szczęście, że byli na zwiadach i musieli oznaczać pozycję wroga. Więc niejedno przeżyli, ledwo niektórzy wrócili. Z... Okay, może przeskoczmy tak minimalnie trochę dalej w czasie, bo zaraz się okaże, że nic nie zrobimy, nic nie <laughs> powiemy. Bo dobra, jest czas, drugiej to, to Wojny Światowej, jasne, A pierwsze jeszcze seriali jasne. żeśmy nie zaczęli nawet. Z tych no pierwszych. tak, dobra, to przyspieszamy przyśpie faktycznie. Zakończenie II wojny światowej sprawiło, że komiksy właśnie te super zaczęły trafić na faktycznie żeśmy przyspieszeli. <laughs> nie, ale w sumie najważniejsza postać, czyli Kapitan Ameryka, zostały już tam względnie omówione i to właśnie jak, jakie były nastroje w. Komiksikach, tak jak wspomniamy, zakończenie II wojny światowej spowodowało, że zainteresowanie właśnie tymi superbohaterskimi komiksami powoli, powoli, powoli spadało. Zaczęły ustępować horrorom, zaczęły ustępować komiksom romantycznym. Tak, e, po prostu, że ludzie chcieli to, co było w telewizji w danym momencie czyli soap opery i tym podobne rzeczy i właśnie horrory, westerny i takie inne rzeczy, które ludzie znali z telewizji. I tak naprawdę ta tendencja utrzymała się tam gdzieś do, lata, do lat 50., nawet 60. -tych. Jakby z tą inicjatywą dopiero DC wyszło, która gdzieś tam w połowie lat 50. stworzyła Flasha, stworzyła zieloną latarnię, i to jakby był sygnał dla. Ale e, tak, to już była kolejna? Tak, Nawet pierwsza zielona latarnia była bardzo tragiczna, i najlepszą jej supermocą, raczej brakiem supermocy było to, że pierścień nie działo na drewno. Tak! <laughs> A na co on nie działa. Czekaj, na żółty kolor, jeżeli mi mówi. A to, już Ale to mówię nowa, później... to tak, już tak, była tak, tak, nowa tak, tak. zielona latarnia. Tą, którą my znamy, Hala Jordana. Ta pierwotna no zielona było latarnia. To przed Halem. Pierwotna zielona latarnia była dość e, dość mocno inna od Znaczy, w sensie, mocno inna od tego, co aktualnie wiemy jako zielone latarnie. To. A i z tego, co nadal pamiętam, ona chyba nadal w komiksie istnieje. Też ona nadal jako, jako latarnia. ziemia któryś tam numer, gdzie wrzucili Silver Age. Ale teraz po obecnym New 52 wszystko zostało tak już zmiksowane, że w sumie ta... są bardziej jako takie wspomnienia fantomy czy coś takiego, bo kiedyś to jeszcze miał jakiś tam sens, że każda era komiksów DC to miała jakąś swoją ziemię i mieliśmy Supermana, który był stary, ale coś tam, coś tam. Mieliśmy te stare postacie Silver Age, Golden Age, potem mieliśmy te nowe i tak dalej. Potem było jeden. Czekaj, żeby nie skłamać, był. Crisis on Infinite Earths, potem było Final Crisis, a parę lat temu było totalne już ostateczne Crisis coś nam i powstało New 52. Po ja, ja już się żyje. pogubiłem. Dobre, ale, to jest... ale to jest dobre, to jest e, dobre do aktualnego tematu, ponieważ o ile właśnie DC miało te kryzysy, które właśnie unifikowało albo tworzyły te równoległe światy, jednocześnie resetując jakby historię różnych postaci. To Marvel technicznie czegoś takiego przez bardzo długi czas nie miał. No Marvel miał praktycznie żywiąc dwa okresy w swoich komiksach, że była Druga Wojna Światowa, czyli Kapitan Ameryka i tak dalej, a co się działo od tego momentu do dzisiaj, to tydzień temu, miesiąc temu, dwa lata temu, rok temu, w zeszłym piątek, przyszły piątek, po prostu postaci się nie starzały i nic, dopóki nie wprowadzili Ultimate serii, która miała jakby wprowadzić wszystkie te postacie w nowe uniwersum na zasadzie, że dzisiejsze czasy, czyli komórki i tak dalej, żeby pewne absurdy po prostu przełamać i tak dalej. Tak, więc Ale też zrobili reboot już. Więc tak, więc technicznie wszystkie historie od tych lat 50., -tych, 60., -tych, aż do roku tego 2015, można powiedzieć, że to była jedna ciągła historia. Bez no w tym ciąg z tym ciągła to ja Tak się... Tak, nie nie jest jest w tym kontekście, że nie było żadnych dat podanych, tak naprawdę. Mm -hmm. Nie było żadnego resetu i tak dalej. Jedna historia po... się działa w tym tygodniu, w którym się działo 15 innych historii, to tak naprawdę, nie mieliśmy 50 lat powiedzmy, historii, ale powiedzmy Spider-Man, który był w roku 1970, był tym samym Spider-Manem, powiedzmy w 2000. Tak. Nie no, wprowadzili mu kilka zmian, tak jak głupi Ślub i parę innych akcji, czyli Clone Wars i tym podobne. Albo mój ulubiony tytuł wszechczasów, czyli Maximum Clone age". <laughs> Tak, o jest ten tytuł. Maximum Clone age? Tak. Nie, tak. Tak, od to saga continues. Bo zabrnęli w tak kozi róg, że już po prostu biegali po ścianach i po suficie, chyba żeby jakoś to odkręcić, i miało to sens. Tak, i sposób odkręcenia tego jest. Um... Znaczy, są trzy sposoby odkręcenia tego, to jest najgorsze. Bo masz One More Day, One More Day, mówię. jeszcze drugi, <laughs> który wymazuje w tym momencie całe M2, czyli ten Marvel Universe dziejące się ileś tam lat po wszystkim, tym, co się dzieje teraz, że mamy córkę Petera Parkera, nowych X-Menów, nowego Ironmana itd. Tak i, tak i to wymazuje całe m tak naprawdę, na dłuższą metę. A do tego jeszcze mamy potem kilka innych komiksów, które wymazują to, co już było wymazane, ale dodają coś od siebie, tak że już zupełnie to nie ma sensu. Tak, ale to było ra zrobione raczej na zasadzie y, takim, że okej, okay, była to modyfikacja nie zrobiona przez autorów, tylko powiedzmy przez inne, tam powiedzmy, postacie potężniejsze, po prostu, że one modyfikują w ten sposób historię, a nie. A że. wiem, chaosowe i tym podobne, ale no, to już tak. jest zupełnie inna bajka, bo to jeszcze inna para kaloszy, do której nie wiem, czy chcemy wchodzić. Tak, ale nadal chodzi o to, że dosłownie mamy, jeżeli jest jakiś takikolwiek pomniejszy, powiedzmy, reboot, to jest to nadal robione, jakby w ramach historii tej, która się dzieje. Czy znaczy zasadniczo nie licząc ostatniego rebootu, czyli tego co było ten Secret Wars 2, czy jak to się teraz nazywa? 2015 gdzie... no, się chyba, bo to była no w każdym inny. razie chodzi o to, że nie licząc tego ostatniego, pierwszego w zasadzie rebootu, gdzie połączyli wszystkie światy jakby w jedno i część postaci przeżyła, część postaci przeszła z innych światów, innych opowiadań, na przykład nie mamy Wolverina, tylko mamy X23, która przejęła po prostu jakby tak zwany mantel Wolverina, ale mamy Oldman Logana chociażby. Albo mamy pięciu spider manów mamy Petera Parkera, Michaela Moresa. Mamy jeszcze Bena, czyli tak zwanego Kaina, czyli praktycznie z któregoś tam klona z kolei. Mieliśmy jeszcze Doc Oka i kilku innych i tak dalej, i tak dalej. Po prostu się okazuje nagle, że każde miasto dostaje Spidermana. Ponownie mamy klon. Dokładnie, ale to już nie są klony, to są alternatywne wersje. Jezu, zabrnęliśmy tak daleko z tym tematem, a ja bym chciał powiedzieć, co nam się działo w tych w filmach 60-tych. No bo ta... nie, jeszcze kończymy ten jakby z lata 60 -tych. i to będzie jakby końcówka, jeżeli chodzi o komiksy i historię Marvela. Bo właśnie w latach 60-tych jakby moda na Komiksy superbohaterskie wróciły, tak jak wspomniałem, DC zrobiło pierwszy krok, pojawił się wspomniany Flash, Zielona Latarnia i te komiksy faktycznie yy, zaczęły się zwyczajnie sprzedawać, więc Marvel też postanowił, że okej, okay, przywracamy Kapitana Amerykę i stworzył bardzo dużo yy, w ówczesnym czasie postaci, które dla jakby tego superbohaterskiego... Eee, dla tych super, bohaters super bohaterskich komiksów są ważne dzisiaj, bo wtedy właśnie powstawił e, Thor, wtedy pojawił się Hulk, wtedy się pojawił Spider-Man, wtedy się pojawiła fantastyczna czwórka Iron Man, Nick Fury, Avengersie, Ant-Man i Osa, x Ale Nick Fury nie był murzynem. No nie, Nick Fury nie był murzynem. To właśnie to taka informacja, jeżeli ktoś nie zna komiksów, no Nie czytał nawet u nas w Polsce komiksów, e, które się ukazywały w latach 90. -tych. Pierwotnie Nick Fury był białym e, mężczyzną, i nie był e, Jacksonem. Przed jeszcze ostatnim rebootem było starcie starego Nika Fury, który miał klony, roboty, whatever, jak złota tak zwał. Tak. I potem był jeszcze Nick Fury alias Samuel L. Jackson. I był taki pseudo merch na zasadzie. Kto ty jesteś? Jestem Nick Fury. A ty? Nie, ja jestem Nick Fury. Okej, okay, mamy problem. I w tym momencie mi tylko brakowało. What the fuck are you saying, motherfucker? I'm Nick Fury. Temat Nika Fiurego poruszymy przy okazji pierwszego Ironmana. No to tak jak mówiłem, w latach 60 jakby zostały ukształtowane podstawy pod te superbohaterskie komiksy, które no, to znamy w dużej mierze niezmienione. nie Znaliśmy to do, do, do początku tak naprawdę XXI wieku. Sensacje XXI wieku. Tylko w TVP o 20. Jeżeli postrzewać. chodzi o historię komiksów, to możemy chyba na tym etapie skończyć, bo to są najważniejsze wydarzenia. Trochę historii początku, właśnie jak wyglądało pierwotnie jak wyglądało pierwotnie Time Comics, później Atlas i ostatecznie w latach 60. Marvel, którego już znamy dzisiaj. E, znaczy, ale jak wszyscy krali pomysły od siebie, ściągali z tego, co było pod ręką. I koniec. No to tak, końców jak to wyszło jak wyszło. Ci, co mieli wygrać, wygrali. i Ci, co przegrali, no to przegrali. Tak, jak chociaż no, były oryginalny wydawca Shazam, czyli kapitana Marvel prawdziwego. No. O, o nim sobie też tutaj po, pogadamy. Myślę, że jeszcze będzie okazja. E, dobra. E, Komiksiki, tak jak mówiłem, one sobie żyły swoim torem, ale e, w tamtym mniej więcej okresie, no, może troszeczkę później, zaczęło się coś robić, e, co jest jakby... No niekoniecznie jest zbyt chlubnym, ale było pierwszym krokiem jakby naprzód. Okej, okay, pierwsze kroki zostały zrobione już w latach 40. bo już w roku 1944 pojawił się film i w sumie serial z Kapitanem Ameryką. To był który, serial, no... który potem pierwsze dwa odcinki przerobili jako straight to VHS movie. No właśnie, nie wiem czy tam VHS wtedy istniały, bo to <laughs> lata 40. No nie no chyba nie. Nie no, nie za bardzo zasadzie, nawet. No. <laughs> Nie wiem, czy wtedy telewizja to, to jeszcze nie była może zbyt mocne medium, bo ona się tak Ale w potem latach 50 60-tych, 60 stare to... rzeczy i wypuszczali to na VHS-ie jako filmy. O. Tak samo jak serial Spidermana, który na VHS-ie nawet u nas pojawił się jako Spider-Man część pierwsza i Spider-Man część druga. A to były tak naprawdę trzy odcinki sklejone w dwa filmy z chyba 12 czy tam 14 odcinków serialu telewizyjnego, którego nikt praktycznie u nas nie widział oficjalnie. I tak samo było z Kapitanem Ameryką numer jeden, bo potem był normalny już film z Kapitanem Ameryką, który był beznadziejny, ale uroczy na swój sposób. Dojdziemy, dojdziemy do tego. Właśnie. Tak ciekawe Kapitan kontynuuj. <laughs> tak już wspomnieliśmy. Byłem, był Kapitan Ameryka w 1944 roku, film czarno-biały. Co ciekawe, rok później niemiaszki zrobiły za pieniądze Goebbelsa film kolorowy. No cóż, <laughs> Captain America in color. No nie, wtedy był Black and White I średnio był Ale zrobili za kolorowy, No to już inkolor był Nie wiem, czy go do, po dziś dzień pokolorowano Chyba lepiej jakby został taki No, it has podmiot. colors Dobra, i w sumie do, nie mieliśmy I w sumie do roku 1977 Nie mieliśmy kolejnego filmu Telewizyjnego Związanego właśnie z uniwersum Marvela Dopiero The Amazing Spider-Man pojawił się wówczas To był film z E, tak, wspomniałem, telewizyjny. No i był znaczy, obarczony to seria, jakby który niskim był Serial, który był potem poklejony, tak, żeby udawał film. No właśnie, to było bardzo częste w tamtym czasie. E, tak, bardzo często, A, na że niektóre odcinki były dwuczęściowe, czy tam trzyczęściowe, i potem to wychodziło jako drużyna A, The Movie i tak dalej. Bo to był dłuższy odcinek, więc wyrabiali się w tym tak zwanym okresie 90 minut. plus. No. Ten Spider-Man, tak jak mówiłem, rok 1977 film. No, biorąc perspektywę tego, co się, jak te filmy wyglądały i teraz jak wyglądają, no, to były bardzo biedne filmy, no, ale mi się w ogóle... no, już... no Technologia, wiadomo, nie pozwala na wiele rzeczy, ale też i budżet, i w ogóle. Ale biorąc rzeczy. pod uwagę Spidermana, to trzeba jedną rzecz zaznaczyć, że wszystkie te ujęcia, kiedy on się przemieszcza, w cudzysłowie przemieszcza. Na pajęczynie, to był kaskader który dosłownie na linie. Odbijał się od ściany budynku, kręcili go, aż się, że tak powiem, dobił do reszty ściany i tylko wycinali ten moment, kiedy już prawie ginął. Bo na przykład się nie zdążył złapać okna albo balustrady czy czegoś takiego. I jak na tamte czasy, to jak kurwa podziwiam naprawdę, bo Jackie Chan by po prostu patrzył, na to fuck this shit. No na pewno, robiło to. Zwłaszcza jeżeli się zna historię tego, jak to było od strony technicznej zrobione. Jeszcze był te serial japońskie ze Spider-Manem. O matko oh. boska! SPIDER-MAN! Miał swojego robota i motor i kostium i to był praktycznie, że biorąc taki miks Power Rangers, Carbon Rider i Marvela na zasadzie, że główna postać miała kostium Spidermana i nic poza tym nie było nic wspólnego ze No, Ale oprócz Spidermana w tym samym okresie, w tej samej dekadzie całkiem sporo filmów i seriali otrzymał Hulk. Tak, to była chyba jedyna marka, która przyjęła się bo Hulk miał po pierwsze dużo sezonów, po drugie, miał dużo gościnnych występów innych postaci, jak Daredevil czy Thor. Co prawda, to było w takich pseudo-odcinkach specjalnych, ale było. Przypomniała mi się scena z Thorem, boże, jakie to było drewno, jak on źle wyglądał. Ale w tej parodii, co było na Nerdist, to było idealnie dopasowane. Jak wrześcili te momenty ze starego właśnie Hulka z tym Thorem. Ale Daredevil, to jak wyglądał? Czarny Spandek. kurde. No, no, znaczy z jednej strony to było w miarę wierne komiksom, ale w, eee, z perspektywy tego, co komiksom. my znamy, no w miarę, w miarę na te możliwości. Jak na te możliwości, owszem. I pół żartem, pół serio, aktor grający Halka miał gościnę kemią w obydwu filmach z Hulkiem i tak. kilku innych filmach Marvela. W ogóle on po dziś dzień yy, ma, ma, ma prawo, swoją drogą, że żyje, ale tak, Hulk, którego znamy z tego właśnie MCU, chociażby ze sceny z pierwszych Avengersów, kiedy łapie za betę Lokiego i ciska nim jak, jak szmatał. Tak, i mówisz, że taki tam niby Bóg czy coś na celu, to właśnie mówi Słaby głosem bóg, tego głos a, a, aktora z, e, z e, właśnie tego serialu. Zresztą, coś ciekawe, jeżeli sobie zgooglujecie właśnie tego Halka z lat powiedzmy 70. zobaczycie gościa, który jest przemalowany na zielono, i to jest jedyne co było zrobione, jeżeli chodzi o jakiś jego make-up jego przygotowanie. Nie było żadnego CGI, bo no, no bo Nie jak. Jakie CGI w tamtych czasów No właśnie. CGI Gościu to było w był takim się Postacie na Greenskiej nie biegały po namalowanych po prostu na płótnie obrazach, które udawały jaskinie czy jakieś tam inne fantastyczne lokacje. To było zGI tamtych czasów. Albo czarny kryształ, który był tak kosztowny, że po dzień dzisiejszy po prostu się nie zwrócił finansowo i był jednym z gwozi do trumny Hensona. Ale film jest fantastyczny i macie go oglądać. Ale chciałem zwrócić na to uwagę, że właśnie na tą muskulaturę tego aktora, który właśnie wcielił się w Halka, w kilka właśnie tych części, że. 10 lat później byłby większą gwiazdą niż Schwarzenegger. E, no, jest, jest możliwe, że takie. Po pierwsze, jest, mówił poprawnie, bardziej... ma <hary> A po drugie, miał trochę więcej charyzmy. Znaczy, ja go spotkałem na którymś komikonie za granicą i ci powiem, że zwykle jak są takie osoby, że patrzysz na nich. I kurwa, ja pierdolę, moja głowa jest na miejscu jego piątego bicepsa czy coś takiego. A to jest taki misio totalny, kurde, wiesz, podaję ci rękę i się zastanawiasz, czy jeszcze tą rękę odzyskasz i tak dalej. Ale ogólnie taki misiowaty facet. Możesz sobie z nim pogadać na luzaku. Owszem, w czasie tam, no bo to wiadomo, że masz ten taki timing, jeżeli chodzi o te kolejki, te takie bufy, że przychodzisz, ha ha ha, chuj ci w dupę, podaj mi coś tam, rękę, autograf i tak dalej. To przez te 15 minut gadania z nim to było na zasadzie Dude, I love you. <laughs> You're cute. Po prostu jesteś taki uroczy, nie? Taki dosłownie miś po prostu w takim wielgachnym wydaniu. Taki kupuś puchatek, który wrócił z wojska. <laughs> Jeszcze trochę się rozpuścisz. Oh. A. <laughs> Nie, no naprawdę, gość jest bardzo pozytywną postacią i nawet no, jak się czasami ogląda z nim wywiady czy coś takiego odnośnie tego, jakie to jest dla niego wrażenie, że teraz jest ten nowy Halek, że on ma to chemio i tak dalej, to on strasznie pozytywnie do tego podchodzi. Nie jest jakiś taki, wiesz, bitter, jak to się mówi po angielsku, że taki e, zgorzkniały, coś tam. Taki, okej, okay, no, ja miałem swoje pięć minut, było okej, okay, serial był popularny, ludziom się podobało i tak dalej. No, nie jestem wielką gwiazdą i tak dalej, ale mam fanów, tak, i to mi wystarcza. On nie ma jakiegoś takiego ciśnienia, kurde, że muszę być na szkle i tak dalej, cały czas. Gość jest bardzo pozytywny i mam nadzieję, że będzie miał więcej chemią, albo jakąś lepszą rolę kiedyś, gdzieś tam. Tak, tak, jak tak jak wspomniał Darek, to Hulk był jedną z tych pierwszych marek, która się w miarę jakoś tak właśnie przyjęła wśród widzów, no. no w sensie jakoś to wiadomo tak naprawdę. Bo licząc filmów animowanych, to poza Hulkiem wszystkie te seriale, właśnie jak Spider-Man czy Captain America i tak dalej, no to one były, ale nie miały żadnego takiego, jak to się ładnie mówi, po angielsku, impaktu, takiego uderzenia. A Hulk miał to do siebie, że miał dużo sezonów, miał bardzo dobre scenariusze, miał strasznie dużo nawiązań do materiału źródłowego i paradoksalnie był praktycznie rzecz biorąc czymś, co dawało taką nadzieję, że da się zrobić coś dobrego z tego. Nie, że to nie jest taka na zasadzie jak masz te kreskówki, czy coś, że tam były z Hulkiem, czy ze Spider-Manem, tam Spider-Man i jego niesamowici przyjaciele, czy coś takiego, zanim był lata 90. Że możesz coś z tych postaci osiągnąć, jeżeli faktycznie masz scenarzystów. I pomijając kwestię czasów, kiedy to wyszło, czyli drużyna A, Night Rider i właśnie Hulk i tym podobne, te takie No Nawet tematy, trochę wcześniej. Ale w tym samym momencie większość ludzi to znało, bo to potem były tak mm -hmm. zwane reruns. Czyli A, no tak. to, co już dawno, dawno temu powstało, to było jako po prostu zapchanie ramówki i tak dalej. I właśnie między innymi też dlatego te potem sezony powstawały kolejne, że kiedy ludzie oglądali to, co jakby było starymi sezonami, to oni dzięki temu mogli nakręcić kolejne sezony i tak dalej. Taki, wiesz, dziwny paradoks czasowy, że coś, co jest stare i już ma być zamknięte, nagle się okazuje, że ma drugie życie, bo jest dobre i ludzie chcą więcej i jak nadrobią zaległości, to jeszcze będzie na nich coś czekało. Pusta muzyczka, smutna jak Hulk odchodzi. To jest po prostu klasyk, memowy i nie tylko. Jak ogółem, taką małą anegdotkę mam związać z tym Halkiem, z jednym akurat filmem. Chyba był przedostatni. W każdym razie Halk w sądzie. Przed no to, sądem to właśnie tam przed Daredevil sądem. był m.in. w tym specjalnym odcinku. O, już nawet nie pamiętam. Powiem ci, że ja ten film obejrzałem przez przypadek na Polsacie przypadek. Po... W sobotę, przy jakimś tam Wciągałem pasmie. Nie porno, a przyszedł Halk. Nie, to były czasy, kiedy nie było internetu i tak dalej, wiesz, kończyło się to pasmo kreskówek tam w sobotę Rano, nie tam, o to myszy z Marsa czy coś tam innego. I nie wyłączyłem telewizora, tam zobaczyłem, bo była jakaś zajawka: O, ma być jakiś film o Halku. Myślę o tym Halku czy innym Halku. No dobra, zobaczę, może. I tak nie mam nic do roboty Jest sobota. Lekcje i tak nie i tak nie odrobę I tak podzielę, do w życiu nie dojdę? Więc... <noise> tak. I byłem zaskoczony, że. Jak mało halka było w tym halku. Tak naprawdę on się pojawił dopiero pod koniec. A liczyłem na to, że to będzie film fabularyzowany, że będzie skakał, tak jak chociażby w serialu animowanym, robił taki rozpierdziel. A tu okazało się, że to była taka bardzo stonowana historia. Bez jakiegoś. Mam był nacisk na ekscesów. postacie i praktycznie mówiąc, na może nie psychologię per se, ale na to, jak faktycznie Bruce Banner sobie liczysz tym, no bo. Te efekty trochę kosztowały wbrew pozorom, i tak dalej. No tak. I tam się koncentrowali właśnie na postaciach. Żeby to było bardziej na takiej w zasadzie dramy, a nie na zasadzie, że przychodzi ci postać pomalowana i robi rozpierduchę. Nie, to też było, ale tego nie było tak dużo. Wiesz, wtedy jako dzieciak byłem rozczarowany, ale z perspektywy tego czasu, teraz jak mi wracałeś do, do tego filmu. Twoim życiu, tak, to nawet fajnie się to ogląda. Czego chyba nie można powiedzieć o innym filmie, który powstał w tamtym czasie, który był też adaptacją innego komiksu. A my mówimy tu o Doktorze Strange'u. Po pierwsze, nie Doktor Strange, tylko Doktor Mobius? Jak to się kurwa nazywa w końcu? Nie, nie Doktor Strange. Nie, nie, nie. Być, być może na którymś jej rynkach faktycznie nie było potomności. Nie, nazwą. nie. Akcja była taka, że pierwotnie to studio miało prawa do Doktora Strange, ale coś tam się spierdoliło po drodze z tymi prawami. I skończyło się na tym, że film został nakręcony, ale zmienili trochę kwestii i imiona pewne, tak żeby nie było procesu sądowego i to nie był Doktor Strange, tylko jakoś tam się inaczej, Doktor coś tam się nazywało, już nie pamiętam teraz w tym momencie. Okej, okay, ja tego filmu nigdy nie, nie oglądałem, ale tu co to mam, to mam informacji z internetu, to że on się Doktor Strange tak nazywa. Zwiastunum ja też nie Okej, okay, nie wiem, to akurat tej... tej... Tej kwestii nie znam. Niezależnie tego, czy on się do końca nazywał Doktor Stan, czy nie. Yy, u tej, w moich źródłach yy, widnieje właśnie pod tą nazwą. A, ty mówisz o tym jeszcze wcześniejszym, z tym wosaczem. A, tak, o tym. Aha, to mówisz o jeszcze innym filmie. Tak, okay. tak, bo potem właśnie była ta akcja, że był ten drugi film i tam się z prawami autorskimi wszystko pochrzaniło. Aha, dobra, no to Czyli się dogadaliśmy. Te czasy są takie złe, kurde, że po prostu... Nie jesteś w stanie zapamiętać. Kilka słów, kilka słów, bo nawet Kretowi dzisiaj dałem pracę domową. Obejrzyj <noise> chociaż sobie zwiastuny tych filmów, <noise> miałeś okazję akurat spojrzeć do doktora Strange'a? Tak oglądałem. Te wszystkie filmy zlewają się w jedno. Każdy wygląda tak samo, każdy jest kiczowaty. Chociaż przyznam się, że przy tym doktorze Strange'u to przynajmniej aktor wyglądał jak to, co mi się spodziewał. Ale nic poza tym w sumie tam ciekawego nie było. No, niestety. No. Co poradzić? Takie czasy. Budżet. Niestety... No, oczywiście, no, Budżet budżety. Jest... No. Ale ogólnie to. No, wiecie, tak, no... Z punktu widzenia tych serialów, ten rok, a te, przynajmniej ten okres. Lata 70... 70. Tak, strasz, strasznie płodny był, jeżeli chodzi o filmy Marvelowe. Filmy i seriale. Z tym, że to były filmy telewizyjne, więc wiadomo. Ale, ale jednak, od czegoś coś... trzeba zacząć. No tak. Szczególnie, yy... że Marvel miał wtedy problemy finansowe, sprzedawał licencję na lewo i prawo, byle tylko mieć tak zwany kasz na zapalenie światła w biurze. E, to wtedy czy to były lata 90. No to było lata więcej 90. w tym samym czasie, bo to na samym początku tak próbowali, eksperymentowali, a potem się okazało, że no w zależności od tego, które książki czytasz, których wywiadów czytasz i tak dalej, że niby to były lata 90. ale to w sumie się ciągnęło dużo wcześniej, tylko że jeśli o tym mówić, że są tacy biedni i tak dalej, bo tam te zabawki, te właśnie jakieś tam filmy animowane, te pierwsze, czyli kultowy Spider-Man z piosaneczką i tak dalej. Spider Man, Spider Man. Does whatever, Spider can, blah blah blah. To ja potem było sportowane w Simpsonach. Spider pig, Spider yeah. Pig. Does whatever, Spider Pig can. Can he walk on the walls? No, he can't. Look out, it's spider pig. <laughs> Dziękuję. Wiesz, że to trafi do intra. Wiem. Przeraża mnie to teraz, kiedy sobie. Do... Dotarło to do oh. mnie, kurwa, że powinien błąd. I made Dobra. Um, Horrible. Dobra, horrible I rok, 1900... rok 1979, czyli w sumie ile? Rok po, po właśnie tym doktorze Strange'u. Dwa kolejne firmy z kapitanem Ameryką. No już w 1944 był pierwszy, teraz już były w kolorze. Nie wiem, czy to mu pomogło. No chyba nie. Nie wiem, czy Popadź... cokolwiek by pomogło, ale do szczegółów. Chociaż kapitan Ameryka z kaskiem motocyklowym udającym jego maskę, czy jak to tak zwał, i tarczą, która był pół przez oczysta, Z adamantium. To jest po prostu coś, czego nie da się odzobaczyć. To był adamantium low budget, na zasadzie, będzie z adamantium? Tak, 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 tak. Mm -hmm. Masz tu chińskie jakieś tam podróby byle było. Poxiglas. Zakładnie. I tak się nie zorientuje debil, nie wie, to jest adamantium. Pierwsze słyszę, kurde, nie wiem, o co chodzi, bo dever zupny z pleksi. Cóż, te filmy raczej nie są, były czymś wysokich lotów, ale popatrzeć na nie ze względów takich właśnie historycznych, wziąć do tego flaszkę, wsiąść w trzech, czterech, to może być ciekawa impreza. E, potrzebujesz dużej ilości alkoholu. Nie ma no, takiej ja mówię, ilości no, alkoholu. To, może, to mogłoby nas zabić stanowczo. Ja jestem w stanie strasznie dużo wypić, ale. Nie jestem fanem jeżdżenia do szpitala na pukanie żołądka, żeby zapić to, co ja zobaczyłem, i potem zapić, żeby zapomnieć to, co zobaczyłem. Są pewne granice. Dobra, no to mamy rok 1979, jak już wspomnieliśmy, te dwa kapitany Ameryka. Kilka lat przerwy było i pierwszy e, prognostyk, który mówił, że: Ej, może w końcu powstanie jakiś fajny film e, na no, licencji Marvela, który będzie miał i budżet, i będzie miał nazwisko, bo za bo producentem tego filmu był sam George Lucas, twórca Gwiezdnych Wojen i Indiana Jonesa. To absolutnie A nic nie, nie znaczy, to... ani wtedy, ani teraz, ale kontynuuj, no, wiem że go zmierzasz. No właśnie, zmierzam do bardzo topowego filmu, który wszyscy bardzo dobrze znamy, lubimy szanujemy i tak dalej. Tak, to jest nam, to jest marka Marvela, Kaczor Howard. Howard, the duck, A tutaj mamy teraz ściągawkę Metascore 28 na czerwono. No to... Znaczy, to jest pierwszy film Marvela, który ma właśnie po pierwsze ustalmy jedną kwestię. Howard the Duck był żartem w komiksach i ten film był wypadkiem z przypadku. Nikt nie wiedział, co się z tym filmem dzieje. Nikt nie wiedział, co z tym zrobić. Wielkie propsy za animatrykę i tak dalej, to co jest właśnie, że chodzi o Howarda w wielu scenach. Wielkie propsy dla tego aktora, który w tym beznadziejnym kostumie musiał się męczyć. Propsy dla pewnych aktorów, którzy starali się wyciągnąć z tego, co się da, ale no nie dało się sam wiele zrobić. I czy ten film jest zły? Nie. Jest przerażająco zły. Ale to jest taki guilty pleasure, że teraz jesteś w stanie docenić na zasadzie It's funny because it sucks. E, czy przez obecność tej postaci w Strażnikach Galaktyki w bardzo podobnym stroju można uznać, że jest to pierwszy film z serii MCU? Teoretycznie tak, jeżeli bierzesz pod uwagę to, że Disney kupił Marvela, a że Lucas zrobił Howard the Duck, to w sumie to jest pełne MCU teraz. No nie, pierwsze MCU to jest wiadomo pierwsze Iron Man, to tego się trzymajmy. Pierwsze prawdziwe. Tak. Wow. Bo niektórzy uważają Spider-Many za pierwszy przykład MCU, albo pierwszego X-Men, nie, nie, nie. Nie. Do tego dojdziemy. Tak. Do tego dojdziemy. Dobra, po Howardzie Kaczorze były dwa halki, to sobie możemy już odpuścić, bo temat jako tak umówiony i rok 1989 paniszer. Ale który? Z, z, z 89 z... Lundgrenem. Lundgrenem, nie, nie wiem nigdy... Drogo. No Nie wiem jak on się nazywa, ciężkie ma nazwisko. Draco. Draco. Ah. Lundgren. Och, ten... Lundgren. Tak, dobrze, wiem o co chodzi. No żeś powiedział Kaldrogo, Drogo, a to nie jest Kaldrogo Drogo z gry o Tron, tylko Draco był w pieprzonym tym. R Boże. Racja. Jak mu tam. Rocky. Specjaliści kurwa so na trzeźni. Solid krecie ci. Już nawet mi się myli. Nie Aquaman! Tylko król w Aquamenie! Rudy król. Czyli Himen pod wodą. Dziękuję, żegnam. Dobra, to co z tym pani szerem? Mi się podobał. E, jak go się oglądałem chyba na Polsacie nawet. I rzeczywiście, pamiętam, że nawet się podobał mi. Jak go oczywiście... na vhs się przez tydzień. Uuu. Muzyka była świetna, pomysł był świetny, wykonanie takie sobie, jak na tamte czasy, kiedy pierwsze komiksy TM Semik wychodziły w Polsce, to było na zasadzie. Wow. Plus nóż z czaszką. Piękny ukłon. Wydaje mi się, że jakby przeniesienie Szera na Srebrny Rekran to było nawet dobre posunięcie, bo odpadały pewne takie elementy, nie wiem, nadprzyrodzone, nie musieliśmy to jakoś kombinować, bo Frank Castle to jest po prostu człowiek, z który... No, który jest zajebisty my, w zabijaniu po prostu, no. Jasne, jest, jest zabijako, ja tak jak Chuck Norris i inny Terminator, ale... Nie, Chuck Norris tak, to, łatwiej, to, to jest inna bajka. No nie, tak mi się kojarzy Delta Force. To, teraz e to jest tak jakbyś powiedział, że Chuck Norris to jest tym gościem z Diany Jonesa, który macha mieczem, a Indiana Jones wyciąga pistolet. To Indiana Jones jest pani szerem, a Chuck Norris jest tym gościem, który macha mieczem. A, no dobra, no może ten wygląd. Ale chodziło mi bardziej o to, że w z Halkiem, który jest wiesz, wielkim, przyzielonym typem, który tylko przynajmniej z taką. farby proszę nie możemy robić tak. halka nowego. Nie, pani sera było łatwiej przenieść, bo to było, zrobić po prostu zwykły film sensacyjny, w którym w sumie właśnie pani Ser był. Nie trzeba było się jakichś dziwnych sztuczek, typu chodzenie po ścianach, jakieś tam rzucanie tarczą przezroczystą i tak dalej. Pod względem jakby takim technicznym ten film był łatwiejszy do zrealizowania i to trudniej było go spierdolić. A w szczególności, że w tamtym okresie filmy akcji takie to były typowe. Z tym Lundgrenem no tak. gwiazdą też wtedy, taką małą, ale był jeszcze gwiazdą i tak dalej. Więc ogólnie rzecz biorąc, łatwo było to podłączyć, a poza tym, to jak właśnie Kuba powiedział Sorry, ale no, kaman, facet z Ganami czego wie trzeba więcej, tak? Mm -hmm. Rambo w mieście po prostu. Mm -hmm. I moim zdaniem ten film z Rudgranem, co by nie mówić, to dalej się trzyma, tak samo jak Dark Angel, czy kilka innych jego filmów z tamtego okresu, gdzie po prostu był typowym gliniarzem, czy jakimś tam badasem i tak dalej. Moim zdaniem to się trzyma, szczególnie, że młody Lundgren ma taki, nie wiem jak to nazwać, może nie urok osobisty per se, ale coś na zasadzie takiego, że patrzysz na niego i widzisz, że jest beznadziejnym aktorem, ale kiedy trzeba być takim drewnem bezuszuciowym, to idealnie się sprawdza i właśnie w Pani Szerze, który paradoksalnie u nas w kraju miał pod kilkoma wydaniami na VHS-ie nazwę Karząca Dłoń albo... Dłoń kurwa przeznaczenia. Nie pytaj, to były te dzikie czasy. Co? Bo i zdaniem się idealnie sprawdzą, bo nic od tej postaci nie czułeś. Widziałeś, że był martwy. I w tym momencie było to perfekcyjne. Tak, o, no, zabili mi żonę i córkę, i tam się jeszcze Nie masz żadnych emocji na sobie. Jestem martwy w środku. Świetne aktorstwo. A, to była akcja? Akcja? Miałem grać? <noise> Więc wiesz, pod tym względem Lundgren pasuje. Jedyny minus tego filmu jest to, jak jest ten pseudo drugi akt, gdzie on te dzieciaki ratuje z tym autobusem, i tak dalej. To już jest takie trochę smutne, i tak dalej, bo widać, że nie mieli pomysłu, ale chcieli, żeby ta postać była lubiana, czy coś w tym stylu. Ale ogólnie film się dobrze ogląda, jest zabawny na swój sposób. Ma kilka one-linerów, Lundgren się sprawdza. Ale prawdziwy dobry pani był Warzone. Do tego dojdziemy. Dobra. Mamy rok. Ciekawy z dobru słów, kontynuuj. No. Eee, tak, przeskakujemy do roku 1990. Tutaj pominiemy śmierć niesamowitego Halka, czyli ostatni film, właśnie z tej serii Halka. I w tym samym roku pojawił się ponownie Kapitan Ameryka. O mój Boże. którego supermocą było wychodzenie z samochodu. I wracanie do samochodu i kradzież samochodu. Tak. Oraz kultowe. Thanks, Mr. President. I ten krzywy uśmiech. A, jeszcze nie zapomnijmy o kultowej akcji, kiedy miłość twojego życia ma córkę i chcesz przelecić córkę miłości swojego życia. Zachęciliśmy, prawda? Tak, ten film. jest. czymś innym. Znaczy. Na pewno był jakiś zamysł w tym, ale nie mam pojęcia, jaki to był zamysł. Ale plusy za kostium. Był adekwatny do komiksu. No to chociaż tyle, ale rzeczywiście, sam, sam film to. Przynajmniej mi już podchodzi, bo nie czytałem w sumie o nim historii na film robiony tylko dla licencji. Czyli coś, co za chwilę spotka inny film, e, czyli Fantastyczną Czwórkę. To zaraz dojdziemy. Tak. ale miałam chwileczkę jeszcze. Ale Przestań film... mówić, dojdziemy. <laughs> nie, no ten film po prostu się nie ma. Nie ma żadnego praktycznie sensu. Znaczy on ma sens taki, żeby jak w dzisiejszych czasach robisz na przykład serię zabawek i potrzebujesz czegoś, żeby te zabawki sprzedać. To w tym kontekście ten film miałby sens, ale nie było żadnych zabawek wtedy. Nic nie było. Ty, czekaj, ale tamte lata to już nie było przypadkiem e, wtedy ten animowany seriale? Powoli nie pojawiały się? Powoli się, się pojawiały, pojawiały te nowsze wersje. No, więc właśnie tak, dlatego mówię, że to jest bez sensu, bo są przynajmniej ode mnie z dzieciństwa, to raczej jest tak, że te seriale były dużo lepsze, jeżeli chodziło o promowanie takiej postaci. Tak, ale właśnie o to chodzi, że dużo tych filmów, tak jak właśnie Fantastyczna Czwórka, do której Jakub bardzo chce dojść phrasing, boom, no Archer. Nowy <grym> sezon, już w maju. Aha, tak. Nie dziękuj Netflix. Nie dziękuj. <grym> to po prostu było robione na zasadzie, bo mamy licencję, a, bo musimy ją zachować, albo może coś się sprzeda, albo może ktoś się złapie, albo może coś tam. I to było na zasadzie zróbmy, 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 bo musimy mieć zasady szybko, szybko, zanim doszło do sensu. I tak jak Supergirl, czy te kolejne supermeny, co były robione na zasadzie takiej, że część rzeczy było z jednego Supermana doklejonego do drugiego i tak dalej, i tak dalej. To było na zasadzie, byle to tak zwane momentum jeszcze szło, że jeszcze coś możemy na tym zarobić. Ale co za dużo tej świnia nie zerzy. No a kiedyś ludzie mieli trochę większy gust niż dzisiaj, więc wyszło jak wyszło. Ale przynajmniej teraz po latach możemy to oglądać przy piwie. I się śmiać, że największą supermocą kapitana Ameryki nie jest super siła, nie jest super zwinność, tylko spierdalanie samochodu i wracanie, żeby go ukraść. Trzy razy to się w filmie pojawia, że coś tam, o, źle się czuję, zjeść na bok, coś tam, wszystko porządku taki, spieprza i ukradł samochód, no. Trzy razy w całym filmie. To jest jego supermoc. Plus, wodną czaszkę też zepsuli. O Jezus, on Ach, ta skaradny. Hmm. Czy ze mu Origin Story i cała ta idea, że eksperyment jest nieudany i dlatego ma takie wyglądanie inne, nie inny, tak. Eee... Eee... Ktoś za bardzo popłynął z whiskaczem. Tanim whiskaczem. No dobra, to skaczymy dalej. Skaczemy dalej. Powerpacka to chyba pominimy, bo to jest bardzo krótka forma i tak naprawdę to jest chyba bardzo luźne nawiązanie do X-Menów. Więc idziemy, 94 rok, i ta najlepsza fantastyczna czwórka, która nigdy nie została upubliczniona. Oficjalnie. Tak. tak, film zrobiony na to, żeby uzyskać licencję, raczej zachować licencję, był tak niskim kosztem zrobionym, i wszyscy byli święcie przekonani, że to trafi do kin. Tak, I nigdy się nigdzie nie pojawiło. A teraz po latach możemy obejrzeć i patrzeć. Hmm. That's good shit. <laughs> tak, jeżeli jesteś fanem Fantastycznej Czwórki, to powiedzmy, że masz wybór gorszy od y, fanów Kapitana Ameryki. <laughs> znaczy, wiesz, to jest bardziej na zasadzie jak z tym dowcipem z tego filmu o poszukiwaczach Ameryki. Że gościu leży w namiocie i tam Boże, noc mnie spędzi. A tam jest niedźwiedź! Ale ten nos mi jest się... nie ruszaj się, bo cię niedźwiedź atakuje. Tak, kurde, nie wiem, co gorsze, czy te swędzenie, czy ten niedźwiedź. Podrapał się, niedźwiedź go wyciągnął w krzaki, tak. Niedźwiedź gorszy, niedźwiedź gorszy! To jest na tej zasadzie tutaj. Że nie wiesz, kurwa, czy ta stara fantastyczna czwórka, która nie trafiła nigdzie oficjalnie, czy ta nowa fantastyczna czwórka, niedźwiedź gorszy. Racja. Bo z całym szacunkiem dla Jessiki Alby, którą zawsze się fajnie ogląda, szczególnie kiedy paraduje no w bielizni, nie oszukujmy się, albo czymś, co udaje bieliznę, bo aktorką jest, jaką jest, czyli niespecjalnie. No to oba te filmy, szczególnie ten drugi, to jest taka profanacja, że po prostu, czy wy celowo chcecie ośmieszyć te postacie i zniszczyć je, bo wam nie zależy na licencji? Czy. Wy naprawdę po prostu tak zupełnie nie rozumiecie, co chcecie zrobić. A potem mamy Fantastic Fourstick i... Okej, okay, dobra, wy dalej nie rozumiecie. Tak. Rzeczywiście, Fantastic Fourka nie ma szczęścia niestety do, e, do ekranizacji. A co znaczy najgorsze jest, mi nie, mi, szczerze Fantastic Fourki jako tych czterech postaci tak aż mnie interesuje. Mnie najbardziej boli e, Doktor Doom. Który, który doktor... za każdym razem nie jest doktorem Dumem. Tak, to jest jedna z lepszych postaci komiksowych, a jednocześnie tak, nikt nie potrafi go przenieść po prostu na ekran. To jest praktycznie Joker Marvela, tak na dłuższą metę. Bo no. nie ma innej postaci w tym uniwersum, która miałaby taką siłę po prostu i takie predyspozycje, żeby faktycznie być takim badasem, takim złym człowiekiem, ale. Nie do końca złym, że o mój Boże, bo on jest taki zły i tak dalej, bo jest tyranem. Ale jak tak popatrzysz na historię tej postaci, to zauważysz, że. Okej, okay, on jest tyranem, coś tam, ale on to robi dla dobra swoich ludzi, tylko że trochę inaczej interpretuje to dobro. Tak, ja tu wiesz, krzywe zwierciadło trochę, ale jak się zastanowisz na dłuższą metę, to no, w sumie broni tego swojego ludu. Coś tam, coś tam. A w każdym filmie jest na zasadzie. No i jestem dla Verti, Co to kurde jest? A, taki kraj mały, coś tam. Aha. O, teraz będę mutantem. Będę metalowy. O, teraz będę jeszcze większym mutantem. Nic ze mnie nie będzie. O, jeszcze mam supermoce. Bonus, kurwa. Te. Miejmy nadzieję, że skoro te prawa autorskie wracają powoli do Disneya, to może ktoś sensownie się no, za kupili to zabierze. Foxa, więc. Te. No, ale to nie szybko się przekonamy, czy właśnie X-Men i Deadpool, czy Fantastyczna Czwórka pojawią się w dobrym rozwiązaniu. Deadpool zostanie na 100% X-Men leci do kosza hmm. e, Deadpoola mówi, że Z tego co pamiętam Mówi, że nie będą się przyczepiali że ben... ja, Ci co go kręcą, to nie sobie kręcą to, No tak, co? Deadpool zostaje Tak a, ale miałem myśleć, że ten, czy na przykład te postaci się pojawił, wiesz, w tym MCU. No, w ciągu najbliższych pięciu lat to wiemy, że ani X-Men, ani Fantastic Four, nie pojawią się w MC. To jest żeby to zrobili, bo tam jest za duża meta. Nie, nie zasługuje. On powinien być oddzielnie. Myślę, że ja. powinien być oddzielnie, tylko że nie ma możliwości, żeby teraz te wszystkie dowcipy, które były na przestrzeni całego MCU i Foxa, włączyć w jedną konkretną jakość, tak, żeby to miało sens. Myślę, że z albo Deadpoolowi to przeszkodzi. Myślę, że Deadpoolowi to przeszkodzi, skoro już się śmiał z tego, że aktor grający Cable'a też gra e, tego Thanosa. No, już bardziej jest kwestia, jak było w pierwszym Deadpoolu, że tak. Idziemy do x Expansion, ale który profesor? Charles czy McAvoy? Bo, bo już nie wiem, <laughs> o co chodzi, nie? Nie tak. No. Okej, okay, to są żarty takie meta nie? Ale teraz, jakby chcieli to wziąć, to MCU, to wiesz, ile filmów jest pod uwagę do wzięcia. O, ale będzie. Może się nabijali tylko <laughs> z X-Menów, nie? A no. teraz to już po prostu byłoby tak, że pół godziny filmu byłyby same żarty, które potem były tłumaczone, żeby wszyscy zrozumieli, o co chodzi. Myślę, no. dlatego uważam, że Deadpool nie powinien trafić do tego uniwersum. No, dobra, ale widzicie, to trochę odeszliśmy od tej fantastycznej czołówki. Jak zawsze, <laughs> jak zawsze. Kronikas, nigdy na temat. <laughs> Dobra. Szybciutko, 96 rok, Generation X. Jakaś tam taka luźna adaptacja X-Menów. Seria telewizyjna, się miała na samym początku, no, bo tam te prawa Dubai. stracił. Koniec tematu. No, Szajs. No, nie, nie, nie warto w ogóle o wspominać, nie jest warty. A tu mamy ciekawy. E, dwa lata później, 1998 rok. Nick Fury. Biały Nick Fury. No <laughs> Michael <właśnie. Dylikow. coughs> Hasselhoff. A, Dudikow to czekaj, A Nie, Dudikow był Amerykanin Ninja, sorry. Powiedziałeś amerykański, no. biały im się skojarzyło z Ninja. <gry> nie, Ale... Nick Fury, agent tarczy. Michael Hasselhoff. No, nie Michael. <gry> Dla mnie zawsze będzie Michael. Eee, tak, tak, gościu z Nieustraszonego. Tak, film, przy... ten Nick Fury, agent tarczy, przeciekający kiczem. <gry> Ale to jest dobry kicz. Tylko wiesz, co teraz, jak się go ogląda? Tak, ale wtedy, jak ja go oglądałem, po raz pierwszy, ponownie na postacie to już wtedy to nie miało racji życia. <grych> to był film, który się albo spóźnił o kilka ładnych lat, o dziesięć, albo wyprzedził być... swoje czasy tak, w kierunku. <grych> tak, on powinien wyjść razem z pewnie z tym Kapitanem Ameryką. To wtedy, tak, to jest ten styl. Ale nie kiedy chwilę po nim mamy, że tak powiem. Nową epokę filmów. Ale powiem ci, że te dwa patenty z tym okiem, gdzie miał no, schowany jakiś chip czy coś, to już nie pamiętam dokładnie. To było piękne i te teksty w stylu There's no shield with hydra, bla bla bla. I takie, takie cringe teksty. Tak. Po prostu to był dosłownie komiks, kat w kat przeniesiony do filmu. I to nie było tak, że o, to jest takie głupie i tak dalej, bo coś tam, tylko oni dosłownie wzięli te teksty z komiksów, te kadry z komiksów i je na żywo przenosili. I to było takie cringe i takie głupie, bo i brali to z tych starych, starych komiksów, gdzie to było już na dzień dobry takie głupie i bez sensu. Tak, chociaż, właśnie, dobra cecha Hasselhoff, szczerze, jako postać, jako aktor, nadawał się trochę na Nika Fiurego. Pasowo, wizualnie. Tak, wizualnie pasowo, ale nie grą. No, wiesz, jak powiedziałeś, aktor to taki, że się nic mówić, że jaki <noise> aktor. Muzyk udający, że umie grać, no. I mam na myśli i muzykę, i być aktorem. Ewentualnie, jakbyście, nie wiem, teraz puścili wodze fantazji i jako alternatywę takiego aktora u wczesnego czasu byście widzieli zamiast Hasselhoffa, kto by mógł bardziej się sprawdzić jakby temperamentu. Sean Connery, wtedy? Mhm. Mm nie, to ty. To jest no. szkoda. Czerwony sumie... październik już był siwy. Mm. To twierdza chyba w tym czasie też wyszła. Też. Nie więcej. Ale ogólnie trochę make-upu, opaska i taki doświadczony Nick Fury z wybraniem make-upu Sean Connery. Hmm. Z tym, bez obrazu, Sean Connery ma taką charyzmę, że mógłby nawet zwołał opaskami być i dalej były zajebistym Nickiem że tak teraz ten Haselhoff tak bardzo mi się wbił w głowę, że nawet ciężko mi sobie wyobrazić kogoś innego. Mimo wszystko. No, mimo wszystko, właśnie to jest tak. Never forget. Okej, okay, rzeczywiście. Sean Connery by pasował, chociaż on mógłby pasować kapkę do innej postaci, która też często się pojawiała z Nickiem Furym. To był chyba Dum Dum Duran? Hmm, chodzi ci o tego o takiego, jakby to powiedzieć. Mega agenta w cudzysłowie. Tak, tak, takiego. Bardziej brytyjskiego. To właśnie tutaj by, dlatego mi Sean Connery pasował. Znaczy, mi bardziej pasował Sean, właśnie ze tego względu, że po pierwsze jest aktorem, więc mm -hmm. byłby w stanie sprzedać tę rolę. A po drugie, tak, właśnie twierdza, która pada tutaj w tej przypadku, to kultowa scena, kiedy oni płyną tą łodzią podwodną do tego nieszczęsnego Alcatraz i rozmowa z naszym ukochanym Nicolasem Cage'em, że tam. Godspeed, be, be, whatever, just don't get us a fucking killed. <laughs> I to jest ten moment, kiedy prosta kwestia i czujesz, że ta postać, nawet jeżeli jest wymyślona, to ma tą charyzmę i ma ten taki potencjał, że jest faktycznie w stanie dowodzić, zarządzać tym wszystkim. Okej, okay. masz rację. I po tym względem to by mi pasowało, bo on był taki właśnie twardym, ale uczuciowym jak trzeba, nie? Więc mówię, że gdyby był dobry reżyser, który by wiedział jak poprowadzić Shona, że Okej, okay, teraz jesteś skurwysynem twardym Teraz jesteś skurwysynem z, z sercem Kurde, z kamienia, a teraz Masz trochę uczuć no. I to by pasowało Bo dla mnie ogólnie twierdza to jest Agents of S.H.I.E.L.D. Black Ops Po prostu, czyli Nick Fury Bez opaski Rozpierdalający wszystko Z jakimś <laughs> przydupasem na przyuczeniu To jest strasznie fajny film dalej to jest no. Muzyka i tak dalej, ujęcia, wszystko. Ale który? Nikfury czy Twierdza? Twierdza. twierdza. Ostatni A, dobry twierdza. film Beja tak naprawdę. To jest Beja? No, on coś tam robił przy tym. Ha, okej. Okay. Wybuchy. <laughs> no w sumie trochę ich było, więc... Da. Dobra, to przejdźmy dalej, bo czas nas goni. Miało być 15 minut na film, a my już ile jest godzinę? Dla. Dobra, e, ale dobra. nie jest źle. Otwieramy właśnie, że tak powiem, pie pierwszą Wchodzimy Chodzimy w te lepsze filmy. Tak, tak, pierwszą Boom, kurde. Blade, wieczny łowca. Pierwszy prawdziwy czarny superbohater na ekranie, saket Black Panther. I pierwszy technicznie dobry film o superbohaterach, możemy powiedzieć. Ja bym powiedział, że pierwszy zajebisty film o superbohaterach. Tak. Bo w tym czasie, kiedy się ukazał, miał wszystko to, co było na topie. Muzyka techno, skóra, bo Matrix, ujęcia z dupy, efekty CGI, nawet przed Matrixem, były to ale fajne. Wszystko w... było. Rok wcześniej był. Matrix, Matrix 99. A, 99? Uuu. No, a Wieczny Łowca był w 98. Tak, Czy... ale chodzi o to, że w tym momencie, kiedy Blade wszedł, to on był prekursorem tylu rzeczy, które potem wszyscy się podniecali. A, ok. Uh -huh. No na przykład spójrz na Blade'a, sam kostium Blade'a. Skóra, płaszcz, skórzane spodnie, wszystko. Obcisłe nie powiem gdzie i nie powiem jak. Te wszystkie idiotyczne <gry> efekty, te wszystkie idiotyczne sceny walki i tak dalej. To jest, kurde, Matrix wersja 0.5, tak naprawdę. Ale, no, Matrix był lepszy, bo był lepszy w cudzysłowie. Znaczy, pierwszy przynajmniej. No. I proszę bardzo, The Rock. Directed by Michael Bay. Dziękuję, żegnam. Mike Drop. Dobra, spoko, dobrze sprawdziłeś. Musiałem. Okej. Okay. Bo już miałem pewności, w pewnym momencie był już za dużo tego wszystkiego. Ale Blade był bardzo dobrym filmem. Tak. U ogółem też Blade Wie Wieczny Łowca to jest troszeczkę inny film yy, superbohaterski, bo okej, okay, wywodzi się ze stajni Marvela. Nie wiem, czy w tym momencie należy, bo w pewnym momencie na pewno to zostało sprzedane. Sprawa mnie to tymi, yy, to nigdy nie wiadomo. No nigdy nie wiadomo, ale to też jest yy, postać, bo wiadomo, zawsze nam się kojarzą ci superbohaterowie, ci dobrzy, ci, którzy tam robią wszystko dla do ogółu dobre i tak dalej, a Blade... To jest antybohater, no. Właśnie, Blade jest antybohaterem, jest wampirem, półwampirem. Tak, panie Niby, niby tak, bardziej jak paniser, który walczy faktycznie ze swoimi braćmi, ale no to nie jest ktoś, z kim byście się chciał utożsamiać. Ale to nie jest, że on walczy z braćmi. On walczy z tymi, którzy zabili jego matkę i stworzyli go tym, jakim jest, tak naprawdę. No tak, ale jakby motywacja to jest. Yy nie wiem, drugorzędne. Zemsta. Jakby zemsta, zemsta. No właśnie, inne ma motywacje niż pozostali właśnie superbohaterowie. To jest, tak jak wspomnieliście, antybohater i on się bardzo wyróżnia. On nie pasuje troszeczkę nawet do e, Marvela. Ja dopiero, po jakimś czasie dopiero dowiedziałem się e, po obejrzeniu tego filmu, że on właśnie należy do tego uniwersum. On bardziej mi się kojarzył z Image, albo Dark Horse. Y. E, Dark Horse e, proszę, technicznie proszę. komiksy miały w latach 90. taką powiedzmy trochę fazę emo. Fazę. Da, gdzie duża ilość komiksów właśnie poszła w takie mroczne klimaty. Star Grichian Mature, tak zwane. Tak, da, i więc... dar mordował Spawn wtedy się pojawił jako pierwszy i wszyscy ściągali, bo chcieli być bardziej oryginalni i tak dalej. Jak to ładnie mówi Spawn tutaj my to i Marvel. Ale stworzony przez ludzi, którzy w Marvelu pracowali. Ale to już nie był stary Marvel. No, to no był głównie tak, nowy na rybek, po tym jak. Jim Shooter odszedł i założył własne studio. Potem jak spierdolił praktycznie robiąc wszystko przez Secret Wars i kilka innych komiksów, które uzdurą sobie, że będą zajebiste, bo on chce wykasować wszystkie stare postacie, żeby stworzyć nowe postacie. Więc to nie jest to. Taki Thanos trochę. <laughs> Przynajmniej przydałaby się te rękawice czasami. <laughs> Stryk nie ma głupich ludzi na świecie. I nagle planeta żyje. Ale właśnie, wracając jeszcze, Blade to nie jest przypadkiem jeden z pierwszych filmów, który był na prawach właśnie wyprzedanych przez Marvela. Znaczy to było przynajmniej... na wypożyczeniu. Ale chodzi o to, że to zaczyna się jakby ta epoka, gdzie rzeczywiście Marvel rozdaje te prawa autorskie tylko po to, to już żeby było się... wcześniej, bo prawa to zaczęły no. się od Fantastycznej Czwórki i stąd ten film powstał po to, żeby zachować te prawa. Ale eee, chyba krytek chodzi o to, że był taki Man... okres, że Marvel wyprzedawał swoje marki. Tak, bo to właśnie po prostu pozbywał się. i Blade chyba właśnie jest tą marką, która sprzedała. No bo się. za chwilę, a... Ameryka też był sprzedany tak naprawdę. No. Nie, ale chodzi mi o to, że w tym momencie od Blade'a rozpoczął się, że tak powiem, ta eksplozja właśnie tych, tak, tych, filmów. Tych lepszych filmów. Ta, znaczy ogólnie, nawet w ogóle film, bo wychodzą praktycznie, po, po Blade'ie, to jest co dwa lata, co rok mamy jakiś film. No tak, bo potem I tu, było X-Men. Który nie jest żenadą jak poprzednie. Nie tak. no, że na dom. No kilka Late było. był świetnym filmem w momencie, kiedy się ukazał. Teraz już jest trochę cringe, no bo efekty wiadomo, CGI strasznie się szybko starzeje, ale wszystko, co nie jest CGI, jest praktycznymi efektami, czy sceny walki i tak dalej. To się dalej trzyma. Nawet to głupie techno kurde się trzyma cały czas, bo czuję, że pasuje w tym filmie. Tak. Potem tak samo jak z X-Men, że ten film dalej się trzyma, nie w tym kontekście, co kiedyś, że o kurde, Wolverine na ekranie, o kurde, Cyclops na ekranie, o mój Boże, to nie wygląda tandetnie i tak dalej. Ale to się dalej trzyma. Bo to nie są takie efekty, że o wow, widzę Greenboxa i wszystko inne możliwe i tak dalej. Chociaż też czasami widać, ale nie aż tak bardzo męczące było to. No to już były większe budżety, więc. To znaczy też artystyczny to te... kierunek też był zupełnie inny. Jak masz większy budżet, to możesz zatrudnić też ludzi, którzy po prostu wiedzą, co robią i wiedzą, jak zrobić, żeby sceny wyglądały dobrze. A nie właśnie było tak, Dokładnie. jak na, na poprzednich tych filmach, co były widać kurde tek, e, tekturę. No ale właśnie o to chodzi, że po to masz ludzi, którzy się znają na czymś, żeby im nie mówić, co robić, tylko żeby powiedzieć im. Hej, to ma wyglądać tak, zróbcie dobrze. No, a często gęsto jest tak, że zróbcie dobrze, ale po mojemu i potem są problemy właśnie, że mamy reshooty albo jakieś kurde cięcia i tak dalej i tym podobne bo wizja się nie zgadza i tak dalej i tak dalej, patrz, Sniker i tak dalej, bla bla bla, whatever ale tak czy siak, pierwszy Blade bardzo dobry start i powiem to jeszcze raz suck it Black Panther nie jesteś pierwszym czarnym superbohaterem filmowym szczególnie, jeszcze no. był Mitterman a tego to nie pamiętam i Blankpan Pen był też jeszcze. I Steel. A, Steel! O, ale to e... DC. To DC, no, <laughs> o Jezu, no Ale właśnie <laughs> potem mamy X-Pen, Które było. To też kolejny dobry start. Jakby to powiedzieć. Przebłyskiem tego, co nas czeka w przyszłych latach. Tak, i oraz genialny casting Wolverino. Który jest w przypadku, bo pierwotnie miał to grać aktor, który odrzucił rolę, bo miało za dużo ujęć Mission Impossible. I Hugh Jackman <laughs> był na tak zwanej liście backupowej. A, to Szczę szczęście z przypadku. Dokładnie. I Chociaż... właśnie w tym kontekście też czasami jak słyszę albo czytam te wywiady, że tak, o ja już nie chcę być Wolverine'em i tak dalej, tak suck it! Zarabiasz, kurde, i grasz w innych filmach dzięki temu, że jesteś Wolverine, więc wciągnij brzuch, pójść na tą jebaną siłownię, zagraj w tym filmie, uszczęśliw ludzi i będziesz mógł robić swoje kolejne projekty z gatunku. Nobody fucking cares. Bo to, że lubisz śpiewać, to nie znaczy, że ktokolwiek pójdzie, kurde, na musical z Wolverine'em. Czyli je Jeżeli by zrobili Lemmy's rap, gdzie on w połowie wyskakuje z pazurami i zaczyna mordować ludzi, <laughs> nie, nie, śpiewałby, mordując ludzi. I will got you, I will slice you, I will coś tam, bla, bla, bla. I'm Wolverine. I got Idem Paws that will slice you through. No. I'm Wolverine. Na szczęście chyba reszta aktorów. Chyba nie ma z tym problemu. Tych klasyfikacji. Patrick właśnie Stewart, wręcz przeciwnie. Patrick Stewart i Magneto grał ee... Ian McGowan? Ee... Tak, tak. Czyli Oni dwaj też świetnie. No Pass. Mm. Gandalf. Tak, też świetnie Dobrań, też, którzy tworzyli paradoksalnie jest z gejem i bardzo się przywiązał do tej roli, bo w wielu wywiadach opowiadał, że to jest dla niego takie mocne podejście, bla bla bla, jada, 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 bo jako gej to właśnie zawsze był w ukryciu, coś tam, coś tam. I w tym filmie właśnie to jest takie pokazanie, że możesz być inny i tak dalej. Takie wiesz, naciąganie na siłę, ale tak czy siak, nie oszukujmy się, stary magneto czy nowy magneto. Zajebiści aktorzy, nie licząc ostatnich filmów. Tak, akurat co jak co, ale te dwie postacie, dwa razy się udało dobrać Mi świetnych aktorów. Perfekcyjnie. Tak, chemia pomiędzy, właśnie zawsze pomiędzy i profesorem Xavier'em i Magneto do tej pory rewelacyjna. Dokładnie, nawet praktycznie, rzecz biorąc w tym ostatniej scenie z pierwszej części, że oni siedzą w tym więzieniu i tak... O, tak. czemu tu przychodzisz raz, tak? E, bo toś tam, coś tam, bla, 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 i tak. To jest tak piękne nawiązanie takich dwóch, kurde, różnych spektrum, takie yin yang, że ten chce to, ten chce tamto, I jeszcze ta wypowiedź, taki wiesz, kontekst. To jest po najpiękniejsza scena z tych wszystkich filmów, praktycznie, że biorąc można cały czas sobie przypominać, że, ej, tak kurde powinny te postacie się zachowywać między sobą. Oni nie rzucają się sobie do gardła, tylko mają swoje podejście, mają swoje zasady, i każdy robi to, co uważa, że jest najlepsze, a nie na zasadzie, tak jak często gęsto, że ty jesteś zły. Nie, nie jestem zły, ty jesteś zły. Ale to się zaraz okaże. <grym Taki, wiesz, <grym> totalny, nie? No. A tam te postacie były, może nie czyste z komiksów, ale miały to, co było w komiksach istotą tych postaci. Tak. Jeżeli chodzi o zmianę w stosunku do komiksów, to troszeczkę wzięli chyba z Blade'a nauczkę, czyli wszyscy chodzą... Na czarno? Na czarno, w skórze. W skórze. Był też żarcik z tym przecież. <grym> Serio, w tym wychodzić? A co, chciałbyś żółty spandex? <grym> tak poproszę, <grym> kurde. W w no to miałeś później w pierwszej klasie. <grym> ale to nie był spandex. No nie, ale kolorowo. Ale było close enough, tak zwane. Tak, było close enough. I szczerze powiedziawszy, bardzo dobry design tych kostiumów. Chociaż właśnie, z drugiej strony kolorowa postać mystique jednak była. A no poza chociaż... tym pierwsza klasa, to szczerze powiedziawszy, zaraz po pierwszych dwóch X-Menach, no w sumie pierwszym, bo drugi był taki sobie, to najlepsza część X-Men. Moja osobista ulubiona z X-Menów, akurat pierwsza klasa. No, no. bo mówię, zaraz no. po pierwszym X-Menie... Nie, ja nawet... Najlepszy film! stawiam. Chociaż Logana bym jeszcze wysoko postawił. Dobra, ale do, do tych filmów dojdziemy. Ale to, to za chwilę, czyli tak. za godzinę, dwie. Mm -hmm. <laughs> Dokładnie. Przejdziemy dalej. Odpuścimy sobie Blade'a Wiecznego Łowcy no Właśnie, 2. bo przechodzimy do mojego no ulubionego tematu. Spider-Man? Nie. Spider-Man z 2002 roku? Nie. Lubię samego Remiego, ubóstwiam Bruce'a Campbella za wszystkie jego role i jego chemio, ale nie. Moim ulubionym tematem jest coś innego i doskonale o tym wiesz było na początku podcastu. Mam pamięć o tej rybki, przypomnij mi. Solid tada, No ale do Ironmana też ciekawa No wiem, dlatego powoli przechodzimy przy tym tempie naszym, szlamazarczym. Jeżeli Jakby to był odpowiednik seksu z kobietą, to nasza gra wstępna już jest za długa. Jest trzech, zadowoli się każdego. Phrasing, boom! Archer! Już w maju na Netflixie! 2002 rok i Spider-Man. Tak, jedna rzecz warta uwagi, poza tym, że pierwsza sensowna ekranizacja Spider-Mana. E, tak, jest to film, który powstał chwilę po ataku na World Trade Center, przez co w filmie jest bardzo dużo, nazwijmy to, patriotycznych Elementów. I jest dużo wycięć. Ja mam nawet dwa tak. plakaty oryginalne, gdzie na masce Spidermana, raczej jego oczach, odbija się Waltray Center. Tak, więc troszkę jest kontrowersyjny. Eee, w tym eee, momencie kontrowersyjny, Pobatyczny. Tak, ale w tym momencie przez to go troszkę ciężej się ogląda niż na premierze. Mam takie wrażenie. Na znaczy, premierze. Mi jak to... Nie masz tego bagażu, że już byłeś zwęczony tym tematem i tak dalej, to pół biedy. Ale teraz to faktycznie może być bolesne, jak tak. A, no tak, bo World Trade Center i tak dalej, i te flaga i tak dalej. Da. I, I takie pompatyczne bullshity w zasadzie. Ale w tym Spider-Manie była najlepsza ekranizacja postaci J.J. Jamesona. Tak. Tak. I to jest coś, co moim zdaniem powinno być na zasadzie, że ten aktor zawsze, jakikolwiek, nie wiem, był film ze Spider-Manem. Gra J. Jona Jamiesona. Zawsze. To jest po prostu jego rola, to jest wiesz, takiego kontrakt, że gdziekolwiek, cokolwiek się pojawia, on w tym filmie musi być jak Jonah Jamison Po prostu. Nie ma innego aktora. Nie ma. Tak, Patrick Stewart zawsze będzie profesorem X. Tak, kurde, ten aktor musi być zawsze Jemisonem. Troszkę w Spidermana to jest odbicie, ja bym powiedział, takie od X-Menu, bo troszkę się Kiczu z powrotem zaczęło wbijać. Jest kolorowo. Tak, jest, jest mocno komiksowa. kolorowo, plastikowe e, maski zielonego. To I William DV, który jest overacting. Tak, więc tu zaczyna się taki właśnie już ciekawy okres, właśnie nie mroczny, tylko wchodzimy w kolorowe wdzianka. E, I jesteśmy DC. Tak, więc jest ono tyle, tyle charakterystyczne. Poza tym szczerze nie wiem, czy masz tyle powiedzmy klasycznych elementów, które później zostały w tym filmie. Bo poza kostium to jest tak. Aktor się zmienił nam już dwa razy. E... Trzy. Trzy. E... Mamy trzech aktorów, tak naprawdę. A jeżeli liczyć serial telewizyjny, to czterech. Tak, więc. Rzeczywiście... A jeżeli jeszcze liczymy voiceover, to o sześciu. E, tak, e, nawet e, powiedzmy, e, ta i jego dziewczyna, czyli JJ, e, MJ, przepraszam, też się zmieniła, nie, nie utrzymana była. Plus w e, późniejszych filmach była e, żyta inna jego dziewczyna, nie właśnie MJ, tylko Gwen Stacy. Gwen Stacy. E, więc tak, straszliwie bezsensowny pomysł poza akcją w stylu. O, teraz fajnie się będą podniecać, bo jest to, co było w komiksach 50 lat temu. Tak, więc w sumie tak film, poza tym, że w tamtym czasie był dobry, to w tym momencie nie wiem, czy aż tak dobrze mógłby być oceniany przez nas. Znaczy, powiem tak. Jedynkę da się obejrzeć, dwójkę da się obejrzeć, dwójkę na premierę się nie dało obejrzeć, a teraz cóż tym bardziej. Dwójkę jeszcze bardzo dobrze ratuje postać doktora Octopusa. Ale to jest kwestia aktora. Mhm. Znaczy nie, no nawet to ktoś postaci, był inny, że... to wątpię, żeby to no, pociągnął. Ale zanim... Jest... Boom. Tak, ale zanim dojdziemy do Spider-Mana 2, to mamy po drodze jeszcze przynajmniej jedną kaszanę pierwszą. Parę wypadków po drodze. <laughs> Ta. Daredevil 2003. No, był, chwaliliśmy te kilka dobrych filmów, a tu się znowu zaczyna, e, że robi się słabo, czyli Daredevil 2003. Rok. No niestety, Ben Affleck, jego pierwsza chyba rola superbohatera. Paradoksalnie, Paradoxalnie. Ben Affleck za każdym razem twierdzi, że Daredevil i Batman to są jego ulubione postacie. Jedną no zjebał, drugą w miarę uratował. Ale czy o której teraz mówisz? No, Daredevila zjebał Batmana jako taką uratował. Serio uratował? Najlepszą częścią Batman i Batmana? Superman, no. Ale to nie było trudne tak naprawdę. Tak, w sumie tamten ta film jest. Specyficzny. No to jest na osobno chyba. To jest chyba ten... bardzo delikatne określenie. <noise> tak, no właśnie. Daredevil wprowadzi nam elektrę, która nie wiem dlaczego. Też do ci... się czekała filmu. Właśnie tak. Dlaczego? <noise> Kto na to wpadł? Bo ta aktorka była popularna swego czasu i stwierdzili, że skoro ma serial alias, to fajnie zrobi z nią film, bo ludzie pójdą na film z nią. Tak. Eee, Więc... I to była decyzja z gatunku. To wymyślił on, jesteś zwolniony. Nie, to też e, wygląda na to, że Daredevil pierwszy chyba taki film, który widać, że chyba przez był producenta robiony, a nie przez reżysera, bo zobaczyli, że ostatnie kilka filmów zaczęły dawać nie są pieniądze. Tak, więc na siłę po prostu pierwszy lepszy chyba superbohater, który mieli za Nadżu. Tak, bo o, patrzcie, mamy licencję, zróbmy ten film. Ta... Póki jeszcze mamy licencję. Ta, I myśleli, że ludzie idą dla postaci, a nie dla tak naprawdę dla dobrego filmu. No to jest częste podejście w większości twórców mm -hmm. obecnie. Ta, więc... No, Ale też często my idziemy na filmy. No może teraz po MCU się to zmieniło, ale wcześniej... Bo właśnie, bo X-Men, bo Hulk, bo Punisher. Więc to właśnie tutaj, jeżeli chciałbyś mieć takie dobre porównanie, to mamy właśnie Marvela kontra DC. Gdzie ludzie, okej, okay, idą na Marvela, ponieważ mogą się spodziewać chociaż przystępnej jakości filmów, Eee, Dobrego zabicia czasu przy tak, tak, chociaż tyle, że będzie kompetentny to film. Eee, a z drugiej strony, idąc na DC, to jest dosłownie gra w Lotto. To nie jest gra w Lotto, bo w Lotto <laughs> nikt nie wygrywa. Nie, no jak to a raz tutaj na. Tutaj wygrywa Warner Brothers. Raz na 5 milionów ktoś wygra, więc wiesz. Nie, bo... ale właśnie o to chodzi, że nikt idąc do kina nie wygrywa. Wygrywa tylko Warner Brothers, bo mają twoje pieniądze. Tea, więc no. I to tak samo było. Nie, właśnie... O Warnerze i DC to naprawdę osobny podcast, kurde, chyba, bo naprawdę ciężko jest otworzyć tę puszkę Pandory i ją zamknąć. Tea, dobra, to może następny film. Nie będziemy akurat go omawiać, bo to już wiąże się z poprzednim omawianym filmem, czyli X Men 2, ale tylko z kornikarskiego obowiązku powiemy, że w 2003 roku jest Właściwie druga. Pronikasowego, rację. E, Obowiązków wspomnimy, że w 2003 ukazała się druga część X-Menów i w tym samym roku też Hulk się pojawił. To odnośnie drugiej części X-Menów powiem dwie rzeczy: walka Wolverina z Dead Strike, a raczej Lady Dead Strike. Perfekcja, jeżeli chodzi o fanservice. No tak, druga to było kwestia. Nieco. Nigdy nie sądziłem, że można z a zrobić postać, która będzie czymś więcej niż Mech. I to jest, co mogę powiedzieć o drugiej części X-Men. No to Hulk. Hulk... Angeli. Hulk jest ciekawy. Nie zawsze dobrze. Okej, okay, dobra. Pierwsza kwestia, którą razem z kolegą JetBoyem żeśmy mieli po wyjściu z kina, to. Kurde, chyba wykorzystali wszystkie możliwe efekty tranzycji tak. z tego programu, którego używali do montowania tego, bo tam po prostu jest cały czas. Tu przechodzi coś tam, kac, whatever, gdzieś tam. I to jest takie urocze, zażenujące i dobijające. Plus hal, który lata. Tak. Stanowczo chcieli zrobić z filmu komiks. Tak jakbyś chcieli, do sobie przychodził to z panelu na panel. Kluczowe stwierdzenie. Tak, nie udało im się to, ale. Byli ambitni na pewno. Ale mogę pochwalić grafików za to, że włosy Halka. Zmieniały konstrukcję i konsystencję w zależności od tego, jak bardzo były ubrudzone. O, nigdy nie zauważyłem tego. Nie jesteś grafikiem, nie jesteś zboczony pod tym względem. A, widzisz, i wszystko jasne. Programisto jeden. Tak, nie A... no, bo tam jest ta scena, że on się bije w błocie i te włosy mu się brudzą i tak dalej. I potem są sklejone. Potem jest na pustyni, słońce już zrobiło swoje, więc to trochę wyschło. I widać po prostu, że trochę jest sklejonych elementów, a trochę nie. Jak on skacze i walczy z tymi helikopterami i tak dalej. Pomijając perspektywę, że nie skacze, tylko lata, to ogólnie rzecz biorąc jest tak, że. Kurde, że też się komuś chciało. Plus głupi jest ten film. Nam. No, to, to nie jest najlepszy niestety film. Co? No to kolejny jest jeszcze lepszy. Pani 62-20. Akurat ten. Łorzo no. jest zajebisty. A to nie ten. A to nie jest chyba. O, to nie ten. A to nie ten jeszcze. A. Okej. Okay, z Jayem. Tak. Szczerze nie jest zły, jeżeli nie masz wysokich oczekiwań po ostatnim pani szerze. Jeżeli nie uważasz tego <grym> filmu za pani szera, to jest dobrym filmem. Jeżeli chcesz oglądać film z pani szerem, to nie ma tam pani szera. No, ja akurat kiedy go oglądałem dawno. To jest, dawno, jest Origin Story, który trwa za długo. I pod koniec filmu też dalej nie masz pani szera ostatnią sceną, którą dokręcili na siłę, na ostatnią chwilę. Żeby stał w tej koszulce i. Eee, Pomcz wszystko. Jestem kurde, taki badass No, cóż, ale on chyba też ten film nie wyglądał jakby miał zbyt duży budżet. Bo nie miał. No, więc robili co mogli. Hmm. Znaczy nie no, aktor był ok. Pomysły były dobre. Wykonanie było. Lubię eee, być delikatnie chujowe. Ale coś w tym filmie jest, no bo jak na przykład jest na Netflixie albo na jakiejś innej usłudze streamingowej i widzę, że. O, newly added, nie? Że nam. O, dopiero co dodane. Tak, kurde, czemu by nie? Dobry film. Śmieje się cały czas, nie? No. Ma swoje momenty. Tak. Ogólnie jakby wypieprzyć te postacie poboczne, czyli tą pseudorodzinkę, czyli panienkę, która miała być love interest, ale nic nie wyszło. Tego pseudogeja z kolczykami i tego grubasa, który pierwsza myśl, o, micro! A nie, to nie micro. Fuck. To byłoby z tego filmu coś okej, okay, bo ten ostatni akt, kiedy on tą rozpierduchę robi ma ten cały kodeks wojskowy, że tam czyta, że tam bla 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 coś tam to nie jest zemsta, to nie jest coś tam, to sprawiedliwość. Bla bla bla. Jestem punisher. To było cringy, ale takie Okej, okay, to jest komiks, kurde, dobra, jestem w stanie to zrozumieć, tak? O to chodziło. Ale potem jak się zaczyna akcja dziać, to tak... Serio? 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 No nic. Taki wkurwiony gliniarz praktycznie rzecz biorąc. Wiesz Ale to... był fajny patent ze szczękami trochę. Yy, wiesz jak ty tak teraz to opowiadasz, tak... Kurde, ja go aż tak nie pamiętam. Ja po prostu go pamiętam jako. po prostu taki dobry film akcji, ale nie skupiałem się wtedy jeszcze może na tej postaci pani Szera, więc dlatego dla mnie aż tak to nie boli. Więc to taka a, może być różnica. Ale mówię, to jest film, który się dobrze ogląda, no. jak leci na usłudze streamingowej czy gdzieś tam i kurde, mogę oglądać Archera po 50 <laughs> i zapamiętywać wszystkie teksty, a mogę pani Szera obejrzeć albo go albo coś innego dobrego, tak. Nie, nie porównujmy od razu, że to jest film na poziomie Ghostbusters. No, ale ogóle... przynajmniej lepszy od Daredevila. To nie jest <śmiech> trudne. <śmiech> Powiem więcej. To jest lepszy film, niż te wszystkie sezony Daredevila razem wzięto, jak się ich nie potnie na parę odcinków. Ale do tego dojdziemy. Phasing, boom. <laughs> Dobra, zostajemy w roku 2004. P pomijamy ten film, bo to Spider-Man 2. Już o nim trochę wspominaliśmy przy okazji pierwszego. I też pomijamy chyba Blade'a mroczną trójca, który jest również z tego roku. Nie, mroczna trójca jest zajebista. To jest Origin Story dla Deadpoola. No bo Reynolds grał gościa, który był w tej ekipie łowców wampirów. I on tam cały czas wali takie żarciki i tak dalej. I to jest jego origin story dla Deadpoola, bo praktycznie rzecz biorąc, to co robił w tym filmie, to jest dokładnie to samo, co potem w Deadpoolu robił. Yeah. A, blow your mind. Czekaj, czekaj. pamiętasz jeszcze po drodze, on grał Deadpoola w Wolverine Origins. Tak, ale dzięki to Bogu, jeszcze był tego filmu nie było na naszej liście. Więc technicznie ma trzy origin story <laughs> And counting. <laughs> Poczekaj, aż będzie nowy Marvelowy film, będzie kolejny Origin Story. O, stary. I to... potem jeszcze Origin Story. I Origin Story, wy Origin Story, który jest Origin Story, do Origin Story, będące Origin Story. W Deadpoolu mogę sobie to wyobrazić. Meta, mety, mety. <grym> tak, to... to. Nie, ale ogólnie Blade Trinity. Co by o tym filmie nie mówić, są dwie zajebiste rzeczy w nim. Po pierwsze Dominic Purcell, który gra Dracula i wreszcie, kurde za przeproszeniem, jest pokazana postać, która miała potencjalne szanse przetrwać te czasy, czyli dobrze zbudowany, zajebisty wojownik i tak dalej, który jest na tyle wytrzymały, że faktycznie mógł te rzeczy, które są w tych wszystkich książkach i tak dalej opisane, a nie, że no, taki, no wiesz, spoko gościu. Plus kultowy tekst. Motherfucker. I like that. to klasyk. I wersja że miała kilka fajnych scenek, gdzie z tą wampirzycą się tam gadał, że daj krzyżyk z tym Jezusem i tak dalej. Byłem wtedy, kiedy go krzyżowali i tak dalej. I kilka innych akcji. Więc ogólnie film jest głupi, ale polecam do obejrzenia jeszcze raz, szczególnie po tym, jak się oglądało Deadpoola czy coś, bo dosłownie meta origin story Deadpoola. Z tymi wszystkimi żarcikami, typu. Ale wiecie, uważajcie, bo. tym dzisiaj jest strasznie dużo czosku. I właśnie pierdnąłem. Deadly, but silent. No i ten tak, to... Wreslowiec, kurde, ten zapaśnik, który miał tego gościa, tam wampira. I po prostu to jest takie urocze, jak oni się biją między sobą. To jest tak. Ah, oh, it's cute. The big guy hates the little guy. Oh wait, he's breaking his bones. Lepsza niż dwójka, no. Ja akurat trójki nigdy nie widziałem, więc się niestety nie mogę wypowiedzieć. Więc No, cóż. Ale za chwilę mamy elektrę. Nie wiem, czy chcemy o niej rozmawiać. Nie, nie chcemy. Bo już jak mówiliście o Deadpoolu, to wzięło, że nie kończy. O Ale co możemy powiedzieć o Elektrze? Film był. Tak, był. Dobra, następny Manfink Ja tego w ogóle nie znam. Dzisiaj się dowiedziałem, że to istnieje. Nie oglądałeś Man-Thing, serio? Nie, widziałem zwiastun i to jest takie. What the fuck is that? Powiem tak. Paradoksalne jest to, że w Uniwersum DC jest bardzo podobna postać. Rzeczywiście, tak. I też chyba na bagnach lata. dokładnie. Różnice są tak minimalne, że się pale nie mieści. No, to w sumie, masz te 30% procesu sądowego że Zmieniłeś na tyle dużo, żeby nie było procesu sądowego. Tak, no nic. Ale cieka... ciekawsze rzeczy. W ogóle, jak, jakbyśmy nie zauważyli, jesteśmy w tym momencie w czarnych wiekach. Dark Ages of Comic Movies. Bo mieliśmy no. właśnie Elektrę, mieliśmy Manfinga, wchodzimy w fantastyczną czwórkę. Ja nie wiem, czy Dark Ages czy Brown Ages. <głos> 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 <Ta>. Ale kontynuuj. <noise> e, jedyna chyba rzecz z tej fantastycznej czwórki jest dobra, to chyba jest to pierwsze cameo st Stanali Jako Stanley. Jako znaczy Liston w halku, którymś. Jako listonosz i. A nie, tak, tutaj Listonos, już, a chyba w następnej w Fantasy czwórce się przedstawia jako Stanni i go nie chcą wpuścić. Mm, nie pamiętam dokładnie teraz. Ale on ale już pamiętam, wcześniej w X-Menach był, był chociażby. Tak jakoś tak. No więc y, tu zaczyna się epoka właśnie cameo Stanu Fli. No czy wiesz co, tutaj się chyba mylić, bo ja pamiętam, że już w X-Menach pierwszych był. Gdzieś tam na tym, na plaży był? i w Halku nawet się pojawił we, był. Ale Jak Hulk wychodzi był już ten później. polityk, polityk. Nie, mówię o tym Halku z lat 80. czy tam 90-70. On tam się pojawił gdzieś chyba na tym procesie sobie się. A ja w każdym razie pamiętam właśnie ten film jako taki pierwszy z tych, gdzie on się pojawił. Okej, okay, dobra, to pierwszy no, jako pierwszy. Dobra, next. Da. Eee... To może X-Men ostatni Bastion Nie. 2016. Next. <laughs> next. No to tu jest ciekawy. To ten jest ciekawy. Ghost Rider 2003. Zajebisty film. Eee... Nie. nie się z Zajebista. Najlepsza ekranizacja Hej, Ghost Ridera wszechczasów. Ej, dużo ich nie było. Ze no, wszystkich dwóch, zajebista najlepsza. Nie, sorry. Lepsza jego wersja jest niestety w czymś, co chyba wy nie uznacie, ale w agentach tarczy. W agentach eee, tarczy pojawia się. to jest się nowy Ghost Rider. Tak, ale pojawia się nie jako e, moto... Ale to dużo później, to już dużo później. Tak, ale jest to jego lepsza wersja i chyba niedługo będzie miał swój własny nie... serial. Nie. nie. Inna, zgodzę się, lepsza, nie. Te same imię. Po pierwsze, Johnny Blaze. Po drugie, ten Ghost Rider nie jest Ghost Riderem tak naprawdę. Tylko w komiksach jest wytłumaczone, że to jest dusza jego wujka, który jest demonem i przekazał część mocy, która udaje Ghost Ridera i potem się pojawia Johnny Blaze w komiksach, oryginalny Ghost Rider i tłumaczy, że sorry, ale nie jesteś Ghostsiderem, Ride Riderem, mały Meksykaninie. Ja jestem Ghost Riderem. Akurat ja Ghost Ridera komiksu nie czytam, więc z tego, tej historii nie znam. Najlepsza część było to, że miał samochód zajebistego Mustanga. Tak, ma. <laughs> miał. Potem mu zniszczyli w komiksach. Eee, ja, ja jestem na bieżącej i nadal nim jeździ. But, aktualnie jest częścią Avengersów, dosłownie jest Avengersem. <grym> I ma ten samochód, więc może go odzyskać. no jakiś. tak, bo potem kurde użył tych mocy, że... Zregenerował, czy coś takiego, już nie pamiętam dokładnie. Whatever. Magic Mambo Jumbo. Tak to czy to... Się jak... Komiksy. Nicola's Cage. <grym> Pasuje perfekcyjnie, kiedy ma CGI na sobie. Eee... wszystkie sceny z Ghost Riderem z tą czaszką, ściąganiem łańcucha, zakładaniem rękawic, obwijaniem łańcucha i tak dalej. Perfect glory. No dobra. To po przyznam. budynku, kiedy ten gościu zmywa tam szyby i tak dalej. Perfekcja. Tak, ale cztery sceny nie, nie sprawią ci, że film nagle staje się dobry. Mi się dobrze mam do blu-rayu. Ty go kupiłeś, czy u kogoś oglądałeś? Dostałem. A, dobra, to trochę wyjaśnię. Ale mam na Blu-rayu! Raz go widziałem, nie mógł więcej oglądać, więc... Jest na HBO Go teraz, więc może się i doświadczyć tej perfekcji absurdu. Weź, HBO Gold, jak to rację bytu straci jutro. Pojutrze, no. Więc... no, w sumie tak. Ale nie jest jeszcze Last Week Tonight with John Oliver, więc. No Parafrazując na... John Olivera. This station is fuck. Tak, <grywania> widziałem ten odcinek. <grywania> Zajewist. Najgorsze <grywania> jest to, że, wszyscy, że większość jego odcinków i tak jest na YouTubie za free. <grywania> nie odcinków, ale tych głównych momentów. Tak, ale to o tego o to chodzi. początku nie, nie ma. No, ale... ale tak czy siak. <grywania> Nissan, coś tam, coś tam. Cician. w Japonii, i Chichan został maskotką. Ja po prostu ubóstwiam John Olivera, naprawdę. Dobra, ale jest to chyba jest. chyba jedyny highlight mojego tygodnia w każdym tygodniu, że okej, okay, głupota mnie otacza, wszystko jest chujowe, ale jest John Oliver. Ale niestety nie należy do Marvela, więc trochę znowu zobaczyliśmy z tematem. Oj tam, oj tam, HBO, go whatever. No. Go Sider jest tam, na to John Oliver przy okazji się wpisuje. Ach, dobra. Taki żona Ale... Jemison wannabe <laughs> Nie, on jest wannabe ten, Bran. <laughs> Tylko że 40 lat do przodu. Trochę tak. No. Albo James Stewart Next Generation. Ta. Dobra. E, co by nie było po Ghost Riderze? Patrzymy dalej. Spider-Man 3 niestety. Czy chcemy o tym Zmarnowany potencjał Venoma? Cioj, żeby Cioj, tu tylko. To jest właśnie ingerencja studia, które chciało wszystko i nic zarazem. Tak. Za dużo jest wszystkiego. Chociaż dzięki temu mamy tą memową scenę, kiedy Peter Parker myśli, że jest fajny. Tak i tańczy na przestrzeni. Tak. Widzieliście może wersję, jak nie, to znajdźcie sobie. Wersję tej sceny bez muzyki. <laughs> Powiedzmy, że staje się nagle bardzo. Em... Creepy, bo dodane jest tylko sobie, jak idzie, sobie klaszcze, coś tam robi, jakieś tam dźwięki. to jest... Czyli jakby to rzeczywistość się wyglądało? Tak, oh, tak idzie człowiek chory psychicznie. <laughs> Czyli tak trochę jak w ostatnich Avengers, tak w tym końcu gry, kiedy War Machine i ta Nebula przenoszą się do początku Strażników Aj tak! Jest tak. <laughs> fucking idiot! Jep! <laughs> Dokładnie to. Nigdy zla! <laughs> no cóż, tak, więc naprawdę dużo o tym filmie nie ma co wspominać. Dobra. To został jeszcze ostatni i wchodzimy do samego hmm. Mięska. Crazy Fantastyczna czwórka na rodziny, srebrnego serca. 2000. Kolejna postać eee. zmarnowana i zablokowana przez studio, czyli Galactus. Tak, który stał się wielką, kłębiącą się kupą nie wiadomo czego. Ty, a może to nie był Galactus, tylko to był jego ten bąk puszczony, który przez galaktykę się poruszał. <laughs> Silent but deadly will destroy the planet. No, It will to... eat you up! No bo jak to inaczej wytłumaczyć? Ale... <laughs> Ale to była taka faza, że wszyscy, co robili te filmy w danym momencie, czy Green Lantern, czy właśnie Fatal Smash tak dalej. To była taka faza, że każdy jakiś badgaj był wielką kulą kłębiącego się, nie wiadomo, dymu, gazu, cokolwiek. I się śmiałem, że. O, kurwa, odnaleźli opcję partikli w programach 3D. Ty, a może ktoś wtedy napisał właśnie jakiś taki soft do generowania tego i to było strasznie trendy w Hollywood i każdy chciał mieć to, Albo tanie. Albo wszyscy kupili. Kurwa, musimy coś z tym zrobić. Tak. Trupy Galactusa na farta. Te I nic poza tym w tym filmie nie można pozytywnego powiedzieć. No, ostatni. Nie no, zabawne było Kameru. to, jak Dum przejął deskę surfera, i nic z tym nie zrobili. No i Jessica Alba udająca gejszę w japońskim weselu. Tak. Zupełnie z dupy. Tak. Więc. Uh. Spójrzmy zasłonę milczenia na fantastyczną czwórkę narodzinę zdrowego surfera. Przejdźmy do tego dobrego. Paniszera, Warzone. Strefa wojny. Best Panisher movie ever. To to będziesz musiał opowiadać, bo ja akurat tego filmu nie widziałem. Myślałem, że go widziałem, a po zjawisku się okazało, że to jest inny film. I thought I'd seen it, but I was wrong. Ja myślałem, że pierwszy ten Panisher. Sorry, nie, Panisher z 2000, ten wcześniejszy, co omawialiśmy. Ee, z Johnem Travolta? Nie, tak, z Johnem Travolta. Myślałem, że to jest Warzone. I nie, dopiero. Warzone... No. To było pod szyldem Marvel Knights. I to było zanim jeszcze MCU powstało jako powstało. Bo to było jeszcze w tym momencie, kiedy chcieli robić filmy niezależnie, poza studiem. Ale nie wiedzieli co z tym zrobić, więc pierwszym i ostatnim eksperymentem był Punisher Warzone. Który miał zajebistego Punishera. Miał micro, miał przemoc. Bo nie było pg 14 tylko była krew i przemoc. Absurdalna klatka ja i że Nawet było tego aż za dużo. Ale była. I co najważniejsze, wzięli z komiksu Warzone to, co jest najważniejsze, czyli design Franka Castle, czyli takiego Balki Gaja z kamizelką, ze wszystkim takim strojem wojskowym mega, że okej, okay, jestem w stanie zrozumieć, że ten gość jest w stanie przyjąć tyle pocisków na klatę, no bo nie biega w spandeksie i tak dalej i pedalski białych Nażelowane włosy, zaczesane do tyłu. To też było w komiksach. No właśnie, dlatego do tego piję. I co najważniejsze, ten film był tak zajebiście głupi, że jest zajebiście fajny. Wszystko w tym filmie jest zajebiste. Po prostu bezsensowna przemoc, kręcenie się na żyrandolu i strzelanie do gości... Rozbijanie wszystkiego po kolei, zabijanie wszystkiego na końcu, kurwa ekranu i tak dalej. Strzelanie z rakiety w gościach, który robi parkour po dachach. Wszystko jest w tym filmie. Właśnie to zwisanie z żerandolu i strzelanie to przypadkiem nie jest jakieś nawiązanie do świętych z Bostonu? Tam jest strasznie dużo nawiązań. Eee, zachęcasz. I wkładanie ołówka w nos po to, żeby sobie przestawić kostkę w nosie, bo przywalił jednemu gościowi sobie przegrodę zniszczył. Perfect Warzone. Bo po prostu to jest film, który jest strasznie doceniony, ale naprawdę zasługuje na to, żeby go obejrzeć. Jest perfekcyjny. To jest dokładnie tak, jakby ktoś wziął komiks i powiedział... O kurwa, ale to jest przemocy dużo. Okej, okay, zróbmy to. Tylko, I zrobili że... to. Tak, tylko że dosłownie słowo przemoc i w zazwyczaj idzie w parze, więc... <śmówienie> ale właśnie to przemocy... chodzi, że tutaj w żaden sposób się nie ograniczali. Owszem, te efekty krwi, CGI i tak dalej, no wiadomo, że są to klejone, tak? Ale jeżeli jesteś fanem Punishera, jesteś fanem tej postaci jako takiej, w tej czy innej formie, oglądasz ten film i masz takiego... Banana, po prostu banana na mordzie poza tymi momentami, kiedy jest fabuła niestety, no bo coś trzeba wypchać tymczasem i tak dalej, a burzet nie jest z gumy. Ale ogólnie pierwszy akt, potem końcowa scena i tam kilka pobocznych przy okazji. Czysta fascynacyjna po prostu morgia. Mm, mm, Przemoc. Mm. I jest Micro, który jest gruby. Jest Micro, który jest gruby. A Frank Castle nie jest kurwa pieprzonym mięczakiem, który chodzi i się smusi przez cały film Patrz Netflix. Więc ogólnie pani Shelordzom polecam. Zachęcam. 9 się. na 10. Dariusz te pasturczek poleca na zawsze na śniadanie. Pani strefa wojny. Do obiadu także. Tylko nie jedźcie kulek mięsnych. Dobra, no to możemy już chyba zacząć omawiać e, filmy z MCU, bo w rok 2008 to nie tylko strefa wojny, tylko również e, pierwsza Iron Man się pojawia, również niesamowity Hulk. No i zacznijmy właśnie od narodziny legendy, narodziny króla właśnie tego MCU, czyli Tonego Starka. Czy lepiej, żeby się ciebie bali, czy żeby ciebie respektowali? Czy tak trudno prosić o jedno i drugie? To scena z filmu. Z pierwszego Iron Mana, kiedy jest prezentacja tej broni nowej, co wymyślił i tak dalej. <laughs> A, to wtedy... A, tak. E, a. Dobra, nie, pa, nie pamiętamy aż tak dobrze. Ja ten film oglądałem bardzo dużo razy, naprawdę. Mi dwa wystarczyły. Mi nie. Ale dobra, dobra, no to ty jesteś specjalistą, ty jesteś jedynym człowiekiem z nas wszystkich, który posiada Ironmana w swoim pokoju. <grym> i to, i rozmię, ja to jestem Ironmanem, zamiast... kurwa! <grym 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 no, Tony to też dużo pije, ale bez przesady. I też mam w sumie problemy ze zdrowiem. Czyli ten zaszczyt i o, wprowadź geniusz nas do Playboy seksualista. Dziękuję, żegnam. Jestem polski, Air... jaki kraj taki Iron Man, no. No właśnie. I jeszcze takie informacje dla, dla naszych słuchaczy. Teraz będziemy bardziej skupiać się na różnicach między filmami a e, komiksami. E, oczywiście będziemy troszeczkę nawiązywać do fabuły, ale główny nacisk chcemy w tej części właśnie postawić właśnie na różnicę Między komiksami a filmami. Z ciekawych rzeczy, w ogóle sam fakt, że zrobili Iron Man'a, to jest dość nietypowe, bo e, jeżeli ja dobrze pamiętam, Iron Man zawsze był, przynajmniej jeżeli chodzi o Avengersów, takim po prostu kolesiem dodatkowym. On nie był. Przed Tak, on nie, on nie był za bardzo na tym pierwszym był planie. Był takim hołkajem MCU. E, on dostarczał im ich lokacje, dostarczał im kasę, ale rzeczywiście mi się zdaje, że ten film i może kilka komiksów wcześniej, które były przed nim, zaczęły go tak promować na taką większą postać. Ekstremizm dużo mocno zmieniło. E... I wojna zbroi też dużo zmieniła. Jeżeli chodzi o postać. E... Wojna bohaterów była przed czy po? Bo nie pamiętam rocznika. E... Ale mówisz Komiksowa. o komiksie czy o filmie. Komiksowa. E... Mówisz o tym... Civil War? Tak, Civil War, dokładnie. Po. Była po, a nie przed? Po. Aha, bo mi się zdaje właśnie, że w Civil War zaczął tak mocno promować e, właśnie Ironmana dopiero. Czy znaczy to było tak, że oni wykorzystali w filmie dużo elementów z komiksu, które już były wiadome, że będą, bo to, że on się przedstawił, że on jest Ironmanem i tak dalej, to już było dużo wcześniej, tylko, że w komiksach Civil War, to chyba w pierwszym albo drugim trzecim, już nie pamiętam dokładnie, było, że Petera Parkera wystawił na podium i hej, ja jestem Spidermanem bo chodziło o ten cały akt, żeby mm. udowodnić kto jest bohaterem, kto nie i ta rejestracja cała i tak dalej. Więc to było tak luźno powiązane, ale nie aż tak mocno jakby się mogło wydawać. Bo bo tam jeszcze było drugie Civil War i trzecie Civil War i Oje, albo, nie, mm. Za dużo jest tych kurde komiksów i crossoverów typu X-Men versus Avengers, które jest a, taki battle royale bo tak. Tak, Często jest to spowodowane przez najgłupsze powody, tylko po to, żeby się ludzie ze sobą klepali nawzajem. Dokładnie. Taka Ech, bijatyka, tylko no. w wersji rysowanej. Dobra. Ironmana my znamy jako postać właśnie w tym srebrno-żółto-czerwonym wdzianku, ale Iron pierwotny był zupełnie inny. On nie przypominał tego Ironmana. Mówimy o tym komiksie, o którym Nie, przypominał Ironmana, bo pierwszy kostium to był oryginalny kostium, który był w latach 60 i tak dalej. Czerwono-żółty kostium był później. Pierwotnie Iron Man chodził w tym takim metalowym, po prostu w dzianku. Tak, wiesz, to no, ten oryginalny pierwszy, to mi przypominał ten, który Tony Stark skonstruował sam właśnie w tej jaskini. To bardzo tak, to, To jest prototyp, trzeci albo tylko... czwarty Origin Story, który był przeniesiony na ekrany filmów. Bo Origin Story Tony'ego Starka miał pewne elementy stałe, ale często się coś zmieniało. Czy to film animowanym czy w komiksie, ale no tak, ogólnie to, zawsze zaczęło się tej z z broni. I zawsze, że a, tu jest problem, to coś musi zbudować, i tak dalej, jada, 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 jada. Long story short, najlepsze origin story ze wszystkich MCU, moim zdaniem. Tempo filmu jest fantastyczne, dowiadujemy się, jaka jest postać, dowiadujemy się, jakie ma wady, zalety, i tak dalej. Mamy przebudowę tego, czym było na początku, potem o co chodziło, i jak ta postać ewoluuje aż do samego końca i paradoksalnie ewolucją postaci są też ewolucje jego zbroi. I praktycznie od początku do końca ten film jest konsekwentny, ma własne tempo i od razu wiemy o co chodzi z tą postacią a nie na zasadzie, że mamy origin story przez pierwszą godzinę po czym chlastu, chlastu, prastu i koniec filmu. No niestety z wad ja bym powiedział główny gó zły jest Dość. Ale to jest problem każdego filmu z Marvela, że tak, tu bad się... po prostu nie mają pomysłów, plus głównym badgajem Ironmana zawsze był Mandarin, czyli człowiek, który praktycznie, po pierwsze, jest stereotypem azjatyckim, po drugie, ma magiczne pierścienie, które są technologią kosmiczną, ale w sumie są magią i smok. I... Więc jak chcesz w pierwszym filmie, który jest umiejscowiony w jakiejś tam rzeczywistości. Wprowadzić gościa z magicznymi pierścieniami i smoka. Albo smoka. Więc co, sądzę, że mogliby to zrobić, biorąc pod uwagę, że rok później, czy tam dwa lata później mamy Tora, więc. Mogliby. Tor był też bardzo mocno przeziemiony. Ale jedna magia. Ale tak. nie aż bardzo. Właśnie. Może nie chcieli właśnie przegnieć Właśnie początkiem. tutaj, skoro jesteśmy przy magii. E, ważna rzecz, co ten film wprowadza, chyba kolejne to potwierdziły. Technicznie w tym świecie, MCU, w odróżnieniu od komiksów, coś takiego jak magia nie istnieje. Do doktora Strange'a. Właśnie nie do końca, ponieważ było tam powiedziane w tym filmie, że technicznie magia jest to technologia, której nie rozumieją. Że, że nadal ma to, że Siepa... wy to nazywacie magią, my to nazywamy technologią, u nas to jest jedno i to samo. Tak, ale mi się zdaje, że dalej to tak sugeruje, że to nie jest do końca magia, tylko to jest po prostu manipulacje. Każda technologia, tak. która jest bardziej niezrozumiana niż to, co jesteś w stanie pojąć, może być odbrana jako magia, ice tak i tak dalej. Tak, yy, Tylko, że i... Tutaj to jest bardzo zaciągane mocno. Ale ma mówisz, to... że nie ma magii, a potem... Okej, okay, czyli magiczny kamień, który cofa czas i tak dalej. E, Okej, okay. mamy magiczne kamienie, które nie wiadomo co robią, ale robią, bo są mega potężne. E, Okej, okay. mamy gościa, który jest Bogiem, ale nie jest Bogiem, bo jest kosmitą. Ale w sumie... Jak to działa? No, nie wiadomo, no, to jest technologia, ale jaka technologia? Znaczy, tak, oczywiście. No, Zagłębiają się zbyt głęboko, będzie to typu magia, ale że tak powiem, było to jakby tak, właśnie podkreślone, mi się zdaje. Czy oni się, to... się ślizgają po tym temacie tak, żeby to nie było aż tak głupie do momentu, kiedy już wiadomo, że nobody fucking cares, tak? Właśnie, doktor Strange. Może w sumie tak, może w sumie racja, nie? Ale tak chciałem tylko nawiązać, że to nie, może no, być to różnica. To rozumiem, no. Bo w komisji dodatkowo e, też w tym świecie MCU nie mamy mutantów. E, w więc... tym świecie. No oficjalnie. Tak. No, wiadomo, oficjalnie. To, to się wiązało, wiadomo z, z tym, że x nie należy do Foxa. Tak. E, więc dlatego on jest, miał być taki mocno przeziemiony przez to. Znaczy, ja podejrzewam, że bardziej kwestia przeziemności tego filmu polega na tym, żeby to było na zasadzie: przychodzisz i nie wiesz o co się chodzi, nie wiesz o co się dzieje, tak? To było bardziej przeziemne, że nasz człowiek, który stworzył technologię, okej, okay, dobra. I dopiero od tego filmu, który też nie był pewny tak naprawdę, zaczęło się wszystko inne. Mm -hmm. Więc to był taki delikatny eksperyment, który tak wybuch, że był zajebisty, że druga część niestety no, była jaka była, czyli na szybko zrobiona. Tak, nie spodziewał się tego nikt, że Dokładnie. uda się Iron Man. Nawet hiszpańska to... inwiktyzacja. Tak, dosłownie, więc to zaskoczenie było dla wszystkich razem i z twórcami. Dokładnie. Ja mam pytanie do was odnośnie właśnie Iron Bo. Yy, w sumie nie do końca wiadomo, czy Iron Man miał być po prostu takim jednorazowym strzałem i ewentualnie jak się nie uda, to, yy, to kończymy. Czy po prostu już od razu planowali, że może będzie to jakiś większym uniwersum właśnie, które zwieńczeniem jakby tej pierwszej. Może nie nawet nie pierwszej fazy, ale po prostu pewnego etapu będą właśnie pierwsi Avengersi. Oficjalna wersja jest taka, że to było planowane, a w praktyce. No, też nie też tak podejrzewam, jestem w że oni planowali, tylko że tak. Znaczy tak, ten producent, on jest Kevin Fe Ferage? Faiji. Tak? O, właśnie tak. E, mi się zdaje, że on miał taki plan, e, żeby zrobić tą całą serię przez... Tylko nie do końca był pewny czy to Tak, ale jakimś cudem udało mu się przekonać, żeby zrobić Ironmana, Halka, więc... Ale Hulk był przypadkiem. W sumie cztery, właśnie... W był jeszcze ha jako Universal i ta scena na samym końcu z The Starkiem i Rosem. To była dokręcona na ostatnią chwilę, tak naprawdę, po tym, jak Iron Man wybuchł. A, widzisz to. To były dwa filmy, które były robione w podobnym czasie, ale zupełnie niezależnie. Tak samo jak Thor. Thor był robiony na zasadzie takiej, że dobra, mamy Iron Man'a, robimy Tora i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mhm. Ale wiecie co, pamiętajcie, że pod koniec pierwszego Ironmana pojawia się Nick ten Fury. Y, Nick Fury, który proponuje, że tworzy Avengersów, więc chyba oni jednak myśleli w dalszej perspektywie coś może. Okej, okay, nie mieli pewności, że to zażre i no, liczyli na to, że się uda. No trafiło się akurat dobrze. No udało dobrze. Im się, no. Ale, mnie, i, mm -hmm. Ale mnie jedna rzecz zastanawia. Dlaczego wybrano Ironmana na rozpoczęcie właśnie tej y, serii, bo... W Polsce wiadomo, Iron Man nie był specjalnie znany. W, Stan w Stanach to jest taka bardzo kultowa postać. Na przykład dużo lepiej byłoby, gdyby na przykład, nie wiem, wybrali... Cena. Nie wiem. Eee, ten Ogo? film był tani po prostu w produkcji. A czy ja wiem, Iron Man właśnie wyglądał na największą tani ilość w produkcji efektów specjalnych. Z tego względu, że CGI było już w miarę na tym poziomie. Industrial Magic ubóstwiało Iron Mana. I robili to prawie, że po kosztach w cudzysłowiu. A wszystkie inne postacie, które mieli dobrze znane, czyli Spider-Man, X-Men i tak dalej, były w innych markach i innych studiach, więc ogólnie rzecz biorąc mieli do wyboru Iron-Mana, Kapitana Amerykę i kilka jeszcze innych postaci, które po prostu nobody fucking cares tak na dłuższą metę. I Iron był najtańszym wyborem. Yy, nie mógł mogła być taktyczna, bo to jest tak, jeżeli wzięliby Kapitana Amerykę na pierwszy film i by się im nie udał, no to nawet... Są w dupie. Tak, są w dupie. Ee, Halka już był i jest robiony przez inne studio. Thor tak samo. Thor jest chyba najmniej z tej całej trójki, mi się zdaje, znany. No nie wiem. No u nas na pewno. No szczerze przed pierwszym Torem, to tak nie wiem, czy ktokolwiek o nim w ogóle słyszał, albo był świadomy. Ja tak. słyszałem. No, ja go lubiłem nawet. Dobra, my nie mówimy mm -hmm. o sobie, Ale bo poprawkę na to, że te poza tymi wszystkimi filmami fabularnymi... To jeszcze oglądałem całą masę kreskówek. takich tych animacji, które były na DVD, na Blu-rayach i tak dalej. Był animowany. był bardzo Iron Man. mocno promowany we Pozarum z Iron Manem i tak dalej. Więc można powiedzieć, że oni mieli takie podwaliny, że testowali na animacjach na młodszej, powiedzmy, publicy, albo tych takich, no powiedzmy, dziadkach jak ja, że kurde, dalej lubimy te komiksy i lubimy animacje, więc będziemy to oglądać. I paradoksalnie, na przykład, doktor został animowany, który wyszedł. Parę ładnych lat, zanim powstał Doctor Strange, kurde, z Cumberbatchem drewnem jestem. Mm. To był lepszy pod każdym względem niż Doctor Strange, jestem drewnem Cumberbatch. Mm. Jest to jednak mała poprawka. Może jednak Iron Man, dlatego że był popularny w komiksach. przed chwilą sprawdziłem. E, w Civil War był 2006-2007, więc przed Iron Manem filmem. Więc to też mogła Ale być taka... Ale ja mówiłem o tym drugim Civil War już. Nie, nie, ja mówię o tym, co było właśnie... A, tym pierwszym, pierwszym. Dobra, pierwszym okay, Kapitan Ameryka kontra Iron Man technicznie, co był. I... że już tyle tych crossoverów i tych tak. historiarków było, że człowiek się gubi. Tak, więc sądzę, że to też mogła być ta kwestia. Rzeczywiście, nadal miałeś albo Kapitana Amerykę, no to nie chcesz go na razie ruszać, bo nie wiesz, co z nim zrobić, jak go zrobić i ma rzeczywiście drugą postać, ostatnio popularną Iron Man, właśnie z tego crossovera, przynajmniej wśród w świecie komiksowym, więc na podstawie jego robisz film. No i w sumie to chyba był strzał w dziesiątkę. Tak, strzał w dziesiątkę robiony na ślepo. Wielkie dzieła często powstają przypadkiem. Tak. E, tak samo jak Laska jest podobno jedna kobita, która do tych wszystkich filmów prowadzi casting. Poza Halkiem pierwszym. I o, jej w sumie możemy. Tak, jej możemy w sumie. E, ona powoduje to, że właśnie wszystkie te postacie są tak dobrze dobrane, bo to jednak ona decydowała o tym, kto kim będzie. Więc. Więc ona nam w sumie dała właśnie Roberta Downey Jr. jako Ironmana. E, z Fury mi jest kapka inna historia. Nie wiem, czy ona jest prawdziwa, czy nie, ale jest dość ciekawa, więc za chwilę przytoczę. No, nie, to proszę bardzo. E, więc to jest tak. Nick Fury jest grany przez Samuela L. Jacksona z tego powodu, że Nick Fury w tym świecie Ultimate był rysowany jako Samuel L. Jackson. E, I podobno było z takiego, że właśnie oni Marvel dostał tam kilka lat wcześniej pozwolenie na rysowanie, właśnie Nika Fury'ego jako Samuela L. Jacksona, pod warunkiem, że jeżeli będzie robiony film, to Samuel L. Jackson będzie mógł grać tą postać. To czy rozumiem od samego Samuel L. Jacksona do samego takie nie, nie jestem pewien, czy to było tak, że oni do niego się odzywali, czy on do nich, więc to, to powiedzmy, że to jest taka ala legenda. Ale rzeczywiście postać w tym mm -hmm. świecie Ultimate, wygląda jak Samuel L. Jackson. Dosłownie kapka w kapkę. Więc to, to raczej tam nie można powiedzieć, że był to przypadek. Bo jest to za blisko. Ogółem zmiana właśnie samu tego Samuela. <laughs> Nika Fiurego właśnie z białego człowieka na Może na To właśnie było bardziej podyktowane tym, że właśnie teraz poprawność polityczna, że musimy mieć w każdym dziele pop kultury, musimy mieć czarnego, żółtego, geja i tak dalej. Czy po prostu bardziej to było miłość w właśnie W Samuela? kiedy kastujesz Samuela L. Jacksona, nikt nie będzie raczej się ci wypytał, jaką postać gra. <laughs> to jest jednak e, aktor z charyzmą i. No tak, ale mamy wiesz, 50 lat dziedzictwa Nika Fiurego, który jest białasem z podciwiałymi włosami. Ale to jest... Kwestia tego, że oni wzięli postać Samuela po to, bo w uniwersum komiksowym, czyli Ultimate, Nick Fury jest czarny i w jednym z komiksów był żarcik, że postacie z różnych tam powiedzmy, zespołów gadają. Są, A co by było, gdybyś tam mógł zagrać w jakimś filmie i tak, kogo byś chciał, żeby grał ciebie, nie? I tak Samuel Jackson. Taki żarcik był, i potem mm -hmm. właśnie. Samuel Jackson coś tam miał pretensje podobno, że. O, mój likeness i tak dalej. A potem czyta ten komiks tak. hej, hej, ej, ej, dobra, dobra. Cofnij prawników, weź ich na smycz, bo, bo może będę miał robotę. A, czyli, że co, coś w tym jest. <laughs> No, w każdym no razie. Wiesz, jako, ręka że... rękę myje no. i wszystko się układa w daną całość w danym momencie. Mm. A ja też sądzę, dlaczego ten Nick Fury został zmieniony w tym świecie Ultimate. Sądzę, że dużego powodu nie było. Może po prostu chcieli zrobić, żeby postać była jakaś inna, bardziej, rozpo... bardziej rozpoznawalna albo bardzo, bardziej indywidualna. Bo szczerze, poprzedni Nick Fury, biały, z troszeczkę jest za bardzo podobny do Fra... tego Richarda z Fantastycznej Czwórki. No, bo też mam taką siwizę na włosach tak. i tak dalej. dosłownie różnica jest tylko przepaska na oko. I mięśnie. I mięśnie. Więc y, może dlatego, że kiedy robili to uniwersum Ultimate, y, które miało być właśnie jakby świeżym startem dla ludzi, którzy nie znają się na komiksach i nie chcą poznawać tej 60-letniej historii. Czy tam 50... Nie musisz czytać Wikipedii przez dwa tygodnie, żeby wiedzieć o co tak. chodzi w odcinku 258. Tak, tak. więc dostajesz świeżą i pół. postać. Nazywają go Nika Fury. Wygląda inaczej niż wszyscy inni, nie ma z tym problemu. Ale też zrobimy mu inny Origin Story, bo w sumie w Ultimate nick Fury ma jakieś tam główniane serum Kapitan Ameryki i tak dalej. Tego jest taki, no powiedzmy, cały czas tak samo wyglądający i tak dalej. Nie ma mega super mocy, ale tam się regeneruje, ale nie do końca. Jada, jada, jada. takie... No są niuanse, które się różnią mocno. <grym> czy możemy nie mówić za dużo o tym uniwersum Ultimate, które. Możemy. Nie było zbyt dobre. <grym> no, jedyne co było dobre w uniwersum Ultimate, to Miles Morales i kilka pomysłów, które dzięki Bogu przetrwały ten reset cały komiksów. Tak, więc. Ale z drugiej strony nie wiem, czy to był dobry pomysł tak naprawdę. No, zresztą widać, skoro go usunęli całego, to, to nie był. Eee, tak, więc no właśnie za dużo na Ironmanie siedzimy, może eee, halka skoczymy? Mhm. Tak, nie, ale no. jeszcze mam jedno pytanie ten E, bo tam się po raz pierwszy pojawia Pops e, e, jako za właśnie e, Paper właśnie pops. jako tego, miłość tego danego Harka e, Tak, tak, tak. I mnie zastanawia też ten, e, bo geneza jakby tej postaci jest troszeczkę zupełnie inna niż w komiksach. Znaczy, nie do końca, bo wiadomo, ostatecznie to się kończy tym, że. To zależy od komiksów. Nie mówię o tym najbardziej tym, znanym, najbardziej pierwszym e, pojawieniu się tej postaci, bo ona pierwsza. w firmach tam się w chyba pierwszy, o ile mi pamięć nie mieli, Iron Man nie pojawia się postać happiego, chyba dopiero w drugim się pojawia. John Favreau gra we wszystkich Harry'ego Menach Hapiego. Tak. No właśnie. Tylko nie pamiętam, czy on był właśnie w tym pierwszym filmie, czy nie. I Happy tak naprawdę, w tej postaci, jest tutaj postacią taką mocno na uboczu, a on przecież był mężem pops w komiksach. Przynajmniej w tych pierwszych. To zależy od komiksów, tak jak mówiłem. Jest to relacje małżeńskie w komiksie zbyt długo nie przetrwają w żadnym wypadku. Może. Poza tym, jak już chcesz kurde, na... gadać o relacjach małżeńskich, to wiesz poprawkę na to, że. Szychok ruchała się z każdym Avengersem. W międzyczasie ktoś miał z gimś dziecko. Ktoś, kurde, kogoś nie miał za dziecko. Ktoś z nim był hajtniętym, ale to była postać z uniwersum albo innej rzeczywistości i tak dalej. Long story short, jedyne małżeństwo, które w komiksach przetrwało to jest fantastyczna czwórka. Dziękuję, koniec tematu. No. I też nie do końca. Tak, mieli chyba. Bo mieli rozwody. rozwody. Ale przynajmniej dzieci, więc powiedzmy, że to jest jedyne małżeństwo, które chyba tak. Ale permanentnie Fazy dzieci. rozwodowe i tak dalej. Tak no. jak jedyną parą, która od początku do końca, nie niecząc spider Spidermana, który został zresetowany, to tylko fantastyczna czwórka ma ten związek małżeński, czy tam ogólnie. Stały związek, tak naprawdę. A jeżeli chodzi o puszczalstwo, to jak she Hulk ma tyle, to z drugiej strony w DC e, Robin tak samo ze wszystkimi bohaterkami sypia. Oryginalny Robin. Z tymi młodszymi. E, niekoniecznie. Black Canary, e, Black Canary chyba dużo młodsza od niego nie jest. Nie, nie, mi chodziło o młodszymi w sensie, że nie Wonder Woman, tylko Wonder Girl i tym podobnie. A tak, no, no on lubi sobie. Czyli nad Woman. Bad girl. <laughs> Lubię te młodsze. Mam 30 lat, nie szkodzi mi aż girl w pseudonimie. <laughs> tak, więc to to, to cierpią na to obydwa wydawnictwa. No, musiałem o tym wspomnieć, właśnie jaka taka ciekawostka się właśnie Happygo i e, Pepper. No dobra, przechodzimy do tego Halka. Ech, poza tym, że nawet główny bohater się nie ostał. Dzisiaj poroz... było ok, była taka sobie, otwarte zakończenie zupełnie niewykorzystane. Tak, więc... I abominacja, która jest abominacją dla... Abom... Tak. Abom... Abomination, tak? Piece of shit na ekranie po tak. prostu, no. Nie jesteś w stanie w niektórych ujęciach odróżnić kto kogo klepie. To <grym> <grym> genialny zgodnić, pomysł, żeby jedna postać i druga postać miała ciemne kolory... I napieprzali się podczas nocy. Która I kontury, tak, same. W filmach oświetlona tak, że nic nie wiecie, tak mówi, właśnie, kontury. O! This big guy is clubbering this other big guy, but which big guy is it? Uh, nobody cares, let's see. When the first one drops. Tak. A ile było właśnie tego originu tej postaci w niesamowitym halku, takiego jakie znamy właśnie z komiksów czy nawet serialu animowanego z lat 80. Halka nie było Originy ogólnie, tylko była taka pseudoretrospekcja. Ja już nawet nie pamiętam tak dawno temu to oglądałem. Nie chcę mi się nawet do tego wracać. Nie, no, było parę tam takich ujęć na zasadzie flashback i tym podobne. No, ale tak nawet, próbuję sobie przypomnieć, nawet chyba Nolan North był średnio dopasowany jako rola Bruce'a Bannera. Znaczy on Banera. w ogóle podobno nie chciał, żeby było CGI, tylko żeby on był tym Halkiem w jakiś dziwny sposób. Nie jestem w stanie zrozumieć z tych wywiadów. Co miał na myśli, i tak dalej, jak czytałem. I oto też między innymi poszło to, że potem zrobili recasting na Halka do Ruffalo. Bo był tańszy i mniej rzucający się po prostu. Popierdliwy. No, mniej rzucający się. Popierdliwy, no. wkurwiający, whatever. Tak. Nie aktorzył, nie pieniakował. Dosłownie nie wiem, czy z tego filmu cokolwiek się ostało. Jak, eee... Jakikolwiek element. Z tego filmu? Znaczy, no, Nic. chyba... Może generalnie się ta scena z, ze strzałem, która była na DVD jako bonus, że tam w pierwszych Avengers Hulk, znaczy Hulk, Bruce Banner mówi, że chciał sobie strzelić w głowę i ten drugi gościu wypluł tą kulę I to jest jedna z tych scen, która nie trafiła do filmu, ale była na Blu-rayu i na DVD jako po prostu wycięte sceny. Jako bonus. Aha. No ale to po prostu miejmy, że to ma Więc... być coś, co, co, co... chyba coś tylko tyle zostało. Między... Czy to tak naprawdę to był taki projekt, nie wiem, poboczny, bo to Marvel bezpośrednio... To był się Iron robił, Man, który nie było... wypalił. Mhm. Ale to czekajcie, bo to robił Marvel bezpośrednio, czy to po prostu ktoś robił w tym samym czasie, jakoś się dogadali? To było Universal na licencji Marvela w połączeniu z Marvelem, dlatego była ta scena z Tony Starkiem mhm. na końcu i Rosem. Hmm, czyli to takie... Ale to był tak zwany na ostatni zasadzie, okay, strzał, oni mają prawa, zróbmy coś. Kiedy jak nie wypali finansowo, to oddajecie nam prawo. <laughs> tak. Jeżeli ten film miałby status na Facebooku z Marvelem, to byłoby It's Complicated. Dokładnie. <laughs> no to co, lecimy dalej. No. No, lecimy. to jeszcze z kronikastowego yes, e, się. obowiązku powiem, że po drodze był X-Men Geneza Wolverine z Możemy pominąć milczeniem ten film. No to, Geneza de chcemy się podniecać, jak fajnie było obejrzeć sobie wersję na torrentach z nieskończonymi efektami, która była lepsza niż skończona wersja w kinie. O, nawet nie wiedziałem o tym. Miała lepsze sceny. No, dobra. Iron Man Iron Man 2, y, 2010, to tu się pojawia e, po raz pierwszy Czarna Wdowa oraz War Machine. I Justin Hammer. Drugi główny badgaj po Mandarynie. Tak. E, z Iron Man'a próbują tutaj realizować przynajmniej w jakiś sposób dość słynną, niesłynną historię Iron Man'a. E, to było Demon w butelce? Demon in the Battle, kiedy miał alkoholizm, ale tutaj poszły w kierunku, że ma zatrucie Ark Reaktor. Tak, um, więc. Walt Whitman jest zły. Ta. Nie śpiewam. Ja tam nie narzekam. Te, jak to Elon Musk <grym> występuje. <grym> Jeśli dobrze pamiętam, na imprezie gdzieś tam. Um, no, niestety, film niezbyt dobry. Widać, że było robiony za szybko, jako reakcja bardziej, a nie jako plan. Ale są trzy rzeczy, które są fantastyczne w tym filmie. Pierwsze. Zbroja walizce, czyli nawiązanie do stroju animowanego. Tak, to świetnie zrobione. Druga rzecz, War Machine, geneza i powstanie. I trzecia rzecz, czyli pokazanie, jak faktycznie Iron Man radzi sobie w akcji w porównaniu z War Machine, który po prostu jest no, bez obrazu typowym trepem. No, Cze to w tym jeszcze chyba tu na początku miał ten grali ACDC? Tak, to jest pierwszy film, w którym ACDC wróciło do łaski. Tak, dobry soundtrack z tego, co pamiętam właśnie był. Zajebisty, cały czas mam na płycie. No, e, chyba. jeszcze... I ten drugi ze zwykłą muzyką, także. No. Więc e, to akurat coś co e, W scenie końcowej, jeżeli dobrze pamiętam, się pojawił Motora w dodatku. E, w tych w napisach końcowych chyba. Kto się pojawił? E, Motora, e, że wylądował na... Tak, pustyni... tak, to było już właśnie na zasadzie, kiedy już robili tak. Tora i dorzucili jako. Extended cut, że takie. A, oh, next movie, coming soon. Tak, please więc, go, please go. Więc o ile powiedzmy w pierwszym Iron Manie ten scena z Nikiem Fiorym była jako easter egg, to tutaj już zaczynało się robić, że po tak powiem, poważnie. Skoro. tu już zaczynali mieć plan. Tak. To, tu widać było, że coś się dzieje. No, bo. We got this shit, let's do it. <laughs> tak. Chociaż szczerze, po Iron Manie dwójce, tak. Mm... Trochę zwątpiłeś. No to... Najgorszy Iron Man. <laughs> Za to wszystkich. była trójka. Nie, dwójka mi się zdaje, że jest trójka. gorsza. Trójka. Można się kłócić. <laughs> trójka, bo nie można zdać filmu Iron Man, kiedy nie ma Iron Mana w tym filmie. Przepraszam. Nawet one jest się śmiało. Tony Stark is regular man. <laughs> w sumie tak. E, no, ale no dobra, może tak, ale no niestety to nie był zbyt dobry. Jeden na pewno z tych ze słabszych ze wszystkich chyba MCU. Lepszy niż Thor The Dark World tak. lepszy niż Doctor Strange. Nie. Lepszy niż Black Panther i wiele innych, więc. Nie, na to naprawdę... będziemy się szkucili, ale to sądzę, okej. Okay. Będzie, będzie bardzo blisko no, dołu listy filmów o, o tych o, MCU. Spoko. Jeżeli chodzi o listę właśnie, jakby popularności filmów, to ja później pod koniec już w naszej rozmowy będę miał taką małą listę. Porównamy, czy właśnie nasze... <laughs> Nasze przemyślenia dotyczące właśnie jakby jakości, ważności tych filmów są właśnie, pokrywają się jakby z głosami naszych e, słuchaczy. Ale to w, później załatwimy. <grym> to. No. <grym> Jakaś statystyka tak czy inaczej jest. E, mam pytanie o Czarną Wdowę. Czy ta postać w, w, pod, przedstawiona w właśnie drugim Iron Manie, która się pojawia po raz pierwszy, ba, mocno różni się właśnie od tego, co znamy z e, tych e, kart komiksowych? Co czy to tak, jest coś zupełnie To nie zależy, które komiksy bierzesz pod uwagę. Problem jest taki, że Czarna Wdowa często się pojawiała nie jako główna postać, tylko postać pobosza, więc ciężko jest powiedzieć, że ma jakąś taką sensowną genezę. Zatem Czarnej Wdowy było kilkanaście tak naprawdę na dłuższą metę. No, Ta, tylko jest... W komiksach semi, które u nas były wydawane, była Czarna Wdowa, która nie ma nic wspólnego z kolejną Czarną Wdową, ani kolejnymi Czarnymi Wdowami, które były przerabiane, przerysowane i zmieniane tak, żeby pasowało w danym momencie. Więc pytanie, która Czarna Wdowa? Ale to też przy okazji nawet nie miałem świadomości tego, to też trochę rzuca inne światło na plany właśnie MCU, bo jak wiemy w, w końcu gry Czarna Wdowa ginie, więc możliwe, że właśnie pojawienie plany poja filmu z Czarną Wdową mogą dotyczyć... Teraz będzie czarną i lesbijką. Film, który jest planowany może być, dotyczyć zupełnie nowej postaci, która po prostu będzie miała ten sam pseudonim, ale będzie Budapeszt po prostu jako prequel. Pewnie tak, to jest. E, kilka razy było wspomniane właśnie z, z Hokajem, że przeprowadzili akcję w Budapeszcie i cały czas ten Budapeszt powraca mm -hmm. w każdym o! filmie, jak tylko mają swoje tak, scenki tak. gadania. Szczerze nie, chyba za trzy razy o tym powiedzieli, mi się zdaje. Więc no to bez przysady. Wszystkie filmy, w których mieli scenkę, <laughs> że gadali. <gadali. <gadali> tak, więc. No, przynajmniej dwie kojarzy, chociażby z końca gry, i chyba w pierwszych, Avengersach. E, chyba Jeszcze nie jestem pewien. Tego e też nie pamiętam. Chyba tak. Na farmie. Jak była gadka, że dzieciak się urodzi chłopcem, a nie dziewczynką, i że jest zdrajcą. <gry> tym, no, nie tak jak w Budapeszcie. <gry> a puchu. to pamiętam, to było w. Czekaj, ultrem. w wojnie? Nie, nie, w wojnie, to było w, w W Fultronie? Farma była na no, Fultronie. No. <gry> Niestety. Mylą mi się te <grym> filmy e trochę. Tak, więc. Wysoko plus jeszcze w serialu, nie wiem <grym> czy będzie jej uznawali, czy nie. Agent Carter. Agent była jakby pre-czarna wdowa, w sensie pierwsza generacja. Bardziej. Tak, właśnie, ale o to mi chodzi, że było, w, było trochę wspomniane o tym czerwonym pokoju, Red Room, więc to może być jeszcze tam historia osadzona, czyli w jaki sposób były szkolone. Ogólnie rzecz biorąc, na dłuższą metę czarna wdowa to jest kryptonim dla jakby takiej jednostki szkolonej. Że po prostu było ileż tam agentek, które były od samego początku szkolone, że mają robić to i tam to i tam to, i o wam to, wybierali te najlepsze i tak dalej. i One może nie dostały per se kryptonim czarnej wdowy, ale na dłuższą metę to była czarna wdowa, tylko trochę inaczej się czasami nazywa. Tak właśnie w Agent Carter było, że mieliśmy tak zwaną wersję 1.0, bo to było w takich, a innych latach, więc Natasza jeszcze kurde nie była nawet na świecie chyba. Tak. I potem mamy kolejne kolejne i w komiksach też tak jest, że w zależności od sytuacji, to to się zmienia, tak? Teraz jak jest to MCU, to oni się trzymają w miarę powiedzmy, w miarę stabilnie tego wizerunku, jakby tego statusu. Ale jak się prześledzi te komiksy z wcześniejszych lat, to tu ma na przykład zupełnie inne włosy, zachowuje się jak, trochę jak Spider Woman bez mocy i tak dalej. Tam z kolei jest super agentką, tu z kolei ma jakieś super ale ich nie ma. Wiesz, to jest bullshit komiksowy na zasadzie gdzie rzucisz kamieniem, to coś trafisz. Pytanie, czy zakrzycze AU, czy o, kurwa zabije cię zaraz. Ale to jest zabawna rzecz, że e, przez sukces tych filmów tak jakby filmy wyznaczają powoli, jakby postaci. Standaryzację, tak. Tak, standaryzację tego, co się dzieje w komiksach, bo w tym momencie co się dzieje w komiksach, to jest praktycznie to, co ty widziałeś w filmie. Postaci mają te same stroje, albo bardzo podobne. Mają też... Poszli po rozum do głowy, że jak ludzie wychodzą z kina, to chcą pójść do sklepu z komiksami i kupić komiks, którym są te postacie, które zajął z filmu. Tak. Więc... Dlatego też był ten reboot cały uniwersum, żeby to zunifikować trochę. Tak, więc akurat tutaj to jest ciekawość, że to raczej w drugą stronę idzie. Nie to, że będzie różnica od komiksu, tylko właśnie, że będzie wszystko raczej jak w filmach. To... Wszystko się wymieszuje po prostu. Ta. I o ile powiedzmy komiksy dostarczają genezę, to właśnie filmy dostarczają, że zapowiem właśnie treść. Na przykład z Iron Manem jest taka akcja, że na początku, zanim jeszcze powstał film, ta zbroja była no, trochę bardziej technologiczna niż tak jak kiedyś, że taki spandek z elementami metalu tu i tam. To jeszcze trochę przed filmem, a potem już po filmie, szczególnie te nowe serie Ironmana to jest praktycznie design z filmu, jeżeli chodzi o zbroję. Tak. I tak samo z Kapitanem Ameryką i kilkoma innymi postaciami, że tak jak mówisz te kostiumy bardziej nawiązują do tego, co było w filmach niż w komiksach kiedyś pierwotnie. Tak bardziej rzeczywiście to osadzają trochę. Z Kapitanem Ameryką jest to tyle ciekawe, że jego pierwotne kostiumy w komiksach to dosłownie był spandex, dosłownie kostium nic więcej. I w filmie to sparodiowali. A w filmie zrobili z tego coś, co przypomina pancerz. Ale w filmie to sparodiowanie na samym początku krążył to... jako taka atrakcja. Turystyczna. Tak, tak, to też rzeczywiście racja. Ba, nawet. Ale to do tak, Kapitana Ameryki dojdziemy. To do Kapitana Ameryki no. dojdziemy jeszcze w tym momencie. Dobra, no to jeżeli chyba chodzi o Ironmana drugiego, to mamy temat chyba wyczerpany, a czas nas troszeczkę goni. Go, go, przechodzimy go. dalej. Mamy rok 2011 i, i przyszedł czas na kolejną, właśnie, postać, która jest bardzo kluczowa, jeżeli chodzi o Avengersów, czyli o Thora. No to. Soi-wisty film. Tak, bardzo fajny, szekspirowskie podejście do tematu, co jest dość. Tak, pierwszy Ironman. Perfekcyjna geneza postaci i trochę humoru. I o ile aktor jeszcze nie wiedział, tak naprawdę, co ze sobą zrobić. To wyszło dobrze. Tak, wprowadzili Loki'ego, który później stał się najlepszym albo... Nawet... Maskotką. Tak, maskotką i jedynym w sensie sensownym głównym złym, jaki się pojawił przez kilka kolejnych filmów. Eee, Odyn jako... E, odwrotnie, nie, nie Odyn jako, tylko właśnie e, ten... Anton Hopkins A Anthony jako Odyn. Dość nieźle. Ale może być Odyn jako Anthony Hopkins. Tak. Like you never seen tak. before. Tak. In one eye. Kontrowersyjna zmiana Heimdala na. E... O którą nikt nie miał pretensji, tak! praktycznie rzecz biorąc. Tak, ale. Ale o co chodzi, czekajcie, o co no, chodzi, bo ja chyba nie Heimdal był biały. Stary, to są wszystko bogowie nordyccy. Gdzie ty tam czarnego widziałeś? A Czarna no, Walkiria, kurde. Tak, więc. Ale w sumie to dobrze. zrobili Heimdala. Heimdal był niezły badas, więc. Ale to dlatego, że Idris Alba grał. Tak. Więc, więc to jest to samo praktycznie Albe, wszyscy, okej, okay, dobra. Jest ok, może być, ma pozwolenie. Ale to jest podobna sytuacja, mi się zdaje, jak z Samuel Jacksonem, że jak on zagra, to... Ale w, w komiksach powiedzieć. Jackson był już teoretycznie no, przemycony, w sumie tak. a tutaj tak znikąd wzięli. No, ale w sumie właśnie, dobrze zagrał, fajna postać, mimo że była mocno poboczna. E... Szczególnie w Trójce, gdzie mamy Wiedźmina Morzeńskiego. <laughs> w sumie tak, bo lata po lasach z mieczem. <głos> tak. <głos> ale paczki aspekt, że Wiedźmin Łożeński musi mieć dready. O, no. A właśnie, i wprowadza ten film Hokaja. Sprawia na całe 5 sekund, ale jednak. Ale to był taki teaser. No ale jednak wprowadzi postać, ma, była później w Avengersach, więc technicznie też to Nobody jest Nobody cares, ale kontynuuj. Tak. <noise> no nie, tak ja akurat tą postać lubię, więc znaczy, lubię nie z Avengersów i Hawkeye'a najbardziej lubię ten sketch, który był w Saturday Night Live, kiedy no musimy trafić w ten jeden element i tak dalej i tam chyba strzała, eee, skończyły mi się strzały, ale jak to, to czekaj, ja wyrwę z tego jednego, ale nie, 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 moja ręka, coś tam i tak dalej i to było tak piękne i urocze na swój sposób, że potem to spardiowali już w tym Ultronie. Tak. A, ty masz super mocy, coś tam, a ja biegam i strzelam z łuku. Nic nie ma sensu, ale jak sobie z tym radzę. <laughs> Dokładnie. Właśnie, wspomnieliście o Hokaju, albo Sokoli Moko, chociaż nie lubię nie lubi używać tego pseudonimu pospolszonego, bo jak... Słyszę, Sokoloko so... było tylko jedno i to był masz. E, właśnie, mam z właśnie przed oczami w tym momencie widzę Alana Aldę, więc no okej. Okay, w tym wypadku... A teraz wyobraźcie sobie, że żon... gra mentora hokaja. Ja jestem pierwszym Hawkej. Ja byłem pierwszym sokolim okiem. Ale chciałbym zapytać właśnie o hawkaja z komiksów, bo to jest wizualnie totalnie zupełnie tak. Tak, dzięki Bogu. Tak, ta z komiksów jest dość głupia. W, w, lata w fioletowym stroju. Z jakimiś odstającymi, kurwa czułkami i jakąś może... literą H na głowie. Tak. No to chyba najgorsze to wielka litera H, na czego. Tak, więc. Co? Ale zawsze możesz podejść i powiedzieć ty chuju. <laughs> Nie, bo to przez CH jest. Ale właśnie o to chodzi, tak. To jest przez CH. Jestem w CH. Pamiętajcie, przez CH. No. Eee, to było fonetyczne. Tak. No, więc szczerze i tak film dobry. Praktycznie całkowicie się skupia na e, postaci, właśnie Tora jego. Jakby mamy przesiąc. Origin Story, który tak. jest dobrze zrobiony. Tak. Dłuży jest niewiele, ale te dłużyzny są wypchane takimi, może nie inside joke'ami per se, ale takimi, że. Ktoś, kto z czytał komisję, zrozumie. A ktoś, kto nie czytał komisji, po prostu się pośmieje trochę, albo się nie pośmieje, tylko. A, okej, okay, dobra, whatever, no, konwersacja. Mm -hmm. Tak, chociażby ta plakietka z Johnem Blake'iem na koszulce. A, to, tak. zanie, że to jego że w komiksach i w serialach animowanych John Blake, czyli alter ego Tora, kiedy nie był bogiem, tylko był gościem z laską, bez tak. kojarzeń. <noise> znaczy ta laska to się zmieniała, się wtedy z tego spętam w ten. W... No, w Mjolnirę. No, no w Mjolnirę. No. Ale tak, taki detail. Dokładnie. No. no i postać tej asystentki całkiem też pasowała jako taki stresliwy trochę. No, w sumie. No, czyli to dobry film, polecam. Idziemy dalej. <noise> A jeszcze ten, jak, mam pytanie, jak, jak jest z wiernością, właśnie, Tora, filmowego z tym no, Kongiem? też Aż mamy tam i za mocno. Też pamiętaj, że to i tak bazuje na mitologii nordyckiej, więc mieli dwa źródła, na których mogli się opierać. Chociaż na szczęście, chociaż na na szczęście nie raczej? poszli chyba mocno w te, to mitologię nordycką, gdzie Thor jest niezym Penisem. Nie, to w komiksach poszli później. Eee, a nie pamiętam, ja go bardziej pamiętam z, tej, z tego cyklu bardziej takiego, gdzie jest dobroduszny i ten i waleczny. Wesołym pijaczkiem, no. Eee. A wy mi przypomnijcie jedną rzecz, bo teraz sobie właśnie tak wygrzebam z, o, gdzieś tam w głębi mojej pamięci i może mylę postaci, ale czy przynajmniej w kreskówkach nie było czegoś takiego, że Thor to był po prostu zwykły jakiś tam człowiek, który sobie żył i po prostu jakby brał ten młot to się zamieniał jakoś magicznie właśnie w tego Thora z długimi włosami? Ty? Nie, nie, nie. To było tak, że Thor był Torem, ale ze względu na klątwę Odyna, żeby był Wardy i tak dalej, jada, 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 wysoko na ziemię i był Jonathan Blake, który był lekarzem, który chodził o lasce. I kiedy wypowiedział odpowiednie słowo i uderzył laskę, on stawał się Torem z powrotem, czyli odzyskał bycie sobą, co potem w kilku innych komiksach na przestrzeni lat wytłumaczyli, na jakiej zasadzie transformacja działa. I że to ma jakiś minimalny sens. Jeszcze tam ja bo... tutaj po prostu wycięli wątek filmów animowanych, gdzie trzeba było za każdym razem w każdym odcinku 20 minut wprowadzić sytuację, że o mój Boże, Jonathan Blake jest pod kurde, gruzami, co zrobi? Łup, jestem torem, nic mi się nie stało. Czyli tak jak Himen wyciągał swój miecz i krzyczał na potęgę po tego czerepa tak samo się działo w przypadku tak, właśnie ale Tutaj się wygląd zmieniał. Jeszcze bo... chyba był taki detal, że tak, chyba tak. jak puścił e, Mjolnir na więcej niż kilkanaście sekund to wracał z powrotem do tej postaci właśnie Blake'a. Później ale to zależy też od komiksu i jej. Tak, bo chyba, to chyba to... Później, później to chyba zostało w ogóle zarzucone. Znaczy ogólnie to nie jest tak, że oni się jakoś trzymali tych pomysłów, tylko to było na zasadzie, hm, co zrobić, żeby ten odcinek był trochę inny. A wymyślmy to, okej, okay, a potem tak jak z Halkiem. Na początku był szary, a potem był zielony, bo kolory w drukarni wyszły inaczej i tak dalej, trzeba było coś zmienić. I nobody gives a fuck. Yes. A potem wzięli tego szarego Halka, przerobili jako Mr. Scrooge. Nie, Mafioza. Tutaj, jaką się nazywał? E, tak, i był jakoś. E... Aż nie pytam, czy Scrooge jakoś inaczej się jeszcze nazywał. A jakiś głupia ogólnie... była ta nazwa taka? Tak, taka z tą coś tam klip, whatever, takie dziwne, nie? jednak tak, what the fuck? No, ale dobra, wykorzystali pomysł z dupy, żeby jeszcze raz sprzedać ten sam komiks pięć tysięcy razy, bo teraz masz szarego halka. Tak. No. Dobra, no, następny film. Co? Dalej. Tak, tutaj troszeczkę od, odpływamy od MCU, mhm. bo w międzyczasie pojawił się X-Men Pierwsza Klasa. Tutaj bardzo krótko, bo teraz się skupiam wyłącznie na MCU. No, świetny film, film, polecam. polecam. <laughs> Jakie, okay. kurde, stereo. <laughs> tylko brakuje tego że się z Pythona, że człowiek z mikrofonem w nosie, magnetofonem w nosie. Ta -dam, ta -dam. Jesteśmy dam, stereo. pom, 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 pom. pom. No. Dobra, wracając do MCU. Okej. Okay. Yeah. Wracając do MCU. Kapitan Ameryka pierwsze starcie, czyli w sumie postać od której na dobrą sprawę ten uniwersum mogło się zacząć, ale no trzeci czy nie, czwarty film, nie, piąty, bo już dwójka Iron Man była, Piąty film w tym uniwersum dopiero należał do Kapitana Ameryki. Moim zdaniem mój drugi ulubiony. Moim zdaniem nie. Z całego MCU. No, to masz prawo no mieć inne zdanie. prostu dla pierwszym razem jak ten film oglądałem, był na zasadzie okej, okay, okej, okay, wszystkie nuty, które muszą być są ale mnie męczy. Dopiero za kolejnym razem, jak to oglądałem, zrozumiałem po prostu, że o zupełnie co innego chodziło, niż to, czego ja się spodziewałem. E, troszkę taki dla mnie był za mocno kiczowaty i znowu za, za bardzo amerykański. Chociaż... Kapitan no, Ameryka! No, czego się spodziewałeś po Kapitanie Ameryki. No tak, ale to, to taki był Amerykanizm już trochę podchodzący do tego, co się działo w Spider-Manie. To, to wtedy narzekałem. No, taka pompatyczność tak, po prostu. Tak, Więc przesada. Loryfikacja Hameryki i tak dalej. Tak. Więc troszeczkę tutaj mogło być takie... Przesadzili. Stawiam go trochę wyżej niż Thor The Dark World. Um... Nie, tam może kapkę wyżej mi dał coś jeszcze poniżej jego, by się znalazł. Ale rzeczywiście to nie jest jakoś tak, że jakoś chętnie do niego wracam. I kolejne kapitan Ameryki stanowczo dużo lepsze od niego. Oczywiście, że tak. Winter Soldier? No, no zim zimowego żołnierza nie Parański. one co jest Ew, oh, he's cool again. <laughs> tak. <laughs> Dokładnie. E, dobra, Kapitan Ameryka to jego historia, jakby w, przedstawiona w filmie, jest bardzo raczej wierna tym, co znamy z stron komiksowych, ale jest jedna postać, która, no delikatnie rzecz mówiąc, jest ważna w sumie dla tej postaci, ale jej historia w porównaniu z komiksami jest delikatnie rzecz mówiąc, no mocno inna. Mówię tu oczywiście o Baki. To zależy, które komiksy po raz kolejny powiem. No mówimy o tych najbardziej podstawowych, mówimy o tych pierwszych. No pierwszych to, najbardziej oczywiście, bo historii. pierwotnie było raczej tak, że to było odwrotna sytuacja, czyli że Baki był sidekickiem Kapitana Ameryki, takim Robinem Batmanowym. Potem był kapitanem Ameryką, potem nie był kapitanem Ameryką, potem znowu był, potem był sidekickiem, potem nie wiadomo co tak. się działo. Zgi i... Zginął na rakiecie. I... Ten i potem żył. Tak, potem żył. Nobody dies in Marvel. Nobody dies in comics. To jak ten sketch właśnie, z któregoś odcinka robotcika, że tam jakiś pogrzeb, z chorych i tak. Ale po co? I tak wiadomo, że za tydzień wróci, albo będzie klon z innego uniwersum, albo coś innego i tak dalej. Ale jest pogrzeb. O wow, będzie mi smutno przez 5 minut, a potem sobie znajdę inne zwierzątko. No chociaż chyba już wtedy planowali Winter Soldiera, mi się zdaje w tym filmie tutaj, w tym pierwszym. Musi e... ciężko powiedzieć, że planowali czy chcieli. Wiesz co, myślę, że... Znaczy planowali, czy chcieli. Myślę, że w tym momencie już, kiedy był właśnie ten piąty film, kiedy już ta maszyna ruszyła, to oni już mieli mniej więcej jakiś plan i wprowadzenie właśnie Bakiego w takim, a nie w innym charakterze i to, że właśnie on ginie w cudzysłowie, a później się pojawia właśnie jako zimowy żołnierz, to już było celowe zaplanowane no, działanie. No, no to już tak widać nadwyrost myślenia moim zdaniem, ale okej. Ok. Nie, myślę, tu się raczej już ten, na tym etapie nie było rzeczy Tak Tak jak, tak jak wspominam, że w, w końcu gry jest już mowa o tym właśnie Atlantydzie, czyli namora. Monora, y, y, Manora, na, na mora się możemy spodziewać pewnie w jednym zniszczę Twoją teorię w tym momencie w bardzo prosty sposób: Spider-Man Civil War. No, był w wojnie bohaterów. No Do i... ostatniej chwili nie wiadomo było, czy będzie, czy nie będzie. Bo są Więc nadal To, że planowali, prawie. to jedno, to no, no są to drugie. A to, co chcieli zrobić, a co mogli zrobić, to inna sprawa. Nie, no to wiadomo, że zawsze życie pewne założenia może tutaj rewidować, ale no jakieś założenia mieli, starali się ku temu iść, no i no, ze, ze spider Spidermana jakoś nie był wcześniej jakoś też jakoś zapowiadany, że się pojawi. No to w ten sam sposób możesz mówić, że w Ultronie planowali X-Menów i tak dalej, kiedy jeszcze nie mieli praw do X-Menów, bo zrobili Scarlet Witch i Spitzera, czyli... Braciszka, kurde, który teoretycznie już razem z córeczką powinni być potomstwem Magneto, ale w komiksach zupełnie co innego i co. I tak wiesz, kombinowanie. No najwyraźniej mieli tymi z, z tymi, postaci. z tymi Albo... postaciami jest o tyle zabawnie, właśnie z Wandą i z Pietro, że. Ale to wrócimy Asunyra. do czasu no, trona. To tak. w swoim czasie. Może. Next time, lecimy. Dobra, czyli, czyli pierwsze starcie. E, tak jak mówię, poruszyliśmy już kwestię Bakiego, który jest totalnie inny. I raczej był planowany jako zimowy żołnierz. W ogóle on w komiksach tak. był zimowym żołnierzem? Jest. Okay. No w sumie jeszcze jest, ale potem był kapitanem Ameryką, potem był zimowym żołnierzem. I, teren... To jak mówię, comics are fucking weird. Tak. <laughs> Don't try to make it sensible. I też zimowy żołnierz był właśnie takim sługusem na wyprany mózgu na, na usługach hydry Czy to było jakieś inne działanie? Matuszka Rosja. Tak, czyli wszystko to się jakby zgadza z komiksami? W większości przypadków tak. Z tym, że rozumiem, że tak, bo mówimy, że baki początkowo były właśnie takim przedupasem kapitana Ameryki, później się właśnie to zmieniło w tego. Rozumiem, że to jest jakaś kolejna powiedzmy generacja tej postaci, że nie wiem, przez 10 lat był przydupasem, później zmieniły się jakby charakter to, jak mówię, tej zależy, postaci właśnie stała się. Pod uwagę. Rozumiem. Wiesz, okay. kiedyś korzystał z pistoletu, tak ja, jak mówię. to ja, ja, tak? Zanim przestał być, tylko obije gościowi mordę i tak dalej. Z Kapitanem Ameryką, jeszcze jest o tyle ciekawe. Superman zabijeł. Tak, że w, w komiksach technicznie Kapitan Ameryka on sobie istniał. Tam w latach 60., chyba 70., ale po pewnym czasie, nie wiem kiedy dokładnie, stwierdzono, że ten kapitan jest troszeczkę taki badziewny, więc zostało to zredkonowane na to, że to jednak nie jest prawdziwy kapitan. Prawdziwy kapitan jest trochę tak jak w filmie, zamrożony gdzieś tam na Antarktydzie czy gdzieś. I zostaje no rozwiązany. Może już powiedziałem, że zależy, które mm -hmm. komiks. No. no więc... No tak, bo by była też historia, że właśnie w czasie II wojny światowej doszło do jakiejś walki właśnie między Kapitanem Ameryką a Czerwoną Czaszką i oni gdzieś tam w jakimś wymiarze zostali to jeszcze inne uwięzieni komiksy. tam lali się z 50 lat. No właśnie, co jeszcze inne komiksy. Like I said, comics Ale are przed, przedstawiamy weird. je po prostu inne też jakby spojrzenie na te postacie, mówimy, jak się e, różni. Bo, tak jak wspomniałem, jeżeli chodzi o MCU, chcielibyśmy się tutaj skupić na różnicach, a nie tym czy film był fajny, czy nie, chociaż teraz gdzieś tam coś przemycimy to. To musielibyśmy zawęzić kryterium, który komiksów się trzyma mamy, żeby to udostępnić. No tych takich bo... najważniejszych. Jeżeli są jakieś dwie, trzy ważne historie, to trzeba związane właśnie z daną postacią, warto tutaj wspomnieć, żeby... Co ogólnie wszystkie komiksy mają to do siebie, że jakby główna idea historii Zawsze jest ta sama, tylko to się zmieniają elementy i jakieś tam dodatkowe drobiazgi. Ale czasami one są bardzo ważne, tak jak właśnie, że charakter tutaj Bakiego. Znaczy, Więc to rozumiem w sumie. To troszeczkę takie, powiedzmy, u Ironmana te ważne historie, na przykład, właśnie była te demon w butelce i e, ekst... Serce i tak, tak dalej. Extremist. Tak, ekstremist. No niestety w przypadku Kapitana to praktycznie po II wojnie światowej kolejną najważniejszą historią, ja bym dopiero powiedział, właśnie jest wojna bohaterów. A tak w międzyczasie no, nie kojarzę. Tak. Nie kojarzy nic takiego, więc dosłownie masz taką dziurę 70-letnią. No czy wiesz, jeżeli chodzi o kapitan Ameryka, to on w latach 40. -tych stracił popularność i dopiero w latach 60. się pojawił ponownie w komiksach. Znaczy, problem polega na tym, że tak jak Jakub mówił, że tam było dużo postaci różnych, które przyjmowały maskę kapitana. Tak, to Przez też tego czasu w niektórych komiksach Nick Fury był czarnym kapitanem Ameryką. O, sorry, jedyna rzecz chyba ważna u Kapitana Ameryki, co było to w latach, kiedy Ronald Reagan był prezydentem, to że wtedy zarzucił maskę i stał się nomadem chyba. Tak, 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 to też głupia seria strasznie. Więc e, tak, tak. samo jak kroniń i kilka innych jeszcze, ale to był ten okres, kiedy każda postać musiała być mroczna i zła. A, bo ta się ludziom sądziła i trzeba było coś zmienić. Tak. Nie mamy pomysłu, więc niech będzie tak. Hmm. Oj spoko, tak nie jest tak źle, mógł zostać agentem Hydry. <grym> A... No jest, jest taki komiks. Nie zrozumiałeś żartu, kurde. <grym <grym Nasi słuchacze <grym> mogą nie ale wiedzieć. Ale nie jest agentem Hydry, tylko to był inny Kapitan Ameryka, który potem został zabity i kamień Nieskończoności, czy jakiś inny McGuffin, już nie pamiętam dokładnie co. Peserak. Bo za dużo jest tych Arków stworzyło klona, który jest idealnym, tym prawdziwym, wspaniałym, cudownym Kapitanem Ameryką. To chyba nawet jeszcze Zaraz jest. obok Old Man Steve, zaraz obok Czarnego Kapitana Ameryki i zamiast obok, kurde, Kapitana Ameryki by Bucky i kilka innych postaci, które zakładały tą maskę, więc pick your poison, po prostu. Tak. Rzuć kostką, wybierz sobie uniwersum, które ci pasuje. Tak. Kostka z kapitaną Ameryką, rzucasz i wyskakuje ci ta twarz, która ci podoba. Wybierz sobie. Spoko. Dobra. Dobra, to przechodzimy do kolejnego filmu. Tutaj nie będziemy się za bardzo rozpływać, bo to i nie jest MCU, i to nie jest też dobry film. Ghost Rider 2, rok 2011. Był. był dziękuję, jest coś, mo żegnamy. coś można szybko powiedzieć o nim? Nie, tylko tyle. Zaczynał no był raider. Dobra, 2012. Latach, tak, e, dobra, rok 2012, czyli zaczyna się kumulacja i zakończenie pierwszej fazy i wszyscy bohaterowie, których poznaliśmy do tej pory spotykają się w jednym filmie, czyli powstają Avengersi i pierwsze pojawienie się tego gościa, który będzie robił chyba największy rozpierdziel właśnie w tym całym uniwersum. No. Ogólnie jedna rzecz zabawnych to jest to, że pierwsi pojawili się Avengersi, a nie Liga Sprawiedliwych. Gdzie? Biorąc pod uwagę, ile filmów DC zrobiło tak, wcześniej i jest... co mogło zrobić. Tak, to jest w ogóle... Zabawne odwrócenie sytuacji. E, tak, poza tym, no właśnie, pierwszy e, crossover filmowy z superbohaterami, bo chyba wcześniej nic takiego nie było, przynajmniej w takiej skali. Nieoficjalnie, w każdym nie razie, nie przypominam no, to sobie. Szczerze, wolny. nie, nawet tak myślę, filmowo. Czy coś było takiego? No nieoficjalnie. Znaczy, no wiesz, to w tym halku się pojawiały no. postacie tam znane. No, nie w nic z Nicholas Dulpersów, Wekspertów. Można i nie można. I kilku innych filmów, które były na zasadzie. Wink, wink, a no. no. To nie, nie było. No. no. Na tak pewno to, na taką skalę, no Jest film dobry, poza tym, że plan Lokiego nie miał sensu. Poza tym, że cały film tak naprawdę, <laughs> jak się człowiek zastanowi, to nic się kurde nie dzieje przez cały film, dopiero do trzeciego aktu. Tak, więc ma swoje problemy, ale w czasie oglądania, przynajmniej pierwszego, nigdy tego nie zauważyłem. więc... Za drugim, trzecim razem też aż tak dużo problemów nie ma, bo aktorzy robią swoją robotę i. No, jak są te dłużyzny czy coś takiego, to jesteś w stanie to przeżyć. Tak. Plus. Nie można powiedzieć o drugich Avengers, ale tylko dojdziemy. Tak, do drugiego Avengers. boom. Tak. Ogólnie rzeczywiście kamień milowy, jeżeli chodzi o te wszystkie filmy z superbohaterami. Na pewno. Szczególnie interakcje z postaciami. Tak. E, dialogi świetnie napisane w ogóle. E, zrobione jest to przez Jezu, jakąś James, Ta, James e, Tak, James który się świetnie zna na dialogach, przynajmniej to zauważyłem na Ale nie dialog... potrafi kręcić filmów. Eee, tak, ma z tym problemy, eee, więc jeżeli. Ale ujęcia typowo komiksowe, które nawet w najnowszej części, czyli endgame, były powtarzane do usanej śmierci, <grym> i widać, że on... no, były dobrze zrobione. Tak, on po raz pierwszy z przynajmniej to, tak jak ostatnio słyszałem. On z, udało mu się na ekran przenieść tak zwanego e, s, to jest splash screen, nie, splash page. Czyli, no to dwustronicowe rozkładówki. Tak, tak dwust, dwustronicowa rozkładówka, gdzie masz powiedzmy jedną wielką scenę narysowaną. To właśnie udało mu się to zrobić w tej bitwie o Nowy Jork, gdzie jest jedna taka techniczna... Bez się, nie efektów tak? Skalka pierwszego. Tak, e, gdzie jest jedna wielka powiedzmy nieprzerwana taka scena kręcona. Routing camera, tak zwane. Tak, więc to jest coś niesamowitego, co tu jest zrobione. I wszyscy to pamiętają, ale nic poza tym z tego filmu. No nie no, wszyscy pamiętają, że jak e, tego, Loki'ego oklepał ten Hulk. No ale to wiesz, to, tego się to nie jest zapominam. bardziej już kwestia memowa niż że o mój Boże, jakie to fajne. No. Więc... Ja bardziej pamiętam scenę, jak Iron Man wyskakuje i zbroja mu się zakłada w trakcie lotu, a, roku, a ten... raczej spada, tak. Bo to jest taki comic book mówi po prostu w moment. Tak, to dosłownie jeden wielki fanserwis. No, nie aż tak jak endgame. Tak, ok, endgame to jest powiedzmy. Dojdziemy Do... bez skojarzeń z Dojdziemy, tak, Dojdziemy, tak. spokojnie. Dobra, co tam dalej mamy? To... No dalej to znowu mamy troszeczkę odskoku od MCU, bo w międzyczasie pojawił się niesamowity Spider-Man. Nie, tak. Nie, nie pojawił się. Nie pamiętam, żeby taki film powstał. Dziękuję, że. A, za a o, rozumiem. Rozumiem, okej, okay. no i jeżeli tak spra sprawę stawiasz, to yy, Krecie, szybciutko. Yy, co nie było powiem, dzim, ci, tak? nie, nie chciałem nie tak oglądać. Ja ci powiem, co z nim nie było tak. Wszystko okay. to było na zasadzie: mamy licencję, filmy Marvela zarabiają kupę kasy, my mamy licencję na najbardziej znaną i najbardziej popularną postać Marvela, zaróbmy kasę. Nie, a, to a bo może zróbmy dobry film. Musimy, Nie, zaróbmy kasę. Musimy przedłużyć licencję, bo inaczej ją stracimy. No właśnie o to chodzi, że zróbmy dobry film. Nie, zaróbmy kasę. Po prostu i tak się sprzeda, i tak się sprzeda. Zrobili z Petera Parkera idiotę, który na YouTubie ogląda, jak działa elektryczność, żeby zbudować sieć osploty. Słyszałem, no podobno, słyszałem podobno tylko że w czasie kręcenia tego właśnie Spidermana już pod koniec zaczęto składać totalnie nową ekipę do kręcenia dwójki ponieważ byli tak niezadowoleni z jakości jedynki, mimo że się jeszcze nie wyszła dziwisz się serio? przecież to był taki bullshit że się w pale nie mieści no. to był film z gatunku gdyby to był fanowski projekt zrobiony za jakieś małe pieniądze i tak dalej okej, okay, dobra no starali się ale to było studio, które wpakowało kupę kasy. Nie wiem, czy ci aktorzy byli drodzy w tym momencie, czy nie, ciężko im powiedzieć. Ale ten film był tak tani i tak biedny, że naprawdę grupa utalentowanych twórców, kurde, którzy bez takiego zakładu kasy, jakim miało Sony, zrobiłaby lepszy film bez większego problemu i robili lepsze filmy, poza tych fanowskich produkcji na YouTube' i tak dalej. Tak, no ale niestety producent pewnie przyszedł albo ktoś nad nimi pewnie rozkazał. Co nie trzeba po prostu robić? mówię, to był film na zasadzie zaróbmy pieniądze, ale może zróbmy dobry film. Nie, zaróbmy pieniądze. Bo Spider-Man się sprzeda. Nawet nie wiem ile zarobi tak szczerze, trzeba by zobaczyć. Nie zarobił. A, no to dobrze. Chociaż... Chociaż taki był plan. No nic. Później mamy kapkę lepszych filmów. Dzięki no Bogu. tak, Iron Man 3, o którym już wspominaliście troszeczkę. To więc troszeczkę tak szybko w sumie ten W troszeczkę ruszmy. tutaj masz rację. Mogli zamiast nazwać ten film Iron Man 3 nazwać Tony Stark. Bo w sumie ten film bardziej porusza właśnie rozwój tej postaci. porusza jak porusza, to jest bardziej na zasadzie tak, że chcemy tą postać rozwinąć, ale nie mamy pomysłu jak to zrobić z sensem. Więc będziemy przyciągać fabułę niepotrzebnie. Weźmiemy trochę patentów z dobrych komiksów, czyli Extremis i kilka jeszcze innych, czyli World of the Machines, World of the Armors i tak dalej, Armor Wars i tym podobne. Wrzucimy mandarynę jako żarcik, który nie jest mandarynem, ale potem zrobimy one-shota, który pokazuje, że jest prawdziwym radem w tym uniwersum, ale go nie pokażemy, bo to jest one-shot, który nic nie znaczy, tak jak kilka innych one-shotów, które były. No nie. i mamy. Regular Man. Tak, za dużo rzeczywiście miało. Iron Man in it. Tak, za dużo mieli rzeczy. Eee, Mandaryn totalnie jest właśnie niestety zmarnowany. Niepotrzebnie robi moim zdaniem tą historię Extremis. Znaczy eee, moim zdaniem ta historia Extremis tutaj była na zasadzie... Aha, dobra, pamiętam to z komiksów, ale... To nie ma nic wspólnego z ekstremizm. Więc no, może mieli jakiś plan na wykorzystanie tego później w filmach, i dlatego chcieli to wprowadzić, bo rzeczywiście to było o jeden element no, potem za dużo. jest Bleeding Edge przecież. No właśnie, War. więc to jest w ogóle. Ale to też z dupy jest, bo nic to nie ma nawiązania do ekstremizm tak naprawdę. A Bleeding Edge jest nawiązaniem do ekstremizmu, bo kiedy Tony Stark pozbył się ekstremizmu, żeby nie było w jego pustych częściach kości tej całej zbroi i tak dalej. Potem stworzył Bleeding Edge, które było w zupełnie innej formie tworzone, więc. Plus, ja sądzę, że spokojnie widzowie były knęli, że Tony Stark potrafi zbudować od razu Bleeding Edge, powiedzmy. po Ale właśnie latach. o to mi chodzi, że po chuj robili to ekstremalnie Tak, tleny. nie, mi to, to nie ma sens. Mi też o to chodzi, że to jest po prostu wątek, który wrzucili bez potrzeby. Troszkę też chcieli mieć konsekwencje, mi się zdaje, tego, że Tony pozbywa się tych swoich zbroj i też później w filmach nie miało to za to bardzo znaczenia. Tak, że chcieli to wykorzystać, ale nie. Okej, okay, trochę ma to. Y konsekwencji w Avengersach dwójce. E... Żadnej nie ma konsekwencji, bo w Avengersach dwójce ma całą armię. Tak, ale zrobił zbroję e... te, nie, bez... Zrobił Hulk Armor. Okej, okay, Hulk Ar... Zrobił nową zbroję, nową, jeszcze nowszą zbroję i jeszcze potem, jeszcze, jeszcze nowszą zbroję na koniec filmu. No. Jaki to ma sens? A to tam dałoby się kilka broń, ale nie wiem, czy jest sens. Dziękuję. <grymne> <grymne> no bo tak, za dużo tego jest. Oczywiście ten film ma za dużo problemów. Znaczy, dla mnie największym problemem tego filmu jest to, że mamy trzeci akt, który powinien być kulminacją całego filmu. Mamy te zbroje i to jest na zasadzie najgorsza reklama zabawek wszechczasów. <grymne> nie jesteś w stanie zobaczyć praktycznie żadnych fajnych zbroi, chyba że wejdziesz na stronę Iron Man 3 The movie i będziesz oglądał te wszystkie 40 parę zbroi na zasadzie renderów, i tak dalej. No. Z czego 90% designów jest fenomenalnych, jest nawiązaniem do wszystkich komiksów i tak dalej, a w filmie tego nie widzisz. Jeszcze jedna kolejna rzecz. W Endgame pod koniec, kiedy jest pogrzeb Tonego, randomowy jest jeden dzieciak, i to jest ten dzieciak z tego I filmu. To jest ten dzieciak Strój. Nie wiem po co. Bo ktoś pomyślał, że to, to będzie fajnie. To teorie, że będzie miały znaczenie w przyszłości. Tak, znaczy, ok, może, będzie, nie wiem, wersją Riri, która technicznie też jest takim ala Iron Manem, powiedzmy aktualnie. Mamy już Rescue w postaci Pepper Potts. W sumie, tak, Być może. Zobaczymy, co z tym. Nie, ten chłopak. Poza tym za... mamy jeszcze Random. War Machine i kilkanaście innych opcji, które mogą działać jako Iron Man. No w sumie, War Machine z roketem już stanownie z zezwą. Long story short. Iron Man 3 był. Dziękujemy, żegnamy, przechodzimy dalej. Krytykom się podobało, bo był inny. A ludzie, którzy znają komiksy i tak dalej, stwierdzili: What the fuck is this shit? Tak, był i dlatego chyba odniósł sukces tylko i wyłącznie, dlatego, że był po Avengersach. Pierwszym filmem Tak samo Captain Marvel. E, chyba tak. Do tego dojdziemy. No, Phrasing, boom. Ta. Dojdziemy. E, znowu skokę od MCU Wolverine z 2013 no, Możemy pominąć? Scena z ninjami była ok, wszystko inne było do dupy. Następny film. Rozumiem. No to teraz mroczny świat i Tore drugi. A, też możemy pominąć. Z, po, jedno co powiem, to zmarnowali bardzo mroczne elfy, które aktualnie, jeżeli ktoś by chciał, niech poczyta sobie Tora, ponieważ mają bardzo dobrą historię. E, wojna. E, jak to jest? Wojna światów? War of the hmm. Realms. Nie światów, tylko. E, Krajna, albo nie wiem, no. jak się to u nas tłumaczy, bo jeszcze nie wyszło. Tak, i ogólnie ma... tam jest dużo lepsza wersja, właśnie Mrożnych Elfów, z Malekifem, e, chyba tak go się powiada, na czele, który Malekis. jest. Malekis. Po prostu, tak. Malekis. który jest dużo ciekawszą postacią, niż to, co pokazano tutaj Spokojnie w tym filmie. Spokojnie, poczekaj, aż dojdziemy do innego filmu, gdzie zmarnowali inną bardzo fajną nację. Mm. No, więc szczerze, dużo tych. Coming soon! Ta. The answers may surprise you. <laughs> no, następny film. No to ten mój ulubiony z całego MCU, czyli Kapitan Ameryka, Zimowy Żołnierz. To chyba nie tylko twój ulubiony. Ta... W ogółem, ogółem, jak się słyszę jakiekolwiek dyskusje właśnie związane z MCU, najlepszymi filmami i tak dalej, to praktycznie wszyscy są jednogłośni na temat właśnie, że Kapitan Ameryka, Zimowy Żołnierz jest tym najlepszym, najlepiej zrealizowanym filmem. Ja go niedawno poznałem, właśnie przed seansem do koniec gry właśnie Kret przynosił tutaj filmy na Blu-ray i oglądaliśmy sobie weekendowo i mnie urzekło to, to taki troszeczkę kazus, mm -hmm, bromans w jakichś <laughs> kraju, e, <laughs> mnie ujęło, to troszeczkę taki kazus ja porównuję z Autami 2, że Auta 1 i 3 to była taka typowa Disneyowska opowieść, że o Jezu, wiesz, od zera do bohatera i tak dalej, a dwu, dwójka była filmem takim właśnie szpiegowskim, bondowskim, trochę z jajem. I Kapitan Ameryka dla mnie jest właśnie też czymś takim, też takim troszeczkę szpiegowskim. Winter Soldier to nie jest Bonta i Szpiegowski, to jest Jason Bourne with superpowers. Tak, dokładnie. Nie, zdobyłeś, nie pozwoliłeś mi właśnie do tego dojść. On się różni. Po pierwsze na temat w, 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 w porównaniu z innymi filmami Marvela. Dobra. Musimy ustalić jedną rzecz. Czy przestajemy mówić tak. dojść, dojdziemy i dochodzimy? <śmiech> ciężko. <śmiech> ciężko mogę mówić phrasing za każdym razem. Ciężko będzie. Ciężko. Dojdziemy Freezing, do. Tego boom pomysłu. Swoją drogą teraz z tym filmem. Jedna rzecz, która może być delikatnie um, kontrowersyjna, ponieważ wiemy, że um, kapitan wrócił do przeszłości. Prawdopodobnie jest tak. ojcem AGENTKI13. Więc w tym filmie przystawia się do was córki Oj tam, oj tam. <laughs> Ale on, no on wtedy nie jeszcze nie, nie wiedział. faktu. Że przed... To nie ten timeline. Poza tym. No tak. maleńka, my... I will be your daddy. <laughs> Boom! Mów mi, tato. Właśnie, to jest ciekawe, bo przecież Kapitan Ameryka, właśnie, znaczy ten. E, 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 Boże, Steve Rogers e, pojawia się w szpitalu, gdzie właśnie leży już umierająca e, ta Peggy Carter I dead. tam jest zdjęcie jej dzieci, i nie ma właśnie nigdzie męża. To jeszcze jest film, bo On w umarł muzeum, w, w którym właśnie wspomina, że. Mówione, że... Była szczęśliwa i tam no właśnie, umar, bla, właśnie bla, 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 jada, jada, jada. No właśnie to tak nie do końca nie, to zdjęcia znaczy. w kilku ujęciach. E, w... Wiesz co, nie sądzę, żeby akurat e, wtedy podróż w czasie była planowana z Endgame'a i dlatego. Tak... Poza tym jest no. poprawkę, że jak w komiksach mm. są redkony, to tutaj w filmach też są już redkony, więc... No. Sorry, nie przeskoczysz pewnych kwestii, ale tak czy siak... Ta taka prawda. w sumie. Najlepsze rzeczy z całego tego filmu, scena w windzie... Która podobnie trzy miesiące była kręcona. O, kurde, i to widać dlaczego jest Ile? tak zajebista. A po drugie, stworzenie z postaci Steve'a, tego, co było pod walinami pod trochę Nomada, ale w tym dobrym świetle, czyli, że Kapitan Ameryka jest taki czysty, wierzący w to i to i to, i mu się nie podoba to, co się dzieje, ale dalej stara się robić to, żeby było dobrze, a nie na zasadzie, że się tam wiesz. Podpina, że pozwala sobie na coś tam, tylko on wierzy dokładnie w ten amerykański styl życia, w tą uczciwość, szczerość, prawdę i bla, 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 jada, jada. Te wszystkie kurde wolności, nie wiem, mega jakieś patriotyczne bullshity i tym podobne, którymi większość ludzi będzie drzegać, podejrzewam. I to było pokazane, że on to robi naprawdę szczerze, że to jest postać, która od początku do końca. Faktycznie jest tym, kim jest. Wierzę, że to nie jest taka propaganda, tylko to jest jego istota, po prostu. Tak, nie jest to kiczowate jednocześnie. puste na Tak, <noise> Chociaż szczerze, przy, cała y, mi się też w ogóle podobała ten, jak Czarnowdowę wykorzystał w samym filmie. Rzecz dobrze, tak. że mieli z niej postać w końcu. Tak, więc. A nie cycki, które biegały i skakały. Tak, miała dużo do powiedzenia. Spokojnie ten film mógł się nazywać Kapitan Ameryka i Czarna Wdowa, bo miała dość dużo w tym filmie no. do zrobienia. Zasadniczo rzecz biorąc, to był taki zajebisty prequel do Avengers Secret Wars albo Secret Avengers. No. Czyli to, co potem mamy, powiedzmy, za kulisami, przed po prostu Infinity War. Mhm. Czyli coś, co się mogło dziać jako osobny film, byłby dobry. Gdyby zrobili to po Civil War. Tak. Dobra, następny film. Polecamy. Tak, stanowczo. będziemy oryginalni, kiedy powiemy, że jeden z najlepszych jeżdżeń nie na najlepszy film MCU. Tak. Next. Ja uważam, że najlepszy. Iron Man. Nic zdania nie zmienię. <noise> Masz prawo znaczy się Ja mylić. jeszcze wysoko stawiam tego, <noise> Infinity War'a, więc... Wojna Bez Granic. Tak, bo, Wojna Bez Granic. O, jest, jest dobry, ale Wojna Bez Granic nie znajduje się nawet w topie mojej trujeczki. Dobra, ee, 14 rok w cały czas mamy Niesamowity Spider-Man 2. No chyba nawet nie ma co o nim Był, wspominać. Ta... Nie, Najlepsze co się stało z tym filmem to to, że dzięki niemu Marvel dostał Spider-Mana. To jest piękne, jak gwoźdź do trumny pozwala uzyskać drugie życie dla postaci. Ja bym też jeszcze jemu zasługi dał e, powstania tego: e, Spider-Man Universum. Ale ten CGI? Tak, ten CGI. Ale to jest zupełnie na bajka już. Ale jednak wiesz, sądzę, że może ktoś się oprzytomniał, nie robi kolejnego aktorskiego, tylko właśnie. Z tego co czytałem, wywiady i tak dalej, to było na zasadzie, że hej, nie możemy zrobić filmu popularnego, to zróbmy CGI i po prostu nikt się nie wpierdalał w projekt. Tak, mieli... I dlatego tak dobrze wyszło. Tak, ale to wyszło dobrze. Pewnie. Dobra, to jeszcze jeden film, który nie jest związany bezpośrednio z MCU. X-Men Przyszłość, która nadejdzie. Ech. Pierwsza połowa dobra, druga do dupy. Tak, to, co się w drugiej połowie dzieje, to jest... To jest to, co masz komiksy... I w komiksach akceptujesz ten poziom bullshitu, bo to jest rozłożone na kilkanaście zeszytów. A tutaj masz to skondensowane i wykastrowane z tego, co się dzieje pomiędzy zeszytami. Tak, w tym jest to dobrze, że X-Men zaczęli się psuć, jeżeli chodzi o filmy. Nie no, Kaman. Magneto jeżdżący fiatem w trzeciej <śmuszel> części, dalej będzie po prostu rył mi mózg. Yy, dobra, jeszcze ratuję tutaj ten. Yy, ponownie Silver, sil ta, Te. ten też szybko biega. Quick Silver, Quicksilver Quick Silver dosyć A to też pierwsza Jedyna połówka. rzecz, którą wszyscy pamiętają, tak, to jest z tego i z kolejnej części, nie? Dokładnie. gdzie jest po prostu replay. Tak. <noise> Troszkę inaczej, ale replay. No, plus nie wiadomo po co Wolverine w tym filmie. Uh, because Reasons i jest to jedyna postać, która jeszcze była taka, że mogli ją wykorzystać, żeby ludzie poszli do kina. Chyba ta. Wciąż fakt faktem, że scena z cofaniem się w czasie, to na samym początku, jak się pojawia Blink i kilka innych postaci, które lubię, ale nigdy nie miały czasu antonowego, tutaj o, blink, krwa... o, już ją zabili chyba. Tak. <grym> w ogóle zabawne jest to, że w tym filmie wycięto cały wątek e, Rogue. Z Rogue, <grym> tak, bo jest wersja Rogue Cut na Blu-rayu i DVD tak. i to oglądałem i tak ten film dalej nie ma sensu, ale teraz ma minimalnie mniej bezsensowności. <grym> tak, więc o, taka ciekawostka. Ogółem przyszłość, która nadejdzie, to była y, opowieść, która bazowała na komiksie ona chyba była eee. dosyć mocno zmieniona w filmie względem właśnie oryginału. Dużo zmieniona, bo była Kitty Pride jako główna protagonistka tak naprawdę. Z dupy miała moce, które nigdy u niej nie działały, ale no bo tak. I w komiksach nie Wolverine się cofnął w czasie, tylko właśnie Kitty z tego co pamiętam. Ja nie pamiętam akurat tej historii w ogóle. Właśnie tylko poza tym, że to jest jedna właśnie z tych ważniejszych X-Menowych historii. Dobra, to wracamy do MCU, wciąż rok 2014. Największa niespodzianka chyba drugiej fali, czyli Strażnicy Galaktyki, czyli komiks, który w sumie nie był za bardzo znany nawet w Stanach, postaci, które w sumie niewiele mają wspólnego z oryginałem. No i taki niespodziewany sukces. Chciałeś powiedzieć, że komiks, który był martwy i był rebootowany kilka razy i nigdy się nie sprzedawał, a potem zrobili film i się nagle zaczął sprzedawać. Dokładnie. To była marka, która tak naprawdę nie istniała. Tak naprawdę nie wiadomo nawet dlaczego powstała, bo Legion Samobójców yy, od DC powstał dwa lata później, więc nikt tam w Marvelu nie mógł powiedzieć: Ej, ci DC robią filmy o takich y, przypołowych ludziach, którzy są nienormalni. Ej, Marvel, co wy tam macie? Może by też coś takiego Biegającego szopa. Stary, sądzę, że tutaj w tym momencie ktoś za dużo koki wziął i przez przypadek zaakceptował ten projekt. Możliwe, ale wyszło zajebiście. Nie, najlepsze to jest podsumowanie tego filmu na zasadzie Honest Tryers We have a raccoon. And you're gonna watch it. Why? Because we we'll marvel, that's why. Dosłownie, to jest. Cudem przeszło. Chociaż ja akurat się przyznam, ja tę ekipę znałem tych strażników galaktyki, bo e, tutaj polecam. No, kolejne... mieli komiksy z Iron Manem, gdzie podróżyło w komiksie w... W kosmosie i tak dalej. Ja, nie, to jest późniejsze. Ja polecę coś wcześniejszego. A, ty mówisz tych wcześniejszych jeszcze. Nie, ja mówię a, a, anihilacji. Uuu, to żeś poleciał. O stary, w czasie, kiedy na Ziemi działa się ta wojna bohaterów, w 2006 i 2007 roku, w kosmosie panował wielki chaos i w ogóle... Dosłownie tak tam jak. zawsze panuje chaos. Tak, ale to jest tak, jakby zergi najechał na całą galaktykę z innego wymiaru. Eee, całe razy, całe planety upadały, ziemię nie mieli to w dupie, bo się ze sobą kłócili, i właśnie tam zreformowała się grupa właśnie Strażników Galaktyki. Eee, zresztą Thanos miał dość dużo po, do powiedzenia w tej historii, to był jeden z powodów, dlaczego ja czytałem, bo wtedy sobie po prostu Thanos nadrabiałem praktycznie wszystkie historie. A no to jeszcze chyba musiałeś przeczytać to o tych metachiumach. Sorry. E, tak, o e, Inhumans. In nie tak. tylko kurde. Inhumans. Tak, Inhumans trochę czytałem. E, Synek Danosa. Tak, e, więc y, i tak, i polecam właśnie tą historię. Anihilacja niedawno że tą wyszła w. W Polsce da się kupić ją. Mam już kilka zeszytów od niej, chyba wszystkie już zresztą, więc polecam. I tam akurat ta ekipa się mniej więcej zgadza to, co jest tutaj w tym filmie. No bo to był ten kolejny reboot jakby tak. tej całej drużyny. Tak, jedynej postaci, której w pierwszej części strażników zabrakło, to było Mantis, która się pojawiła w kolejnej części, oraz był jeszcze jeden taki zielony gość, ale nikt o nim nie pamięta. No to Drax był w komiksach nie, zielony, nie, 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 a w nie. filmie nie był. Nie, jeszcze był jeden zielony, Ala Żaba. Nie pamiętam go nawet, kto to był. A, ten, dobra. Tak. Nic nie straciliśmy. Tak, dokładnie, nawet nie pamiętam jak się nazywa. <laughs> Nothing of value has been lost. <laughs> dokładnie. <laughs> nie no, ale ogólnie, że chodzi o Guardiansów, to nie wiem, jaką wy macie opinię, ale dla mnie to jest musical, udający film, który jest no, trochę media, po takim prostu. sitcomem, a trochę takim Indiana Johnson w kosmosie. O, Indiana Jones w kosmosie, to pasuje dość nieźle. No, byłbym skłonny do takiego właśnie no. <laughs> stwierdzenia. Rzeczywiście, świetnie Ale... dobrali Petera Quilla, świetnie dobrali Gamore. Eee... No, z Gamorą bym polemizował ale to jest tak, że mam awersję do Okej, okay, lepsza jest niż to co była w komiksach, ten film naprawił Gamorę e, w komiksach ona lata no, nie brakowało w jej designie tych kółek na oczach, e, Okej, okay, to kółka A mi chodzi bardziej o resztę stroju, gdzie w komiksach był totalnie bez bezsens no, była slatki po prostu, no, spała ze Starkiem kilka razy, więc lustro. akurat kiedy już z nim spała to wy wyglądała normalnie, bo normalnie latała do nie, dosłownie... jeszcze miała zielone kółka na oczach i miała ten i kostium, dlatego Star tak? Z nią poszedł do łóżka w komiksach. A, już nie pamiętam. Ja chyba, że mówimy o moich jeszcze innych komiksach, bo on kilka razy z nią chodził. <laughs> mi chodzi o to, że dosłownie latała w stringach. Czy to, o oh, standard w stroju Borata, o. <laughs> Fighting Warrior Princess, tak. mój drogi. Jako najniebezpieczniejsza kobieta w kosmosie latam w stringach. No więc Nic mi nie może trafić. Tak, więc dlatego mi się tu podoba ta. Look at my titties, tak. they will distract you no o, Vin Diesel zagrał rewelacyjnie całe trzy słowa, które wypowiada. No w sumie jego najlepsze aktorstwo wszechczasowe. <grymne> Trochę drewnem zalatowało. Ale odnalazł się. Znalazł swoje swój... się. <grymne> Ciekawe, ile zainkasował. Więcej niż za my przez rok kurwa, no pracy pewnie... normalnych <grymne> Jak nie więcej. Pewnie tak. No jak Robert Downey Jr. grając w Spider-Manie, tym, homecoming, 5 dni tylko był na planie, wziął no, pięć bańek. to dobra że, matematyka. To, to... Jeden dzień, jedna bańka. No. Nice. A potem, chłopaki, od razu dzisiaj to za ułamek tego, co ja zarobiłem. Te. No, pewnie tak było. Ale wiesz, z Robertem Downeyem to jest ten problem i żarcik, że on jak zaczął grać w Iron to podpisał jakąś taką śmieszną umowę, że będzie pracował, zapłacił pieniądze, ale będzie miał film. profity ze wszystkiego z tym związane. O bo nikt W film nie wierzył i się skończyło na tym, że jemu płacą najwięcej. No to, to mu się uparciło. No to się ch chyba nie spodziewa. a nie tak jak nasz Sapkowski, daj, dawaj <laughs> haj z góry. No. O właśnie, jedna rzecz z Guardiansów jeszcze. Eee, zepsuli Ronana za to, ponieważ zrobili z niego fanatyka. Ciotę. Takiego fanatyka, Zabij gdzie... z niego ciotę, która praktycznie nie ma żadnego mózgu. Tak, tylko gdzie? W... Praktycznie rzecz biorąc, jestem ślepy i głupi, i zrobię to, bo tak, bo coś tam. Gdzie w komisji to jest troszkę bardziej jak taki sędzia dread powiedzmy. Coś w tym stylu bym Nie wiem, mm, ja powiedział, że sędzia dread połączony z pani Sherem, bo miał już tak. jakiś kodeks honorowy. Tak, coś takiego, nie Więc yy, coś bardziej. A tutaj coś... na samym początku zabija członka Nowa Kor, dlatego bo tak, bo on nie jest niebieski. No nie, bo potrzebował krew, żeby się wymalować, nie wiem, później przez cały film. No tak, ale właśnie o to chodzi, że. <laughs> bo nie jest niebieski, tak? Tak, więc. użyj niestety... ten serio, rasisto pieprzony kosmiczny. Tak, to mocno zepsuto. Hmm. I tak samo jak ty jest. czemu ten niebieski kosmita nie współpracuje z tym kosmicznym niebieskim kosmitą, który pracuje z tym filetowym kosmitą, żeby zabić tego i zielonego kosmita? Ta. Ma swej, logic. Tak, ma swoje problemy, logic. ale jednocześnie zalety stanowczo nadganiają wszystkie wady. Znaczy, lepsze niż dwójka na pewno. Eee, Czy Widać, ja wiem? Mi ja myślę, się też. dwójka bardziej podobała. Przy czym to nie jest tak, że Surprise. to powiedzmy jakoś, że wielki krok między jednymi. No, to jakieś wielkie znaczenie Tak, <laughs> to naprawdę są, one są blisko siebie, nie? No nie. Dwa dobre nie. filmy po prostu. Nie, przeciętne. Z momentami. Mi się... Jako komedię mi się Nie, no podobałem. Fajne, fajne, fajne. No, jako komedię to wiesz, wszystko możesz oglądać, jak dobrze się napijesz. <laughs> Widzisz? Pamiętaj, ja że też, jestem niepijący, więc, więc, więc musiałem to na my, my oglądamy uważnie. Ja także. <laughs> Dwa monitora. Alkohol mi nie przeszkadza w oglądaniu. Ułatwia, owszem. No, generalnie to chyba troszeczkę w, w Disneyu nie wierzyli w sukces strażników. Jeżeli chodzi o budżet, to, to byli tak ostrożni i Wszystkie, na przykład ta scena, która była w tym kosmicznym więzieniu, wszystko było zbudowane oczywiście z metali i był taki zapis, że jak już przestaną kręcić, wszystko idzie na złom, to chociaż część kasy odzyskamy. Ale to nie jest nic nowego, w większości filmów tak to działa. No ale tam to jakoś wybitnie, chyba jakoś nie wierzyli sukces w sukcesy, Szczerze, na tym etapie tu to wszystko to można wstawić między plotki i pomówienia, bo taka jest lepsza historyjka niż jakby powiedzieli wprost, że tak, kurde, wiedzieliśmy, że to wypali, ale nie wiedzieliśmy jak bardzo, więc teraz się nie przyznamy, więc będzie taki dodatkowy żart. Zresztą też, w sumie, zobacz, który to już jest z kolejności film w tym MCU. Poza tym, zobacz no. też na CGI. Sorry, gdyby w ten film nie wierzyli w jakikolwiek sposób, to ten shop nie wyglądałby tak dobrze, i po pierwsze, by go nie było. No, się całe. A film. po drugie, zobacz, kurde, jaki jest ostatni A, kiedy jest ta wojna. Praktycznie galaga w pełnym 3D. Albo Space Invaders, jak samo tak zwał. No okej, okay, ale to wiesz, może mieli mniejsze oczekiwania względem na przykład, nie wiem, jak Avengersi i inne filmy. Ale kasa to kasa, jeżeli chcesz coś takiego zrobić, to po prostu by tej sceny nie było. Nie byłoby tylu tych ujęć, tak? Sorry, CGI, szczególnie jeżeli chodzi o postać, która nie jest realistyczna, bo nie masz odpowiednika, masz futro i tak dalej. To się kurwa ma za przeproszeniem tyle renderuje że się w pale nie mieści do tego oświetlenie, ułożenie kamery, cały mockup z greenboxem, cały mockup z gościem w zielonym kostiumie, żeby był w tych wszystkich scenach i tak dalej. Sorry, nie wierzę, że nie mieli jakiegoś tam pokładu potencjalnego na to. Gdyby to był tani film, to byłby Iron Man trójka kurde, gdzie Indra to Magic dostało kopa w dupę, bo było tańsze studio, żeby robić CGI do Iron Mana. Być może, no ale też przypuszczam, że mieli jakieś oczekiwania względem innych filmów i spodziewali się, że będą niższe po prostu. To było Go Broke or Go Home? Możliwe. Dobra, przechodzimy do kolejnego filmu, czyli Avengers' Cza Czas Ultrona, czy którego prywatnie uważam za jeden z. Może nie najgorszych, ale no. Ech, gdyby nie pojawienie się, powiedzmy, tam paru postaci, nie widzę sensu. Stanowczo miał scenie. za dużo problemów i za dużo ingerencji studia. Szczególnie to był film z gatunku, który nie jest filmem, ale ma ileś plot pointów, które muszą być zrealizowane, żeby potem kolejne filmy miały sens. Tam się nic skupy nie trzymało. Główny zły jest badziewny. Eee, Szczególnie, że to nie jest Ultron tak naprawdę. To, to, to jest dosłownie Avengers contra Forchan, więc. No to, to, sobie, no bo Delikatnie to, mówiąc. No, to, jest, to, to wiesz, kurde, pomysł na głównego złego, nie? Plus mój ulubiony aktor, jak zwykle dostał po dupie, bo Andrzej Serkis, który jest znany głównie jako postacie CGI w filmach, znowu dostał kurde po dupie i nie ma czasu antenowego, który mu przysługuje. Bo zrobili z niego nie dość, że parodię postaci z komiksów, do tego jeszcze zrobili z niego parodię aktora. Mm. Tam on się pojawił na całe 3 minuty, więc dużo. Tak, stracił rękę Ta. i go wyrzucili praktycznie, że. I to też tą stracił rękę tak bezceremonialnie, to było takie ups. Tak o, sorry! Zapomniałem, że wy ludzie jesteście ze słabi, tak i dalej. Oj oj oj. Tak. E, Okej, okay. to miało być śmieszne, ale. To nie jestem. Na... No inaczej, John Swedon. Jakie by problemy nie miał ze studiem, czy coś w tym stylu? On chciał zrobić inny film, studio chciało zrobić jeszcze inny film miał całą masę patch notów, na zasadzie musi być to, 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 A i jeszcze to, o, w sumie to jeszcze to. Ej. W sumie to jeszcze i to, i to, i to, i to, i to, i to a wiesz, to jeszcze by się przydało to. to, Ale tak, ale za to ten film posiada moje dwie ulubione sceny, które w, cały, w we wszystkich filmach MCU są, czyli e, pierwsza scena e, w, kiedy to robią imprezę. Świat. Nie, kiedy robią imprezę i próbują podnieść młot. Ogólnie ta tak, cała to scena jest to jest fajne, buduje... Foreshadowing tak zwany. A tak, ale jednocześnie buduje relacje fajne takie i opisuje nam postacie w niebezpośredni sposób. Czyli wiesz, możemy się o charakterze postaci właśnie dowiedzieć przez zobaczenie, w jaki sposób próbują. Pr... Przez. Nie, przez właśnie zobaczenie, w jaki sposób próbuję. Nie, nie mi pomieść... chodziło o tę scenę, co. Ta, co grała w tym. Ten... Boże, jak to się zwało. Koły, e... Meteor Mother. Ha... A, a potem... tak. Agentka, coś tam, no. Eee, I tam gadają, hit. gadają, tak. Te A tak, agentka hit. No, ogólnie bardzo fajna scena. Eee, oraz druga to mi się bardzo podoba scena, właśnie cała scena na farmie. Gdzie. Nienawidzę sceny na farmie, poza momentem, kiedy jest wymiana argumentów pomiędzy Tony Starkiem a Chrisem. Eee, to jest fajne. Że... Coś tam gada, tak rozrywa ten kawałek drewna, tak. No i co mi zrobisz, kurwa? Co mi zrobisz? Naskocz mi. A to też fajnie, bo pokazałem, że on tak chyba kulturalnie po prostu używa tej sikiery, żeby to nemu nie było głupio. tak, on tak ma... rozerwał i tak. Twój argument nie ma znaczenia. Mogę cię rozerwać, no. tak jak to. <grywa> nie, ale tak samo, właśnie też później była rozmowa żony Hokaja, właśnie z nim. I właśnie te, to, co później się działo, ten w Sokowi tam, mówiące, że właśnie on jest zwykłym człowiekiem wśród bogów i tak naprawdę on jest, on prostuje ich, nie? Pokazuje. Tak, naprowadza ich na właściwą ścieżkę, jada, jada. jada. Tak, więc mi się to podobało. Szkoda, że później w późniejszych filmach to nie zostało wykorzystane, ale to było ciekawe. zostało, jakby tylko, że bardzo biednie. No właśnie, to jest problem. Że ten film to fajnie wprowadził, ale nikt tego nie wykorzystał. Znaczy, scena na farmie była za długa, i gdyby ona miała dokładnie to, cośmy mówili, tak parę scenek byłoby spokojnie, ale to było na zasadzie pół godziny szczęśliwej rodzinki na farmie po prostu. Nie było pół Bez godziny, było 15 dalej. Let? Ja to tak traktuję. Na takie może. pół godziny z Ja akurat nie miałem problemu z czasem. Moim zdaniem to była dobra scena, właśnie bo mocno wyhamowała film po tym, co się działo. Ta akcja, za, za dużo akcji, moim zdaniem, jest właśnie w filmie, więc to Mówię takie w wyhamowanie. W filmie jest złudzenie, że jest dużo akcji, na tak naprawdę nic się nie dzieje. Może. Bo To jest tak, że masz strasznie dużo dłuży, które są przerywane takimi właśnie mega mocnymi scenami, na przykład. Tutaj się coś tam niby dzieje na tym statku. Potem za chwilę masz po praktycznie zero oddechu walkę z Halkiem no. w tym mieście. Potem masz tą farmę i jest takie. No właśnie. to... Potem znowu coś się na szybko dzieje i znowu takie. I się okazuje, że tak popatrzysz sobie na spokojnie na ten film za drugim razem, to tak pół filmu można spokojnie wyciąć. Tak, jest właśnie problem tego, że on jest strasznie źle poukładany. To, to jest już problem. Ma kilka fajnych oczywiście jeszcze innych scen, takich jak właśnie może. Okej, okay. jest y, tych walk, ale walka powiedzmy Halka z Iron Man y była nawet niezła. No ale to była kulminacja A... jakby tego, co ludzie chcieli. I to no, jest no, taki no, fanserwis, tak, więc to, to nie jest coś, co jest dobrze zrobione w miarę. Tak. E, finał. Ech. Takie Mech trochę. Który finał? Masz na myśli powtórkę Widona? Z One Page'em, czy ogólnie filmą jako fino. E, chodzi mi o całą akcję na sokowi po tym, jak zaczęła się unosić, więc to było takie. No, przesadzili no to było trochę bez sensu. Tak. Szczególnie ten taki hallmark moment, kiedy agenci szarczy się pojawiają z tym ostatnim Hell Carrierem I tak, Ey, hello, we're be waiting for you. No ja trochę o tym byłem świadomy, tego, że ten hell Carrier może się pojawić. Bo ja w międzyczasie oglądałem agentów tarczy, gdzie oni próbowali ten Hell Carrier... Odzyskać. Naprawić, tak naprawdę. Po bo... wydarzeniach z Winter Soldiera, więc był. Ja też oglądałem, tylko właśnie chodzi o to, że tutaj to był taki hallmark moment, po no. prostu, że tak. it's cute. Próbowali nie. powtórzyć Avengersów 1. -kę. Za bardzo. Tak, i nie wyszło im. Za duży chaos, Ale za dużo. Ale jeden tekst im się udał. Który? No, ostatnia scena z Ultronem, że tak. O, no, tam ci ludzie cię zawiodą i tak. No cóż w końcu urodziłem się wczoraj. Ja. <laughs> Widzę nawet fa fajnym mi wyszedł, to muszę powiedzieć. Chociaż bardziej jest rozwinięty realistycznie dobrze wyszło. Tak, e, chociaż bardziej on jest rozwinięty w później w wojnie bohaterów, więc tutaj za dużo nimy chyba do gadania. No, ale to było takie przedstawienie postaci w postaci większości filmów, że a, na spokojnie, zobaczymy, co wyjdzie i tak dalej. Potem może dostanie kolejny no, film, bo więc czasę tak. nowego. No. Tak, Szarną Panterą i kilkoma innymi, że spokojnie, spokojnie bez ciśnienia, nie? Mm -hmm. I to akurat u nich jest dobre, ale też nie zawsze im wychodzi. No. Dobra, next mówi. Ja, no. Nie, ja mam jeszcze pytanie od Was. E, wspominaliście, że Ultron w porównaniu z tym, co było w komiksach jest zupełnie jakby innym, inną postacią. Jakie są różnice właśnie między filmem a. Wiesz, jakby to subtelnie ująć, gdyby Ant-Man wyszedł wcześniej, czyli ten pierwotny Ant-Man, który miał być, to Ultron pewnie byłby inny. A tutaj jego Origin Story został bardzo mocno zmieniony. Już nie kwestię tego, kto go stworzył i jak go stworzył i z czego go stworzył. Tylko, że to było na zasadzie, tak jak bierzesz Terminatora, nie? I masz Arnolda Schwarzeneggera, który jest T800. I tak naprawdę masz 5000 innych takich samych terminatorów z tą samą Mordą, ale to są inne terminatory. tak samo jest tutaj, że no, masz Ultrona, ale to jest zupełnie inny Ultron. Nie na zasadzie, nie wiem, wersja 5.0 2048 albo z nie wiem, innego uniwersum czy coś takiego, gdzie coś się zmieniło. Pewne elementy zostały zachowane, ale zupełnie co innego. No właśnie, jakie są te różnice? Co, powiedzmy, zostało zachowane, a co zostało, nie wiem, wycięte to, w porządku... To, jest złym robotem, który chce zniszczyć ludzkość, no, bo ludzie są źli dla niego. A jaki był komiks? Też, tylko, razie? że tam było na zasadzie takie, że to była sztuczna inteligencja stworzona przez Franka Pima, czyli oryginalnego Legant, i to miał być robot, który miał pomagać Avengersom i tak dalej, czyli taka protoplasta Vision, który potem właśnie, notabene, był Vision. I potem Ultron był jednym z największych przeciwników Avengersów w różnych wielu, 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 wielu komiksach, między innymi komiks Age of Ultron, który z filmem nie ma nic wspólnego, zupełnie, bo jest time travel i alternatywne rzeczywistości i tak dalej. W ogóle to tak po prostu był zły robot, bo, bo, tak, z kosmosu. W ogóle idea w tym komiksie Age of Ultron, ja przeczytałem ten komiks zanim właśnie ten film wyszedł. Uroczy był, nie? <grym> Jak się ukryć przed e, Avengers'ami, jako właśnie ten, powiedzmy, ta sztuczna inteligencja. Jeżeli dobrze pamiętam, wysłać się w przyszłość. I to, to była cała idea komiksu. Plus, jeszcze kilka innych zajebistych pomysłów tego. Spiderman chowa się w kanałach pod gruzami. Jest na jego i który zajebiście się ukrywa od 50 lat przed Ultronem jako człowiek, który nie ma żadnych mocy tak, w ogóle jak dowiedziałem się, że ten film ma mieć tą nazwę Age of Ultron po przeczytaniu tego komiksu to było takie ale dlaczego, przecież ten komiks jest badziewny ale właśnie to jest plus i minus, że oni biorą te tytuły i często gęsto nie mają nic wspólnego z komiksami i zazwyczaj to dzięki Bogu, a czasami eee, tak, a więc... może nie no, Ragnarok, no, ten Ragnarok ten nie ma nic wspólnego z komiksem to Ragnarok. Civil War Właśnie. tym bardziej też. A to do tego dojdziemy. Nie no, Civil War no. ma wspólnego z komiksem tyle, że to jest takie low budget. Na no, zasadzie jakby jakaś taka indyjska firma zrobiła... Dojdziemy do wojny bohaterów, spokojnie. Ja jeszcze mam jedno pytanie odnośnie e, różnic. To teraz jeszcze mam pytanie odnośnie rodzeństwa Maximów. Quick to się głównie kojarzy no, z X-Menami. E, jeżeli chodzi no właśnie, a jeżeli Wandę. chodzi o e, to, e, Wandę jakoś nigdy ja ją kojarzę tylko wizualnie totalnie zupełnie inaczej wygląda, chociaż zachowana została kolorystyka. A chciałbyś, żeby chodziła w tym spandeksie, pelerynce i pedalskiej czapce? Wiesz co, jednej i drugiej nie lubię. W jednym wygląda faktycznie źle, w drugim za bardzo czuję cycem, więc... E, właśnie, tutaj miałem powiedzieć o tym wcześniej. E, dlaczego oni w ogóle dostali te dwie postaci? E, argument podobno był taki, że jasne, że te technicznie postacie są mutantami, ale na kartach komiksów one częściej się pojawiają wśród Avengersów niż wśród komiksów z mutantami. I to był argument. To, to jeszcze jest druga kwestia, też. Że oni że bardziej są biorąc, Oni mają prawa do tych postaci, ale nie mogą w żadnym momencie w filmie powiedzieć, że są mutantami, bo mutanci należą do Fox. Tak, to, to był taki deal. I to był taki zawijaz po prostu z gatunku, jak to obejść, przeskoczyć i nasrać tam, gdzie nie trzeba, żeby potem ktoś to sprzątnął. No. I są dlatego, oni nie są mutantami, tylko mają tę mocę z Dlatego nie ma powiązania z magneto, który jest tym ojcem w komiksach, i tak dalej. Dlatego te mocy są, jakie są, czyli, kurde, tak naprawdę nie można wytłumaczyć, bo w komiksach Wanda to praktycznie jest najbardziej potężną postacią. Jedną z chaosów M, albo kilka innych i tak dalej, bo nie do końca jest to nigdy wyjaśnione w 100%, ale ona praktycznie rzecz może zmieniać rzeczywistość tak, się jej żywnie podoba, zależnie od tego, jaką ma ochotę i jaki ma stan emocjonalny. Tak, ona ogólnie jest klasy tych, co zaginęły. Przy... Overpowered. Tak, overpowered. Ona jest things level praktycznie rzecz biorąc. Tak, e, troszeczkę tego widzieliśmy w ostatnich Avengersach. Kiedy... W końcu gry? Tak, w końcu gry, kiedy z Thanosem nawet troszeczkę sobie potrafiła powalczyć. Dłużej niż większość innych postaci. To był pierwiastek tego, co mogła zrobić. Tak. E, więc... Ona mogłaby zrobić z nim to, co Thanos zrobił z Guardiansami w Infinity War, że po prostu pstryknął i ta się zamieniła w jakieś makarony, ten się w koski zamienił i tak dalej. Znaczy... Ona mogłaby spokojnie to zrobić z Thanosem, od tak. Tak, ogólnie sądzę, że ona może być właśnie mniej więcej na poziomie możliwości powiedzmy doktora Strange'a komiksowego. Ona jest bardziej na poziomie właśnie Phoenix level, że jeżeli będzie chciała, to zrobi co jej się różnie podoba, patrz chaosowem. Wiem, ale chodzi mi o to, że Doctor Strange ma też taką tendencję do tego, że on też zazwyczaj może zrobić co chce, ponieważ zawsze istnieje na to zaklęcie, więc to, to jest odwrotny ba no, magiczny Batman. To jest Batman, comic no. book logic, no. No, tak, to jest comic logic, ale rzeczywiście ona jest potę bardzo potężną postacią, która często musi uważać na to, co robi. Ale z drugiej strony, czy ona gdyby była tak przegięta jak Kapitan Marvel w końcu gry, to nie byłoby też jakiś taki... Kapitan Marvel nie jest przegięta, tylko jest z Marisu. Jest. Tak. Ona nie no, jest przegięta jest dlatego, przegięta że jest superpotężna, ona jest przegięta dlatego, bo scenariusz traktuje ją jako niesamowitą. No, jak się pojawiła w końcu gry, to ja miałem coś Palma. No... A ja miałem banana, kiedy została w łeb, kurde, od Thanosa. I dosłownie Thanos ją wypierdolił z filmu. To rzeczywiście. Bo jak dostała tego plaskacza, to po prostu już potem jej nie było do samego pogrzebu. Czekaj, jak to. Begone, pot. Tak. Go away. Tak. Więc. Ale jeżeli byłaby akurat ta. Jeżeli Wanda byłaby tak przekminiona, to ona przynajmniej ma jakieś tam powiedzmy postawy, bo we wszystkich filmach miała dużo scen takich mocno emocjonalnych. W Avengers akurat. Zginął jej brat. Dobre, dobra postawa do tego, żeby, powiedzmy, właśnie zaczęła tam napierdzielać we wszystkie strony swoimi tymi umiejętnościami. W Infinite... A Poza tym jeszcze bierz poprawkę na tą scenę, co była w Civil War, kiedy Visionowi zmieniła grawitację, tak, tak. naprawdę, i przeciążenie. A... I mogę się założyć, że większość ludzi nie wiedziała o co chodzi, co z nim zrobiła. No jak... I to już był też zajebisty przykład, że mogła go dosłownie zredukować do plamy na podłodze, ale tak to zrobiła, żeby spowolnić, ale nie zabić. Ja to... to jest to taki moment, kiedy bazowała na tym, że może, ale nie może, ale ma tą moc. Tak, ogólnie ona jest, no właśnie, i później jeszcze z Visionem w Infinity Warze, w fonie Bez granic, go, gdzie musiała właśnie zniszczyć. I to permanentnie, bo jego nie wskrzesiliśmy, więc naprawdę ja, jeżeli chcieliby zrobić House of M... W tym momencie w tym MCU to spokojnie by mogli, bo zbudowali postać tak, że jest na to. Ja zakładam, otwarza, że oni to... do tego zmierzają, żeby X-Menów i resztę postaci wprowadzić. Tak, to może być właśnie to. Zrobią taką bajkę odwrotną, że zamiast nie, No More Mutants, to Hey, Hello, Mutants. E, tak, może być takiego, że wkurzy się na świat i postanowi go zmodyfikować do swoich potrzeb, nie, więc jasne, mo może to zrobić. Ale wybiegamy przyszłością, z No, chyba. Next Movie. No, jeżeli chodzi o przyszłość, to też sobie jeszcze pogadamy pod koniec. Ale tak, Next Movie, Ant-Man. E, jak to to jest Ocean 11 w wykonaniu Marvela? Tak. Ale śmieszny. No, śmieszny. Śmieszny, zabawny, za bardzo nieodkrywczy. Też miał problem. Ale Rod pasuje do roli. Tak. Moim zdaniem jeden z lepszych castingów, tak naprawdę. Ten aktor ma 50 lat. Ale jak grał ostatnio. <laughs> W tym remake'u, prequel'u, kontynuacji, jak zwało, tak zwało, Hot American Summer, dalej wygląda na 20. Właśnie on tak młodo wygląda, to jest niesamowite. On jest jak ja, <laughs> nie starzeje się. <laughs> Może też tyle pije co i. Ja. Może właśnie stosuje takie same techniki jak ty, czyli alkohol i papierosy. Stanoczo. No. Dziękuję, dziękuję, eee, dziękuję. Jedno, co narzek będę narzekał na ten film, beznadziejny, główny, zły. To jest powrót do tego, co Standardowy było... Standardowy, marvelowski problem. Tak, to jest powrót do tych najgorszych przypadków, co było wcześniej. Bo to jest praktycznie kopia głównego bohatera, ale zła. Tak. A dlaczego Chociaż jest zły? scena walki w walizce perfekcyjna. Nie, sc sceny walki są bardzo kreatywne, w szczególności, kiedy są zmniejszeni. E, ale właśnie mi chodzi o samą postać, że no, to jest, zrobili go zły, a jest zły dlatego, no, no bo jest zły. Bo ktoś mu nie powiedział, że jest specjalny, jak był młody. Tak. No z... I to jest kurwa jego geneza bycia złym. Tak. <ślesy> dlatego jest łysy i jest smutny. Bo nie jest łysem z Brazers i nie może być astronautem, <grym> lekarzem i hydraulikiem, tylko musi być szalonym naukowcem, który udowodni, że jest wspaniały, jest niesamowity, mimo że nikt mu nigdy nie mówił, że czy jest. On... Czy nawet on był naukowcą chyba, był tylko jakiś tym, menadżerem, czy ktoś tam. Nie no, on to wymyślił niby, nie? Eksperymentował i tak dalej. Wykminił jak sklonować tak? No, chyba był asystentem. No Tak, przecież nawet była taka scena, że Pym mówił dlaczego go Był odrzucił. Dlatego, takie, że bo... widział zbyt dużo podobić do niego. You're stupid. Mm. Go away. Ale... You're scrapidou. Tak. <laughs> I tu jest Scooby-Doo. Po tym filmie mi się zdaje, że kończą się nam właśnie ci źli, e... znaczy słabi, słabi, głównie źli, Słabni. że od tego filmu zaczynają się lepsi. A przynajmniej od no, nie no, wojna Bohaterów na pewno miała bardzo dobrego arcy wroga. Chociaż nie wyróżnią się, można powiedzieć. Byłem, jak obejrzałem, to byłem nawet trochę zaskoczony, że jest tak słabo. To też nie był ten, który był w komiksach. Tak, to oponułem. jest komplet, to inny, ale tu może na plus zrobili. Nie no, ja bym chciał zobaczyć tę skarpetę fioletową na głowie z koroną. Dobra. Chciałbym, naprawdę chciałbym zobaczyć, jak oni to przerobiliby. Dobra, powiedz o to, co chcesz powiedzieć, my powiemy ci szybko nie i pójdziemy dalej. Okej, okay, dobra, no to po Antmanie troszeczkę mijamy się z MCU, bo powstały dwa filmy. Jeden, o Jezus Maria, drugi bardzo dobry. 2015 rok przyniósł nam fanto... fantastyczną, fantastyczną, fantastyczną for for <laughs> No i dużo lepszego Deadpoola. Też był to że jedno studio potrafi wysrać i zrobić coś dobrego zaraz. Deadpool w ogóle kilka, znaczy rok chyba wcześniej, wyszła te, te demo takie. czy znaczy wyciekło to CGI, które było Proof of Concept i dzięki tak. temu ten film dostał tak zwany greenlit, żeby go jednak zrobili, bo się okazało, że hej, może kurde, ludzie by chcieli obejrzeć coś dobrego dla odmiany. Jesteśmy Fox, więc nic dobrego nie zrobimy. Och, wait. Jednak możemy. Najbardziej mi się poza podoba... musimy zrobić, nie wpierdalać się. Tak. Najbardziej podobało mi się, że jest to historia o miłości i była puszczona na Walentynki. Walentynki. <grym> I teraz chcę zobaczyć te listy urodzeń i dzieci, które się nazywają Ryan. <grym> 50 twarzy Greja. No tak, w Polsce to był najlepiej w okresie właściwie tylko oglądany film. Nie, nie, przepraszam. Drugi, a pierwszy to, było, pierwszy, to była, pierwszy to była. Pierwszy to była planeta Singli czy coś. Piędzie... Nie, jakiś francuski film chyba, planta Singli i nawet Deadpool sobie z tego robił jaja, że ej Polsko, co z wami? Dlaczego Deadpool jest drugi, a nie pierwszy? A, może już nie kojarzę. Myślę też, że pięć o twarzy wtedy miał lecieć właśnie. Nie, to był z tym, szturem film, z młodym szturem, Czym? znaczy młodym. Młodszym. No, młodszym, no, młodszym ale tak. tak. Dużo o filmie nie da się powiedzieć, ponieważ on sam z siebie się nabija, więc... Znaczy ja mogę powiedzieć o tym filmie jedną rzecz, że jeżeli oglądaliście ten proof of concept, który wyciek. to wyobraźcie sobie, że ktoś wziął ten proof of concept i go rozciągnął i dodał całą masę lepszych lub gorszych żartów pomiędzy. Origin story, która ma nic wspólnego z oryginalnym origin story w komiksach i love story, które nie powinno tam być, bo nie miało większego sensu, ale lubię aktorkę, więc jestem w stanie to przeżyć. Tak, ogólnie Deadpool próbuje ratować swoją dziewczynę. <laughs> to da cała fabuła filmu. <laughs> No, trochę tak. Ale akcja z Trenozaurem była świetna. O, to jest kurde, te, jak ten przekabacił tego kierowcę taksówki, żeby został porywaczem lub mordercą. Czy znaczy, to nie jest tak, że przegabacił, tylko że on powiedział, co uważa, a ten źle to zinterpretował? <śmany> Jaki z tego moral? Nigdy nie dawaj rad ludziom, bo mogą nie zrozumieć. People are shit. Tak. Next movie. Thank you. Tak, świetny film. Eee, 7 na 10 eee, 8 są to, że ci należy za to, co, co zrobił jakby wyciąć te dłużyzny które są pomiędzy fajnymi scenami to 8, ale tak to, to 7 na 10 zachęci <noise> <noise> i za te wszystkie dobre momenty w stylu, boże, nie wiem co zrobić czy, czy jak się uderzy, to będzie źle czy jak się nie uderzy, to będzie źle co A, jest szoski? kurde nie <noise> wiem, bum kulka w głowę ale ja bym się przyczepił do jednej rzeczy, której nie było w Deadpoolu, a która jest jakby tożsama z 20 postacią. Eee, jego rozdwojenie jaźni i dwa odmienne głosy, które ciągle jakby komentują wszystko, co robi. Tego nie było w filmach. Wie, wiesz co, to się w komiksach aż tak nie pojawi. No. W ostatnich komiksach ja tego nie widziałem. No. W ogóle Bo praktycznie. Komiksy ostatnie mają reboot po tym, jak Deadpool wcześniej się zmerdżował z innym ninja i stąd się wziął ten jego głos taki. A potem przestali to cofać i zmieniali i teraz jest ta murzynka w jego głowie. Chyba, że znowu to zmienili, bo już hmm. o tym nie czytałem. E, jedna Long story short, wyszło dobrze. Tak, jedna ciekawostka jest taka, hmm. że to, że dlaczego Deadpool lubi tak czwartą ścianę burzyć jest to wszystko zasługą Lokiego, który go uświadomił o tym, że jest postacią w komiksie. <laughs> I najlepsze jest to, że chyba Loki chciał mu kit cisnąć. A, te... a ten w to uwierzył w to uwierzy. Tak, więc... No, okej, okay, o... następny film. Next movie. Dobra, czyli wracamy do MCU i też jeden ze znaczących filmów. Kapitan Ameryka, wojna bohaterów. Eee... Czyli mocno inspirowany eee... komik Na szczęście tytuł... chyba tak film to chyba. nie. Tak, na szczęście nie, ponieważ komiks jest. E... męczący. Słaby, męczący, głupi, niszczący charaktery postaci, zmieniający rzeczy, które nie potrzebują być zmienione. Wprowadza... I potem spodwał 5000 rebootów z dupy na zasadzie magiczne zaklęcie, żeby nikt w Nowym Jorku i na świecie nie wiedział, że Peter Parker jest Spider-Manem. Tak, ponieważ oryginalnie w komiksie Peter Parker ujawnia się, że jest spider -Manem. Na podium? Tak, na podium za namową Starka, bo miał mu pomóc przekabacić bohaterów na swoją stronę. Eee, skończyło się chyba to w ten sposób, że jego ciotka dostała kulkę eee, od Kingpina i potem była świetna seria Back and Black tak, więc eee, jedyna dobra rzecz, teraz z tego wyszła eee, dosłownie tak, Kapitan Ameryka technicznie umarł pod koniec filmu, został zabity ale nie do końca bo jak wiadomo filmu czy komiksu? komiksu, komiksu. Eee, w filmie na szczęście tego nie, nie było pominęli to całkowicie nie wprowadzili tego durnego więzienia w innym wymiarze, gdzie dosłownie mieli praktycznie obóz koncentracyjny, bo to było tam albo No Nie, no to też to było nawiązaniem do komiksu, też bardziej, bo bierz na to, że Civil War Comics zaczęło się od tego, że młodzi mutanci, którzy nie bardzo panowali nad swoją mocą i tak dalej, rozpierdolili całe miasteczko praktycznie, że biorąc. E, tak, kawa kawałek osiedla... I to wzięło tak naprawdę. Tak, kawałek osiedla ze szkołą, coś mi się zdaje, więc... Nie, miasteczko całe praktycznie, że biorąc. A ten saber, czyli rządki, domków, szkoła i coś tam jeszcze. Tak, ja tam dokładnie nie pamiętam, bo to w sumie był taki za zalążek, żeby musieli zabić dużą ilość ludzi, żeby mieć powód. Tak, to, bo musi być brutalnie tak. i przerażająco, żeby były powody, czegokolwiek. Tak. Bo przez te 68 2000 lat, kurde, jakoś nie było problemu, że ludzie ginęli przy okazji, jak superbohaterowie się są napieprzali w miastach. Mm -hmm. Bad Superman. E, jedna, jedna głupia rzecz z, z pobocznej historii w tym komisie było Wolverine. Polowo właśnie na tego gościa, który wysadził ten, te, te, te miasteczko. I w tym komiksie jest pokazane, że Wolverine jest dosłownie spalany do samego adamantium. Że nie... Tak, same koście, a potem wszystko się tak, regeneruje Kurde, kurde skropi krwi, czy coś takiego. No, to totalny bez Tam kawałek śliny na kości został. Ja już nie pamiętam, ale jakieś głupoty totalne. Ja nie, żartuję teraz Ale, ale dosłownie na to w zasadzie. Było tak, że scena babka zna, że była totalnie wypadła. Dobra, nie było tego w filmie. Ten film dzięki temu też nie miał całej masy tych innych bohaterów, przez co nie było takiego tłoku. Wyobraź sobie ostatnią scenę, właśnie z końca gry, tylko że wszyscy są przeciwko sobie. To byłby totalny chaos i nie byłoby to zabawne. Tu, Klaster, tak, tutaj przez to, że to ograniczyli do tych kilku postaci, moim zdaniem jest to lepsze, było to dużo bardziej personalne e, oraz dużo bardziej sensowne z punktu widzenia rządu, gdzie próbowali to ograniczyć, kiedy tych bohaterów jest ośmiu, a nie, a nie 80 a, tysięcy. Tak, więc to miało dużo większy sens. Plus jeszcze jest ta kwestia, że to było skondensowane tak, że to się dało przetrawić. Tak. Bo wiesz, prawda, że to jeszcze są filmy robione dla ludzi, którzy. Coś tam kojarzą, ale nie czytali tych komiksów tak jak ty, czy ja, więc nie muszą wiedzieć, że o mój Boże, to chodziło o to i o tamto, ta postać w tym kadrze z piątej strony 14 zeszytu bonusowego ma bardzo ważną kwestię do powiedzenia i to się potem spełni. Tak, fajne jest to, że wykorzystali yy, podział bohaterów przez wykorzystanie tego co się wcześniej działo, głównie mi tu chodzi o Kapitana Amerykę i Tonego Starka. E, gdzie kapitan... Taka to było słabo pokazane moim e, zdaniem. Wiesz nie. Moim zdaniem fajnie, na, fajnie to było kontynuacja tego, co się działo właśnie w Zimowym Żołnierzu, gdzie właśnie e, gdzie właśnie kapitan zaczął wątpić w słuszność tych rozkazów z góry. No tak, ale tam nie było Starka, tutaj się nie było na zasadzie, że Musicie podpisać. Nie szkodzi, ale. To jest nie fair, ale... ale. musisz podpisać i jesteśmy już wrogami. No tak, no ale właśnie widzisz. E, kapitan widział, e, co, co się dzieje, kiedy masz zbyt duży na, nadzór nałożony na jakąś obcą. Nie obcą, na jakąś organizację. W tym przypadku była, było to Shield, gdzie mieli za dużo władzy i mogło to spowodować, właśnie tam do do tego, co próbowali zrobić. Taki rozpierdziel, jaki był w tej. Tak. E, a jednocześnie Sokowi właśnie Stony Stark miał wyrzucić sumienia za to, że jego wszystkie, jakby do tej pory pomysły, albo przynosiły, albo. Także tak, 20 jak... lat tak się dorobił na zabijaniu, to były złe, ale. Jest Bardziej okrej, mi to chodzi o ramene. Sokowie oraz to, co zobaczył e, pod koniec Avengersów Jedynki, kiedy przeleciał przez ten portal, gdzie. No tak, no to taka, powiedzmy cały do przyszłości, która nadejdzie. Tak, i on, on jest przerażony tym właśnie, że jego rozwiązania, które próbują zapobiec temu, po prostu robią gorsze efekty. Mimo, że w Ultronie spierdolił świat dwa razy tak, już. Tak, tak, no to okej. Okay. Więc konsekwencji zero. No ale jednak nie, no dlatego on się sam po do, dobrowolnie poddał i rzeczywiście z jego punktu widzenia miało to sens, że on sam siebie chciał w ten sposób, że tak powiem, kontrolować. Nie? Bo... Ale właśnie o to chodzi, że tutaj ten konflikt jest sprowadzony empatycznie do. Nie podpiszę, bo to jest złe. Podpisz. jesteśmy już przyjaciółmi. Trochę tak, ale kontekst masz z poprzednich filmów, więc o to mi chodzi, że jasne. Filmie... Tak, tak słaby trochę ten kontekst. Jeżeli, to jeżeli miałbyś, miałbyś to zamknąć tylko i w tym filmie i na przykład jakbyś nic innego nie oglądał, jasne, jest to bez sensu. Ale z innymi filmami, moim zdaniem, ma to bardzo duży sens i fajnie to rozwiązanie. Let's agree to disagree. No, to może być tak, nie? To jest po prostu moja opinia. No spoko, zdarza się. Dobra, rozmawialiśmy wcześniej na temat właśnie tego, że mieliśmy, że w pewnym okresie wy z, razem z czasem Ultrana skończyliście te właśnie źli... Dobrze z... znaczy, sła... Słabi, właśnie słabi przeciwnicy, że teraz pojawili się osoby takie już bardziej powiedzmy z krwi i kości, którzy nie są, którzy mają jakąś większą motywację, których jakby sens jest w tego, co robią. I właśnie e, Zemo, który jest takim głównym, e, bardzo się wyróżnia moim zdaniem, na tle właśnie wszystkich pozostałych, bo on jest zwykłym człowiekiem, nie ma żadnej jakiejś supermocy. Okej, okay, jestem jakimś agentem i tak dalej, ma pewne umiejętności Ale to są takie, które każdy z nas mógłby mieć, gdyby przeszedł po odpowiednie szkolenie, I dokonał czegoś tak naprawdę wielkiego. Tak, geniusz zła, ale też nawet nie po... to nie jest taki stereotypowy geniusz zła, nie wiem jak na przykład w Astinie Power wiem, to jest przerysowane, ale często właśnie takimi rzeczami, takimi charakterystycznymi rzeczami przeciwnicy są pokazywani. Nawet sami wspomniałeś, że jest, że w tym. W ant Łysy był złym, tak samo był w pierwszym e, Iron Manie. Ten zwykłym człowiekiem, tak w koło czterdziestki, który tak naprawdę stracił rodzinę i jego celem jest nawet nie to, żeby z, e, zniszczyć e, tych osoby, które były... Nawet nie były bezpośrednio za, zaangażowane właśnie to, nie, nie wymierzyły czegoś, nie wymierzyły swoich działań właśnie w jego rodzinę, tylko po prostu były działania obok i jego rodzina po prostu oberwała i nie chcą. Co... Są sprawcami tego, co zaszło. No są, ale nie, nie byli bezpośrednio, po prostu nie mieli takiego celu, że moim celem jest zniszczenie właśnie Twojej rodziny, tylko po prostu było, było, była wojna i jego rodzina oberwała tylko tak, szatek. jakby po prostu. Nawet nie będąc yes. blisko, rykoszetem ten dokładnie. I zrobił to, czego tak naprawdę nikomu się nie udało, czyli skłócił super bohaterów. Coś, co powinno być. W momencie, kiedy wiadomo, że zbliża się coraz większe jakoś. No dobra, stycznie nie powiadomo, ale my jako widzowie wiemy, że już robi się coraz goręcej, bo są sceny po, po napisach, że już ten Thanos wyciąga tą rękawicę między bohaterami dochodzi do takiego rozłamu, że oni nie są bohaterami, są prze przeciwnikami, że jest yy, drużyna, yy, która Stony jak nie, z Stark i jest do, do, do Ironmana, który tak właśnie, Captain America Ameryka, są, są właśnie dwa te yy, obozy, Kapitan Ameryka, który jest tak naprawdę stał się rebeliantem i tak naprawdę jest ścigany przez rząd i jest Tony Stark, który jest no, tym dobrym, jest, tak powiedziawszy, w, w rządu. Jest to pierwszy technicznie główny zły z całego tego cyklu, który odniósł częściowy sukces. Ja bym powiedział, że nawet bardzo duży sukces. Ja bym powiedział, że on całkowity sukces odniósł. Niewiele brakowało, aby przecież e, kapitan Ameryka odrąbał był łeb e, Starkowi. Starkowi w sumie tak. Tak samo albo Stark e, by ten usmażył kapitana rzeczywiście. Takiego i tak dalej. Tak, więc e, znaczy okej. Okay. I też były też ofiary tego, bo War Machine został kaleką. Znaczy inaczej Biorąc pod uwagę to, co osiągnął, to musicie brać jeszcze poprawkę na to, że on nigdy nie planował, żeby siedzieć sobie gdzieś tam, kurde, na jakiejś plaży i popijać kawkę czy drinki. Tylko on po prostu, na tym odsłuchując wiadomość na poczcie głosowej o tej swojej rodziny już martwej, on doskonale wiedział, że nie czeka go szczęśliwe zakończenie, bo już minęło, więc on po prostu zrobi to, co do niego należy, jego zdaniem. I, I jeżeli to się udało, no to skrót, kurde. I dlatego właśnie Czarna Pantera go potem nie zabija, bo jest na zasadzie nie, będziesz, kurde, żył, tak? Mm -hmm. Bo musisz zobaczyć, że ci się nie udało. Mimo, że mu się udało tak naprawdę. <laughs> Więc coś za coś. Jeszcze bym chciał zapytać o inną postać, która się pojawia po raz pierwszy właśnie w e, Wojnie Bohaterów, czyli o Czarną Panterę. Jak na samo wystąpienie... Z... Batman. Ale wiesz jak na samo wystąpienie w tym filmie myślę, że idealnie była w Ja bym powiedział, że w zupełności by wystarczyło, żeby był tylko w tym filmie. Chyba tak. Sądzę, że tutaj jej pokazanie było wystarczające nawet do tego, żeby później nie oglądać Czarnej Pantery, a w ogóle wejść sobie w tego, w Infinity War. -a. To był najlepszy origin story wszechczasów. Tak, zutki na temat i bez zbytnego A moj Boże, jakie życie jest złe, a mój Boże, muszę być królem, a mój Boże, jakie życie jest złe, bo muszę być królem, a mój Boże mam taką wspaniałą technologię i tak dalej, ale wszyscy wyglądają jakby kurde, żyli w glinialkach. O, krowa. No serio, to było takie zabiłeś mnie ojca, ja zabiję ciebie, mam tutaj fajny strój, koniec. Dokładnie, no. Wszystko, informacje, które potrzebuję, zostały zawarte w jednym zdaniu. Czarna Pantera też miała taki właśnie charakterologiczny rys w komiksach, e, te... znaczy... się różniła. Nie, w komiksach jest inaczej rysowana. E... Taki bardziej typowy, troszkę może mniej włosów, bardziej może nie łysy, ale taki bardzo krótki, ten. Na jeżyka ścięty. Tak. No takiego bardzo Tutaj ma takie pseudo dziki zakręcone na głowie. Mm. Oraz w komiksie jest rysowany jako dużo, powiedzmy taki większy, to jest dosłownie taki Batman czarny. Powinien się usunąć. No tak mówię, Discount no. Batman. Rzeczywiście, powinien być. Jeszcze jest taka różnica, że w komiksie. Jest bardziej upgradeowany niż tu, ponieważ w komiksie jest to jeden z czołowych naukowców technicznie na całej Ziemi, chociaż aż tak często nie używa tej wiedzy. Znaczy, ogólnie rzecz, biorąc, Czarna Pantera w filmach pokazała, że Tony Stark jest debilem. Bo największy umysł na świecie i tak dalej stworzył to i tamto się okazuje, że jakieś za przeproszeniem tempem murzyny w klapkach, dosłownie, bo przecież Sari kurde robi hash papi dla niego. Si okazuje, że mała murzynka w klapkach zapierdalająca z jakimiś kurde dziwactwami, jest bardziej chyba. inteligentna, whatever, Shari, Shuri, whatever. <grym> Captain Crunch w wersji kurde czekoladowej, no. Tak, to też trochę dziwnie zmieniono, bo właśnie tak jakby tą postać rozdzielono na dwie. Czyli, że masz tego naszego króla, a jego właśnie to na nauk... Jest mózg i muskuły osoby. Tak, te, gdzie w komiksie jest to połączone w jedno. Ale też, kurde, zależy od komiksów, bo w niektórych to tak różnie bywało. Tak, że ale w komiksie się daje lepsze, ale... lepsze, lepsze e, podstawy, ponieważ w komiksie on ma, chociaż pokazane jest to później w filmie, w tej czarnej Panterze, dostęp do tej wiedzy tych przodków. Więc można by to w ten sposób właśnie wyjaśnić. Wypij kwiatka, bądź niesamowicie inteligentny. A, to jest w filmie, nie? E, w e, komiksie jest to zapewnione przez Boga Panterę czy tam to jest bardziej na zasadzie takiej genetyki, że coś na zasadzie dotyk palca i dostajesz taki download jakby, powiedzmy całego archiwum. No. Ee, w... A tutaj wypij kwiatkę. No. I każdy może być, kurde, super zajebisty. Eee, w komiksie też Shuri jest bardziej taką typową, powiedzmy, siostrą. Ona swego czasu też przyjmuje e, ma, ten... E, staj... Mantle. M tak, mantę e, czarnego, czarnej pantery, kiedy właśnie niestety... Ta czala musi, on wtedy zostaje, jak to się nazywa? Biegać bez klapek. Nie, nie, on wtedy był nazwany królem umarłym. Umarłych, chyba. Bo on wtedy. Ta, bo tam był no. ten taki historia, jak dziwna jego. Tak, była taka więc. Zresztą kilka było tak naprawdę. No, zresztą od kurde. No. Jak to Wakanda zniszczyła Atlantyda, Atlantyda zniszczyła Wakandę, później znowu na odwrót. Everybody kills everybody. Tak oni się jakoś nie lubią. A wystarczy. potem wszystko jest w porządku, bo jest piątek, więc cool, piwko. Tak, więc e, mieli kilka konfliktów, ale mi się zdaje, one są stosunkowo niedawne. Znaczy to zależy, bo w tych starych komiksach to tam różnie bywało, ale ogólnie jest taka akcja, że Marvel nie jest w stanie zrozumieć ani wymyślić kto jest bardziej technologicznie zaawansowanym krajem, miejscem whatever, czy Atlantyda, czy Wakanda i to jest takie przerzucanie się szambem, że teraz wy jesteście gorsi, teraz my jesteśmy lepsi, nie, teraz wy jesteście gorsi, my jesteśmy lepsi, dlaczego, bo żyjemy pod wodą i oddychamy pod wodą. A my mamy, kurde, adamantium inną technologię. Okej, okay, dobra, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ej, wynika. ja nie wiem, o co ci chodzi, przecież to jest bardzo jasne powiedziane. Wakanda jest najbardziej rozwiniętą cywilizacją na Ziemi, a Atlantyda pod wodą. Ale pod wodą też jest Ziemia, więc... A, mind blown! Logic, bitch! Pojawi się kiedyś ten namor, a pewnie się pojawi, skoro był wspomniany mnie bezpośrednio, to się pewnie konflikt między Wakandą a Atlantydą pojawi. Spoko, czekaj, czy będzie miał te pedalskie skrzydełka u kostki. <laughs> Zobaczymy. Myślę, że to jednak redesignują, jednak ten, ten design w postaci jest sensowny. E, dobra, Kapitan Ameryka, Wojna Bohaterów zakończona. Po, po drodze jeszcze był X-Men Apokalipsa, ale to ech. nawet nie mamy o czym rozmawiać, bo to po prostu była Apokalipsa. No i Doctor Strange, rok 2016, coraz bliżej już w finału jesteśmy. Doktor Stręcia ja mam dwie opinie Jedną opinię miałem Kiedy raz go obejrzałem A później mi ta opinia się mocno poprawiła Kiedy drugi raz ten film obejrzałem Już myślałem, że powiesz A potem wytrzeźwi Nie, właśnie tak było, że przy pierwszym obejrzeniu Byłem dość negatywnie nastawiony tego filmu Nie podobały mi się, się Motywacje głównego bohatera Jego rozwój Jakie motywacje, jaki rozwój No właśnie, wtedy nie widziałem nie. W powtórzeniu kiedy drugi raz to obejrzałem, rzeczywiście aż te, tak się na tym nie skupiałem. Eee, za to się skupiałem, właśnie na tym, że co by było, gdyby rzeczywiście bohater już był rozwinięty. No bo był, bo on był już lekarzem, a próbował tylko, właśnie ten swój charakter, zastosować do nowej sytuacji, w której się znalazł. Gdzie, musia, gdzie wszystkie jego, jakby, założenia zostały, że powiem, zachwiane. Bo powiedzmy. Czo... No, do gry No, no ja to, to tak, takie typowe, się. nie? Człowiek nauki nagle się spod, ten styka z magią. Eee, mistycyzm nie magia tak. mistycyzm. Ach, Dobra, niech będzie, bo ja wtedy piłem na magię, że nie istnieje w tym świecie. Eee, A widzisz? No, ale jest to historia zatacza koło. Tak. Eee, I przy takim podejściu dużo bardziej mi się po ten film podobał. Wyłapałem też kilka fajnych smaczków typu, że w jaki sposób im się udało w jeden film. Eee, akurat to było wcześniej, też znalazłem, eee, znałem, eee, w jaki sposób w jednym filmie udało mu się im się zrobić z nowicjusza, dosłownie arcymistrza sztuk magii, sztuk mistrzów. Eee, A Znaczy w, 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 mi chodzi konkretnie o tą ostatnią scenę, kiedy cały czas się zapętlał. Że technicznie nie wiemy ile razy... to było foreshadowing wcześniej z tym kamieniem jak ten tak, ten tak, sam opowiedział. Tak, ale właśnie o to mi chodzi, że było to zapątlenie. Nigdy nie było powiedziane, ile było tego zapętleń. Można powiedzieć, że mogło być tego miliony i w ten sposób się on nauczył tych. Po dzień dzisiejszy może trwać. Znaczy nie, bardziej mi chodzi o to, że... Biorąc pod uwagę, że osiwiał trochę po drodze, to pewnie trochę to tak, trwało. Że w ten sposób się nauczył tej całej magii, dzięki temu od razu już w następnym filmie był tym e... mistrzem. Aktor tak mistrzem Sorcerer Supreme, nie? Archmage. Tak. Eee. Bo Sorcerer Supreme to jest tytuł a oficjalne określenie jest Archmage. No dobra, no tak. Ale semantyks, jak tam ma Ta, więc ale o tym chodzi, nie, że... który komiks to inna nazwa, nie, Doctor Supreme I zauważ, them? że to ten film w porównaniu do tego co później będzie z Captain Marvel, gdzie w tym filmie się to udało, a w Captain Marvel nie. No, i w Captain Maworo też się wiele rzeczy nie udało, tego dojdziemy. <laughs> nie, ale, ale wiesz, boom. mi chodzi o to, że mieli już na to schemat. No nie, że udało im się zrobić, udało im się wyjaśnić. Template, nie schemat. Template. No to mieli template. Wzorzec. Nie, mieli wzorzec na to, jak zrobić właśnie to, żeby zrobić wpakowaną postać w jeden film, a i mieli to zrobić, a jednak tego nie zastosowali. A teraz mówisz o Captain Maworo, czy o, o doktorze. Tak... Yy, no, o jednym i drugim, nie? Że właśnie doktorze Strange mieli template. Marvel. Tak, doktor Marvel. <noise> doktor Marvel. <noise> w doktorze Strange zrobili sobie templet, który działał, a nie potrafili go zastosować w innym filmie. No to ja powiem, że moim zdaniem ten film animowany, który wyszedł parę lat temu przed właśnie wersją fabularną, jest pod każdym względem lepszy niż to, co jest z Cumberbatchem drewno jestem. I to nie chodzi o to, że ja mam wersję tego aktora, czy coś w tym stylu, ale Problem polega na tym, że to tak jak mówisz, to był ten wzorzec, tak? I właśnie to jest tak bolesne w tym filmie, że to jest tak zwane by the numbers. Na no, zasadzie oglądasz pierwszego Ironmana i okej, okay, to było świeże, próbowali, eksperymentowali, whatever, nie byli pewni, a ty już mieli to ustalone i praktycznie rzecz biorąc to jest gorsza kopia tego, co już oglądałeś kilka razy wcześniej i jeszcze problem jest to, że Znowu na siłę wpieprzają całą masę rzeczy, i aktor poza wizualną stroną jest drewnem. Bo wszystkie ujęcia, kiedy on był pseudo-zabawny, czy coś w tym stylu, tak ten montaż, właśnie z magią, że tutaj rączka, tu coś tam, tu książka i tak dalej. Taki kurde, kolejny geniusz, który jest nie wiadomo skąd, i niby właśnie obaliło mu cały światopogląd. A tutaj tak, okej, okay, dobra, no jest magia, super, whatever. Znaczy, no, tak, to takiego doktora Hausa z niego zrobili. I na przykład w filmie animowanym cały ten taki trening, montaż, co znaczy jest zmorą w większości filmów, był zrobiony, że było tłumaczone. To, co widzisz, nie jest rzeczywistością. I on ten tam mur budował, rozwalał, budował, żeby uzmysłowić mu, jak faktycznie działa zależność. A tutaj, no. Jak zginiesz, no to trudno, jak się nie przeniesiesz z tego zamarzniętego, kurde, nie wiem, wzgórza i tak dalej. <laughs> tak, e, Okej, okay, good shit. I nagle, o, oh, wow! Już jesteś zajebistym magiem, bo opanowałeś to, co przez ostatnie miesiące, jakżeś był z nami, nie potrafiłeś kółka zakręcić nawet głupiego, żeby zrobić jeden prostowy czar na zasadzie jakieś tam dziecko potykając się zrobi to lepiej niż ty. Nie, no trochę przesadzasz. Bo cię balą. Trochę przesadzasz. Było tam trochę tych skoków e, takich czasowych, gdzie powiedzmy zdobywał tą wiedzę, w szczególności jak podkradał książki z tego, z biblioteki. Ale właśnie o to chodzi, że były to takie momenty pseudo gdzie pokazywały, ale brakowało mi tego momentu właśnie, co było w filmie animowanym, gdzie było pokazane dosłownie cała ta idea, że budujesz ścianę, burzysz tą ścianę, czyli swój światopogląd do któregośśś przyzwyczajenia, żebyś mógł się stać tym magiem. A to było na zasadzie, że masz parę książek, naucz się tu i tam. O, jesteś zajebiście inteligentny, możesz czytać i się uczyć i w ogóle i coś tam, właśnie tak jak mówisz: Dr. House. I potem oglądasz ten film i tak poza efektami nic tutaj nie ma, tak naprawdę. Chemia postaci nie istnieje tak na dłuższą metę. I casting wizualnie ok, no pasuje do roli, bo makijaż i tak dalej. Ale ogólnie on, on się nie sprawdza, jak to doktor Strange. On jest tak sztywny, że aż to jest przerażające. Znaczy, on taki nie, nie miał być taki wyprany troszeczkę z uczuć. Wiesz, co? W komiksie ze Strangem jest dużo problemów, ponieważ ten gość jest. też miał taką fazę, że był zadufany w sobie. On miał dużo faz. Tak, on miał dużo faz. Rzeczywiście. Aktualna jego faza jest taka, że. E... Jak traci wszystkich przyjaciół wokół siebie i nie potrafi się od tego powstrzymać. E, więc. E, nie wiem, może pasuje do którejś jego wersji. E, jeszcze taka cieka ciekawa rzecz, zauważyłem, bo ty nawiązujesz do tego filmu animowanego. E, ja go też oglądałem. Ale mhm. właśnie mi się ten animowany nie podobał. Więc jest to ciekawe, tak, że to. Ja. Może dlatego, że mi się ten film animowany pokrywał z tymi komiksami, które czytałem w danym momencie, a film fabularny mi się nie pokrywał z niczym, co czytałem ze Strangerem. Mm -hmm. No bo ja zacząłem czytać w sumie Strange'a stosunkowo niedawno, dopiero od kilku lat, gdzie powiedzmy od tej takiej fazy, gdzie tam była taka e, saga, gdzie całą magię, e, cała magia została zniszczona i on musiał się tak powiem... To było chyba po chaosowem i kilku jeszcze innych. Nie, innym to naprawdę. nowsze jest. To jest po ostatnim Rebucie. A, okej, okay, dobra. To, to już zupełnie co innego czytałeś. Ta, niż nie, nie, to lat. dlatego ja mam takie. To, to, to jest wersja, którą ja znam z komiksów. No, dam oczywiście przelotnie jeszcze z powiedzmy tego Civil War'a czy z Infinity Gantleta. Go znam, nie? Ale tak go za bardzo nie widziałem w innych znaczy... komiksach. To nie jest tak, że jestem jakoś negatywnie nastawiony do Kamberbacza, bo trochę jestem, ale to nie jest tak, że bezpodstawnie, bo on po prostu jest drewnianym aktorem, zawsze gra na jedną nutę i tak dalej. Ale oglądałem to ze znajomą i ona stwierdziła, że ten film jest jeszcze gorszy, niż myślała, że będzie. Aha. Więc to nie jest tak, że tylko ja mam negatywne podejście, ale ogólnie to jest jeden z tych słabszych filmów na zasadzie masz już wzorzec, masz to po prostu template, tak w Photoshopie, kurde, że Masz gotowy plik, jedyne co musisz zmienić to dosłownie literki i tak dalej, ale a to jeszcze zmienimy font, a to jeszcze zmienimy kolorki. Tak, kurwa, to zupełnie nie wygląda tak, powinno wyglądać. No, dalej to jest jakby ten sam schemat, ale już tyle rzeczy żeście spieprzyli, że. Eee, szkoda słów. Ale dobre. No. Captain Marvel jest gorzej. <laughs> to nie jest trudne, ale jest gorzej. No. No. Next movie. Na następny jest dobry. Następny jest dobry, ale niezwiązany niestety z MCU, ale chwilkę możemy o pogadać. Logan. Eee, dobra, to mówcie pozytywy, ja potem będę jechał. Tak? Uuu, już cię nie lubię. <grym> nie. I don't fucking dopiero care. teraz to mówisz? <grym> nie, dobry Logan jest. W końcu zrobili wolwerina, który upuszcza swojej, jak to się mówi, zwierzoności, zwierzącym tym zmysłem. Pozwala wypuścić z siebie bestię, która się w nim. Oh, ładnie jak ładnie to literacko dać. zabrzmiało. No, a jednocześnie fajną fajną rzecz zrobili, że wrzucili mu coś Ala córeczkę, którą on... X23 łonabi. Tak, X w startnie nie Wannabe. mi się zdaje, że to jest po prostu X23 Chociaż może bez tak hardcore. Dobra, wytłumaczcie mi, co to bo to się któryś z nas X23, o co mam? Nie ten timeline. Dobra, X23, jest to postać, została stworzona dla animowanych X-Menów. X-Men chyba Evolution. Był tak, to po prostu. Tak, za drugi? Tak, Był to po prostu klon Wolverina. Jeden z kilkunastu, jak sobie zdaje sprawę pewien 23. Dobrze sobie zdaje sprawę. Jak, agent 47? <noise> no coś takiego, no. I różnica jest taka, że. Ona też ma w sumie te, też ma e, szpony. szpony w rękach oraz dodatkowo pazury, pazury, pazury. pazury w rękach oraz dodatkowo ma w nogach, po jednym. E, Nie ma w nogach, tylko ma w każdej stopie podatkowym dodatkowym szponie, tak jak było to wytłumaczone w animowanym serialu, a potem w komiksach rozwinięte, że jako samica lwów i tak dalej, wilków, whatever... Ma dodatkowy pazur właśnie tam w stopie. Tak, spoko. E, ogólnie Więc... była popularna w serialu animowanym i została przeniesiona do komiksów, zaadoptowana. E, niedawno zresztą przejęła man, e, właśnie ten e, tytuł Logana, e, Wolverina, kiedy Wolverine zginął. Po tym uniwersum, gdzie został Olden Logan właśnie i... Tak. No, tak żeśmy mówili wcześniej. Ogólnie. Z... Mindfuck, as a Fuck. Tak. Ee, ogólnie z nie są niezłe jazdy, więc był martwy, nie jest martwy, jest ich dwóch, <grym> jest ich trójka w sumie, więc. Ponawiam ten żarcik z pogrzebem w Robot I tak zaraz <grym> będzie kolejna wersja o żyje albo coś w tym stylu, więc nobody fucking cares tak. to jest Chociaż akurat on przez długi czas mi się zdaje, był martwy, przez kilka ładnych lat. Cztery? Pięć? Nie, on był uśmiercony w głównej serii, ale w innych się pojawiał przy okazji, bo normalnie to był w tym adamantium cały, taki jakby tak, zatopiony. Tak, tak. Ogólnie... Ale potem był Wolverine in Hell, potem był Wolverine Lives Again, i tak dalej, i tak dalej, to było tak pobocznie, przy no. okazji, z dupy, aż potem wyszło co wyszło. Tak, a... Long story short, nobody fucking cares. Tak, szczególnie, że to Logan, który się regeneruje, więc weź go zabi. Pamiętamy. Skropelki krwi. Tak, w pamiętam. War. Znaczy sorry, w Civil, Civil War. War. Te tytuły, kurde. Tak, ogólnie, to wrócę teraz do filmu, więc właśnie ma za zadanie od pewnej pielęgniarki właśnie dostaje tą dziewczynkę i mają weskortować za granicy kraju, ponieważ technicznie... Do Kanady. Do Kanady, ponieważ technicznie w USA jest sytuacja trochę ala. Eee, Segregacja mutantów Tak, tak Days dalej. of the Future Pass technicznie się dzieje, tylko troszeczkę wcześniej. Eee, trochę inaczej. Tak, też. trochę inaczej, gdzie właśnie. Nie ma obozów koncentracyjnych, ale close enough. Tak, eee, mniej więcej tak jest. Nie, I to jest jego zadanie, jednocześnie, oczywiście, ci, co zrobili tego klona, go ścigają, albo przynajmniej tam. Siły powiedzmy takie. No, nie tylko jego klona, ale i drugiego klona tak. jego. Więc... Poja pojawia się jeszcze jego klon męski, Logana, z którym walczy, więc jest Logan on Logan Action. Eee, mm. Tak, brzmi jak, jak Temat ta... swojej kasety seks. No właśnie, pytanie: czy to jest seks, czy masturbacja? Hmm, <laughs> to jest. Intimid Logan. <laughs> Logan, long, Jezu. Yes. Gratuluję, znalazłeś jego porno imię. <grym> tak. Ogólnie, e, ten film słyszałem określenie, że to są. E, to jest neo-western. Że to nie jest taki w sumie film akcji. Tam jest trochę akcji, ale nie aż tyle. Że bardziej się skupia na dramacie Logana oraz to jest ciekawe, Ksawiera. E, Bo Xavier też się pojawia jako. <grym> Zresztą i obojga ostatnia rola, bo technicznie to jest taki świat przyszłości. W którym... Nie ostatnia rola do momentu, kiedy będą w Avengers. Potrzebni. Albo kasa wyjdzie. Nie no, przecież ostatnio w wywiadach było mówione, że ojej ten film jest taki piękny, wspaniały Patyk Słat płacze. Widać, że jest dobrym aktorem, bo nawet byłem w stanie w to uwierzyć. I już nigdy nigdy nie zagram. A potem. Ale wiecie, jakby było miejsce w Avengers, So, you know my number. Ta. No, i powiedział to i Patrick Stewart i Hugh Jackman, no. więc żegnam. Tak, swoją drogą, to jest chyba pierwszy... Istnieje zadzwoń do mnie. Tak, to jest pierwszy film X-Menów, który ma oznaczenie R, czyli, że oto lat 18. Chyba, że... To jest ża przemoc. Żaden wcześniej... No Deadpool jeszcze. Przemoc. Ale to nie jest technicznie X-Men. Dzieje się w świecie X-Menów, ale sam... W... To jest X-Force. No, to, tak, taki bardziej X-Force. No, no, ogólnie... A raczej ten... Jak się nazywa ta seria, że ci X-Men Underground byli? Co było Domino, Wolverine w czarnym kostiumie, z kolorami szarymi i tam parę innych postaci. Właśnie Deadpool był też szary. To jakiś X-Factor? Też czy było coś? x czy to było X-Force Amcage? to już nie pamiętam. W sumie nawet nie wiem. Ja na X-Men. No nieważne. Dark, kurde, Force po prostu. Tak. Whatever. Next, lecimy dalej z tym tematem. Tak. A co ty mówisz, że chciałeś ponarzekać? Oj, <laughs> czy mamy aż tak dużo czasu? To, to co najgorsze? Jedna rzecz jakaś. Ograniczy się do trzech Logana argumentów. Zepsuta, postać ksawiera zepsuta. Po drugie, czemu to się nazywało Logan? To nie wiem. Chyba dlatego właśnie jak wszystkie tytuły filmu, że musimy wziąć tytuł komiksu, który potem się okazuje nie ma nic wspólnego. Bo Logan, czyli Oldman Logan miał zupełnie inną fabułę, zupełnie inne podejście. I było cherry picking w tym filmie, że Przyszłość, ale nie przyszłość, ale coś tam, ale coś tam, nie mamy tych postaci, nie możemy tego zrobić, nie mamy Halka, nie mamy tego, nie mamy Łukaja. Aha, to co nam zostaje? No, gówno nam zostaje. No to zróbmy z tego film. I ogólnie rzecz biorąc, po pierwsze, postać Logana jest zepsuta. Po prostu jest zepsuta od początku do końca, bo to jest człowiek, który praktycznie rzecz biorąc, ja rozumiem, że jest stary i tak dalej, chuje dzikie węże, ale tutaj po prostu... On nie jest stary, on jest stetryczały, praktycznie rzecz biorąc. Sądzę, Patrick że to Stewart było, było założycznie. Że w obu przypadkach. Ja wiem, tylko chodzi o to, że to można było zupełnie inaczej pokazać. E, ja nie jestem pewien, czy oni chcieli koniecznie robić ekranizację od Logan. Czy to po prostu nie było? Oni chcieli, tylko nie mogli. Mm. Przez ten film czuć jak diabli, że chcieli i tylko musieli zastępować pewne elementy tym. Nie mamy Halka. Mm, no to co będzie? A generyczny i nie mamy tego. Mm, to będzie to. Dobra. Nie mamy tej postaci. Mm, to będzie to. I tak dalej, i tak dalej. Ogólnie ja wiem czemu ludziom się ten film podobał, bo był inny. Tak, ale to nie był dobry film. To był inny film, ale to nie był dobry film. I gwarantuję, że jak sobie ktokolwiek to teraz obejrzy, kiedy ten hype już opadł i tak dalej, i przeanalizuje to na spokojnie, oglądając sobie to tak no, e, to jest kiepski film, tak naprawdę. Zepsuli wszystkie postacie. Zakończenie wcale nie jest takie piękne dla tej postaci, że ugodne i tak dalej, bla, bla, bla. Jest żenujące po prostu. A wprowadzenie tego klona Logana to był najgłupszy motyw, jaki kurde można było praktycznie wrzucić, bo aha, czyli w zasadzie Wolverine nie jest special. Po prostu nie jest special, bo można sobie zrobić kolejnego w każdej chwili, praktycznie rzecz biorąc. X23 też w tym momencie stać jakikolwiek potencjał, bo po co hodować dziecko, mutować i tak dalej, skoro hej, sklonujmy Logana jeszcze raz. Jeszcze zrobimy mu planie mózgu, więc będzie robił co chcemy. No, będzie trochę głupszy, ale eh, minor detail. A zakończenie, że oni stopniowo pozbywali się mutantów, wprowadzając jakieś tam serum, kurde, do jedzenia, wody i tak dalej, tak. Ee... Okej, okay. niech będzie. Jestem w stanie to przełknąć, ale. Sorry, to jest kiepski film po prostu. Był świetny potencjał, ale to jest słaby film. Przepraszam. No. Da już ty posturczek. Krytyk filmowy. Dziękuję. Jak dasz mi na osobny, kurde, odcinek, to ja ci tak przeanalizuję ten film, że po prostu Wolverine by bardziej nie pociął tego na kawałeczki i nie zrobił sushi. Eee, masz, masz to zagwarantowane. Rozerwę ci na strzępy to paskudstwo, kurde. Tak. Dobra, Dobra, to następny. Wracamy nie? do MCU. No, Teraz to, to tylko wrócimy, tak na chwilkę, jeżeli chodzi o kolejny film. Nie będziemy chyba za bardzo go analizować, bo to druga część Strażników Galaktyki. E, coś musimy dodać? Jakieś był... ważne rzeczy związane właśnie z, z komiksami odnośnie tego filmu? E, tak, zepsuli ego. Tak, zepsuli ego. Raczej znaczy Ego. 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 E... To nie jest Ego, tylko Egel. Ja oglądam po polsku z kryszakiem, dla mnie było Ego. <laughs> No to zepsuli go podwójnie, gratuluję. Ej, e, to... Kryszek, dobrze wypadł, no ale no. Co, co, co jest nie tak takiego? W sensie on... Imię, no postać. To jest tak, te Chinci wrzucili to, to ego, Igo, to e, jako ojca Pitera, co w komiksach jest to w ogóle niezgodne, bo. Znaczy w komiksach też jest po części kosmitą, ale nie takim tak. kosmitą, że jest Sciatom. On jest pół człowiekiem, pół Spartiatą. Spartiatą? Nie pamiętam tej rasy to jest, dokładnie, ale osobiście to, są, albo to jest również, Spartans, biorąc, po jest się nazywają czymś na zasadzie trochę lepszym kapitanem Ameryki. Nie, więc to, to tak się po prostu na, rasa nazywa, ale się od ludzi za bardzo nie różnią. Więc to jest po prostu masz. Ko to są bardziej wytrzymali i żyją w kosmosie. Tak, coś takiego, nie? E coś jak w Farscape było, że miałeś. Głównego bohatera to był z Ziemi, miałeś główną bohaterkę, graną przez Klaudię Black, która była też z Ziemi, ale była wyhodowana w cudzysłowie przez jakieś tam lat, generacji na innej planecie była zimna Krwisa. Jada, jada, jada. Człowiek, człowiek. Kompatybilni, dziękuję, żegnam, dlatego mieli potem dziecko. I tak samo właśnie z Peterem. Jedna jeszcze różnica była taka, że jego właśnie ojciec był królem chyba właśnie tej rasy. Albo cesarzem, nie pamiętam. Jednym no, Jeden z tych takich wysoko postawionych, bo zresztą od komiksu to się zmienia, kim był, ale. No, chyba ta. Szlachta, powiedzmy. Tak, coś takiego, więc wysoko postawiony. E... Ciao, Ego, Ego było po prostu chyba wielką planetą w komiksach, która. no, myśląca planeta. E... Nie przypominam To znaczy, no... nie było Celestialem, o tego zaczniemy, i nie chodziło po świecie i nie ruchało. Tak. E... Przecież w wszechświecie. Tak, nie było Celestialem bo w ogóle Celestiale to są ci, co tam byli pokazani w retrospekcji, taki wielki chodzący z laską On miał wtedy. Te... Czy znaczy, to byli ostatni Celestials. Tak, to byli ostatni. Po celestials to żyli jeszcze według Marvelowej, powiedzmy, mitologii i tak dalej, zaraz po tym, jak powstał wszechświat, bla, 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 i potem ci, co byli, co stworzyli kamienie, to byli ostatnimi, bo... No jak zwykle jak ma za dużo mocy, to rozpierdalasz wszystko w drobne maki. I tak, w komiksie Celestiale po prostu istnieją nadal. Trochę ich tam padło w międzyczasie, ale istnieją właśnie, to są takie wielkie. Wracają w nowej serii, uważaj. Eee, wraca a gdzieś odeszli. Ja wiem, że byli wybici przez Secret War, ale mi się zdaje, że po resecie oni z powrotem istnieją. Normalnie. Ale wracają większym. Że tak powiem, nałożeniu. A, możliwe. Mm. Be careful, what you wish for. <laughs> tak, więc to jest taka różnica. E Mantis, czyli ta z czółkami, w sumie ona jest bardzo podobna do tego, co jest się... aktorka, propsy. Casting perfekcyjny, gra aktorska też perfekcyjna. Gra słodką idiotkę, to jak w komiksach. No. E znaczy słodką idiotkę, to może źle niewychowaną na tym poziomie, co większość jednostek powinna być wychowana, czyli traktowana jako zwierzątko, więc nie wie, co może, czego nie może, bo po prostu nie miała dostępu do odpowiedniego zasobu wiedzy. No. nie upośledzona, ale nieuedukowana, no. o może tak. No. I on to fajnie zrobił w tym filmie. No, ale zepsuli go też. E, Okej, okay, jest inny niż to, co w komiksie, ale jednocześnie z punktu widzenia filmowego i tego, co się działo w poprzedniej części, moim zdaniem dobrze Ach. zrobi, dobrą rzecz z tą postacią. mi chodzi o to, że zepsuli go po prostu, bo cała ta transformacja, że a, to tak pół żatem, pół serio, zjemy cię i tak dalej, a potem to taki, wiesz, a jestem twoim ojcem, ale nigdy nie chciałem być twoim, ale... ale, 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 ale w sumie jesteś moim ojcem. Tatuśkiem. Okej. Okay. <laughs> Ojczymem, kurwa niebieska małpa o krzywym zębach. Widzisz, bo to jest międzyrasowe, to jest tak antyrasistowskie, że to jest Właśnie się śmieję, że to jest najbardziej poprawny politycznie LGW i w ogóle kurde w nim bo masz wszystkich kosmitów wszystkich kolorach tęczy gejowskiej. Fioletowy, niebieski, zielony, różowy, pomarańczowy, Ej, żółty. To, nie, to jest historia o samotnym ojcu. I 40 rozbójnikach. <laughs> Spoko. Why this blue alien doesn't work with this blue alien against this white alien? Because semantics. Może. No, ale nie, mi się ogólnie podobało właśnie, w szczególności prze, przez jądu Sylvester Stallone, Miley Cyrus. Everybody wants to be in a Marvel movie. Tak, dokładnie. Wszyscy. Ponownie Kaczor ten. Howard. Once you go duck, you never go back. <laughs> tak. Nawiązanie do oryginalnego filmu, podejrzewam. Tak. Więc je, jest tego trochę. A dla mnie ten film był długi, nudny i nieśmieszny. jeszcze jak siedziałem w kinie, to. Czułem zażenowanie, kiedy były gatunku dowcipy w stylu ktoś pierdnął i całe kino się śmieje, tak patrzę, ja pierdolę z kim ja siedzę w kinie. Ale to, to twoja wina, nie filmu. Nie, to jest wina publiki. I tego, jak poziom jest niski, więc widzisz po prostu, że te żarty takie żenujące i nieśmieszne trafiają do tych ludzi, którzy chodzą do kina. Tak, zacznij chodzić z Top Hatem do kina. Nie korć. Będę na tym topchacie napisane, fuck you, you suck. <laughs> tak. You don't know nothing. John Snow. <laughs> Fucking retards. Mouth breeders. No, już, już, już się yes. wyzwierzęcyłeś tu? No, weź tam. Zwalam bo... swojego Logana. Yes. O losie. Dobra, to jeżeli chodzi o Stradzików Galaktyki i ich część druga, to może już skończmy ten temat. 6 na 10. 6 na... Za dobre chęci i eee... I Coopera. Nie będę ten. I Mantis. Dobra, za Mantis 7 na 10. <laughs> I na tym zostawmy. Yy, dobra, kolejny film. Tak już coraz bliżej finału, ale jeszcze <laughs> jednak trochę daleko. spider and Going and going and going. <laughs> Spider-Man mocy. I od razu mam pierwsze pytanie, które by się nasuwało. Czy podzielacie informację moją i internetu, że to jest najlepszy w ogóle Spider-Man przedstawienie tej postaci w historii? Nie. Uniwersum jest lepsze. Okej. Okay. Stanowczo lepszy. To jest dobry film, ale to jest słaby Spider-Man. O, tak Ty... jesteś. Znaczy, szczerze, taki... Po pierwsze, Spider-Man nigdy nie opierał się na kostiumie. Kostium był dodatkiem. Tutaj Peter Parker, co nawet w filmie jest powiedziane, i taka parafraza właśnie, że nie chcesz kostiumu, że bez kostiumu jesteś niczym, to znaczy nie zasługujesz na kostium. Sorry, kurwa, Spider-Man, który ma mini zbroję Iron-Mana i bez niej nie jest w stanie sobie nic zrobić, kiedy... W oryginalnym kostiumie, tym pedalskim, takim, że kapturek, coś tam, coś tam, co było na tych ujęciach z YouTube'a, miał sieć osploty, wymyślił całą technologię, wymyślił substancję, robi ją w szkole. I nagle się okazuje, że jak nie ma super fikuśnego kostiumu, kurde, który mu Stark zrobił za kilkadziesiąt tysięcy milionów dolarów, to to nie jest Spider-Manem. Sorry, nie! Spider-Man to nie jest kostium, który jest pełny gadżetów, które zrobił mu Stark. To jest kostium. Który jest praktycznie rzecz tylko dodatkiem do tego, żeby zakryć swoją po prostu tożsamość, a gadżety i tak dalej to on robił sam. No, dosłownie ta zbro, zbroja zrobiona przez Ironmana, dla, dla niego to ujmuje w tej postaci. Po drugie, Michael Keaton, zajebisty bad guy, który został zepsuty zupełnie, bo spojrzeli go do roli, a mój Boże, jestem nieszczęśliwym człowiekiem, będę musiał kraść i mordować. Chociaż scena w samochodzie była niezła. To był highlight, ale to był Michael Keaton. No. Gdyby to był inny aktor, wątpię, żeby to tak przeszło. No. To tyle, ale tak poza tym to dla mnie film tak trochę mech. To jest taki popcorn, mówi, że idziesz o Spider-Man, o coś nam. O, I don't fucking care. I oczywiście Mary Jane i cała poprawność polityczna, czyli sz amerykańska szkoła, gdzie nie ma Amerykanów! Wszyscy są każdego innego koloru poza kurwa, amerykańskim. No, amerykański to chciałbym przypomnieć, że to jest mieszanina ludzi z całego świata, więc to, że teraz MJ jest e, latynosko, to. Nie, okay. no, amerykański to jest typowy jeden kolor czerwony. No przecież to później tylko imigranci przyjechali i zmienili wszystko na biało. Dokładnie. <laughs> Aha, w ten sposób patrzycie. The Black League. No kurde, no a jak mam. To amerykański patrzę? czy indiański? To są dwie różne rzeczy. <laughs> Jakie dwie Amerykanie różne, nie? To, to czerwoni. <laughs> Kura czy jajko Stanowczo Indianie byli pierwsi No byli, byli pierwsi No ale co, cóż, cóż, co poradzisz e, nie, tak no, ogólnie Homecoming Ja rozumiem czemu ludziom się podoba Bo po pierwsze MCU Po drugie Marvel Zrobił coś, czego Sony nie potrafiło zrobić Od czasu praktycznie drugiego Spidermana Czyli dobrego filmu ze Spidermanem Co nie jest trudne Ale z drugiej strony Zajęło im to dużo czasu ale tak naprawdę ten film jest słaby. To jest dobry film, ale słaby film o Spider-Manie. To się da obejrzeć, to jest technicznie zrobione dobrze, wszystkie nuty działają, są nawiązania do MCU, ale ta postać jest zepsuta po prostu. Jedyny pozytyw mogę powiedzieć, że nie czepiam się młodszej Cioci May, bo jest fajne. No, mam wrażenie, że celem tylko tego filmu było to, żeby lepiej zadziałała ta scena w Infinity War. Dokładnie tak. Zresztą to jest. Je tak, jedna wielka rozwinięta scena tylko dla następnego filmu. Extended cut. Hey, let's make a movie! Okej, okay, why the hell not? Money! It's printing money. Możliwe, no, ale chodzą głosy, że teraz, e, kiedy zabrakło Tony'ego starka, to Peter Parker może tutaj dosyć ważną rolę przejąć w tym właśnie uniwersum. Zobaczymy, jak umowy wyjdą. No tak. Bo no, oficjalna tj. wersja jest taka, że Far from Home, który będzie na dniach w kinach, jest ostatnim filmem na licencji pożyczenia Spidermana i Sony będzie chciało być może raczej na pewno zabrać z powrotem Spidermana, no, żeby po sukcesie, go zepsuć. No zobaczymy, zobaczymy w sumie. Because Venom. Ale to za chwilę. No Venom za chwilę. Dobra. Zbliżamy się <śmiech> powoli. <śmiech> tak, zbliżamy się do finału. Tor Ragnarok, czyli. Ten moment, oprócz... na który czekaliście, nadchodzi. Tor Ragnarok, czyli adaptacja dwóch Zajebiste. komiksów naraz, czyli właśnie Ragnaroku i planety Halka. E, z planetą Halka to raczej tak parę momentów z komiksu. No, no ale ma... coś tam ugryźli z tego tematu. A z Ragnarokiem to nie ma nic wspólnego. No Ty ma. E, z Planet Halkiem odgór, odgórna idea, że Halk jest w kosmosie, na obcej planecie. I jest gladiatorem. I jest gladiatorem. Czyli... Tak, najważniejsze rzeczy są. To są dwóch zeszytów. Tak. Chociaż nie, technicznie ten. Jest milk, jest. Jak się nazywa ten kamie z kamienia? E, zrobiony eee, krok. Miek i ten dwie... Kork. krok. Krok, właśnie. O, więc są te dwie postacie też z Planet Halka. Hello, my name is Krok, this is me. What are you doing you? Tak, peace of ghost. <laughs> nie znoszę tej postaci, ale fajnie, że jest. To jest dziwne właśnie. Nie, nie, nie cierpię tylko, że jest taka ciapa, taki wiesz, Brytyjczyk. A to ci. Ale ja on wiem, że to, to jest celowe w tej wiem, to postaci. jest celowe, ale że to był zabieg celowy, ale no kurde. Cza no. Czas rozpocząć rewolucję. No coś w tym <laughs> stylu. Kurde. I tak w tak, tak, polskiej wersji tak, to brzmiało. Nie, nie oglądałem polskiej, ale nie, tak. Akurat tego też widziałem z dubbingiem. Nie, no bo ja na Netflixie mam w ulubionych to. I często gęsto sobie to puszczam do snu, czy tak na zasadzie, żeby leciało w tle, bo... Ej, przynajmniej coś zabawnego. W tym. Kaman, motyw przewodni. Wreszcie wykorzystany. Najlepszy utwór wszechczasów. imigrant Sągi i tak dalej. A, tak. I tak zawsze mnie kordzie, że... A może włączę polską wersję i tak wytrzymuje 5 sekund. Po Nie, kurde, nie mogę. No! No. Nie, no, z tym jakim i tym. W yy, kamieniach to może być pewnie, faktycznie problem. Ja na przykład nie lubię polskiego Tonego Starka. Próbowałem wielokrotnie, ale nie. Jak kiedyś przez przypadek kątem ucha dosłownie usłyszałem Avengers w polskiej wersji, jak. Ech, Samuel Jackson coś mówi po polsku. <laughs> ale Strażnicy Galaktycy po polsku brzmią fajnie. Jeżeli jest alkohol, który mogę wlać do ucha. <laughs> I zabić to, co usłyszałem, to bym to zrobił. Ty, ja pamiętam, kiedyś Samuel L. Jackson był podmieniony w grze Far Cry, gdzie w oryginale, właśnie podglądał głos, w polskiej wersji też jakiś, nie wiem, pazura. Ej, chłopaki! <laughs> Może, no. Pierdolcie się, kurde! Dobra, ale wracając do tego, do Tora. E, Hela była fajnym, głównym złym. Mm, ona była dobrą postacią do momentu, kiedy ich nie zepsuli. E, kiedy to... ją zepsuli, kiedy ją zepsuli, ty mi powiedz. Mam wrażenie, że dobrze się bawiła aktorka, jako ta postać. ta postać Aktorka to... się zajebiście bawiła, bo to było widać w całym filmie. Zresztą no, wszyscy się dobrze bawili. No. Ja się zajebiście bawiłem za drugim razem, bo za pierwszym razem miałem. What the fuck. <głos> <głos> za dużo myślałem. Ale za tak. drugim razem oglądałem ten film i tak. Ok, I get it. It's supposed to be stupid. Tak, dokładnie. Nie, bo ogólnie Waikiki robił różne bardzo specyficzne filmy, tak jak What We Do in the Shadows, które było praktycznie dzisiejszym Monty Pythonem, jeżeli mm -hmm. chodzi o poziom humoru i absurdu. A tutaj było na zasadzie, że tak, no dobra, no, rozumiem, jest to śmieszne i tak dalej, ale co oni z tą postacią zrobili, nie? I za drugim razem ten film oglądał tak, OK, now I get it. It's supposed to be retarded. It's supposed to be stupid. No. W szczególności, że masz Ej. Jeffa Goldbluma jako grandmastera. Ej, Goldblum grał siebie po prostu. No tak, to było coś takiego, że, dobra, zrób to, co robisz codziennie. Co, co, co? O, właśnie to! Perfekt! Kat! Co, co? Ja nic nie robiłem. Idealnie. You're perfect, baby, you're perfect. Just keep doing what you're doing. Wy nie, nie mieliście no, problemu no, z tym torem, że on jest zupełnie inny pod względem jakby yy, atmosfery niż właśnie Mroczny Świat czy pierwszy tor? Za pierwszym razem. Za pierwszym nie. razem ci to trochę przeszkadzało? Znaczy nie przeszkadzało mi, tylko chodziło o to, że nie lubię jak po prostu nie ma tak zwanego punktu odniesienia. Bo tutaj od początku do samego końca masz coś, co się nazywa najprościej mówiąc Odbiciem z dupy, czyli masz postać, która no, jest głupkowata, taka pompatyczna, taka powiedzmy, nie wiem, szlachta w cudzysłowie z dupy strony, bo mi się należy, bo coś tam. A tutaj od samego początku on jest taki komediowy. I jak się oglądało te wszystkie takie zwiastuny pół żatem, pół czyli Tory Daryl i tak dalej, to się można było domyślać, o co chodzi, że, o, dobra, idą w kierunku komedii. A tutaj od początku jest tak, że. A wiesz, obracam się na łańcuchu i tak dalej. O, gadam ze szkieletem. O, zabawne jest to, o, zabawne jest tamto. O, dostałem piorunem. O, coś tam, coś tam i tak dalej. Tak wiesz, poziom humoru jest, że nie ma punktu odniesienia, że o dobra, tu byłem poważny, a teraz mi odpierdoliło, nie? I tego mi brakowało na pierwszym pokazie tego filmu. Ale jak już potem to oglądałem i wiedziałem o co chodzi i tak dalej, to to jest takie meta absurdu. No, znaczy ja miałem trochę łatwiejsze, może wejście, bo rzeczywiście wcześniej widziałem ten właśnie, co robimy w ciemności tego reżysera. Ja też to wcześniej oglądałem, tylko problem polega na tym, że ja nie przywiązuję uwagi do tego, kto robi film i tak dalej, bo nie chcę się nastawiać na zasadzie, że. Aha, ten reżyser robi to tak, ee, to będą jakieś oczekiwania, czy coś W przypadku filmów Marvela ja już właśnie mam takie nastawienie, ponieważ e, widziałem na przykład różnicę w reżyserowaniu tych Kapitanów Ameryków, ostatnich dwóch. A to jest zupełnie inna bajka. Tak, ale było to robione przez... A wiesz, kto przez... robił pierwszego Kapitana Ameryka? Pierwszego nie, ale dw dwój... Człowiek, który zrobił Rocketeer. A. Pierwszy Disneyowski film o superbohaterze. A. Opatrz, nie pamiętam, nie wiedziałem o tym. I paradoksalnie Kapitan America The First Avenger to jest Rocketeer wersja 2.0. Bo wszystkie punkty tego filmu, co były w Rocketeerze są tutaj, tylko są trochę gorzej zrobione. Bo brak tego powiązania, jakby to powiedzieć, z tą postacią oryginalną. Ale tempo, nawiązania, styl, praktycznie wszystko jest jak Rocketeer pierwszy. Dobra, ale właśnie o co mi chodzi... Kapitan Ameryka, dwójka i trójka robiona przez Braci Russo ma swój styl. E, Strażnicy Galaktyki, jedynka i dwójka przez Jamesa Ganna też ma swój. Też mają swój osobny. styl. I widać tutaj, że jak dana postać robi, dana grupa robi, to mają swój konkretny styl, więc dlatego jak ja widziałem, że e, trójka będzie reżyserowana właśnie przez reżysera, co robimy w ciemności, to już wiedziałem. Embrace the world. Yo. Tak, e, już wiedziałem się czego spodziewać. No ja właśnie nie wiedziałem czego się spodziewać, bo nie zwracałem uwagi na to i jak obejrzałem to już za drugim razem, tak okej, okay, dobra, wiem o co chodzi, aha, to ten robił i tak dalej, okej, okay, teraz już rozumiem i tak dalej, bo ja myślałem, że to będzie na zasadzie, dobra, no tam chcą połączyć to i tam, to i tak dalej, i tak dalej, whatever. I tak bawił mnie ten film, ale to było na zasadzie, że oh, it's funny, what the fuck, what's funny, hey, what the fuck i tak... Mm -hmm. Ale za drugim razem ten film zajebiście zyskuje. Bo wszystkie te żarty i takie inne smaczki, co się pojawiają w tle. To jest tak. A ja pierdolę, ktoś faktycznie poświęcił te jebane parę minut, żeby pomyśleć i wrzucić tą popiertułkę, którą zauważą tylko tacy debile, jak ja, bo czytali komiksy. No, rzeczywiście. Chociażby te twarze na budynku. Tak, nie tak. Ile osób skojarzy, kurde, o co chodzi? Beta Ray. Ile. No. A obok, ta twarz? E, obok, ja widziałem jeszcze Halka, nie pamiętam pozostałych. Co tam było jeszcze? No, pierwszy Gladiator. Bo half komik się pokonuje. A! Pierwszy Mistrz. No. I to są takie. What the fuck? Komuś się chciało. No. Znaczy też już mam powoli wrażenie, że Disney ma swój po prostu oddział do wrzucania histeregów filmy. Tak. And this, and this, and this, research group. Tak w tym, Ready Player One, że była to cała grupa nerdów, którzy popowiadali temu kościowi z biznes klubu, kurde, jakie są referencje dla nerdów. No działa, działa, jak wiesz, my to wychwytujemy i gadamy o tym. To, no o no to chodzi właśnie, żeby te filmy miały te smaczki, żebyśmy mieli frajdę. Osoby, które nie oglądają, nie czytają tych komiksów, okej, okay, nic nie straciły, ale. Po prostu my, my z tematem, mam właśnie tu frajdy, że coś takiego ukryte, że jest taki przekaz podprogowy tylko dla nas. Te wszystkie lata czytania komiksów, bycia nerdem wreszcie mi owocują. Mam wiedzę, którą się mogę pochwalić. Zmarnowaliśmy 20 lat dzieciństwa. Na, na komiksach i teraz właśnie możemy. Mamo, patrz, a tutaj jest ten, jaki kiedyś czytałem, kupiłaś mi komiks, ostatnie pieniądze. Jak ja chodzę na te pokazy prasowe często gęsto, to przez jakiś czas, po każdym filmie Marvela, było tak, że wychodzę, idziemy na piwo i ty, to wytłumacz nam o co chodziło tu i tu. Serio? Serio? Bo ci ludzie musieli nabić jakieś tam recenzje czy coś, ale nie mogli nic napisać takiego, co było pseudonerdowskiego czy coś i tak, okej, okay, chodzi o to, o to, o to, o to, dostawiaj kolejkę. I po pięciu kolejkach, kurwa, już połowę nie zrozumiałem, a drugą połowę zapomniałem, co powiedziałeś. Ty w których redakcjach masz takich kolegów? Daj nam jarelu. Daj na miarę. Zaproś nas da. na taki po, ten. Bo yy, bo na taki właśnie to jest pokaz. Co, co? To wszystko jest w Warszawie zawsze. Daleko nie mamy. Dobrze, jak będzie kolejny pokaz, to dam wam znak, że hej, przyjeżdżajcie na krzywy ryj. Dobra. A co puszczają? Dar defila dwójkę. Oh. A to może jednak nie. Ej. Poczekam, może będzie na Netflixie. Och, wait. Znowu trzeba, kurwa, Disney Plus kupić. No, pewnie trzeba będzie. No, ale ogólnie rzecz biorąc, to Ragnarok. Rewelka. Zajebisty film. I oglądam go regularnie, przynajmniej raz na tydzień, pół żatem, pół serio. Ze względu na Immigrant Song, czyli... Najlepszy motyw, jaki może być, jeżeli chodzi o podkład muzyczny. Scenę na moście, czyli Mortal Kombat i Raiden. Tak. Bo to jest po prostu kulminacja, co by było, gdyby Raiden się pojawił w Mortal Kombat, a potem stwierdził: A pierdolę, idę do Marvela A po tym ogólnie postać Tora w tym filmie zyskała jakby takie drugie życie trochę. Loki też zyskał. Do czasu Infinity <laughs> War. Ta na... No. Oh, no tak. Ale ostatnia jego, ostatnia jego rola akurat była bardzo przyjemna. O ile zawsze był takim... Jasne, dziewczyny się zawsze mi kochały, że ten, właśnie ten aktor, o taki, wiesz, ładny i tak dalej. To... Był dla mnie postacią taką trochę bezpłciową, a tutaj nabrał jej troszeczkę charakteru właśnie. Znaczy, mi się zawsze podoba, jak jest takie pieprzenie, że, o, bo on jest taki wspaniały, co ten... No taki wymoczek, na którego byś kurde normalnie spojrzała na ulicy i tak dalej, nie splunęła, ale że gra w filmach, to, o, mój Boże, jaki jest wspaniały, i cudowny. Mm, no wiesz, no może ładnie wygląda, ale charakterologicznie to jest taka trochę. Nie jestem gejem, więc eee. nie powiem, czy ładnie wygląda. Nie, nie, Nie jest dla mnie jakiś atrakcyjny jako postać, po prostu. Be, bez uczuć dla mnie. ciepłe kluchy. Mi Cie też takie ciepłe kluchy. Znaczy, to no. nie, mi też chodzi o to, że on ewoluował, powiedzmy, od tego mm -hmm. Tora pierwszego, przez Avengersów, przez Tora drugiego i teraz w końcu tutaj. Zakończę jakby to, so, swoją sagę. No, szczególnie ta scena na samym końcu prawie, że tak. A, bo ty mnie zdradzasz, ja na to wpadam i tak dalej. Bracie, po prostu nie zmieniasz. Się. Cały czas ten sam taniec i tak dalej. Jesteś kim jesteś, coś tam, coś tam, i tak. A potem. Your savior is here, Asgard. <laughs> Okej, okay, cool. Ale tak czy siak czarny wiedzmiej był zaebisy też. Tak, czarny wiedźmi dobry. No i oczywiście Kal Urban, który zbił się na wyżyny swojego aktorstwa komediowego. <laughs> Ros i wala. A, wolę wersję angielską. This and Troy. Because when you combine them. They destroy. Ooh. Behold, my stuff! Vespa! <grystanie> <Skuter>. Wespa! <grystanie> e, mam pytanie odnośnie jednej postaci, która się pojawia właśnie w Ragnaroku po raz pierwszy i która w sobie niedługo otrzyma też swój własny film. E, czyli mówię tu o Walkirii. E, jaka jest jakby geneza, jej, jeżeli chodzi o komiksy? E, nie ma żadnej genezy, bo to jest generyczna Walkiria. Ale skąd się to wzięła? Nie, sumie... nie ma w komiksach żadnej tego typu postaci, Aha, okay. się... nawet w serii z Angelą. Nie ma żadnej walkirii, poza tą jedną murzynką, która jest gruba i jest lesbijką. No to się akurat zgadza, poza tym, że się nie jest Brunhilda, jest ale ona też jest taka mocno trzecioplanowa postać. Ale to jest postać z gatunku w mitologii, była no. taka, więc musimy ją rzucić tutaj, bo jak już rżniemy, to różnimy na całego. Ogólnie, po pierwsze, walkiria w każdej. Kurwa oryginalnej mitologii, to po pierwsze nie jest murzynka, tylko baba z jajami i blondyna. A tu mamy chudą murzynkę, która udaje Walkirię. Żegnam. To nie jest Walkiria. Bo to są kosmici. Eee, long story short, <laughs> Albę wybaczam. Czarnej Walkirii, kurde nie. I koleżanka, którą żeśmy to oglądali w kinie, potem jeszcze na Netflixie kilka razy dla żartu, stwierdza, to nie jest Walkiria. No, Walkiria to jest blondyna, no. Kaman, on! Biała blondyna. No, jak macie czarnego no to i Walkiria może być czarna. O właśnie, o! Mówiłem, Albę przepuszczam. A tej aktorki nie, sorry. No okej, okay, dobra. Eee, dobra. Walkiria musi być białą blondyną. E eee, mi nie przeszkadzało. Też fajnie zagrała, też z dystansem. Mi się śmieje teraz, no, 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 no bo tak. to wiadomo, ta popędność polityczna teraz na każdym kroku bije i tak dalej. A będzie drama, kiedyś okaże, że jest pedałem? Technicznie nie będzie to drama, bo to będzie takie w sumie dość jednoznaczne. No co, z samymi innymi walkierami tylko większość życia się tam pewnie widywała, nie? Więc to trochę jak z Amazonkami. To jest podejrzane, nawet jeżeli są hetero. tak, no. Ale Lady Sif nie była kurde murzynką, tak? W sumie tak, Lady Sif... Ale też nie była walkirią chyba. No tak, ale chodzi o to, że... Tutaj już czuć po prostu ten taki nacisk tego Double, że e, musimy mieć reprezentację każdej możliwej nacji i tak dalej. Zresztą Tor ma być kobietą niedługo, więc fuck off. E, w komiksach była przez dłuższy czas. I ta seria się nie sprzedawała i dlatego ją skasowały. Dziękuję żegnam Nie, nadal się nadal jest ciągnięta historia, po prostu tylko już nie jestem. Nie jest Torem Torową. Torem. Mrs. Thor. Pani Ten... Thor. Nie, właśnie nawet nie było. To było... Pani młodkowa W komisji, było mówiono po prostu jako Thor, bez dodawania Miss Lady albo czegoś takiego. Tak, ale tak czy siak jeszcze są dwie inne serie Thora przy okazji, które lecą w międzyczasie i są z prawdziwym Thorem. Eee... To jak prawdziwy kapitan Marvel, samo <laughs> jest prawdziwy Thor. Żegnam. Do Kapitan Może. Marvel przejdziemy, do... bo to... Geneza tej postaci jest trochę droga. Długa. Dobra, przechodzimy do ostatniego filmu, który. Nie, nie przepraszam, nie do ostatniego. Przechodzimy do kolejnego filmu na naszej liście. Końca nie widać. No, ale ten temat to chyba szybciutko skończymy, bo to jest Czarna Pantera. I ja powiem od razu z góry, że to jest najbardziej niepotrzebny film w tym całym MCU. Tyle. No. To jest. Film potrzebny po to, żeby zrobić dodatkowe punkty u poprawności politycznej. No na pewno, no zarobiło też swoje, ale no z, z perspektywy, tak rozmawiałem z Kretem przed, na przed nagraniem, z perspektywy Europejczyka, on nie ma dla mnie okay. żadnego znaczenia. Teraz będę bardzo chamski i trochę złośliwy, więc ludzie się pewnie obrażą. Ale to jest film przez murzynów, dla murzynów i tylko i wyłącznie dla murzynów. Coś w tym jest. On nic nie wprowadza do tego uniwersum. Nawet jakiegoś takiego elementu, który byłby ważny Nie w Wprowadza to, że Tony Stark jest kurwa debilem, bo byle murzynka z Wakandy jest bardziej zaawansowana technologicznie. No bez wsady to nie jest byle. Więc to też tak. No dobra, córka króla. Tak? No. Córka króla. No. Ale tak czy siak, Wakanda zepsuła Tonego Starka praktycznie rzecz biorąc. Ja wiem, ja nie widzę problemu, żeby sobie jedni i drudzy egzystowali obok siebie. Nie, to chodzi o porównanie tego, że potem masz <coughs> Infinity War i się okazuje, że Tony Stark stworzył Vision teoretycznie, pół żartem, pół serio przy okazji whatever. No tak. Bo Ultron Vision, ten sam pies na dłuższą metę, jeżeli trzymamy się MCU. I się okazuje, że Tony Stark nie jest w stanie oddzielić Vision od kamienia, mimo, że razem z banerem wyknuli, że hej, da się oddzielić. Nie. Muszą do Wakandy lecieć, bo Murzynka musi być bardziej inteligentna i bardziej zaawansowana niż Tony Stark, który kurwa stworzył to praktycznie rzecz biorąc. Znaczy, jest to mówienie, że istnienie Shuri niszczy postać tonego Starka jest trochę jak mówienie, że Reed Richard niszczy postać tonego Starka w komiksach, bo jest inteligentniejszy. Nie wiem, czy to jest dobre. Zupełnie inne podejście. Reed Richard jest naukowcem, a Tony Stark jest wynalazcą. Albo inżynierem bardziej w sumie. Jak zwał, tak zwał. Ogólnie to są dwa intelekty, które się bardziej pokrywają ze sobą, jeżeli trzeba rozwiązać problem. A tutaj jest tak, że okej, okay, mamy murzynkę, która to zrobi też, tak, bo stworzyła odpowiednik zbroi Ironmana, lepszy pod każdym względem. Bo sorry, kinetyczne odbijanie, kurwa, siły i tak dalej. Z naszej nika się wysuwające, czyli wyprzedziła Extremis i Bleeding Edge, praktycznie rzecz biorąc. No, mogę trochę przesadzić, przesadzić troszeczkę z tą technologią u nich. Albo jeżeli nie robiliby to, że jedna postać, tylko po prostu, że mają powiedzmy jakiś zespół laboratoryjny. Ale właśnie o to chodzi, że oni nie pokazali tego, że mają naukowców, czy coś takiego, tak jak na przykład w pierwszym Iron Manie był zajebisty patent właśnie pokazujący, dlaczego Tommy Stark jest tak zajebiście inteligentny i taki genialny że on zbudował w pieprzonej jaskini tę tak. zbroję, a ci no sorry, nie jestem Tony Starkiem. On to kurwa zbudował w jaskini, z skrapów, skrapów kurwa! Zróbcie coś! <śm> I to teoretycznie, wiesz, najlepsi naukowcy, których główny bad guy, czyli the dude, zanim przestał być the dude, Albo stał się dyt. Nie wiem, ciężko powiedzieć, bo teraz z jest problem. <laughs> I kurde, się okazuje, że masz cały zespół i oni nie są w stanie zrobić czegoś, co już zostało zrobione, tylko zminiaturyzować, bo nie są tacy genialni jak Tony Stark, który za przeproszeniem dosłownie w pieprzonej jaskini gliniance zrobił to z jakichś kurde komponentów, że ja pierdolę. A tutaj, a, masz jak która. Z naszyjnika ci się wysuwa. Wybierz sobie, którą wersję chcesz. Czy ten naszyjnik, czy ten? Może ten bardziej pasuje do Twoich oczu. O, hash papis. <głosy> 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 Dziękuję, że gram, No, kurde. Oglądasz to i tak. Serio, serio. Gdyby to jakoś sensownie przedstawili, to okej, okay, no ale to jest taka gloryfikacja na zasadzie, tak jak był Birdman, że film zrobiony pod Oscara. I tak samo tutaj. To był film zrobiony pod konkretną publikę, żeby odpowiednie nuty złapać u pewnych ludzi. Także o, patrzcie, patrzcie, a potem o, nominacja do Oscara, bo hmm, zajebisty film. Eee, 7 na 10? Nawet nie dałbym tyle. Jak dobrze pójdzie, bo Andy Serkis miał trochę więcej czasu? Za mało, zdecydowanie za mało. Zmarnowali jego. Tak, w momencie, <grym> kiedy on y, znika z ekranu, to film przestaje być zabawny. Dokładnie. Tak no, Ogólnie się tak. w połowie mniej więcej film się psuje, to tak dość mocno. Tak samo jak ta scena walki. Koleżanka się pyta: "Ty, ta scena jest taka dobra, czy to jest taki dobry montaż?" Tak. Nie, ta babka się umie ruszać, tu jest dobra choreografia i tak dalej. Okej, okay, nie, to była dobra scena. A potem kolejna scena. O kurwa, to już jest głupi. <grym> jak to? I te 3D jednorożce? Yy, sorry, nosorożce. Świnie. <grym> czy to świnie? Co to było? Nie wiem, kurde. <grym> Jaki kurde albo coś w tym stylu, nie wiem. <grym> Tak, bardzo no, Ogólnie. To jest film z gatunku może nie Abandor Perfect, ale. You Seen it, you forget it. No, chyba. Taki file. Tak. Ja To Jest tak z tymi serialami Netflixa, że masz ileś odcinków i w każdym serialu Netflixa zawsze jest jeden, dwa odcinki, które są totalnie z dupy, tylko po to, żeby wypełnić kwotę, ile ma być odcinków na serial. I to jest dokładnie na tej samej zasadzie. Film, który jest filerem, tak jak Captain Marvel, bo, bo musi coś być, a nie możemy zabić serialu czy coś takiego. No. Ale murzyńska siła i tak dalej. No. Plus zepsuli najważniejszy pomysł, czyli murzyn w klapkach jest niezniszczalny. Jest. <grym> <grym> a tutaj żaden murzyn nie biegał w klapkach i wszyscy byli niezniszczalni. Ach, ty. O, już jedziemy o sobie. zepsuli metal Dobra, jedziemy do Infinity War. E, tak, już zbliżamy się do wojny Chciałem, bez granic, że powieść, ale żeby że jedziemy zachow... po Infinity War. Nie, 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 o nie, to nie, 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 broń Boże. E, zanim przejdziemy właśnie do tej wojny bez granic, to może tak szybciutko zahaczmy o rzeczy, które nie były związane z MCU. Deadpool 2 i Venom. Tak szybciutko. Deadpool 2: Prz... Deadpool 2, jeszcze raz to samo. Prz... Tak, ten ponownie Deadpool 1: k w sumie fajne jest to, że nabijają się z podróży w czasie i totalnie to ignorują pod koniec filmu. Dosłownie, cały film polega na tym, że na samym końcu Deadpool cofa się do przeszłości i wszystko, co do tej pory zostało, retkonuje. Retkonuje. Po prostu wszystko od samego początku. Film nie, miał, nie ma znaczenia. Znaczy dla mnie jeszcze dużym plusem jest ta azjatka, która grała Love Interest, Super Sonic, coś tam, whatever, machine, whatever. A tak, Mega Sonic, Warhead. Whatever. No. Jest urocza i pasuje do tej roli, która miała być. Po prostu jest perfekcyjna, szczególnie Highway. <laughs> to jest takie... Oh, she's so cute and stupid at the same time. I cannot choose. A Venom? <laughs> o nie. E... Fantastyczny film, gdyby trwał 30 minut. Zamiast niego obejście sobie e... Upgrade. Upgrade. Tak. Dużo lepsza wersja Venoma. Bez Venoma. I bez Venoma, ale ten sam koncept. Znaczy nie do końca, bo Upgrade jest bardziej filmem nastawionym na fabułę, a walki i tak dalej, sceny te wszystkie są dodatkiem, przez co dużo zwiastunów oszukało trochę ludzi. No. Ale tak czy siak masz tańszą wersję Toma Hardy'ego, bo aktor wygląda jak Tom no. Hardy. Masz te same ujęcia, lepiej zrobione, mniejszym kosztem, i masz scenariusz, który. Trzyma się kupy i nawet ma jakieś przesłanie, kiedy w Venomie masz wszystko to, co żeśmy teraz powiedzieli, raczej ja, ale nic się ma nie trzyma kupy, ale go. masz za to zajebiste pseudo które wszystkie już były w zwiastunach, więc obejrzyjcie sobie wszystkie zwiastuny Venom, a potem upgrade i będziecie mieli to, czym mógł być Venom. Dokładnie, albo czym powinien być. I przechodzimy do Mógł dania być. chyba głównego, czyli Avengers Wojna Bez granic, czyli przez lata była budowana postać tego Thanosa, który już pojawił w Avengersach, tego fioletowego typka, który coś czyli tam... Czyli chciałeś powiedzieć The Thanos mówi. <laughs> Avengers Guest Starring. Tak. Nie, no wiesz co, nie można powiedzieć, że on był filmem tylko o Thanosie, bo jednak pierwsza Jak... część filmu była poświęcona jakby jego przygotowaniem story do Thanosa Thanosa with Avengers. Tak, też tak, chcą, że spokojnie można by to... And cliffhanger at the end. To zrobi Thanos 2. Infinity War. No, nie, nie wiem. Ja uważam, że jednak się, się mylicie, no ale dobra, mam prawo się mylić. E... To urocze, że tak myślisz. E, tak. No, Czyli mamy tak naprawdę w tym momencie, w, przy okazji właśnie Wojny bez granic, jakby finał tej całej historii, która była budowana przez 10 lat. Nie, 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 mamy wstęp do finału. No, w sumie wstęp do finału, chociaż jakby się tak zastanowić, to uważam, że gdyby zakończyć film, całe to MCU właśnie z ostatnimi scenami z wojny bez granicą? Był szłoby nawet może lepiej niż gdyby powstał jeszcze ten koniec gry Wojna Bez Granic jest filmem, który jest e, jakimś tam stopniu adaptacją z kolejnego komiksu. Bardzo zerowo. E, tak. no, bez przesady może tym zerowo. Poza konceptem strpnięcia palcami to tam za dużo wspólnego to tam nie, nie, ma. Nic nie ma. No ale skądś to się <laughs> jednak wzięło, bo jest to, to jest komiks tak. po pierwsze, Rękawica Nieskończoności, które zresztą niedawno się Ty tak. Tytuł bierze nie z tego komiksu, którego trzeba, <laughs> ponieważ to powinno no być... To, bo bierze z Wojny Nieskończoności. Tak, a nie z Infinity Gauntlet, który technicznie jest podstawą dla tego filmu i całej idei. Po drugie, rzeczywiście, nawet samo Infinity Gauntlet jest tutaj odwrócone tyłem, ponieważ Infinity Gauntlet rozpoczyna się od stryknięcia. Stryknięcie jest na samym początku. Tak, a tutaj jest na samym końcu. Gdzie... Albo w środku, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że technicznie jeszcze. Jest bliżej końca. No, że endgame może być drugą częścią, nie? więc to jest odwrócone. W komiksie ta walka o tą rękawicę była dużo bardziej epicka. Że dosłownie czasoprzestrzeń się o to biła, e, A tutaj zostało to ograniczone tylko do bohaterów ziemskich. E, no i kilku tych kosmicznych w postaci e, strażników galaktyki, ale e, nie mieliśmy za bardzo do czynienia na przykład z innymi rasami, które wiemy, że istnieją w tym świecie. Adam Warlock i tak dalej. Właśnie, Adam Selekcje. Warlock. Tak, Adam... On, on dopiero został zapowiedziany, że tak naprawdę się pojawi w, w napisach końcowych e, Strażników Galaktyki. Dosyć kluczowa postać właśnie dla e, tych dwóch komiksów. czyli właśnie. nie zapowiedź. Ta, to tak no jakby nie, egg. nie było. Jakby, jakby tego nie, nie nazywać, yy, to jest postać jest to tak, bardzo ważna właśnie w że komiksach. Możemy się spodziewać kinowej adaptacji teraz z Kaczora Howarda. To... E, Kto f... wie? Już mieliśmy. No miał dwa chemio, więc ale już miał musi być film. Ale już miał. Two Kemio and a movie. Spider-Man też już miał film. <laughs> Dobra, ale wracając. Też drugą, drugiej postaci, której zabrakło z Infinity Gauntlet jest Silver Surfer. Który też miał? Który był zastąpiony przez Halka w filmie. To Ty... znaczy jego rola została zastąpiona. Tak, można powiedzieć, że to w ten sposób zostało zrobione, więc. Og... Ale właśnie to jest ten problem, że w tym momencie jest pytanie, czy te wszystkie zmiany były na zasadzie, bo nie mamy postaci, bo licencje jeszcze Fox Deal nie przeszedł. Najprawdopodobniej. Końca. Czy po prostu na zasadzie, tak, jak inne te filmy, czyli Civil War i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, Age of Ultron. Biorą tytuły, ale tak naprawdę nie mają nic wspólnego z komiksami, których tytuły biorą. Sądzę, że najpierw wybierają sobie chyba głównego złego, później szukają historii, z której najbardziej jest znanej i tą historię umieszczają jako tytuł filmu. A potem wycinają postacie, do których nie mają tak, praw jeszcze. Tak, no na pewno. Tak, Jeżeli to nie chodzi, chodzi o właśnie o... te. Ty... Wojny bez granic i koniec gry, to jednak bardzo dużo było właśnie takiego fanbase'u, Takie jak wspomniałeś, chociażby właśnie ta scena, kiedy Hulk spada na to całe sanktuarium, w którym znajduje się Wonki i Doktor Strange, kiedy jest, rozmowa, kiedy jest rozmowa o kebabie na grubym. Beyoncé, Beyoncé, on jest Beyonce. Beyoncé. <laughs> tak, podczas rozmowy o kebabie na grubym, kiedy właśnie w komiksie spada Srebrny Surfer, a tutaj... Jego miejsce zastępuje właśnie Halk. No to też pasowało, bo srebrny serwer wcześniej nie pojawiał się nigdzie. No, ta, ta postać musiała no mieć jakieś. Nie pojawił. Ten... Nie było to MCU. Więc nie, nie mówimy o fantastycznej czwórce, która byśmy kojarzyć. No. Mogą kojarzyć, no ale też względy licencyjne miały tutaj wpływ. No, poza tym, no, halka wszyscy jakoś tam kojarzą, bo Halk był tym właśnie gościem, który robił rozpierdźwięk w całym Nowym Jorku i nawet taki doktor ten raczej by go kojarzył. A... Ten skórny serca nie patio. No, właśnie, dokładnie, dokładnie. Właśnie ten zielony. Zielona wajzo. L... Dokładnie. pelargonie. A srebrnego surfera raczej by nie kojarzył, bo to byłaby postać, która pewnie nie zahaczyła o Ziemię, więc to te, nawet z ze względu, że pojawienie się Halka zamiast serwnego serfera miało sens. Niby Strange trzyma listę istot pozaziemnych, które mogą zagrażać Ziemi. To było powiedziane chyba... No, ale srebrny to, serfer chyba nie jest. Wiesz że... co, jeżeli jest tym mistrzem sztuk mistycznych, to być tak. może... Ale nie wiedział, kim jest Thanos. A... Sumie, Szachmata tejści. No, jakby też to nie powiedzieć, nie miał update'u listy. <laughs> Dokładnie. Albo nie dostał tej. Your list needs updating. Do you want to do it now or later? Later. <laughs> nie dostał notatek od tej swojej byłej. Didn't get the memo. Tak, od poprzedniej. Nie mógł się stronę Halo połączyć przez ten Wi-Fi, który miał w tej w Chinach, gdzie ten było. W Tybecie. A w Tybecie. Tak. No, no to Tybet, Chiny jednak. No. No. Ale tak poza tym. E... Wracając się do tego filmu. E... Fajnie było to, że podzielili to na technicznie trzy zespoły, więc nie było takiego natłoku postaci. Dobrze, mylczę trzy zespoły, trzy zespoły. Czekaj, strażnicy no, e, Strażnicy się później rozeszli. Guardiansi, Dark Avengers i Light Avengers plus Wakanda. I chodzi mi jeszcze Czekaj, Bad Którzy Vans? to są Dark Avengers? Którzy mrocznie, to tak, którzy są Dark Avengers? Captain America i. Star to ja wiem, ale którzy są, którzy? A, rzeczywiście, no to, no to bo... Captain America jest Dark Avengers tak naprawdę. Aha, Czyli okay. ci, co się ukrywają, to Nie po ma tej, gwiazdy po po na klacie, haterów. tylko jest bardziej Aha, nomadem. Rozumiem. I ma brodę. Czemu? Tak. Więc jest cool. Hmm. Więc, a, ale ten zespół też szybko się połączył z Wakandą, więc tutaj ja bym tego Ja bardziej liczę na zespół Thor, e, Rocket i, e, i Groot. Drugi zespół to byłoby to, co się, ci co walczyli z Thanosem, czyli że Tony Stark, Iron Man, Tony, twój Peter, twój, 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 Peter, w, Peter Strange. Quill, Strange i tam reszta gromady. Tej, co nie... A, to już mówisz o tym kolejnym zespole Tak, bardziej już patrzę końcowe, nie, że, ale w sumie tak, ogólnie fajnie było to, że rzeczywiście dzieli to na takie stosunkowo mniejsze zespoły i wokół nich robi takie mniejsze historie które później łączyły się z nimi zespołami. I stosunkowo łatwo było śledzić ten film, czego się nie spodziewałem. Po takiej ilości postaci. Czego nie można powiedzieć o końcu gry. E, tak. Ani Justice League. Ani Justice League. E, rzeczywiście. Więc tutaj im się naprawdę ta sztuka udała dość nieźle. E, samo, samo kilka rzeczy z Thanosem fajne było zrobione, typu to, że zdobył pierwszy kamień, zostało to w ogóle pominięte. I to dość było takie. Z dupy. Niekoniecznie z dupy, to było wprowadzenie od razu dużego takiego zagrożenia ze strony Thanosa, pokazanie, że on już to ma, to już jakby wiesz. A potem zostało to zepsute w endgame, ale kontynuuje. Tak, endgame, endgame to jest swoje. Do tego Twoja rzecz. Ja ona, bo, Tak, e, na razie zostawiam sobie jakby samego Infinity War, nie? Że tak jakby jeszcze, jakby endgame nie istniał do końca. Eee, tak, więc to było dobre. Część, chociaż też postaci została w ogóle usunięta z filmu. Tak, jak na przykład Walkiria albo duża część, właśnie od tych, od e, Asgardu, e, dzięki czemu nie trzeba było o nich myśleć. E, nie wiem czy. Tak też myślał, o pozatory? E, no właśnie, nie, to jest ten, ale to jest zaleta dla oglądających, że nie masz tego natłoku aż tak informacji. Trochę tak. eee, Co tam było dobrze? Fajny był pomysł z Strangem, co zrobił, w jaki sposób eee, jego zastosowanie, powiedzmy. nie? Czyli, że. Eee, Widział te miliony tak, że, o chodzi. Tak, to jest dobre i wie, że pokazało, że tak powiem, I sens tego wszystkiego. Nie chcę być złośliwy, ale po raz kolejny endgame to zepsuł. Być może, ja być wiem. może nie, ale mówię, akurat to było dość no, mocne. Tutaj bym polemizował. Moim zdaniem, jeżeli chodzi o doktora Strange'a, chociaż jego yy, decyzja wydawała się dziwna, ale rozumiem, że jest człowiek, który po prostu widział wszystkie te zakończenia i widział, że oddanie tego kryształu nieskończoności yy, Thanosowi może sprowadzić właśnie do tego finału. I, nie, myśmy wtedy jeszcze nie wiedzieli, że to będzie rozłożone na aż na długich 5 lat. Yy, o, o tyle dla mnie na przykład no, kiepskie było motywacje, jeżeli chodzi o działania Quilla. Jasne, rozumiem tak. to, ale. No, można to było jakoś innego tego Pieprzy to było naturalne. Mogła man, na mogła man, czeka, Mantis, Mantis mogła go jakoś uśpić, czy coś w takiej sytuacji, bo przecież to było oczywiste, że pod wpływem takich emocji on może zrobić coś nieodpowiedzialnego. Jasne, dzięki temu pewnie nie byłoby drugiego filmu, Danos został pokonany tak, i tak dalej. No, no, rozumiem, kogoś, ale nie podobało z mi się. Film jest problem taki, że wszyscy go hejtują, bo po prostu jak to ładnie w kilku piosenkach co najmniej było. Miłość robi z tobą dziwne rzeczy. Nie, ja się, ja się zgadzam, rozumiem to, ale jednocześnie no, trochę mi to nie pasowało, okej, okay, rozumiem, że musieli dorzucić yy, oliwy do ognia, żeby ten płomień jeszcze bardziej płonął, a nie żeby rozwalili, żeby nie zakończyli sprawy w tym momencie już od razu. Znaczy tak, yy, właśnie mi się zdaje, że mieli problem w tej scenie, bo mogli albo stosować jego, albo Nebulę, yy, a Nebula byłaby po prostu zbyt oczywista. I dlatego, że tak powiem, użyli troszeczkę Quilla ala Judasza, że ktoś musi po prostu... No wiesz, no motywacja jego, jak bardzo byłaby nieodpowiednia nie do tej sytuacji, by ee... pasowała. No, tutaj Quill jednak miał większą motywację, to właśnie emocje, to, że stracił ukochaną, eee, no jednak wygrało górę. Nebula, że co, że chciała po prostu się pozbyć ojca? Wiesz co, nie, też mogło być jakoś tak, że... Nebula chciałaby się zemścić za to, ten, za. Co, za ona goba. miała jednak jakiś szacunek do tego Thanosa, mimo że traktował ją e, naprawdę pod... Nie, mi się zdaje, że po scenie, to już nie ten w, moment. W komiksach, to już w ogóle szacórek. tam jest, y, się dzieje y, y, tandyjskie sceny, to wiesz, to co w filmie jest pokazane, to jest nic. Y, w ogóle on ją unowocześniał, to po pierwsze wiadomo, chciał mieć lepszego wynika, ale też pewnie w jakimś tam stopniu też chciał mieć szpiega, mniej lub bardziej y, świadomego tego. Dzięki Przecież nagranie były, y, które właśnie pokazywało, że y, Gamora dotarła właśnie do tego kryształu. No. O, I co chciała zataić. To było też moim zdaniem, z samej Gamory, ja wiem, nie byłoby przez to filmu i tak dalej, scenariusz, bla, 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 magia kina, ale przecież można było po prostu zamknąć gębę na kłódkę i ale, nie mówić o ale tym. Ale Gamora wiedziała o tym, dlatego poprosiła Quilla o to, żeby yy, yy, o, on ją zabił. No dobra, ale to nagranie, które miało miejsce, to było zanim w ogóle jeszcze poznała Quilla. Więc ona była wtedy jeszcze przed upasem Thanosa. Kwestia chyba. Okej, okay. jak chcecie się czepiać platformą, to, to jest. będziemy musieli iść do jutra. Okej. Okay, I co, obejrzy everything wrong with. <laughs> Może lepiej nie. Ta. No ten film wzbudza dużo emocji, co poradzić. No to dobrze chyba. Ale to no właśnie. Ale to są takie lepsze mi się zdaje tej dyskusji, niż to, co było wcześniejsze że narzekanie. Tutaj bardziej jest takie. O, no dzięki, kurde! Do usług jesteśmy. Ja nie... Wyrażanie własnej opinii, która wam się nie podoba, to nie jest narzekanie. Nie, ogólnie mówię, że tam na poprzednie to było takie narzekanie, że nie podoba się, a tutaj raczej takie interpretowanie, powiedzmy, wchodzimy już. Więc to, to jest na pozytyw dla tego filmu. Phrasing, boom. No. E, jakieś negatywy jeszcze? E, chyba najbardziej spójny film z całego MCU, moim zdaniem. Absurdy i niekonsekwencja pewnych kwestii po prostu. E, ale które? Podaj chociaż 27 przykładów. Podam ci 58. 4 godziny zraźń. później. Okej, okay, I'm done. Nie, dobra, ze A, zmieniasz stronę już, dobra. Ze Strangerem, dobra, jestem w stanie to zrozumieć i dużo problemów tego filmu polega na tym, że potem oglądasz Endgame i się okazuje, że 90% tych mega ambitnych decyzji jest oparta o głupotę. Ale dobra, Czemu? załóżmy, że jeszcze nie było endgame'u, więc na bieżąco. Absurd ze Strange'em, który w magiczny sposób, nie urywając sobie głowy, jest wyciągany przez swoją pelerynę. A, oj, Brak a... połączenia, kurde, jakiegokolwiek, poza... nie wiem, założenia, kiedy jest magia, kiedy jest technologia, co już dawno żeśmy mówili, że jest bullshit totalny, ale. Sorry. Akcja z całym tym kryształem czasu i tak dalej, jeszcze zanim Thanosowi był oddany. Oh, A o, go coś tam, oh, powodzenia z zaklęciem, coś tam. Kurde, what the fuck! Kurde, co, gdzie, jak, dlaczego, o co chodzi? Akcja w kosmosie ze Spider-Manem i tak dalej. Eee, totalny bullshit. Jeżeli chodzi o to, że ma ten kostium, zasłap magiczny sposób kurde z kosmosu przylatuje sonda i daje mu nowy kostium. O, pachnie jak nowy samochód. Nigdy nie prowadziłeś samochodu poza tymi tym filmem, którym ukradłeś. i to nie był nowy samochód, ale okej. Okay. To są stanowcze oczepianie potem... się, nie. On się bardzo mocno. Ale chwilę, potem tak. jest kwestia chociażby kryształów, które były u kolektora. Że to, że wbił do niego na chatę Tano zrobił rozpierdziel i jeszcze żeby to ukryć przed strażnikami to Tak, ta zabawa, że... Po co to robić, skoro to już nie ma sensu, i tak dalej. Ale on musiał w jakiś sposób zwabić gamorę, żeby móc ją zaczepić tam do czerwonej czaszki. W no, sposób na zwabienie mógł sobie spokojnie czekać i nie wiem, pierdzieć stołek na zasadzie. No nie no, wiem, już w końcu jest. Chciał się pobawić kryształami, bo ma tę moc. Tak, i do tego też zmierzam, że cały ten problem z kryształami w tej wieprzonej rękawicy jest taki. Że nikt kurde nie jest w stanie wytłumaczyć jak one działają, i to jest taki MacGuffin. Whatever goes. Rzucanie no, ja... planty na starka. Sorry, człowiek zbroi to przeżył, serio. <grym> tak samo jak akcja z tym budowaniem Stonebreakera. Pikard Inc. jako gigantyczny krasnoludek smurf. Eee, bardzo śmieszne, ha, ha, ha. No to było fajne, daj spokój. Czepiasz się. Może akurat, ta okay. Czepiasz się. Ja, ja nie oglądam Trondom gry wadamia. na othron, więc dopiero jak mi kred wytłumaczył o co chodzi, to aha. Dla mnie po prostu był jakiś kolejny aktor, po prostu, się taką rolę i tyle. Ja nie mam z tym problemu. Everybody wants to win the Marvel. Dokładnie. O Boże. Kianu będzie, Ale co ten Stormbreaker po prostu, że u gwiazda, coś tam, coś tam, tak dalej. I potem ta kultowa walka, czyli pojawia się Thor znikąd, rozpierdala tam, dajcie mi Thanosa. I po pierwsze wrażenie. O, Venomy biegają. I cała ta walka po prostu, że totalny upshot. Zero jakiś power levels, cokolwiek, zero, kurde. Tu gościu, który w sumie, no, jest trochę silniejszy. Jest trochę wytrzymałszy, trochę bardziej zęczny. I walczy, tak dalej. Tu gościu z karabinem robi dokładnie to samo. Tu Murzyn w klapkach, a raczej bez klapek. Biega i rozpierdala wszystko. O mój Boże, o mój Boże, pojawia się Wanda. Pstryk, dziękuję, żegnam, nie ma zagrożenia. A potem, o, trzeba było celować w głowę. Okej, okay. to co, jesteś kurwa niezniszczalny teraz, już całkowicie, tak? Znaczy, wiesz co, yy, rękawica nieskończoności osłabiała ta nosa, żeby było zabawniej. Więc e, gdyby był bez rękawicy, to najprawdopodobniej byłby dużo bardziej potężniejszy i byłby w stanie, wiesz. Tak, oglądałeś, endgame. Nawet dwa razy. Dwa razy w kinie byłem, To jest w ogóle pierwszy raz w życiu co się zdarzyło. Ale byłeś dwa razy w kinie, czy byłeś dwa razy na filmie? Bo to różnica. Jedno i drugie. Nawet no, oglądałem. Z kim? Na pierwszym z Kretem, a na drugim to z koleżanką, która przyjechała do Lublina w odwiedziny i akurat wyszliśmy. To może że byłeś tylko raz w kinie. Nie, dwa razy. No chyba, że Kret się nie obraża, to co innego? Nie, nie wyszedł za pierwszym razem. Został po prostu. Ale wszedł. A... I został. <głynie> Głęboki jest no. oh, <głynie> Dobra, wróćmy może do tej yy, wojny bez granic. Nie, no ogólnie problem jest taki, że właśnie w tych wszystkich filmach, od momentu, kiedy przestali się trzymać tego przyziemnego klimatu, wszystko poszło się jebać, jeżeli chodzi o ustawienie tego, kto jakie ma moce, kto może co zrobić, i to jest na zasadzie Everything Goes, tak naprawdę. I o ile jeszcze jestem w stanie, ja jako człowiek, który czyta komiksy taka tak zrozumieć, że Hulk dostał wpierdol od Thanosa na początku, bo miał kamień siły i tak dalej, bla, 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 więc w sumie naskocz mi, tak? To po prostu potem, im dalej się to dzieje, to jest tak, że ludzie, którzy nic absolutnie, kurde, nie mogą zrobić, no bo sorry, Kapitan Ameryka, człowiek, który ma trochę większą siłę, no jest praktycznie takim atletą plus 11, załóżmy. No tak. To co on, kurde, zrobi z taką armią? Jest Wanda, która co? No, uratuje czarną wdowę, bo coś tam, bo Gerpower power i tak dalej. I rzuci tym jednym kołem, rozpierdalając pół armii w cudzysłowie. Super, no. To czemu ona nie była na pierwszym rzucie, tak? Skoro w zasadzie może zrobić wszystko, tak? Sorry. To jest taki spectacle z gatunków, no fajnie, fajnie, ale po raz kolejny to samo CGI bullshit. Czyli nie nie, wiadomo, ja się z tobą się całkowicie dzieje. nie zgodzę. Dla mnie, dla mnie Wojna bez granic jest najbardziej spójnym i przemyślanym częścią wszystkich tych filmów MCU. Tak, na pewno scena z Vision i Wandą, gdzie ukrywają się, bo są magicznie bez GPS. <laughs> Ale nie, Steve to... Rogers ich od razu znajduje. No, nie wiem, może nie się umówili Steve znajdzie. o 12, będzie to... bądź tutaj. Hello. W wiesz, ty zakładasz, że Steve w ogóle ich zgubił za pierwszym razem. Nie, chodzi mi o po prostu poziom absurdu, że nikt nie może ich znaleźć, czyli Tony Stark z całą siecią technologiczną Jezu, tak rozmawiamy dalej, o filmie, w którym gościu, który jest inżynierem, lata w kostiumie, który się robi z bąbelków, so, jest, jest chodzący rakun, jest drzewo, które mówi jestem grud, Mówimy o gościu, który przeżył w kosmosie, byłem porwany jako dziecko. No hello, to musi być jakaś trochę zawieszona niewaga. Mówimy o gościach, ale czarują. Ale minimum konsekwencji organizmem. logicznej. Bez przesady, strasznie się czepiasz. No, to w tym momencie jest straszliwie. Minimum. Nie, szukasz dziur w ścianie. Nie, minimum po prostu, no. Było minimum, przesadzasz stanowczo. Oj tam, oj tam. Poczekaj, aż dojdziemy do Kapitana Marvel <grym> i jadę Tam będziesz mógł czepiać. <grym> tak, na Kapitan Marvel to proszę bardzo. O! Dzięki ci za pozwolenie, łaskawco. Kapitan Marvel możesz zmieszać z błotem ile chcesz. <grym> Dzięki za pozwolenie. Nie, no, Do spoko, usłyska. dobry film, no, ma swoje problemy, tak jak większość innych filmów, pół godziny można spokojnie było wyciąć albo rozwinąć. Moim zdaniem, największy problem był taki, że przed tym filmem powinno być po prostu Secret Avengers, gdzie właśnie Steve Rogers z czarną wdową, Falconem i kimś tam jeszcze przy okazji sobie coś tam robią, jakieś takie drobne misje tu i tam, tak wiesz, pod radarem ukryte, ale jeszcze jako taka tam nie pomagają ludziom. Już niedługo na Netflixie. Winter nie Soldier i Falcon. Nie, nie ma na... Netflixa, a Disney Plus. A, no, Disney Plus. <laughs> Netflix już nic nie zostanie. W sumie tak, nie. Po prostu Disney robi snappa i nie ma Netflixa. <laughs> trochę tak będzie. A jeszcze jak kupią Warner Bros, na które podobno mają e, chrapkę, no to już. O jezus. I będziemy mieli e, Avengers, Avengers 10. Yy, i będzie tak. Batman yy, przed, <laughs> razem z Thor'em i Scooby Doo. Nie, nie, to będzie Avengers kontra Justice League. Battle of the Century. Ugh, ciekawe, który wersje komiksu z ten zekranizują. Jak potem zrobią jeszcze ten Amalegon, co był połączeniem obu światów i będzie Wolverine połączony z Batmanem kupuje. I panienkę, która będzie Robinem i Jubilee. Jest. <laughs> Biorę. O, matko. I Sejpointów połączony z Jokerem mm. jako Hier. Dobra, ale jedziemy chyba dalej, bo trzeba do endgame dojść. Dobra, to Kapitan Marvel, jak powiedziałem, może się zwierzęczyć na ten temat, ale najpierw chciałbym, żebyś przedstawił genezę ogółem Kapitan Marvel i wziął pod uwagę też to, że Kapitan Marvel na samym początku, jeżeli chodzi o komiksowo, to była zupełnie inna postać z zupełnie innym uniwersum. Eee, po pierwsze, nie do końca tak, ale trochę tak. Bo Captain Marvel, tak jak wcześniej żeś powiedział, to jest obecnie Shazam i to był pierwszy superbohater, który potem został podany do sądu przez DC Comics, bo był zbyt podany do Supermana, mimo że Superman pojawił się później niż Captain Marvel. Ale wydawnictwo było mniejsze i przegrało proces sądowy. W związku z czym Captain Marvel trafił do DC wcześniej czy później, ale stracił swoje imię, ponieważ Marvel korzystając z okazji w danym momencie stwierdził, że hej, Nazywamy się Marvel. Zu tym postać. Nazywłem ją Captain Marvel, ale to był Captain Marvel. I Long Story Short, po dzień dzisiejszy, tak to wygląda, jeżeli chodzi o kwestię poprawności politycznej i sądowej. A Captain Marvel to był kosmita, który oryginalnie... Do tego zmierzałem. Nie wpierdala się między wódkę zakąską, jak nie bądź zdanem. To ja idę po tą herbatę tak się słucha. To się wytnie. To uraczasz, że tak myślisz. Chociaż czekaj, się nigdy nic nie wycina. <noise> właśnie, czekaj, kto to edytuje? <noise> Jakub? Mhm. Oh, o Mało, Mało wycina. No właśnie. Nie, no, long story short. Ty też chyba znasz komiks, nie? Tak. Więc zakładam, że będziesz się zgadzał z tym, co mówię, czyli. Captain Marvel był propagandą bo po prostu na zasadzie: wykorzystajmy imię, i tak dalej, bo tak się przy okazji uda. Dzięki czemu Disney nie będzie miał swojej postaci. La, la, jada, jada. I ogólnie rzecz biorąc, chodziło o to, że Captain Marvel to był facet, który trafił na Ziemię w różnych tam sytuacjach, w zależności od tego, która wersja komiksu, która wersja kreskówki, która wersja rebootu. Nie mówię o tych najnowszych jeszcze. Przekazał w jakiś magiczny sposób swoją moc. Carol Danvers, która stała się Miss Marvel i miała bardzo fajny kostium i w zależności oczywiście od którego komiksu, serii animowanej i tak dalej, straciła te moce albo była gwałcona, albo rodziła dziecko, albo traciła te moce albo miała jeszcze inne moce ale long story od większość osób pamiętając tego, że w serialu animowanym X-Men Animated Series Rogue zyskała wszystkie swoje supermoce, zabierając je Captain Marvel mimo, że będąc mutantem nie powinna zabrać mocy od postaci, która nie jest mutantem, ale long story short, nieważne, tak to wyszło. E, jesteś pewien, mi się zdaje, że e, ten e, komis, w którym jest prowadzona Rogue, to na chyba w tym samym komicie też kradnie te moce, więc to dopiero wtedy były definiowane. Zgadza się. Właśnie o to chodzi, że to jest taki bullshit, że w zależności od sytuacji. No, w sumie. Ale trzymajmy się w wersji kulczowej, mm. czyli tą, którą większość osób zna, czyli w serii animowanej. Ach. bo komiksy są tak popierdolne no że. No, tak, szybko, po tak, tak szybko pominąłeś ten motyw z gwałtem, że. Ach, on był... No właśnie, staram się tego unikać <laughs> bo to jest najgorszy moment w tym całym komiksie, bo praktycznie rzecz biorąc. Zgwałci ją kosmita, ale ona nie wiedziała, że została zgwałcona, a potem urodziła to dziecko, to dziecko się okazało jakimś mega kosmicznym bóstwem. I tak dalej. Lepiej te... Potem to dziecko straciło i tak dalej. Kurde, po prostu czytasz i nie dowiedzasz, że to było w komiksie. No, o dziecko super to dziecko to było reinkarnacją tego gościa, który ją zgwałcił, czy jakiś tak. Do tego zmierzałem, że po prostu <laughs> czytasz i. Co to jest? Co ja czytam? O co chodzi? Co ci goście brali przy doktorze Strange'u? Gdy następ... na kwasie jechali, takich pomysłów nie Następnie mieli? Następnie po tym jak go urodziła, to ona wzięła sego jako chłopaka, własne dziecko i gdzieś do innego wymiaru uciekli. Dlatego to jak mówię, lepiej pominąć ten motyw, jak tylko szybko się da. Ale to jest zabawne. Tak. A to, co nie jest zabawne, to fast forward do dzisiejszych czasów, kiedy Miss Marvel stała się po prostu Captain Marvel i jest, no jakby to powiedzieć, merysu komiksów. No, czyli poprawnie polityczna, mega zajebista, niezgiszczalna, niesamowita, wspaniała, najbardziej popularna postać, której komiksy się nie sprzedają. I była już chyba z pięć serii, jak nie więcej. Które pojawiały się i znikały, bo ludzie tak kochali tą postać, że nie kupowali komiksów z nią. I jedyne miejsca, gdzie ma, to wtedy, kiedy jest Avengers albo jakiś konflikt, ona się pojawia, bo Mr. McGuffin, o sorry, Miss McGuffin musi się pojawić i pierdnąć, żeby stało się coś niesamowitego i wszystko było w porządku. A potem do kolejnego rebootu komiksu, który też się nie Tak. E, ostatnio próbowali z nią to samo zrobić, co z Iron Manem, czyli zrobić jej własną wersję i tego e, Civil War. Gdzie Civil War. Tak, i skończyło się to bardzo Ta... źle. Ogólnie rzecz biorąc, to co Kevin Feige i cała masa propagandy politycznej i wszelkiego rodzaju prasy ci próbuje wmówić, że to jest super postać, że wszyscy ją kochają. Nobody likes her. No. Jej komiksy się nie sprzedają, to co się z tą postacią dzieje nikomu się nie podoba i zasadniczo rzecz biorąc, że jesteście zwolennikami SGLW, czyli Girl power, girl can do anything, to jest postać dla was. A jeżeli chcecie prawdziwej, męskiej wersji kobiecej postaci, to też jest dla was, bo to jest po prostu facet cyckami, których już nie ma nawet tak naprawdę. Bo za każdym razem cycki jej zmniejszają, bo kobieta nie może mieć piersi. Nie, ta postać po prostu jest słaba w aktualnym wydaniu. Było kilka komisów, znaczy, które. Od czy... czasów Miss Marvel zepsuje tą postać na każdym możliwym Wiesz kroku. Co, yy, ostatnio, co ja czytałem, to było Ultimate. Ultimate dwójka chyba to się O nie, jakie to jest złe? Ultimate dwójka, nie jedynka. O Boże, jeszcze go. Nie, nie, to było akurat fajne. To tam w miarę ona była ok, ponieważ, że tak powiem. Była z dodatkiem. Tak, była trochę dodatkiem, więc nie, nie promowała własnych wartości, nie, nie próbowała być jakoś tak. Tak, aktorka. Tak, dokładnie, więc po prostu była kolejnym bohaterem i nie wpierdzielała się ze swoją, jak to się mówi, Propaganda. propagandą. O, no. Więc to było w miarę ok. Tak, aktorka. Hmm. Uh, you see the parallels. Tak, z tą aktorką jest swój problem. Znaczy ogólnie zasada jest taka, że. Nie mam nic do tej aktorki poza tym, że w każdym filmie, w którym ją widziałem do tej pory, była mech, w najlepszym wypadku. Ale to mam gdzieś, bo jest cała masa aktorów, którzy po prostu grają w różnych filmach i wychodzi tam lepiej i gorzej, ale wcześniej czy później trafiają na jakąś tak zwaną rolę życia. Natomiast tutaj problem polega na tym, że ta osoba nie wie, kiedy się zamknąć. I wrzucanie swojej propagandy tu i tam, to jedno. Gadanie głupot, to drugie. Nieznanie rzeczywistości, to trzecie. A robienie badań po to, żeby uzyskać wynik, który chce się spropagować, to już jest po prostu absurd absurdów. I zbliżamy się do filmu. Czyli Captain Marvel. Czyli jak zarobić na filmie, który jest beznadziejny, ale wrzućmy go pomiędzy dwa najbardziej wyczekiwane tytuły wszech czasów. Jak to jest? Jedyna postać, którą. Jedyna osoba, którą lubi Kapitan Marvel? Jest. To Kapitan tak, Marvel. Tak, to Kapitan Marvel, albo ta aktorka. Tak, masz. Ostrzane ludbicie z Oscarem z zdjęcia. I got an Oscar! Nobody fucking cares. Jedyna dobra rzecz w tym filmie to Samuel L. Jackson. Można by dosłownie wyciąć Captain Marvel z tego filmu i zostawić same, samego jego. No jeszcze kota. No i kota, i zrobić Nick Fury. No i Colson jeszcze, no. No, Colson tam chyba nacisnął mnie hmm. odezwał Nie pamiętam się nazywa ten aktor, zawsze zrobiłem jego nazwiska. Czyli typowy brytyjski bad Badgaj tych czasów na zasadzie Call me, if you want a role, który grał Scrolla tutaj. A. I on ja jeszcze ja się to. trzyma, bo dodaje takiego specyficznego sarkazmu i uroku tej postaci, szczególnie jak oni lecą w kosmos i tak, czy to normalne? I on tak ma, kręci głową, nie, to nie jest normalne. Wszyscy zginiemy, po prostu widać w jego masce, że tak, we are going to die. W sumie to jest fajna rzecz, co zrobi z królami, sc że ich odwróci troszeczkę naturę. Dość ciekawe to było. No właśnie, nie wiem, czy to jest dobre, że to, co oni zrobili, to jest okej, okay, bo teraz zrobili z nich kosmicznych Meksykańców. Ech, tak, z jednej strony tak, ale z drugiej strony przynajmniej ja, jako czytelnik komiksów, byłem zaskoczony właśnie, Ech, więc ja... Ale czy pozytywnie? Wiesz co, w sumie trochę, bo nie zrobili z nich takich męczenników, tylko, wiesz, dodali trochę tego cynizmu, przez co mieli swój charakter. No, ale z drugiej strony zaprzecza całe podwaliny pod Scroll Wars tak, i Tak, dalej. Tak, niestety Secret Wars raczej nam. E, sorry. E, no, Wojna Secret Invasion, invasion. o, o tym nie. Invasion. No, Scroll Wars. Bo tak się fandomie mówi na tą serię. No to, te, no to niestety tego raczej nie będzie. Chyba, że istnieje się okaże, nie wiem, osobna rasa albo plemię. Albo... W sumie to byli źli tak naprawdę, tylko oszukiwali. Ha, ha, ha. Nie, są inni, którzy. Są źli. No, no, zobaczymy. Tak. Są jeszcze bardziej zieloni niż mi. Tak, dokładnie. Są tak. bardziej zieloni ze złości. Tak. Nie no, ale ogólnie to jest film na zasadzie... Why? Po prostu why? Tak Black Panther to dobra, jeszcze jesteśmy w stanie zrozumieć, że dobra, no postać się spodobała i tak dalej. Ale tej postaci nigdy nie było. Nie podobała się nikomu. Nikomu się nie podoba. Nikt tej postaci nie chce, ani w komiksach, ani w filmach i tak dalej. I jeszcze ta aktorka, po prostu, nawet jeżeli nie chcesz po prostu nic mieć wspólnego z tym, co się dzieje wokół filmu, to ciężko jest, bo z każdej strony za każdym razem, nawet jak endgame czy coś, po prostu są te wywiady i patrzysz. Woda bitch po prostu. No. Już nieważne, czy się zgadzamy z jej poglądami, czy nie. Jest prosta zasada: wolno ci wierzyć i mówić to, co sobie żywnie ci się podoba i tak dalej, ale nie straj za przeproszeniem do czyichś talerzy. Ona po prostu ma pretensje o wszystko do wszystkiego, a w filmie nie pokazała absolutnie nic. Że, mimo tego, że jest jaka jest, to potrafi coś zagrać. I nie wiem, czy to jest kwestia reżyseria, czy kwestia czegokolwiek innego scenariusza, whatever, który jest beznadziejny, tak naprawdę, bo skaczemy z punktu do punktu, zmieniamy wszystko na siłę, byle było ger power, i tak dalej. I to jest takie ger power na siłę, że po prostu. Okej, okay, ja nie mam nic przeciwko postaciom kobiecym, tak? Ja lubię filmy z kobietami. Ba, kurde, Aliens, jakieś stare inne filmy, kurde, Sarah Connor z Terminatora, baby z jajami, nie potrzebowałem do tego całej propagandy. A tutaj, a, bo jestem zajebista, bo jestem zajebista i dopiero jak mi zdjęliście tam obraz, to wtedy okazało się, że ja zawsze byłem zajebista, tylko wy mężczyźni, że się nie trzymali w ryzmach i tak dalej. A mój barzy bo hu, teraz jestem superpotężna. E, no. A gdzie jest, kurde... Historia postaci, gdzie jest jakikolwiek story arc cokolwiek, nic. Jest zajebista od początku, tylko źli mężczyźni trzymali ją wokawa i gdy łańcuchy zerwała, dosłownie przenośni. Najlepsze jest to. To że okazuje się, że była zajebista. umieścili tą historię w przeszłości, w latach 90., więc mieli dosłownie 25 lat wewnątrz tego MCU na budowanie tej postaci. Dokładnie. A co się skończyło? A poleciałam w kosmos szukać domu moim Meksykańcom z kosmosu. W tydzień. Ale trwało to 20 parę lat. A, to chyba leciała, bo to nie widać, żeby w czasie lotu zdobyła jakieś. Były korki na asteroidach, no. nie. No ogólnie, nie mam nic przeciwko temu, że nawet postać Marvela zmienili na kobiecą. I don't fucking care naprawdę. Ale po prostu ten feministyczny bullshit, który w tym filmie jest. To jest tylko wisienka na torcie tego, jak ten film jest zły. Bo tak powiedziałeś, że wyciąć wszystko, tylko samolot, że chcą zostawić, i byłby dobry film. A tam nic po prostu nie ma. Efekty są do bani. Story arka nie ma żadnego praktycznie rzecz biorąc. Te postacie są na zasadzie. Wow, no, są coś tam. O, kosmite ataki. Mm, super. O, o, mój Boże. O, jej, o, wow. Mm, aha, okej, okay, okej. Okay. Kurde, oglądasz ten film i zasadniczo. Paradoksalnie znowu przytoczę przykład koleżanki, z którą to oglądałem. I ona się poczuła obrażona przez ten film. Bo po prostu to, co widziała, to było na zasadzie Are you fucking shitting me? A jeszcze wcześniej, żeśmy oglądali Alitę. I jak żeśmy oglądali Captain Marvel, to było na zasadzie Kurde, przecież ta Alita była takim feministycznym filmem, ale w dobrym stylu. Bez takiej nagonki i tak dalej. A tutaj jest taki feminizm taki, że ją jako kobietę obraża ten film już. I się nie da tego oglądać. Po prostu tak mówię, że no wiesz, te niektóre filmy to no nie są dobre czy coś takiego. Ale mam czasami ochotę obejrzeć je drugi raz. czy To będzie na HBO, czy na Netflixie i tak dalej. Tak po prostu. A tego filmu nie mam ochoty oglądać drugi raz. Ja nie, nie wiem, czemu ja to obejrzałam do końca, nie wyszłam z kina. Więc no, sorry. Film jest nędzny. No. Po prostu. Taka zapchaj dziura z gatunku. Nie wiem, jakie brudy i syfy ma Larsona Kennego, fajdy ale chyba musi być niezłe jakieś zdjęcia pornograficzne czy coś, że takiej wrogi. Nobody likes her. Hmm. A, albo kazali PR-owcy. Może, ale ogólnie ten film to powinien być tak samo jak z kapitanem. Ameryką i potem Czarną Panterą, że mamy przedstawienie postaci, drobne, a potem ten film dostaje taki pełny, pełny. A tutaj Ty. nie dość, że retką wszystkiego, bo się okazuje, że ona jest odpowiedzialna za powstanie Avengers, ona jest odpowiedzialna no za to! to ona jest odpowiedzialna za tamto. Tak Jesus fucking Christ! Zaraz się kurde okaże, że ona cały wszechświat stworzyła, bo pierdęła przypadkiem na kiblu. Yy, ale mam dla o Ciebie. Och, kibel też wymyśliła. Ale mam dla Ciebie propozycję, a co, jeżeli zrobię Captain Marvel 2 i w pierwszych pięciu sekundach przychodzi rogue i wysysa całą mocniej. Best movie ever. <laughs> I przez cały film nie widzimy jej ani razu. Cały film się skupia na rogu. <laughs> Best movie ever. <laughs> a... Ale to jest no, Fo Fox już jest w rękach Disneya, więc kto wie. Tak, znalazłem rozwiązanie naszego problemu. Ja tam podeślę Disneyowi to później nasze nagranie, żeby ten Royalty rozważył checks. nasze propozycje. Może parę złotych z tego tu nam wpadnie. No mówię, Reality checks. Tak. No, no. Dobra, wyzwierzęczyłeś się, jeżeli chodzi o Kapitan Marvel, słusznie uważam. Ach, no co poradzisz, niestety czasami się pojawiają filmy, które shit niekoniecznie są dobre. No i kończymy, koniec gry, jeszcze tych... <grym 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 <świetnie> świeżymy. Ale ci się udało. Sigwej Jeszcze po tylko może słówko o Ant-Manie, dwójce. A, no, no, w faktycznie sumie było były. Ale Taka kontynuacja, Był. kontynuacja jedynki. E... Jeszcze raz to samo. Ja, jeszcze raz to samo, no. Chociaż tym razem to było ciekawie... Kiepski o, nie mieli głównego złego. To jest ciekawe. No mówię, znowu no nie. kiepski badgaj. No, nie, nie, tam nie było badgaja. Bo nie było ani bada, ani gaja. <laughs> no to tak, nie, bo takie nietypowe. Nie, bo ta, była trauma ta, ta dziołcha, która miała, cierpiała na tą chorobę, tam jakoś tam coś jak się nazywało, to tak naprawdę nie była wilanem, tylko była osobą po prostu pokrzywdzoną, która szukała pomocy. No, no mówię, trauma gar. No, no więc... O. No i więc Trochę tenisem. inne podejście do tematu. No dobra, koniec gry, czyli czy kontynuacja wojny bez granic, które tak jak wspomniałem wcześniej, jak dla mnie mogłaby się zakończyć właśnie na tej scenie, kiedy Thanos siedzi sobie już w twoim ogródku i cieszy się z tego, co zrobił, i, I śpię to w było... <laughs> tak, tak jak tak jak, wy, tak jak właśnie w komiks się zakończył rękawica nieskończoności, tak samo właśnie zakończy się film. To gdzieś w tle widać właśnie zawieszoną, jako strach na wróble strój Thanosa. To no było, było w filmie też. Również, a chociaż. W końcówce Wojny Bez Granic to było gdzieś tam na trzecim planie, ledwo było widoczne w, e, dopiero w końcu gry. Faktycznie było pełne, pełnokadrowe pokazanie właśnie tego stracha na wróble ze stroju. Bo był a to teaser z teasera do... <laughs> o oh Jezu. Yes. Tak, pewnie tak. No i teraz jest pytanie, czy koniec gry faktycznie godnie zakończył to całe Marvelowskie uniwersum te 10, 11 w sumie lat działania, czy wręcz zepsuł troszeczkę nasze odczucia po bardzo dobrej Wojnie Bez Granic? Ja mam takie podejście troszeczkę, że ja bardziej za końcówkę uznaję taką emocjonalną Infinity War, a Endgame bardziej uznaję za taki jeden wielki fanserwis, który podsumowuje to epilog. wszystko. No, taki epilog, nie? Ale że to bardziej Infinity War było tym końcem. Zdecydowanie Znaczałem jestem Nie muszę się zgodzić znania. z tym stwierdzeniem. Czyli co? Koniec gry jest troszeczkę niepotrzebnym filmem? Może nie tyle niepotrzebnym, ale źle zrobionym. No, znaczy powiem tak. Eee, pierwszy, bo technicznie film składa się z trzech, trzech części. Pierwszy to powiedzmy ta. Ja bym powiedział, że z pięć. Ja to na trzy na razie dzielę, nie? Czyli. Ja również na trzy. E, czyli pierwsza to jest ten pięcioletni skok, gdzie mamy desperacji i pokazano ten świat z. Nie mamy pokazanego. Nie, nie, pierwsze to jest polowanie na, na Thanosa. A, sorry, to trwa tam w sumie. 15 Dlatego minut. pięć kon... aktów jest tak naprawdę w tym filmie. Tak, to, to spokojnie mogliby wrzucić w epilog Infinity Wara i byłoby chyba. A wtedy by nikt nie poszedł <laughs> na Nie, to jeszcze lepsze byłoby, wyobrażasz sobie. Znajdują Thanosa, ucinają mu łeb, nagle się okazuje, że nadal nie mogą tego odwrócić. Spokojnie by to mogło jeszcze wejść I w indywidualnie. uważam, że to byłoby lepsze rozwiązanie niż cofanie się w czasie. Chociaż i tak pięć lat minęło między tymi wydarzeniami, to i tak dobrze nie było, że nagle pojawia się Ant-Man. Ale te pięć lat to, to jest tak z dupy pokazane, że praktycznie nic nie jest pokazane. Tak, w sumie jest pokazane co? Kapitan Ameryka siedzi na tych spotkaniach zamiast Falcona. Eee, I, o mój Boże, to straszne ee, Ta, czar, ee, czarna wdowa ee, rob... Przejęła tak naprawdę Obowiązki d, Władzę, jeżeli tak. tak Bo Tony Stark wrócił, tak naprawdę jest wrakiem Tak, wrakiem, nie jest wrakiem, tylko zajął się rodziną Znaczy, jeżeli chodzi o Iron Man Na początku jest totalnie wrakiem Faktycznie, po, pod względem właśnie tego, co przeżył w, w Wojnie Bez Granic Postanowił, że da w końcu sobie szansę i skupię się na rodzinie. I okej, okay, to jest było dobre. i nawet uważam, że nie powinna tak się, się wtrącać w to. Ark. Tak, to właśnie powinno się zakończyć, a nie to, że pstryka i ginie. Uuu, um... spoiler. <laughs> no i my już w tylu rzeczach mówiliśmy tutaj, tak. jeśli chodzi o ten film, więc spokojnie. Ale akurat z tym pstrykiem, to powiem, że to jest takie zapętlenie zajebiste, bo kończy się pierwszy Iron Man. No tak. I jest stwierdzenie, ja jestem Iron Manem. I potem mamy to wstrygnięcie, i. Nie jestem. Znaczy nie, to miało być takie. No, wiesz, to jest dziesięcioletnie już nawiązanie do pierwszego filmu. No to jeszcze to im, im daruje. Ale to, że zginął, to jest bez. Eee, niekoniecznie. Eee, ma sens, zaraz ci powiem. To jest tak. To jest zabawne, ponieważ eee, role, a raczej podejście do świata tonego Starka oraz eee, Steve'a Rogersa się odwróciły. Na początku pierwszego Ironmana e, Tony Stark dba tylko o siebie. To praktycznie taki może... He... No, przez pierwsze pół filmu. No tak, ale chodzi o to właśnie jak zaczyna film, nie? E, zaczyna film właśnie dbając tylko o siebie, o swoje przyjemności i o to, co dla niego jest ważne. E, Bardzo dobre podejście. Tak. E, Kapitan Ameryka rozpoczyna swój pierwszy film już będąc powiedzmy takim... Człowiekiem tak, standardowym, który odda życie za innych. I w Endgame te role się zamieniają, ponieważ to właśnie Tony Stark oddaje swoje życie za wszystkich innych, a Steve Rogers w końcu, że tak powiem, z pierdolami derucha Niekoniecznie, pewnie. bardziej chodzi o to, że w końcu wykorzystuje, znaczy w końcu żyje dla siebie, a nie dla innych. W sensie, że do tej pory robi wszystko właśnie dla obcych, a w końcu, żeby coś dla siebie zrobić. No czy wiesz, on marzył też o tym, żeby jakby zmienić swoje życie, tylko to, że on przesiedział przez te, przespał te no. 70 lat w zamrożony, to nie mógł jakby właśnie. Przecież gdy się budzi, gdy ucieka już tam z tego centrum tarczy mm -hmm. i zostaje złapany przez, <laughs> przez Nikafiury, to mówi, przecież ja miałem randkę. Minęło 70 no. lat, więc on jednak, on jak wiesz, pod wpływem, to troszeczkę jak tej Kazus Quilla, który e, okłada prawie, że już Dobrze, pokonanego. Ale w Winter Soldier i potem w Civil War'u było subtelne nawiązanie, że hej, hej, no Peggy. <grytanie> Agentka 13, tak. No tak, zresztą z jego córkę, <grytanie> prawdopodobnie. <grytanie> A oh, it, Dosłownie prze Phrasing. Myśmy no, wtedy poglapałeś. o tym nie wiedzieli. W sumie nadal nie wiemy. No. To nic pewnego. No, nic pewnego, ale jednak. To się nigdy nie dowiemy. Dobra, ale bardziej tak, mi chodzi o to, że to są dosłownie te arki postaci, że ka każdy się zmieni na swój sposób. Technicznie możemy powiedzieć, że pozytywny, nie? Ponieważ każdy uratował świat. No, powiedz to o to, że teraz. E, tak, Tor, Tor nie. Biklebowski. Biklebowski. No, on przeżył faktycznie dużą dramę, bo i tak zniszczenia Asgardu, wybicie mu praktycznie prawie całego królestwa, tam zostały się niewielkie jednostki, które tam w Norwegii os osadziły się. On wpadł w jakiś tutaj poważny naprawdę depresję, ze względu na to, że nie był w stanie pokonać e Thanosa i nie doprowadził nie do nie pokonać, tego... Tylko, że to, co zrobił, to i takie miało znaczenia. Znaczy, tak, że niewiele więcej i... mógł zrobić i mógł zakończyć już ten konflikt, gdyby to faktycznie tym, e, jak on się nazywa, to jego siekierka? E, e, Stormbreaker. No. Swoją drogą, to w komiksach on chyba nigdy nie dzierżył tego w, oręża. Stormbreaker jest beta, beta Raybilla. Ale to jeszcze też zależy od serii. W sumie ta, więc... Mm. Przecież jak nie miał ręki i stracił Mjornira, to miał zastępczą siebie, to... która nie była z tą Brejkerem, ale to Jormguru, coś tam w tym chyba. samym stylu. Nie pamiętam jak się nazywa. Więc long story short, zależy od komiksu, jak zawsze. Tak. Mhm. Ale wracając właśnie do tego Tora, który właśnie wpadł o depresję, on faktycznie niewiele więcej mógł zrobić, bo faktycznie, tak jak wspomniał ee, Thanos, trzeba było celować łeb, czyli tak naprawdę mógł rzucić troszeczkę inaczej i mógł już zakończyć to. A to to jakby tylko rozjuszyło Tytana i sprawił, że on właśnie zrobił to kliknięcie, i połowa faktycznie ludności została wy, wymazana z połowa rzeczywistości. Mhm. Nie sądzę, że to rozjuszyło. Sądzę, że to on tak czy siak by to zrobił, więc wiesz. As... No wiesz, jakby dostał w łeb i padł martwy, no to byłoby troszeczkę inaczej. Ale patrząc się na styl walki Tora, y, jaki do tej pory prowadził, no to dla niego to było bardziej naturalne. Zawsze walczył młotem, więc y, tym się nie celuje w głowę, tym się celuje w środek ciała. No więc... niby tak, przyzwyczajenie się do nowej zabawki też mogło być czasu. A on został rzucony od razu w wirwal. To no. jest ta kwestia, że Thor tak naprawdę nie zabija, jeżeli nie musi. Eee, nie wiem. Jakoś nie miał w tych 15 pierwszych minutach eee, końca gry problemu z tym. On się okazał największym skurwysynem w tym filmie. Ale wiesz, co innego, kiedy po prostu masz jakieś takie śmieci biegające tu i tam bezmyślnie co innego, kiedy ty nie chcesz zabić kogoś, bo to jest łatwe, tylko dlatego, że chcesz być tym lepszym człowiekiem, w cudzysłowie. Na tym jego story arc polegał, że on miał się stać cały czas tym lepszym człowiekiem. Tym godnym bycia królem. A król okazuje zawsze łaskę, tak jak było w tych słowach Odyna swego czasu, że lepszy jest spokój niż wojna i tak dalej. Więc bardziej chodziło o to, że tu jeszcze były takie resztki honoru i on ten honor teoretycznie stracił. Kiedy po prostu już no chcąc, nie chcąc, jedyne co mógł zrobić, no dobra, no to ucięłem mu głowę, ulżyło mi teraz, nie? Na tej samej no. zasadzie jak z alkoholizmem, że dzisiaj się najebie w trzy dupy, a jutro rano się budzę z kacem i problem dalej jest, ale no, wczoraj było lżej, no to dzisiaj dalej tankuje, tak? No właśnie, tak właśnie było, że tak naprawdę król nowego Asgardu, tak naprawdę to jest pijaczyna, który gra w Fortnite'a z kumplami, którzy są nie lepsi niż on Starze i tak dzieciaki. naprawdę. No tak, starsze dzieciaki. Wiesz, on po prostu może jest godny młota, ale jest niegodny tronu. Najprościej to ująć. Nie, no, no tak i pewnie dlatego właśnie on w tym momencie już przekazał władzę Walkirii, która jest dużo lepszą właśnie osobą do sprawowania władzy. To się okaże. No, hmm. radziła sobie jakoś podczas nieobecności Tora, kiedy tak naprawdę leżał i czekał na kablówkę i grał w Fortnite. A. W sumie tak, to jest takie określenie, ale to dosłownie jest zbudowane tylko na potrzeby tego filmu. Nie było niestety w poprzednich filmach pokazane to. Mogli to wykorzystać na przykład w Torze Rag na Roku, ale niestety tego nie zrobili, gdzie na przykład ona by dowodziła na przykład ewakuacją tych wszystkich ludzi albo ochroną ich. Ale więc to też trzeba się wdrożyć pewne no. rzeczy. Być może ona po prostu była zbyt bardzo rzucona na głęboką wodę i nawet nie potrafi się odnaleźć, była bardziej zainteresowana. Skupiona na walce. Tak czy się aktora zepsuli, no. Czy zepsuli? Nie? Polemizowałbym. Nie no, zepsuli go trochę, bo tak właśnie z koleżanką rozmawiałem. Nawet nie jest wytłumaczony w żadenkolwiek logiczny sposób, czy jego genetyka byłaby w stanie spowodować to, żeby wyglądał tak, jak wyglądał. Sądzę, że. A poza tym. I w komiksach, i w filmach animowanych, i wszędzie zawsze tankował kurde, alkohol lekką ręką cały czas. W filmach animowanych Kegi praktycznie opróżniał. No ta ale ty widzisz jakie on ma kardio? On non stop jest na jakiejś bitwie. No, a tutaj ma bardzo taki statyczny tryb życia prowadzi. Naprawdę Ze swojej nory tak naprawdę nie wychodzi. Tak jak mówiła Walkira, pojawia się tylko raz na jakiś czas, żeby tylko zebrać nową dostawę piwska i tyle. Więc więc tutaj troszeczkę ten jego styl życia mógł faktycznie sprawić, że on się faktycznie tak straszliwie zapuścił. Może, ale tak czy siak to jest taki tani żarcik, trochę na dłuższą metę, kosztem depresji, która moim zdaniem nie jest tematem do żartów. Możliwe, ale on w sumie tą deprechę... Na zwiastunach chyba ta depresja była lepiej pokazana, w tym dosłownie jednej scenie, gdzie siedzi samotnie w pokoiku. Takie to było 5 sekund w filmie. No, a naprawdę robiło dużo lepszy efekt niż to, co tutaj pokazali. Czy znaczy tutaj po prostu to było cały ten przeskok pięcioletni. Był strasznie źle poprowadzony. Było pierwsze, poza kilkoma ujęciami, gdzie jest brud, smutcy i malaria. To nic nie było wytłumaczone, jak to działa. Co? A potem mamy przeniesienie się do Hongkongu czy Japonii, już nie pamiętam. Japonia. I się okazuje, że. O, Tutaj wszystko jest w porządku. Dalej, wszystko świeci, wszystko działa. Neony, yakuza, coś tam, whatever. Okej, okay. a wstana, kurde, co? Pożoga, kurde. Łodzie stoją puste. Geje się wypowiadają, że jest im smutno, bo nie mają o czym rozmawiać na randce. Straszna Bo kurde, widzisz, po bo w Japonii przestępczość jest zorganizowana. No tak, ale. To z ten przykład chociażby z tym jebanym szczurem, który sprawił, że endgame miało sens. A to też jest z, z planu y, tego doktora Strange'a. na bank. Nie ma innego wyjaśnienia. Co nie zmienia ja faktu, że jest to tak. idiotyczne. No, oczywiście, to jest. Ale z drugiej strony, ta furgonetka była w magazynie przez 5 lat. Tam się nic nie działo. Tam mogło się zawinąć coś. No ale kurde, siedzi ci gościu, który dalej jest ochroniarzem w magazynie rzeczy, które praktycznie żyjąc nie wiadomo czy ktokolwiek kiedykolwiek odbierze. Znaczy, to też, bez przesady to kurde nie jest e, Liga Sprawiedliwy że ma być e, szaro, buro i smutnie, tylko też oni tu są nadal filmy komediowe powiedzmy, więc tak, taki rodzaj komedii, no dobra, niech im jeszcze przejdzie, że szczur ocalił galaktykę. Rocket, ale nie rakun. <grym> Super szczur! No, i mamy tak naprawdę po pierwszej części, kiedy faktycznie dochodzi do tego ostatecznego, ostatecznej konfrontacji ze starym Thanosem, pojawia się właśnie ten przeskok pięcioletni, i możliwość przywrócenia do życia, właśnie tych wszystkich utraconej połowy ludzkości. Ech, to celem nie jest. Celem jest na, tak naprawdę pokazanie the best of z poprzednich filmów. No tak, ale masz no, wymówkę. Trochę, tak. tak, Masz wymówkę. No. I to chyba. I wymówka, znowu by po raz kolejny geniusz Starka okazuje się, że jest geniuszem. Paradoksalnie żartując sobie z tej sceny w pierwszych Avengers że stał się ekspertem od jakiejś tam, nie wiem, fizyki kwantowej no. czy czegoś takiego. I tutaj wow! O, wymyśliłem, jak działa time travel. Czyli znowu brak konsekwencji, że ne. nagle się okazuje, że jak trzeba, to Starkie jest geniuszem. Nie, to było zasugerowane. Ale kto miał Nie. to zrobić, jeżeli z Wakandy ludzie wyparowali? Nie, więc to, to było, było zasugerowane. Mi się zdaje, że on pracował nad tym i to po prostu był kolejny model, na który, yy, który on będzie testował. Nie, bo on miał bardzo dużą wiedzę właśnie w tym temacie. Skąd? Więc, y, najprawdopodobniej. Nie wiem, książki? Może myślał... How tony to invent Stark... time travel for damage? To... Słuchaj, Tony... tony Tark był zaangażowany w bardzo wiele pro projektów, a po prostu on może nie był tak bardzo kluczowy oraz, do tej pory, bo scenariusz tego nie wymagał. Oraz niestety mamy agentów tarczy i tam była już podróż w czasie. Ale to jest takie przy okazji. No ja wiem, ale jednak, no niestety, skoro uznajemy to za. MCU. I to byli kosmici, którzy przenieśli ich w czasie, więc... Ale była możliwość. Ale to byli kosmici i Stark o tym nic nie wiedział, i to był ze eee... serial i zasadniczo robiąc nie, nie, no wiedział, się jeżeli, jeżeli był... agenci wrócili z przyszłości do, do teraźniejszości, mieli o tym raporty, i na przykład po pięciu latach Stark miał do sądu raportów, ponieważ, no cóż, potrafi, potrzebowali jakoś odwrócić to wszystko. Nie, to sądzę, że akurat tacza by mu udostępniła te dane. I po raz kolejny zbliżamy się do tego samego elementu, czyli. Znowu, nic nie zostało pokazane, tak? Żeby to miało sens, po prostu 5 lat z dupy i okej. Okay. No, wiesz co, może z pokazywaniem przesadzajmy, bo ten film trwał 3 godziny, więc może z tym wyluzowimy. Tak. No, można było spokojnie godzinę tego filmu wyciąć i nie... Godzinę nie, ale ze 20 minut by się dało. No, z, spokojnie godzinę. No, z tego dramatu. Początkowego. No, scena z takosami nie była potrzebna, tak samo zdjęciami z Ant-Manem. <laughs> z czym? Hmm? Nie, bo powiedziałeś z takosami i co? Z taką i ze zdjęciami z Ant-Manem. Jakby dzieciaki przyszły do Harkach, żeby zrobić z nim focie, i ant też chciał, żeby z nim zrobił. On powiedział: Nie, nie, nie znamy cię. A. <laughs> to było głupie. <laughs> tak. E... Szczególnie problem polega na tym, że ten film miał zajebisty potencjał, który został zmarnowany po to, żeby zrobić fanserwis, ale fanserwis po najmniejszej opory. Czy ja wiem? Sorry. Powrót do najbardziej znanych scen ze wszystkich filmów... Tak, to było słabe. Yy, nie podobało mi się. W ogóle podróż w czasie była dla mnie bezsensownym rozwiązaniem. Znaczy, najgorsze jest to, że oni stworzyli tą swoją teorię czasową i potem było na zasadzie nie, time travel tak nie działa. Po czym? A w sumie to zróbmy tak, bo nam pasuje scenariusz. Tak, dobra, trzymajmy się konsekwentnie tego. Albo, albo wyśmiewacie, kurde, te wszystkie teorie która tak, wasza teoria też jest teorią, więc dopóki ktoś tego nie udowodni, to dalej jest teoria, więc nie pierdolcie, że wasza prawda jest prawdziwsza. Po czym, w zależności od sytuacji, wam wszystko pasuje, to sobie zmieniacie tu i tam. No to sorry, trochę konsekwencji. Albo mamy liniowy time travel, albo mamy równoległe rzeczywistości, albo mamy, kurde, mać za przeproszeniem pętlę czasową, albo mamy to, co jest w tej filmie teoretycznie powiedziane na początku, że nic nie ma znaczenia. Więc w tej logice oni mogliby się cofać 50 tysięcy razy do samej śmierci. O, Czarna Wdowa poświęciła życie. Nie szkodzi, cofniemy się 50 temu i to już nie ma znaczenia, że ona poświęciła życie, bo już mamy kamyk. Next! I tutaj komiks chyba troszeczkę lepiej rozwiązał tą sytuację, bo po prostu rękawica została przejęta przez inną osobę. Adama Orloka. Yy, nie, wcześniej jeszcze przez, przez Nebule, chyba. A, tak, tak, tak było. Mhm. Przez Nebulę i musieli Avengersi prosić ta nosa o pomoc, żeby z powrotem tą rękawicę odzyskać. I sądzę, że to by było ciekawsze wyjście w tym filmie. Coś podobnego zrobić. No, Nebula zwłaszcza miała tutaj motywację. Ale też by wymagało większego scenariusza, a nie fanserwisów. No, niestety tak. To dużo fanserwisów by wyleciało i nie było prawdopodobnie by tej ostatniej bitwy. Byłaby, tylko byłaby z dupy totalnie jeszcze bardziej niż tutaj. Może, no ale to właśnie tak. Dlaczego znaczy, nie mówię? Pierwszy. Dobra, pierwsza część w sumie w zasadzie, bo to jest tak naprawdę jeden film podzielony na dwie części, nie oszukujmy się. Pierwsza część była okej, okay, dobrym filmem, miał swoje problemy i tak dalej, za mało czasu na ten nowego tu. Mówisz o Wojnie bez granic? <coughs> tak. A tutaj mamy w drugą stronę problem że wszystkie postaci mają więcej czasu antenowego, ale ten czas jest zmarnowany na jakieś popierdółki. No w zasadzie, o mój Boże, smutno mi, bo tyle lat coś tam się dzieje i tak dalej i jem kanapkę, kurde, z dżemem. No to smutne, kurde. Ojej, poszedłem na randkę i nie miałem o czym gadać, bo się rozpłakałem, bo ludzie umarli. No nie umarli, tylko zniknęli, ale long story short, whatever, no. no dla nich to to samo. Ludzie nie mieli świadomości. Dla... Nie, to nie ważne, to ale sprawiało. wiesz, long story short jest taki, że te 5 lat przeskoku jest najgłupszą rzeczą, jaką mogli zrobić. Gdyby to było parę miesięcy, rok maks, to jeszcze okej. Okay. ale 5 lat i praktycznie rzecz biorąc nic nie jest pokazane, jak ten świat się zmienił tak naprawdę. Poza tym, że wszyscy są smutni. No dziwdy mnie jest. I Torma, eee, ma kurde przecież, Widzisz, widzisz te e, całe posągi z nazwiskami w San Francisco, gdzie się pojawiają. Portland Center też Scott to Bank. miało. No trochę to jest powiedzmy podobna symbolika. No i masz przecież, przecież te gruzowiska w Nowym Jorku, który jest gruzowisk... Yy, który Nowy Jork wygląda po prostu jak jeden wielki syf. E, no i tam jakieś sterty samochodu... Tak samo samochodów jak ten cipie, się... że tak wyglądało Detroit zanim pojawili się kosmici. Potem tak wyglądało Detroit, tak się pojawili kosmici. Nic się nie zmieniło. <laughs> no nie wiem, może Nowy Jork najbardziej oberwał, bo tam większe skupowisko ludzi i po prostu tam wie, no, więcej chyba ludzi... Wakanda najbardziej oberwała, ale to szczegół. No, ciężko powiedzieć, no, ale biorąc pod uwagę, jak wyglądała scena końcowa, w której e, znikają Fiore i ta Hill, no to. No, tam tam to I jednej osoby mogło tam, spowodować, że no, nawet straszne. osoby, które nie zostały wymazane przez, przez Thanosa, mogły oberwać i zginąć obok. Ale właśnie o to chodzi, że potem masz te kolejne sceny w tym filmie, i się okazuje, że w zależności od sytuacji, to, a mój Boże, strach i pożoga, ale everything goes. A co z tym rządem się stało? Jak to funkcjonuje? Dlaczego no, ci przecież ludzie... Natasza mówiła, że rządy, jak się da, jako tako funkcjonują, ale ogółem jest rozpierdzień, mimo że minęło 5 lat. No, ale właśnie o to chodzi, było tak powiedziałem. No, dobra, ale pokażcie cokolwiek, kurde, nie wiem, taki flashback cokolwiek, jak to się wyglądało. Taki montaż nawet pokazujący, że faktycznie ten cały ból, ten problem i tak dalej ma jakiś sens. O tej, o 5 lat później, everything goes cool. No, ten film i tak, jak wspomniałeś, bez tego jest bardzo długi. Ale 10 minut montażu, to. kurde, by w zupełności wystarczyło, takiego na zasadzie, wiesz, a Hero i tym podobne, nie? że jak tam pokazują, że coś robią, pomagają, walczą, tu jakieś konflikty, tak jak te niektóre ujęcia z tych, tych yy, boże, Avengers, co było na zasadzie potem wykorzystane do tego logo Marvela, że tu jakaś scenka, tu jakaś mm. tam scenka i tak dalej. Naprawdę 10 minut dobrego montażu, nawet z fanserwisem, by w zupełności wystarczyło zamiast tej godziny smutów. No, na pewno jest coś w tym. No ale to też musiało być wprowadzone pewne emocje, właśnie. Pojawienie się Kesji, która wow, niespodziewanie robi się. To było na zasadzie, bądź smutny, bo ci mówimy, że jesteś smutny. No ale to też miało jakby tą wagę sytuacji podnieść. Właśnie nie czy... miało. Bo nic nie było pokazane. Właśnie też nie sądzę, żeby wymagało to nawet. Bo... To nie chodzi o to, że wymagało, tylko chodzi o to, że. Nie, no nic nie wniosło. No. Silili się na to, ale nie potrafili tego pokazać. Bo żeby wywołać pewną emocję, musisz pewne elementy pokazać, tak żeby ludzie zrozumieli, jakie są stawki, jakie są emocje. A nie na zasadzie, 5 lat później i pierwsza scena, że smutni ludzie rozmawiają o tym, jak to jest smutno, że ludzie zginęli. Super. Dowolny film, chociażby ten Panisher z Netflixa, gdzie też była grupa wsparcia, to samo ujęcie i zupełnie inne podejście, bo masz żołnierzy i rozumiesz, że dobra, każdy ma jakąś tam traumę, post-traumatic stress, i tym podobne, a tutaj masz grupkę ludzi, nie wiadomo, czy to są żołnierze, czy to są zwykli ludzie, bo nie jest powiedziane. I pierwszy problem, taki, że nie mam o czym gadać na randce. Serio? Serio? To jest kurwa problem świata teraz? Dla niektórych to jest problem. Wiesz, każdy przeżył, każdy przeżył ogromną traumę. No, przykro mi niezmiernie, że nie masz o czym gadać na randce. Fru Jezu, ale wiesz, to jest problem, który obejmuje wszystkich. To nie jest coś takiego, że nie, mi się coś złego stało i cały świat tego nie rozumie. Każdy tak naprawdę, pewnie każda rodzina ma podobny problem, że tak, nagle wyparowali... Ale właśnie o to ten... chodzi: 10 minut montażu. Tak jak było chociażby w pierwszym Avengers, kiedy po filmie jakby w cudzysłowie były te takie ujęcia, że ta jedna panienka, którą Kapitan Ameryka uratował i tak dalej. To miało więcej emocji niż to, co było tutaj, bo tutaj nie było żadnych emocji, to było na zasadzie. Bądź ci smutno pięć lat później, a potem. Mm. Zajdźmy słów, na cofnięcie się w czasie. Mm, okay. Nie wiem, mi się wydaje, że to pokazanie świata, który właśnie wygląda te pięć lat później tak, jak wygląda, czyli właśnie syf i malaria, to już wystarczająco, jakby mówi na tym, że świat tak naprawdę jest rozsypce, bo niby wyparowała tylko połowa ludzkości, ale być może bardzo kluczowa, no bo w sumie celem, celem Thanosa było pozbycie się osób, które były powiedzmy kluczowe ze względu na to, że jego planeta yy, ze względu na nadmierną eksploatację surowców naturalnych pogrążyła się w chaosie i, i, i był jej wielki upadek i tak naprawdę chodzi o to, żeby się pozbyć chyba tych najbardziej, nie wiem... Nie, nie. Powiedział, że to i... będzie uczciwe, bo nie będzie żadnej zasady. Tak, po prostu być. 50% i chuj. Więc Aha. to, co mówisz, to teraz miało zupełnie sensu. Nie, to gdzieś, gdzieś... To może to gdzieś wyczytałem, już nie pamiętam. No nic, ale wiecie co, się skupiacie na tej pierwszej części, gdzie szczerze ja większy problem mam z drugą częścią, właśnie z tym skokiem czasu, czy jak to tam... Yy, znaczy sko skokiem czasu, Z, sorry, napadem na czas. No, co mieli... Time heist. Tak, o, time heist. Jak, jak to, to zostało przetłumaczone na polski? Przekręt A, czasu? Tak, tak, no. Przekręt czasowy, to <laughs> no. takiego. No, bo na, napad na czas to raczej by nie pasowało. Jeszcze byłoby ok. Złodzieje tak, czasu. Jeszcze byłoby ok, jeżeli oni by rzeczywiście z 10 lat temu zaczęli powoli, powiedzmy, ustawiać te elementy w poprzednich filmach. Że istnieje coś takiego jak podróże w Nie, na przykład, że takie drobne sceny typu Ej, gdzie podział się mój młotek, nie? Ale to jest właśnie to, o czym mówiłem, że to jest po prostu zawalenie zasady, które sami ustalili na początku, bo chociażby z młotem jest sytuacja, że oni stworzyli w tym momencie timeline, w tym tor nie ma młota. Eee, nie, bo za chwilę się technicznie ten Kapitan Ameryka cofa w mniej więcej w ten sam czas i po prostu ten młotek odstaje. Tak, tylko że ta teoria, której się uparli, Runęła w tym momencie, kiedy Hulk miał dyskusję z Agent One, kiedy się okazuje, że teoria Hulka to nie jest teoria Hulka, bo to nie działa tak, jak on wymyślił, tylko właśnie masz te Alternative Timelines. I to, że wrócisz w tym momencie, okej, okay. tylko problem polega na tym, że kiedy masz timeline rozbity i masz kolejne odnogi rzeki, to te rzeki tworzą inne rzeki, i to, że ty wrócisz i wrzucisz coś do tej rzeki, nie znaczy, że ta rzeka już nie będzie miała tej odnogi. Bo te timeline'y dalej żyją. Tylko się zmieniają inaczej jeszcze. A poza tym, kluczowe pytanie. Jak kapten Ameryka oddał Soulstone? <grym> ha, to wszyscy się nabijają na internecie, że się Red Skull. <grym> Ale podobno teraz w wywiadach było, że tak spotkał Red Okej, okay, jak oddał Soulstone? Może użył młotka? Którą duszę? Kogo duszę odzyskał? A. <grym> Nikt nie powiedział, że trzeba odzyskać. Ale oddając Soulstone, kiedy ceną solstona jest dusza, logika odpowiada, że skoro oddajesz Soulstone, to musisz odzyskać duszę. Aby dwie A odzyska. potem jeszcze jest kwestia tego, że jest druga teoria, gdzie praktycznie rzecz biorąc, kiedy Soulstone już staje się fizyczny, to ta dusza jest tym Soulstone'em. Więc w tym momencie... W którym momencie on się cofnął w czasie, żeby oddać Sostom, który już jest fizyczny, więc nie odzyskasz duszy, a jednocześnie co? O, czekaj, Natasza, nie czy ja tutaj mam, wrzucę do kamyk, czy co? Jak? Jak to działa? Ty, a może to działa tak, tak że... Tak samo z młotem, ja wiem, jak... i kilkoma innymi rzeczami. Ja wiem jak. Kiedy Barton z Nataszą się bił na górze, on siedzi na dole i czeka, żeby podrzucić ten kamyk do góry. <laughs> A, okej, okay, to był ciekawy okay, żart. Okej, okay. nie, nie, to jest. Tak, tak to ja jak wiem ogólnie... o co chodzi. To jest e, oni tak naprawdę się. Za... Bullshit po prostu. Zakopali się fabularnie w poprzedniej części i nie wiedzieli, jak z tego wyjść. Znaczy, oni się zakopali w dwóch momentach. Pierwsze, jak było to wyjaśnienie halka i potem jak właśnie ta sytuacja z Agent One, gdzie już po prostu sami sobie zaprzeczyli i jest whatever goes. I drugi moment, kiedy było wytłumaczenie, że on teraz będzie się cofał w czasie, czyli Steve. I oddawał. Sorry, to dalej nie resetuje tych innych timeline'ów. tylko sprawia, że te timeline'y są jeszcze inne. Ja bym powiedział, że wcześniej się zakopali. E, zakopali się w momencie, jak Thanosowi zcięli łeb. Oraz wcześniej jeszcze zakop zakopali się, kiedy Thanos e, zniszczył kamienie. Więc sądzę, jeżeli by na przykład w filmie nadal istniały kamienie i nadal był Thanos, e, i technicznie tam ma wtedy. Kamień Czasu, więc okej, okay, przy pomocy tego kamienia sądzę, że łatwiej byłoby odwrócić Bieg Czasu. Co nie zmienia faktu, że ogólnie rzecz biorąc już w Infinity War można by było to zrobić na zasadzie, że Doctor Strange odkręca czas i problem rozwiązany, plus cały ten time też jest bez sensu, bo wybrali najgłupsze miejsca i cała ta scena z torem, kiedy on tam się żali i smuci, że o, Jane, coś tam, coś tam. Sorry, jak ostatnio sprawdzałem, w Guardians of the Galaxy jego kolesie, czyli Warriors 3 w postaci dwóch postaci, oddaje kryształy do kolektora, który ma ich łącznie trzy. Więc po cholerę za przeproszeniem, zapierdalać po różnych timelinach, kiedy idziesz do kolektora, bierzesz kamyki i oddajesz inou Harm Done. Tylko może po prostu nie było osoby, która była w stanie przekazać Avengersom, którzy zostali przeżyci tych informacji. Ale jeżeli ty musisz się cofać do bitwy o Nowy Jork... Skakać kurwę i ukrywać się tu i tam po kątach, żeby jeden kamień wziąć, który potem jest u kolektora i leży dosłownie na półce, praktycznie rzecz biorąc, z trzema innymi, przynajmniej dwoma innymi, to where's the logic in that? Po co biegać za chwilę na tej planecie, kiedy praktycznie rzecz biorąc możesz to zrobić? Właśnie o to chodzi, mm -hmm. że fan service można zrobić dobrze i można zrobić idiotycznie, co potem też jest w tej stanie z Nowym Jorkiem, że oj, daliśmy dupę, ale czekaj! Jeszcze wcześniej, aha, dobra, czyli spieprzymy już nie jeden timeline, ale dwa kolejne timeline'y i stworzymy dodatkowe jeszcze timeline'y, z których będziemy musieli naprawiać wszystko. Tylko po to, żeby był fanservice. Okej, okay, ale poszło. wiesz że zaleta ewentualnego psucia timeline'ów jest taka, że otwieramy sobie furtkę na kolejne filmy. Ta na Multiverse. No tak, dokładnie, więc to też może być... No, Spider-Man nowy chyba jest trochę zapowiedział no, tego. więc to może być jeszcze jakieś no, no to wyjście. To zobaczymy, bo... Misterio ma to do siebie on zawsze kłamie w komiksach, więc nie jest powiedziane, że to, co jest w zwiastunach, to co on mówi, jest prawdą, tylko to może po prostu przekrać. No. Więc pożyjemy, zobaczymy. Plus wielokrotnie już było, że w zwiastunach było mówione co innego, a w filmie było zupełnie co innego, bo. Uuu, super expectations. No tak, sceny z Nataszą strzelającą do tych tarczy w ogóle nie było. W był poprzednich e, częściach. Halka w Wakandzie też nie no, było. Tak, Halka nie no, było. więc tak, wszystkie ze strony tak no, daleko. Tory miał dwójkę dwoj, oczów z a, a, no, no właśnie. E, w tej części też nie było pokazane zniszczonej tarczy kapitana no była w jednej sekundzie, jak już leżał na ziemi miał rozwaloną całą przez ten miecz ten A, no bo to w mogło już być nawiązanie... Ale to nie było to tak. ujęcie, o których mówisz z Jastonów. Tak, ja mówię, no tam gdzie ale... normalnie trzymają, tam sobie poprawia łapę, że tam, nie wiem, Mazomanu czy coś. Nie, nie, że doczepiał, żeby było stabilniejsze, A... że taka rozwalona, to żeby się trzymała no... taka prowizorka na zasadzie Eh, still looks cool. Więc tam jest czego się szczepiać, nie? No ale to akurat to nie szczepiam się, bo to akurat to jest zaleta, że zwiastuny akurat specjalnie modyfikują, żeby nie ten. nie się No, do zwiastunów nie mam zastrzeżeń, nie mam zastrzeżenia do filmu. Tak, no niestety. Z, z dobrych rzeczy, jeżeli wyłączysz mózg, mózg, to ostatnia część jest w miarę Okej. Okay. Bo to po prostu na pieprz. Clusterfuck CGI. Tak, klasterfuck CGI napieprzają się po twarzach, więc eh, spoko. Nie chcę robić. Tak, i oczywiście moje ukochane woman power. <girpower> girl power! Nie, nie. Woman, woman. power. Bo girl to no, już politycznie politycznie No i biorąc pod uwagę też wiek tych osób, które się tam pojawiają, dużo raczej nie są girl. Mm. Tak, średnia to myślę, że to jest już 35-50. Młodsza, jest najmłodsza. 20 coś, pewnie ma Nie wygląda. Jezu. No, yes. No, no, Kapitan Marvel to, to biorąc pod uwagę, że film się działy pierwszy w latach tak, 90 a mamy 2000, ma. 2019. Oj, nie patrz ile ma aktorka, tylko patrz na logikę, no to to Kapitan Marvel powinien mieć jakieś 40 lat przynajmniej. E, ale... Jakie 40? Jak, jako, że... Masz... 50! No. No, bez, może bez przesady z tym 60. E... no, sorry, no. Kiedy Kapitan Marvel ma swój czas, no to za ona ma dwadzieścia parę lat, jeżeli, jeżeli jest no na to tyle doświadczoną dach, możemy, pilotką, to? to na pewno nie ma mniej niż 28. A jeżeli pod, podróżowała cały czas z prędkością światła, przez co się nie zestarzała? A. To? Kiepski make-up. <laughs> dobra, do, dochodzimy do tej sceny, tak naprawdę już finałowej, finałowej walki, która też tam jest jakieś hmm. tam. Jak to stopniu, dochodzi, komiksów. No. Eee, Ponarzekajmy jeszcze trochę. W sumie w tej nie, ostatniej nie, nie, nie. walce, akurat to było fajne, że jednak kapitan e, Młotek Tora podniósł. To było spoko. No, Ale to taki fanserwis, który akurat uważam, że był dobry. Bo był zapowiedziany albo przynajmniej poruszony w. Nie, był taki hit. Tak, ale był. Właśnie o to mi chodzi. Był w, już w Avengersach dwójce. Więc. No tak, bo tam faktycznie on tak ruszył tak ten, no wtedy młodem. Drgnął. Tory był taki właśnie zdziwiony. Uu, nie był zdziwiony, tylko taki... O, kurwa. Tak. tak. No tak, Ale tak, ktoś tu to, z niego, to nie było zdziwienie, to było bardziej przerażenie, że uuu, ktoś jest Wardy. Czy że... ktoś jest Godin, bo bardziej... bo młotek się zepsuł. <laughs> młotek się zepsuł. Tak. Ten magnes, kurde, wiedział, że trzeba było kupić nowy. Ja nie pamiętam, gdzie już to było. Czy była faktycznie, czy to ja znam z komiksów, czy w filmie tym było, tylko już mi się po prostu to wszystko zlewa. Ale była jakaś taka sytuacja, że Odin rzucił, jakbyś czar, czy tak jak powiedzieć, na właśnie ten młot, że każdy, kto jest godzin, może to go podnieść i, i pozyskać. O, właśnie. I uzyskać w ten sposób też mocę Tora. Znaczy, więc nie było dziwne, że Kapitan Ameryka potrafił strzelać e, e, tymi błyskawicami z oczu. to nie do końca tak naprawdę, bo tutaj to było tak rozmyte mocno. Ale serwis, więc jestem w stanie wybaczyć. No, ta, akurat to było okej. Okay. Teoretycznie rzecz biorąc, w niektórych komiksach było mówione, że to serum to było tak trochę skwija z Krii i tak dalej robione i być może gdzieś tam jest trochę genów Tora i tym podobne. Więc dlatego właśnie jak już wziął ten młot, to mógł napierdalać piorunami przy okazji. O, to nawet nie znałem tej, tej historii. To są z gatunku czy też jakiś komiks i tak Okej, okay, wymyślają sobie dodatkowe jakieś pomysły, i tak dalej, żeby zapełnić panel. Hmm. No ale to też ma sens w, sumie w kontekście właśnie tej sceny z młotem podniesionym przez kapitan Amerykę. O, wiesz, jak chcesz młotek podniesiony, to ostatnio jego wyczyn, dokładnie kapitana, było, kiedy podniósł młotek, kiedy był agentem właśnie Hydry a, ale tak właśnie narzekamy na ten na te sceny z przeszłości ale ta scena, gdzie faktycznie pojawia się Kapitan Ameryka i y, ta cała powtórka, że tak powiem z Zimowego Żołnierza, to było naprawdę bardzo dobre widzie? i zrealizowane <laughs> tak, widzę. ja już jak, jak, jak siedzieliśmy tak sobie, nie pamiętam czy do ciebie powiedziałem to nie czy nie do była powtórka kogoś siedziącego no tak myśleli, oho, będzie powtórka z, z Zimowego Żołnierza czy coś, a tu Heil Hydra, wow, to jednak było fajne to jest chyba jedyna dobra rzecz, która z tych komiksów wyszła z tym Hey Hydra i tak dalej. Tak. Dobre jeszcze było That's America's Ass. A, tak, jak podziwia własny tyłek. <laughs> A, to było słabe. Ale są te memy teraz, że wchodzi taki młody Chris Evans z jakiegoś filmu i w zdjęcie wrzucili właśnie to ujęcie dupy kapitana Ameryki tak, yeah, good stuff. Idzie dalej. Oj, tak. Nie mam nic zastrzeżeń, jeżeli chodzi o przenoszenie się w czasu i do tej sceny z Clintem i z Czarną Wdową Ona akurat, może przez to, że nie było jakiegoś takiego bardzo dużego odwołania się do czegoś, że nie, Tony Stark nie widzi się ze swoim ojcem i tak dalej, że Kapitan Ameryka nie przeżywa jakichś tam znowu dramatów, bo widzi ponownie Peggy, było trochę tak jakby oderwane od tego wszystkiego. i Ta scena mi co. To było mówicie, w pierwszej wersji scenariusza, ale zostało już nakręcone, dlatego zostało w filmie. Aha, eee, taka jest to jest spoko. Troszeczkę dziwi mnie, że to taka motywacja jednego i drugiego, bo w sumie nie wiem, e... co Clint mógł oddać. Ja wiem, że był związany z Nataszą, ale nie, nie aż taki sposób. Z drugiej strony Natasza bardziej była związana z banerem, więc nie wiem, co ona miała. Czy był na zasadzie po prostu, e... że Clint był kimś który, nie wiem, zaufał jej zamiast ją po prostu zlikwidować w odpowiednim momencie i tego jakiś dług jakby wobec niej, nie, nie za bardzo nawet rozumiem. Myślę, że, że rozumiem oni naszych... nawzajem byli sobie drodzy, ponieważ byli ostatnimi osobami, które może, nie wiem, ufają albo mają jakiekolwiek relacje ze sobą nawzajem. Klint... Czy chodziło o to, że przeżyli tyle ze sobą i tak dalej, że jakaś tam pseudo miłość braterska czy coś takiego. Tak, taki, coś takiego, znaczy... Natasza chciała, żeby on odzyskał rodzinę... A on nie miał już rodziny i nie chciał, żeby Natasza ginęła. Long story short, bullshit totalny, ale okej. Okay. Ale w sumie już nawet Avengersi pierwsi jakby sugerowali, że może być coś ten z jednej strony między nimi, a z drugiej strony Natasza ucięła to, Bo Loki spytał, czy kochasz go, ona powiedziała, kocha się dziecko. Więc. Pff, nie wiem, no dziwnie do tego wszystkiego podchodzę. Znaczy, po pierwsze, nie analizuj tego aż tak głęboko, bo to w swojej nie było Aha, tak okay. mocno przemyślane. No pewnie ta. Były Mnie nasiona, tak które wydarzyłem. być może kiedyś zaowocują, ale potem przychodzi do tego, że inny reżyser, inny scenarzysta i duże unika, tak jak właśnie chociażby ta kwestia z tym, że dobra, no service, z Fanserwisem. Ale Thor nie wiedział, że kilka kryształów jest u kolektora. No Kama Bullshit. Tak samo jak Rocket i reszta też powinna wiedzieć, że przecież polecieli tam do kolektora po kamienie. I mógł to powiedzieć. Ale nie wiedzieli, że akurat Rocket konkretnie nie wiedział, że ma inny kamień. On tylko chciał mu zanieść ten fioletowy. Eee... Ale wiedział, że Gamora, Quill i Drax, Mantis polecieli w pierwszej części do kolektora, bo tam są kamienie. Było mówione, że jest ten i potem Tori mówi, że haha, bo ja tam dałem kolektorowi dwa kamienie. To głupi pomysł. Albo głupio inteligentnej. Racja. Więc konsekwencja tego, że już w poprzednim filmie było to mówione i nagle Tory zapomniał. Nawet kurde, nie wiem, jakby był napruty w trzy dupy i tak dalej, to chociażby Rocket mógł powiedzieć, że no tak, przecież kolektorowi żeśmy dali. Ono, faktycznie ja też mu dałem. Ty, mamy kurde trzy kamienie w jednym miejscu. Good stuff. I można było inny service zrobić. Lepsze. No już, to już, to już zostało stworzone. Nie już tego nie, nie no. zmienisz. Petycja. <laughs> Nakręć się jeszcze raz. Ta, to z moim scenariuszem. Mój jest perfekcyjny. O. Dokładnie, Bo, ach, na pewno. Make so, it better. Finał... Koniec. <laughs> no finał pewnej historii, tak naprawdę finał Tonego starka miał miejsce właśnie w końcu, A czekaj, czeka, to w... my nie, nie będziemy walczyć się... o dyskusję i tak dalej. Jak bardzo absurdalna była walka z Thanosem Uh, on był jednocześnie OP, a w zależności od przeciwnika był za mało OP. <laughs> on był na zasadzie pomiędzy patchami. Nie, tak. <laughs> Thanos is OP, so we nerf him. Uh, Thanos is too fragile, now we have to power him up. Po prostu. Nie wiem, ja uważam, że ta wa walka mogła wyglądać lepiej, gdyby nagle. Z z dupy nie pojawiła się kapitan Marvel, nie rozpieprzyła całego tego statku i nie spuściła sporego łomotu, jasne, nie, nie, nie pokonała to nos, ale zdała mu na tyle mocny łomot, że Stark mógł wykraść te kamienie i zrobić swoje pstryk i zakończyć A no akurat to sytuację. ze Starkiem to był bardziej kwestia, jakby to powiedzieć delikatnie mówiąc, inteligencji Starka i technologii swojej, niż tego, że, o mój Boże, kapitan Marvel coś zrobiła. Tak, no i też no i też jakby został pchnięty tak naprawdę przez doktora Strange'a. Albo to. nauczka po... A może nauczka po właśnie wydarzeniach z Infinity War, żebyś... Się... Właśnie o to no, mi no. chodzi, że to jest przewaga znajomości swojej technologii. Bo patrz, że potem Thanos ma tą scenę, że tak pstryki, what the fuck, a tutaj te kamienie już były przeniesione przez te po prostu mikromaszyny i tak dalej. Nanomaszyny, jak zwał, tak za. Kurde, nie wiem, Building Age, czym już jestem w tym filmie, bo... Nie mam pojęcia po prostu, którą technologię tutaj <laughs> stosują. Ale looks cool, so fuck it, nie? no dokładnie i mogę się założyć, że dużo osób w filmach po prostu jak to oglądało w kinie i tak dalej, to tak what the fuck happened nie jak co gdzie jak mogło tego nie zrozumieć zupełnie nie no to jeżeli ktoś oglądał wojnę bez granic, to było wytłumaczone, że to no, no technologia jestem ciekaw, filmu. czy jakby puści ten akurat tą scenę jakoś tak zwolnionej klatka po klatce, to by gdzieś się pokazało, że ten kamienie mu powoli ten znikają tej rękawicy. Nie przy tych no, nie, mm. Myślę, że nie, bo chyba rękę miał no y, otworzoną i po prostu jakoś ręka tego y, Starka się od tyłu pojawiła. Więc chyba, o ile mi pamięć mieli, jak oglądałem drugi raz ten film, chyba nie było to widoczne. Że było widać, że ktoś tam gmera Stark, ale nie było widać, że znika. No dobra, ale przejdźmy do. Kulminacji absurdów i <laughs> Czyli... Trójka Avengers, Core Avengers kontra Thanos bez jakiegokolwiek kamienia i Bóg Pieronów, najbardziej potężna postać w Marvel Universe. Kapitan się żegnam. Kapitan <grym> Ameryka, no, może nie najbardziej potężny się coś, ale goodbye. Ale z młotkiem nie upgrade. Tak. I Stark, który sam w sobie z Thanosem, który już miał kilka kamieni, Dawał mu prawie radę. Nie potrafią sklepać gościa, kurde, z magicznym mieczem. Serio? Come on, serio? A co by było, gdyby sklepali? Film by się za szybko skończył. Nie byłoby wielkiego, pięknego finału z pogrzebem Tonego Sarka. Dobra, to jakby co? Thanos w komiksach jest to niezwykle inteligentna postać, więc mogli chociaż tutaj to jakoś spróbować zrobić, że... Ale właśnie nie zrobili tak. tego, zrobili z niego prostackiego brutala tak. po prostu, który napierdala mnie. To, miecza. co powinni zrobić, to było tak, że Thanos wie, że na przykład widzi, że nie ma przewagi, powiedzmy, i zaczyna go oklepywać, powinien znaleźć sposób na to, żeby ich rozdzielić jakoś i pojedynczo się nimi zająć. I to by był sposób Thanosa. A, a to było Brute force. Tak, a to był dosłownie Brute Force. Jestem tankiem i co mi zrobicie? A potem się okazuje, że o, dostaję wpierdło, to zbombardujcie wszystko z orbity. Ale nie, oni najpierw go i zbombardowali, a dopiero później się zaczęło. A, bo tak, bo przecież... To tak naprawdę na zgliścia... Nie, on dostał manto od całej trójki I kiedy już leżał praktycznie, biorąc prawie pokonany, to zbombardowali. Nie, czekaj, się, a przypadkiem było. nie odpalił tej artlerii, kiedy właśnie ze Skarlety już się bił? I przegrywał z No właśnie po tym, jak dostał manto. No, ale... To była ta scena, że... A, później tak, trójka faktycznie, później w... było zmasowane i już taki, o ja jestem taki zajebista, już ledwo chodzący. I Skalet go wzięła, że właśnie dam Nawet nie wiem, kim jesteś. Ja, zaraz no to, się dowiesz. Dobra, ale jeszcze wcześniej została zesłana ta cała armia tego. No, ale, to, ale ta armia e, ta to nosa. była w pogotowiu, oni czekali, kurde, na znak tak naprawdę. No czekali, ale Dopóki swoje nie było portali ze wszystkimi Marvel Super Heroes, to oni tam stali i nic się nie działo, praktycznie rzecz biorąc. No tak. Czekali tak jak ta e, Gamora hmm. z przeszłości. Co ogólnie sorry, ale postać Thanosa jak fajnie ją rozbudowali w pierwszym filmie, to ją zepsuli praktycznie do szpiku kości. Zgadzam się. Wow. O wow, jesteś tępym fioletowym pedałem. E, prostu, w ogóle wow. mieliście wrażenie, że tak naprawdę oglądamy innego Thanosa niż tego, co był w poprzednim filmie? Czy znaczy, wiesz, on był 9 no lat tak, młodszy. Ale to nie jest to, to, to różnica wieku, powiedzmy tak, jakbyśmy się cofnęli w czasie wreszcie tych filmów. Tylko dosłownie mieliśmy do czynienia z kompletnie inną postacią, właśnie przez to, że się tak inaczej zachowywała. No tak, bo tutaj już nie było na zasadzie, że mamy badgaja, który ma jakikolwiek umysł, tylko mamy badgaja, bo trzeba coś sklepać. No. Tak samo jak ta armia, znowu kurę te CGI powtarzalne i klaster. Fakt, że no fajnie, że się dzieje, ale nie wiesz co się dzieje poza tymi zbliżeniami czy coś takiego i cringy moment typu She's not alone, <laughs> e, okej. Okay. To poza tą sceną, kiedy Peter Parker po prostu lata tu i tam odbijany jak piłeczka ping-pongowa pomiędzy tymi potworami kill mode. To w zasadzie nic nie widać, co się dzieje. Nie jesteś w stanie odróżnić armii Wakandy od tych potworów na ekranie. Nawet jeżeli siedzisz na gigantycznym kinie po prostu i... O oh, wow, jestem w stanie pojrzeć partikle na dupie. Ale tutaj nic nie jestem w stanie zrozumieć i zobaczyć, co się dzieje. To w sumie taki jedyny chyba moment, gdzie dało się coś rozróżnić, to było kiedy właśnie Hokaj uciekł z rękawicą. Bo... Tak, bo to było w korytarzu. I był sam. <śmiech> <śmiech> Dokładnie. No tak. Ale nie, no ogólnie to wszystko, co dobrze zrobili w poprzednim filmie, co by nie mówić, że można się czepiać, tutaj storpedowali równo. No niestety mam bardzo podobne odczucia. Ja byłem zawiedziony po... Od początku do końca widać było, że nie wiedzieli co z tym zrobić albo wiedzieli co zrobić, ale nie mieli pomysłu jak to zrobić i tak dobra już, dobra ten time travel, a spieprzymy wszystko i tak dalej. Najpierw się wyśmiewamy ze wszystkich filmów i tak dalej, które się opierały w miarę logicznie na tych teoriach czasowych, dobra, okej, okay, macie swój pomysł, spoko, go for it. Potem się okazuje, że a, w sumie to może jednak zróbmy tak jak wszyscy inni. Ale z pierwszym to jeszcze bardziej. Potem mamy ten trzeci styl cały magiczny, czyli everything but the kitchen sink, czyli wszystko się dzieje na ekranie i nic absolutnie. Plus za to, że Captain Marvel dostała plaskacza i wypadła z filmu, dzięki Bogu. Ale praktycznie żywiąc, no kurde, KAMAN! on! Jeszcze na to CGI miejscami było takie cringy, że się w pale mieści. Tak ta pierwsza scena, co ona go trzyma na tej farmie, kurde, swojej. I tak, jezus, to się dzieje, jest takie chujowe, czy, czy oni tak na szybko to zrobili, bo ona pływała po prostu z tym obiektem Thanosa. A potem jak była ta walka i ta jej głowa, że dostała czułko i tak dalej, tak, kurwa, gdzie jest reszta ciała tej postaci? Tam tylko głowa bazuje na jakimś green screenie. Iż ta pedalska fryzurka z nowych komiksów. Okej, okay, już wiemy, gdzie się zbliżamy, zajebiście. It's W Marvel, here we come. Oj, miażdżymy troszeczkę ten film. Okej, okay, no może nie zasłuży aż na takie baty, jaki mówimy, ale jest bardzo faktycznie dużo elementów takich nielogicznych, które no sprawiały, że my po prostu my, oglądając ten film myślimy, o kurde, co się stało z tymi bardzo dobrymi, z tą bardzo dobrą Wojną Bez Granic? Gdzie oni popełnili błąd? No. Co się stało na z tymi pewno... reżyserami, Wiecie, Ja się też zastanawiałem, co się stało właśnie z braćmi Ruso? Eee, no. Powiem tak, jak wyszedłem z kina, miałem tak o, na temat tego filmu opinię. Piękne widowisko, nie najlepsi Avengersi. No. Y, powiem tak, zakończenie jest w porządku. Podoba mi się to, że definitywnie uśmiercili Tonego Starka. Kapitan Ameryka odchodzi na emeryturę. Thor, y, zgodnie z przewidywaniami, y, od, odlatuje z, z Radznikami Galaktyki i przestanie być właśnie tym Władcą Asgardu. Wszystkie postacie, które wymieniłem, je zepsuję, ale kontynuuj. <laughs> zobaczymy, no wiesz, no jeżeli będą Asgarczycy, a najprawdopodobniej tak będzie, bo Thor e, mówi, że co za Asgardczycy Galaktyki teraz, e, nie dziwię się, gdyby właśnie ten trzeci film to już nie byli Strażnicy Galaktyki tylko właśnie Asgarczycy e, Galaktyki dopóki Thor nie będzie żabą, to jeszcze nie jest źle a w komiksach wiemy, że było no to, to nie był Thor bezpośrednio, ale był właśnie taki żaba, która była jeżeli połączą w Guardiansach style Ragnaroka z Guardiansami Ok, może być coś z tego dobrego. Tak, to po prostu wyjdzie Guardian Si 3. <laughs> Ale postać Aremena zepsuli. Postać Kapitana zepsuli, Ameryki czy... też zepsuli. Tora nie zepsuli, nie zepsuli w trochę inny sposób. W, w, w końcu gry? Tak. Eee, nie zgadzam się. No słucham. Znaczy, nie rozumiem, dlaczego uważasz, że po pierwsze zostali zepsuci. Um, Tony Stark, który już przerobił ten story arc swój, czyli jestem smutny i żałosny i tak dalej, teraz mam córeczkę, bla, bla, bla. To niczego się nie nadaje, ale jednak się nadaje, jestem zajebisty i tak dalej, mm, poświęca się i tym podobne. Spoko. No wiesz, no znalazł się w takiej sytuacji, okej, okay, on sam nie chciał wziąć w tym udział, ale jakoś, nie wiem, ciągnie wilka do lasu i w tym, ten sposób jakoś <laughs> właśnie Iron Man zaczął ponownie być aktywny. Zepsucie Tora. No, okej, okay, tu się zgodzę, że Tor mógł być trochę zepsuty, ale że zbyt duża depresja. Ale kapitan Ameryka, że nie wiem, że postanowił, że jednak po tylu latach, po 70 latach od straty ukochanej o całej tak naprawdę większości życia poświęconej mu tylko walce w końcu, zapragną mieć własne życie, że się cofną w czasie. Nie chodzi mi o zakończenia tych postaci, tylko to, co się z tymi postaciami działo w filmie. Tony Stark praktycznie od momentu powrotu na Ziemię. Zachowuje się jak mała dziewczynka, która ma okres po raz pierwszy w życiu. Kapitan Ameryka ma pseudodepresję, ale twardy jest i tak dalej. Po czym się okazuje, że w sumie, a mam w dupie to wszystko i tak dalej. Pieprzyć timeline. Ja będę szczęśliwy. A Thor, użalam się nad sobą, ale w sumie to jest ok. Ślad, kurde. No, fuck, I'm dude. No nie, on się dopiero do, po tej całej walce finałowej, jakby trochę tworzył, doszedł do wniosku, że bycie władcą Asgardu nowego jest bez sensu, i dlatego przekazał właśnie władzę Valkyrie. Bardziej w tym momencie, kiedy mi on i się ucieszył, że jest władzy dalej. E, Okej, okay. no na pewno. Ale też jakby zrozumiał, że pójść po tych wszystkich walkach, że to. Jego miejsce nie jest właśnie tutaj wśród poddanych, nie jest osobą, która powinna, wal która powinna właśnie władać tymi ludźmi, w walki się prawdzi. I dlatego dołącza do Strażników Galaktyki. No może, ale ogólnie rzecz biorąc, za dużo po prostu jest takiego, że obracali te postacie w tej i we w tej, i skończyło się na tym, że z tych postaci nic nie zostało praktycznie na dłuższą metę. To jest taki closure na zasadzie fanfika, że no. gdyby to pisał jakiś fan, to okej, okay, no bo to jest jego wizja i tak dalej. Ale w sytuacji, kiedy te postacie już miały swoje storyarki i w komiksach, i w opowiadaniach, i tak dalej, to mimo wszystko że było to zrobić tutaj dużo lepiej. Więc nie licząc tego, że okej, okay, kontrakty się kończą i tak dalej, bla bla bla, jada jada jada. To wszystkie te zakończenia tych postaci, te rozwiązanie tych story arków, jakby dopełnienie tego, co te postacie przeszły od początku do końca, tak na dłuższą metę mają zerowe znaczenie. Tak samo jak z Banerem i Halkiem. No. Pięć lat. Ha, szas prask. O, jestem profesor Halk teraz. I co dalej? No, Absolutnie nic. to było przecież w komiksach. To nic. No ale w komiksach to było zupełnie inaczej przedstawione, a tutaj to jest na zasadzie, że pstryk i to jakbyś czytał komiksy, że o, tu mam Halka, a, a tutaj jest inny Halk. What the fuck happened? Przeczytaj 50 komiksów wcześniej, a tutaj nie masz tych 50 komiksów wcześniej. No nie, ale masz wytłumaczone, jak są w tym barze, rozmawiają z ant i yy, Sardowdową, i jest wytłumaczone, dlaczego teraz Banner i Hulk stanowią jedność. Ale to jest na zasadzie, bo wiecie, bo miałem pomysł i mi wyszło. No, w ogóle nie, nic do tego nie budowało. W poprzednich filmach nie było na przykład pokazane, że on próbował to zrobić. Czy w poprzednich filmach nawet nie było pokazane, że on traktował to jakokolwiek inaczej. No dobra, ale by, by było też te traumatyczne wydarzenie, jakie przeżył Hulk, czyli dostał w pierdol od Thanosa, i to też sprawiło, że Hulk zaczął im myśleć w inny sposób. Tak, ale potem było na zasadzie, że on coś tam pieprzy, pieprzy, że połączył, czyli jednak z tej depresji wyszedł niby, czy coś takiego, już się nie bał i potem eksperymentował, jak to połączyć wszystko z jednym. No to sorry. Trochę konsekwencji, dlatego ja mówię 10-15 minut montażu. Jak to się działo te parę lat, kurde różnicy, i w tym momencie nie byłoby problemu. A teraz mamy gadkę, szmatkę o dupie maryni, za przeproszeniem. Żarcik Zantmana. Captain Ameryka już po prostu jest zażenowany i pociąga po prostu szklankę wody, bo ileż można. I okej, okay, dobra, super. A potem Hulk. Hey, time travel, we make a baby. Uh... I teraz nasuwa się mi pytanie. Czy odbiór taki dosyć jednak negatywny na koniec gry mamy taki ze względu na to, że bardzo wysoko poprzeczkę jakościowo postawiła właśnie Wojna Bez Granic, czy po prostu koniec gry jest jednak trochę zepsuty? Sam koniec gry sądzę, że jest zepsuty, że nawet jeżeli ta Infinity War byłoby słabsze niż jest, tak czy siak ten Endgame by był tak samo słabo przez nas oceniony. Bo to jednak po prostu film sam w sobie jest zły. Znaczy, to nie jest film tak naprawdę. To jest zlepek koncepcji, które trzymają się na zasadzie dobrej wiary i śliny, dopóki nie masz włączonego mózgu. No. A kiedy już zaczynasz dosłownie no, niestety, nawet minimalnie tak. myśleć o tym, nie mówię, że tak, tak. Na przykład, ja mam fazę na Time Travel, nie? że po prostu oglądam dużo filmów, czytam dużo książek o tych teoriach i tak dalej, jak to działa. I po prostu mnie to trochę obrażało. Bo nie to, że jestem jakiś mega specjalistą od tego, ale naprawdę czytałem masę książek, masę opowiadań, masę filmów, widziałem dużo tych badań teoretycznych i tak dalej, na zasadzie jak faktycznie może to wyglądać, pisanych przez ludzi, którzy naprawdę kurde są tęgie umysły, nie? Bo oni wymyślają te teorie i jakoś to starają się wytłumaczyć, jak ta teoria mogłaby mieć uzasadnienie rzeczywistości. A tutaj praktycznie do nich mówiąc, to nie sorry, po prostu. sorry, bullshit, mambo, jumbo, time travel wannabe, whoopsie dupsi. Szczerze, jeżeli by na przykład już chcieli zrobić tą podróż w czasie, ale na przykład zrobili, że ma to jakieś konsekwencje. A tu nie ma żadnych konsekwencji, tylko jest no, bullshit. No, to zdecydowałeś. Spoko byłoby na przykład typu, okej, okay, cofają się w czasie, wiedzą, że zmodyfikują linię czasową." I na przykład wiedzą, że po powrocie, albo jeżeli w ogóle wrócą, ktoś zniknie, albo coś takiego. Nie? Żeby to miało jakieś. A poza tym cała ta teoria tak naprawdę się rozbija o to, że im się wszystko uda. I tak jak agent One powiedział, a jeżeli wam się nie uda, uda nam się. A jeżeli wam się nie uda? Sorry, wishful thinking. Mm -hmm. Ale potem myślisz, aha, czyli to nie ma znaczenia, bo czasu się nie da zmienić według tej ich teorii, więc... Wszystko to, co robią, to tak naprawdę nie ma sensu i nie ma znaczenia, bo czasu się nie da to już zmienić wydarzyło. Aha. What the fuck po prostu, nie? Albo się trzymacie konsekwentnie czegoś, albo nie. Jeżeli w serialach typu Stargate byli w stanie ogarnąć to i naprawdę w 10 sezonach mieli tyle tych time skoków, że po prostu ręce opadały w pewnym momencie, to jednak tam scenarzyści trzymali rękę na pulsie i pamiętali, co gdzie, jak zrobili? Żeby to miał jakikolwiek sens, że jak są ci fani, którzy oglądają od początku do końca, to żeby nie było na zasadzie, e, nieważne. Tam się trzymali tego. A tutaj, sorry, miliony, miliardy dolarów, tyle lat. I to nie jest tak, że, o mój Boże, nikt nie wiedział, co się działo w innych filmach, tak? Chociażby, sorry, Infinity War Endgame. W Infinity War hinty są, gdzie są kamienie, a tutaj nie wiemy, gdzie są. Tu coś robimy? Aha, tu nie wiemy co cała ta logika po prostu wypada za okno bo praktycznie po pięciu minutach jak zaczynają to robić. A potem jest fan service, fan service super, zero konstrukcji, zero konsekwencji, praktycznie najlepsze hity wszechczasów, czyli to piosenki, które lubicie. A potem, a wiecie jeszcze musimy mieć zakończenie. No to zróbmy rozpierduchę. Okej. Okay. A co musimy zrobić? No musi być walka. No okej, okay. no wojna już była, walka już była. To zróbmy jeszcze i wojnę i walkę. Okej, okay, dobra, a co jeszcze? Eee, czekaj, mamy tą nową, tą, tam, jakiej tam? Captain Marvel. Ty niech rozpierdolisz statek. Okej, okay, dobra, co jeszcze? Eee, czekaj, mamy tą taką postać, która też jest zajebiście potężna. To dajmy jej 15 sekund czasu antenowego, a potem w ogóle już nie pokazujmy. Okej, okay, dobra, co jeszcze? Eee, no nie wiem. A, rzuć czymś, kurde, w tablicę z pomysłami. Coś się przykleiło. Dobra, niech będzie to. A właśnie mamy jeszcze Spider. Jeszcze mamy Spiderman, a jeszcze nie straciliśmy kontraktu. To, to jemu też damy parę sekund. Bo będzie nawiązanie do kolejnego filmu. I tak w kółko po prostu, że. Sklejone efekty, które się nie trzymają kupy zupełnie. A potem przypominasz sobie właśnie Winter Soldier, który od początku do końca był przemyślany. Civil War, który był mniej, ale jeszcze przemyślany. I Infinity War, który miał problemy, ale jeszcze miał jakąś konstrukcję. A tutaj. Nie ma nic absolutnie. Więc są no, sorry, kurde. Do wielu filmów się można czepiać, ale tutaj to już naprawdę. Ja nie wiem, czy to był taki żart, ten w zasadzie, że hahaha, z ha, ha, wszystko teraz to odgrzebujcie i tak dalej. Powodzenia. A może znowu była ingerencja studia albo kogoś wyżybować, bo właśnie na przykład ten środek filmu chcieli mieć koniecznie, żeby nawiązać do starych filmów. Nie wiem, ciężko mi powiedzieć. Więc może też tak było, że oni mieli zaplanowany początek. Koniec? Może środka nie chcieli. A środek Disney tak, się wpierniczył A środek w mieli inne plany. Nie wiem, może wiem jakby... tylko, że jakaś nie plotka wiem. chodziła przez jakiś czas, że są dwie wersje tego filmu. Jedna z Captain Marvel 80%, jedna z 10%. To chyba było 10. <laughs> no, no, zdecydowanie. Dzięki Bogu, kurde, bo mi nie tego filmu z Captain Marvel więcej niż parę sekund, co była tu i tam. Tak, no to wiem, może ta postać by nabrała trochę charakteru, chociażby ona miała na to czas w swoim filmie. No, niby tak, racja. Dwie godziny, kurde, wystarczyło i nic nie dało, więc żegnam. Ten kot miał więcej charakteru i charyzmy. I był bardziej kluczowy, bo te Sarakta na sam koniec, więc żegnam. Musimy chyba przestać się znęcać nad tym filmem. Oj, tam No, niestety. Drugi naj najbardziej kasowy film w historii, i jeździmy go po nim jak po brudnej szmacie. Jakby to subtelnie łączyć, cała masa filmów kasowych na świecie, które są beznadziejne, ale się sprzedały zajebiście, więc co w związku no, z tym. No, to, to fakt. Ostatnio sprawdzałem top tam 100 najbardziej kasowych filmów wszechstrasstwów, kuźwa, 70% top 20 jest z ostatniego dziesięciolecia. No bo inflacja. I w większości to są, i większości, no wiadomo, inflacja ma to swoje znaczenie, i większość I to są filmy właśnie DC i Marvela. Ale po pierwsze inne czasy, po drugie Chiny, a po trzecie inflacja. No, tak. No. Jakbyś policzył sobie niektóre filmy, które wyszły 50-60 lat temu, do już inflacji. Ale z wiatrem nadal byłby pierwsze. byłoby pierwszy. biednie, ale bierz poprawkę na to, że wtedy nie było Chin. A teraz każdy film żyje albo umiera odnośnie tego, czy w Chinach się będzie oglądać. No. Ghostbusters no w sumie nic nie pomogło. <laughs> No cóż, pogrączenie duchów nie były dobrym filmem. Dobra, to jeżeli chodzi o kinowy uniwersum Marvela, MCU i nie tylko MCU, to póki co zakończyliśmy ten temat. No, czeka nas lata chwila Spider-Man daleko od domu. Można byłoby, jeżeli ktoś śledził te losy, właśnie te 10-11 lat filmów Marvela związanych właśnie z Avengersami? To zmarnował 10 lat życia. Ja nie wiem czy zmarnował, ale na pewno zakończenie jest rozczarowujące, zwłaszcza po bardzo dobrym e, początku finału, jakim właśnie była wojna. Endgame jest jak gra o Tron. Oj, tam i tak lepsze po niż Justice season. League. Chociaż tyle. <grych> to nic nie <grych> znaczy absolutnie. <grych> tak. Dla osób, które jakby chciały w pewnym momencie powiedzieć pas, to chyba właśnie koniec gry jest tym momentem. Niech już sobie odpuści na daleko od domu, który lada chwila będzie, bo to będzie i epilog, i zapewne wprowadzenie do tej czwartej fazy. I właśnie, jeszcze 5 minut chciałbym poświęcić na to, co może być dalej z MCU. Wiemy już, że parę filmów zostało zapowiedzianych. Czego się można spodziewać w ogóle? I bazując na tych scenach końcowych, które się pojawiły, ale i których jeszcze nie zostały rozwinięte i na tych tytułach, które wiemy, naszym się, co powiedzmy znamy z komiksów, Jak, w którym kierunku to może wszystko pójść? Kosmos? W sumie rzeczywiście, tylko kosmiczny Marvel może być w tym momencie zabawny, reszta jest tak pod dużym znakiem zapytania. Znaczy, jeżeli pójdą w tym samym kierunku, co wydają komiksy, to te 10 lat zmarnowali praktycznie i kolejne filmy będą jeszcze jako tako na siebie zarabiać, no bo siła marki. Ale biorąc pod uwagę Captain Marvel i to, co ostatnio się działo z kilkoma innymi rzeczami, czyli profanacja i propaganda, no to wcześniej czy później to się ludziom znudzi, a ponieważ już się pozbyli tych postaci, raczej aktorów, których ludzie lubili i naprawdę dla nich oglądali te filmy, tak jak Robbie Downey Jr. czy Chris Evans, no to po prostu co im zostało? Chris Hemsworth, kurde, ze swoim Torem i Guardians. No. i nic im więcej nie zostało. Niektórzy no, tak najprawdopodobniej naprawdę. będą połączeni. No wiesz, no będą stawiali na nowe, znaczy tak, ja tutaj mówię o filmach, które wiemy, będzie, najprawdopodobniej będzie Czarna Wdowa, tak jak już rozmawialiśmy, no nie prequel. wiem w jaki sposób, albo prequel, albo faktycznie, tak jak wspominaliście, będzie to film o zupełnie innej postaci, która się będzie tak samo nazywało. Strażnicy Galaktyki, to jest wiadome, najprawdopodobniej, najprawdopodobniej, na 100% z Torem. James Gunn robi, no, podobno. Dalej, znowu, być może, nie wiem. The Eternals, więc chyba to jest tytuł, który nada na kierunek właśnie e, czwartej fazie. Czyli, co, idziemy w kosmos? Będzie jak Humans. Wielka pompa, z której nic nie będzie. To jest za duży koncept, żeby zrobić jeden film. Chyba, że rozplanuję to na sagę jakąś. To może wtedy będzie miało... Chyba, że. Ale... Czy The Eternals mogą być takimi Avengersami kolejnymi? To że, że, że to gatunek. wiesz, wszystkie filmy, wszystkie filmy z, są z y, pojedynczymi bohaterami, i wszystko się takie najważniejsze wydarzenia y, będą właśnie w Eternalsach. Nie wiem, jak to by zostanie przetłumaczone na polski. Nie wiem, czy jest w ogóle co po polsku przetłumaczone. Czy komiksy się wyszły nie, ko w polskim. Nieśmiertelni? Nie, po nieśmiertelnego nie, nie mogą, bo. Niewieczni czy wieczni, jakoś no. to. Ach, nie... Ponadwieczni. Skoro Avengersów nie tłumaczyli, to może ich też nie będą. Może tak być. Maybe x men też nie tłumaczyli. Hmm. Eee, no tak. No dwa pewniaki, doktor Stręcznik i Czarna Pantera. No dziwnym mnie jest, że będą. Nobody fucking cares. No zwłaszcza Czarno Panteru. Nick Fury. To, to jestem bardzo zaciekawiony tym. Tylko Pytanie, czy to nie będzie jakiś no. młody Nick Fury? Nie. Myślę, że w tym momencie to bez sensu byłoby, gdyby zmieniali coś. No właśnie, jestem ciekaw, czy to będzie żarcik, czy to będzie na zasadzie. Fińska z Hasselhoffem był lepszy. Nie sądzę. Oj, no sobie zobaczymy. Się. No i Shang-Chi, czyli to całkowicie nowa postać. No, no, nowa postać, bo po prostu no. z nabeczki postać z komiksu. No, ale o nowa, o jeżeli Iron chodzi o to uniwersum tak kinowe, to nie jest postać, która jest jakaś mocno znana. No i większość postaci, ja w ogóle, ja w ogóle które ja nie zostały, nie są mocno znane. No ale pewnie będą robili takie numery, jak ze Strażnikami. Moim zdaniem to jest tak, że oni teraz powinni zrobić prosty krok, czyli zrobić sobie rok przerwy i po prostu zacząć jakby pseudo-reboot, czyli właśnie X-Men, Fantastyczna Czwórka i tak dalej, jakieś podwaliny po to robić jeden film. Drugi właśnie, film. Fant Fantastyczna Czwórka, Doktor Doom, Galactus, to jest dobry kierunek. No to już jest zapowiedziane, że te marki Foxa nie przejdą, nie będą realizowane w ciągu najbliższych pięciu mm. lat. No i właśnie o tym mówię, że to jest błąd, bo w tym momencie mają szansę na to, żeby stworzyć nowe podwaliny. No ale, ale wiesz, proces produkcyjny trwa, no oni nie mogą tak po prostu powiedzieć: "O, dziś wiecie, słuchajcie, mamy już teraz licencję na Fantastyczną Czwórkę, to kręcimy od jutra." Bez obrazy, no, tak, ale to nie działa. Można nakręcić dobry film w pół roku, to po pierwsze, a po drugie No ale nie blockbuster, się... co kosztuje 500 no, milionów. Tam no, Iron Man 2 nas tego nauczył. No ale... no ale jakoś jaka była. Sprzedał się, sprzedał się. Dziękuję, żegnam. Lepszy był niż trójka. Eee... Lepszy był niż tor dwójka, który był dłużej robiony. Eee... Więc to jest kwestia talentu i osób, które tym zarządzają, a poza tym jeszcze jest ta kwestia, że o tym, że licencje wracają, to nie jest tak, że oj, czekamy na ten magiczny moment, bo tego typu prace jak casting, czy scenariusz i tak dalej, to możesz pisać od razu kiedy już wiesz, że to tylko kwestia czasu, kiedy oficjalnie przedą Ci prawa, bo zapłaciłeś za to i tak dalej. Star Warsy praktycznie, że biorąc nawet tuż nie wysech na kontrakcie już był scenariusz praktycznie kończony do nowych Gwiezdnych Wojen. I co? Po niecałym roku praktycznie, że biorąc od sprzedania Lukasa i tak dalej, już film był praktycznie zrobiony. Więc naprawdę rok czasu mają spokojnie na to, żeby Zrobić fantastyczną czwórkę i podwalinę pod inne marki, tak na zasadzie właśnie X-Men i tak dalej. Akurat teraz Saga Fangs wyjdzie, ostatni film, którego nobody fucking cares, więc będą mieli czas, żeby odpocząć, a potem hej, pamiętacie? X-Men are cool now. Marvel. I ludzie by poszli na siły rozpędu, żeby zobaczyć nowe postacie czy coś. Jackman i reszta ekipy tej takiej podstawowej, dobrej ekipy, na pewno bez problemu, bez mrugnięcia ogiem, Praktycznie, żeby przyszła, tak, 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 poproszę, give me my money, please, please, please. Będę chodził na siłownię i tak dalej. Będę robił wszystko, będę pokazywał swoje bicepsy. A ja będę polerował swoją głowę, powiedziałbym. <noise> I gwarantuję Wam, że to to wygląda, bo sorry, oni już tą kasę zapłacili praktycznie w zeszłym roku. Umowy już są, to jest tylko kwestia czasu, że dosłownie fizycznie to musi przejść przez te wszystkie tam... Ustalenia rządowe i tak dalej, żeby nie było tego monopolu, czy czegoś takiego już nie wiem, dokładnie się to prawo nazywa. A scenariusze, casting, preprodukcje na zasadzie, hej, będziemy potrzebowali wielkiego, gigantycznego, pedalskiego gościa z hełmem w kosmosie. Okej, okay, już renderuje. Sorry. No zobaczymy. No i po. Bo... W tych 11 latach to faktycznie uważam, że tak powinno Disney przystopować z tym, No ale będą seriale, bo tam pojawia się no platforma tak, Disney, Plus. Disney. Plus, więc co tam będzie? WandaVision, będzie Falcon i Zimowy Żołnierz. Ciekawe, czy to będzie Falcon, którego znamy, czy to będzie Kapitan Afroameryka. Co tam jeszcze jest zapowiedziane? A, Loki, no ma być serial z Loki. Ja bo... mam mieć serial jeszcze. Hulk? Tak. Może jak ten Jezus. profesor? Ciekaw, Hulk. jak to zrobią. No Albo naprawdę. zrobią backstory do tego, co było w Infinity i Endgame. może to będzie Hulk na tym, na tej planecie, z Ragnaroku. Zapomnij za dużo kasy. No. I potem już zepsuli pomysł planety Hulka z prostego powodu, bo wrócił na Ziemię. Ale kreskówkę mogą zrobić taką. Tak jak teraz robili tą zaplątanych kreskówkę. Kto wie? To by nawet mogło być nieciekawe. Pożyjemy, zobaczymy, ale szczerze. Biorąc pod uwagę to, co się dzieje z komiksami Marvela, to to, co było dobre, to już żeśmy dostali i teraz może być tylko trochę go Dobra, kończmy już narzekać, bo znowu wpadniemy w wir. Zrobił się korwinka trochę. <grym> Dobra, mamy prawie 7 godzin materiału. Dla prawie dziewiary? jak endgame. <grym> tak. Ci powiem propozycję, nie do odrzucenia Zrób <grym> kronika z odcinek taki, taki i nazwij to. Nieskończona dyskusja, albo niekończąca się dyskusja, a potem koniec dyskusji. My zrobiliśmy, podsumowaliśmy całe kinowe uniwersum Marvela. Kupiliśmy się nie tylko na tym MCU, ale też i na innych dziełach. Dzieła to I współczesnych trochę dalej. No, zwłaszcza biorąc pod uwagę te filmy z lat 70. i 80., to na pewno. Mam nadzieję, że dużo wspomnień przywołaliśmy, właśnie wspominające filmy że troszeczkę się też dokształciliście yy, gdy wspominaliśmy o pewnych nawiązaniach właśnie do komiksów zostawcie komcie, co właśnie myślicie czy takie formaty, no może nie siedmiogodzinne bo to jednak przeginka z naszej oj tam, strony oj tam, oj tam, popijemy yy... rozgrywkę no jesteśmy na dobrej drodze to co, jeszcze pół godziny? spada, jest godzina czwarta nad ranem prawie no. zaczęliśmy <laughs> o dwudziestej gdzieś rozgrywka nie wynika. dwie i pół godziny nagrania max <laughs> mhm. no kurwa, moja wina, żeś tak pieprzył zony. Ile było? No tak szybko o tych starych rzeczach. Godzina później. No tak szybko. Pół godziny później. No wreszcie. Dobra, dochodzimy. W końcu. Powiedziała kobieta i się przerzuciła na drugi bok. Dobra, to dziękujemy drodzy słuchacze, że byliście z nami do końca, że wysłuchaliście to. Piszcie właśnie w komentarzach, co myślicie na temat takich bardziej tematycznych odcinków. Czy powinny być częściej, rzadziej? Nigdy o, czy, więcej. czy powinny być tak długie? Czy powinniśmy się zmieścić w tych powiedzmy dwóch godzinach? W końcu robimy to dla Was, więc wasze, wasze opinie są dla nas tutaj bardzo kluczowe. A jeszcze jedna rzecz, bo wspominałem gdzieś tam w, treści, w czasie nagrania, że była taka mała ankieta związana z filmami MCU, i, które właśnie według Was są najważniejsze. I no, chyba nie powiem, że wyniki są zaskakujące, ale tak. Do tych, które osiągnęły maksymalną ilość głosów, należał Iron Man I, Avengersi pierwszy, Kapitan Ameryka Zimowy Żołnierz. Avengers i Wojna Bez Granic i Avengers Koniec Gry. A czy jesteście ciekawi, które najbardziej są niepożądane, najbardziej lubiane? Captain Marvel, Żarna Pantera, Ant-Man może się to znaleźć. i 2, Thor 2. Dobra, to najbardziej <coughs> mniej wartościowym filmem, jeżeli chodzi o MCU jest Thor mro A. Mroczny Świat, e Iron Man 2 drugi, mm -hmm. drugi, na drugim miejscu i czekajcie, czy ktoś jeszcze ma po dwa punkty tutaj? Prawdzam. A Iron Man trzeci też ma dwa punkty. Po, po trzy punkty, czyli trzecie miejsce wciąż na podium yy, Avengers Czas, Czas, Ultrona. I gdzieś jeszcze widziałem trzy. I Kapitan Marvel. <grym> Czarna Pantera tuż za podium na czwartym miejscu z czterema punktami. Naprawdę się spodziewam Antmana jedynki. Antman jest taki mały, że przemknął. A też cztery punkty, też cztery punkty A, też nie zauważyłem. A to taki drogi że no, wiesz. Przemknął. Ale wiesz, no, z definicją to tak pasuje. Troszkę tak. Mały, ale wariat. <grymne> Dobra, no to kończymy. Dziękujemy. Byli z wami dzisiaj Michał Krateli Hej! Solid kret. <grymne> Nie wykorzystaliśmy w końcu tego. Spokojnie. powróci. D Dariusz Konsolaj, te Surczak. Dziękuję. Dobranoc. I Jakub Antoniuk. Trzymajcie się. Do usłyszenia w następnym odcinku. Na razie. Hej! Ale to są dowody materialne i rzeczowe, jeżeli chodzi o kwestie badań na Zukrzycą na przyszłe lata. Myślę, że przyszłe pokolenia będą z tego korzystać. Mam dowody, człowieku, no come on. Więcej niż jeden, bo ja mam tylko jeden dowód osobisty. Znaczy w sumie już chyba trzeci czy czwarty, ale wciąż taki sam. Zachowujesz te stare? To jest pytanie. Nie. nie, nie zachowuję. Można w ogóle? Można, tylko ci ucinają rogi, żeby tam nie było, żebyś się nimi posługiwał. No, nie, to ja idę od razu już po całości, jak utnę jeden, to i tak dalej, 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 dalej się kończy mi karta, już by cała Teraz dowcip po obrzezaniu mi przychodzi na myśl. O Jezu. <laughs> Ipa i Guinness, dobra, ja jestem gotowy. Z Guinness i co? Ipa. A, Ipa. Ogólnie rzecz biorąc, ale które ma kurwa niepotrzebnie dodaną... Nazwę, żeby było bardziej kurwa odróżniające się od czegoś, co jest zwykłym ale, czyli zwykłym piwem irlandzkim. Kurwa mać, ale zawsze było jebanym ale. A dlaczego było ale, ponieważ nie było nazwy piwo w tamtym kraju. No ale, ale, ale. Nie, ale tylko ale. Jak wąż prawie. A swoją drogą Derek, spojrzałeś, jak się nazywa kanał, na którym jesteś? Tak. I tak pierwsza myśl literówka, a potem hmm... może być coś ukryte. A potem aha, dobra, I get it. Jestem idiotą, rozumiem żarty. Ja, Kred się spoko. machnął i tak po prostu z grysłu wyszło nam. Ale spoko. Przynajmniej w temacie. No, dzisiaj nie będzie Ow. Kronikastu, dzisiaj będzie Cast. ciekawy czy tak. poglądy będziemy mieli takie same też. Ja proponuję, aby w hashtagach było CorwinCast. Dobra. To może nam trochę wejdzie od Dobra, to Krecie, jako że jesteś dzisiaj tutaj gościem, drugi raz u nas i w ogóle, to masz jako ten przywilej. Raz? No bo był przecież jeszcze raz, jak yy, nagrywaliśmy o Kojimie. A, no tak, zapomniałem. Tam, tam, tara, tam. Twist tam, pan. Tam, kret, Kret! Ty, to pasuje, bo tu masz snaka. E, brakowało mi tego. Kret polska wersja metal geara. No dokładnie no. Kto kopie dołki? I rowy. Kto się skrada kurwa nieposzerzenie? Kret. Kto ci wyjdzie z dziury ponad nogą? Kret. Co użyjesz do przepchania kibla? Kret. Kret przez wszystko. Solid no. kret. Awesome no, yes. no, o Boże, popłakałem Tam, tam teren, tam. Solid kred. O Boże. Dobra, krecie. Cześć. Bo... Bo... Dzisiaj będę cię nazywał, solid kretem. Jezu. Dzisiaj... Idę spać. A te twoje grzyby to trzeba wyrzucić. Zostaw. Śmierdzą. Co taka cisza? Czekamy aż skończysz. Ja już skończyłem. Aż wyniesiesz te śmieci. Jezu, ramena grzybowego wegańskiego zrobiłem, kurwa. On ma jest śmierdzić. O. Bo jest wegański! Ja dostałem ostatnio przepis od koleżanki z pracy na tą ciecierzycę jakoś gotowaną. Już mam ciecierzycę, na dniaku gotuję, bo to naprawdę poczęstowała mnie akurat tym, co miał w pracy. Naprawdę fajne wyszło. Nie no, jest dobra, tylko trzeba ją dobrze przygotować, bo jak spierdolisz, to masz takie... Nie, jak no to nie wiem, zdać. że przyprawy to podstawa. Ja już jestem jakby, co? Mhm, mm czekam na kreta. On ma Spoko. duży dom. Teraz się zaśmiałem, że w sumie jak wychodziłem w Skibla, to mi się że w Bloody Roar była postać borajczu, który był kretem, jak się transformował, a potem była specjalna wersja i był Iron Mold. to teraz Iron Kret. <laughs> Nie, to już Solid Kret zostanie. Uargumentowaliście to w bardzo dobry sposób, więc kret już zostanie Solid Kretem. Po wieki wieków, amen. Albo do rana kiedy zapomnimy o tym wszystkim. Ja będę pamiętał.